dla mojej matki, która dała nam wszystko, a ciągle sądziła, że to za mało. Rozdział pierwszy. Park Narodowy Xmore ociekał brudnymi paprociami, szorstką odbarwioną trawą, kującymi janowcami i zeszłorocznymi wrzosami, tak czarnymi, że wyglądały, jakby padły ofiarą ognia, który, strawiwszy drzewa, zostawił wrzosowisko na pastwę chłodu i zimy. Mżawka sklejała bliski horyzont, rozmazane niebo i niewyraźną ziemię w szary kokon, otulający jedyny wyraźny kształt. Dwunastoletniego chłopca z łopatą w rękach, w gładkich, nieprzemakalnych spodniach, ale bez nakrycia głowy. Chociaż padało już trzeci dzień, korzenie traw, wrzosów i janowca nadal uparcie broniły dostępu do ziemi. Steven, niewzruszony, Uderzył po raz drugi z całej siły. Tym razem zostawił znak, drobny ślad ingerencji człowieka w potęgę natury. Zanim powstał następny rowek, pierwszy wypełnił się wodą i zniknął. Szybko tonęło w deszczu. Trzej chłopcy, z rękami głęboko wbitymi w kieszenie, ukrywszy twarze pod kapturami, przygarbieni pod chłostą ciężkich kropli, Szli przed siebie, jakby zamierzali wyjść spod chmur deszczowych. Tyle, że nie mieli się dokąd śpieszyć, więc od czasu do czasu przystanęli to się zaśmiali, to któryś zaklął bez powodu od po to, by świat nie zapomniał o ich obecności, o ich oczekiwaniach. Ulica, wąska i kręta, latem pełna była turystów, którzy z uśmiechem patrzyli na tarasy zdobione malunkami przedstawiający mi morskie krajobrazy, na drzwi otwierające się prosto na chodnik, na oryginalne okiennice. Tymczasem teraz w deszczu z różowych, żółtych i błękitnych domów zostało tylko poszarzałe wspomnienie słońca, azyl dla tych, którzy nie mogli wyjechać, bo byli za starzy, za młodzi, albo zbyt biedni. Babcia Stevena jak zwykle patrzyła przez okno. Urodziła się jako Gloria Manners. Została żoną Rona Petersa, później mamą Leti, a w końcu mamą Leti Biliego. Potem długi czas była biedną panią Peters. A po jakimś czasie babcią Dweja i Stevena. Mimo wszystko jednak wciąż była przede wszystkim biedną panią Peters. I nic nie mogło tego zmienić, nawet fakty, że miała wnuki. Na szybie, nad zazdrostką deszcz zostawił krople wody. W domu po drugiej stronie ulicy już zapalono światło. Dachy były tak samo różnorodne jak ściany: jedne kryte dachówką, inne płaskim, szarym łupkiem odbijającym wodniste niebo. Nad nimi rysował się szczyt pokrytego wrzosowiskiem wzgórza ledwo widoczny przez mgłę, z tej odległości łagodnie zaokrąglony. W spokoju z centralnym ogrzewaniem, skąd dobiegało gwizdanie czajnika, w którym gotowała się woda, wyglądał właściwie całkiem niewinnie. Najniższy z chłopców uderzył płasko rozłożoną dłonią w szybę. Babcia Stevena skuliła się przestraszona. Wszyscy trzej roześmiali się głośno i pobiegli. Choć nikt nie zamierzał ich gonić, a oni o tem doskonale wiedzieli. Purhawa wrzasnął jeden z podrostków. Trudno powiedzieć, który z nich. Przez te kaptury. Letty wpadła do pokoju zaalarmowana. Oddech ugrzązł jej w krtani. Co to było? Babcia Stevena, znowu wpatrzona w okno, nawet się nie odwróciła do córki. Herbatę zaparzyłaś? spytała. Steven wracał z wrzosowiska. Kurtkę zarzucił na ramię. Z mokrej koszulki unosiła się para. Był zmęczony. Ścieżka wydeptana między wrzosami przez liczne pokolenia zmieniła się w strugę błota. Chłopiec przystanął. Na drugim ramieniu niósł zardzewiałą łopatę opartą jak strzelba. Spojrzał w dół na miasteczko. Latarnie już zapalono. Poczuł się niczym anioł obserwujący z nieba ciemniejące zabudowania albo przybysz z kosmosu górujący nad nieistotnymi sprawami nieważnych istot żyjących tam w dole. Nagle zobaczył na mokrej drodze trzy kaptury. Odruchowo przykucnął. Ukrył łopatę za kamieniem obok omszałego drewnianego płotu. Narzędzie było zardzewiałe, ale nigdy nie wiadomo, co się komu przyda — a do domu zabrać go nie mógł, bo wtedy zadawano by mu pytania, na które nie chciał, a także nie śmiał odpowiadać. Zbliżył się do domu wąskim przejściem prowadzącym wzdłuż bocznej ściany. Zaczynało mu się robić zimno, dygotał, ściągając sportowe buty, które trzeba było koniecznie opłuchać pod kranem ogrodowym. W zasadzie były białe z niebieskimi błyskawicami. Mama by się wściekła, gdyby je zobaczyła w takim stanie jak teraz. Chłopiec pocierał buty kciukami i wyciskał z nich błoto, aż można było powiedzieć, że są po prostu brudne, nic więcej. Wtedy otrząsnął je mocno. Brązowa woda zbryzgała boczną ścianę, lecz deszcz szybko zmył ślady. Grube, szare skarpetki Stevena również całkowicie przemiękły. Ściągnął je ze stóp, zdumiewająco białych i lodowato zimnych. Jesteś całkiem mokry. Matka chłopca wyjrzała przez tylne drzwi. Twarz miała ściągniętą, ciemnoniebieskie oczy chmurne jak morze na północy, a włosy koloru słomy ściągnięte w praktyczny kucyk. Cofnęła się przed spadającymi z góry kroplami. Deszcz mnie złapał. Gdzie byłeś? Z Luisem. Pół kłamstwa, ale i pół prawdy. Był z Luisem, zaraz po szkole. Co robiliście? Nic. No i w ogóle wiesz, z kuchni dobiegł głos babci. Powinien wracać do domu od razu po szkole. Matka przyjrzała się Stevenowi przemoczonemu do nitki. Te buty na gwiazdkę były całkiem nowe. No tak. Postarał się wyglądać na zbitego stropu. To często skutkowało. Matka westchnęła. — Podwieczorek na stole. Steven jadł najszybciej jak śmiał i jak najwięcej. Letty stała przy zlewie, paliła papierosa i strącała popiół do sitka odpływu. W starym domu, zanim się przeprowadzili do babci, mama siadała przy stole razem z nim... I z dywejem. Wtedy jadła. I rozmawiała. Teraz zawsze miała zaciśnięte usta, nawet kiedy trzymała w nich papierosa. Davy zlizał keczup z cząstek pieczonych ziemniaków, po czym starannie ułożył je na krawędzi talerza. Babcia kroiła rybę w panierce na małe kawałki i każdy podejrzliwie oglądała, zanim włożyła go do ust. Mamo, coś nie tak z tą rybą? Letty strąciła popiół wyjątkowo energicznie. Steven zerknął na nią nerwowo. Szukam ości. To filet. Tak było napisane na pudełku. Filet z flądry. Zawsze coś przepuszczą. Ostrożności nigdy za wiele. Na długi czas zaległa cisza. Steven słuchał odgłosów rozdrabniania jedzenia obijających mu się w głowie pustym echem. — Dewi, zjedz ziemniaki. Dewi się skrzywił. — Strasznie mokre. Trzeba było o tym pomyśleć, zanim je oblizałeś ze wszystkich stron. Zgadza się? — Zgadza się. Steven przestał gryźć. Widelec babci zezgrzytał na talerzu. Leti w jednej chwili znalazła się przy Deweju, podsunęła mu pod nos rozmoczony kawałek ziemniaka. Jedz. Dewi potrząsnął głową. Brudka mu zadrżała. Te dzisiejsze dzieci, wycedziła babcia. Grymasy przy stole. Jedzenie im nie smakuje. Leti schyliła się gwałtownie i przyłożyła chłopcu otwartą dłonią w gołe udo tuż przy brzegu krótkich spodenek. Steven patrzył, jak biały ślad natychmiast czerwienieje. Kochał brata. Ale zawsze z dreszczykiem emocji obserwował, gdy ktoś wpadał w tarapaty. A teraz, patrząc jak matka wyrzuca de z kuchni i ciągnie po schodach, wrzeszcząc na niego cały czas, odniósł wrażenie, że został w pewien sposób uhonorowany. Oszczędzono mu bezpośredniej konfrontacji z gniewem matki. Bóg świadkiem, i tak stanowczo zbyt często odreagowywała na nim zdenerwowanie na babcie. Tymczasem właśnie zyskał dowód na coś, na co już od jakiegoś czasu miał nadzieję. Davy, skończywszy pięć lat, wreszcie dojrzał do przejęcia części kar, a miał co przejmować, bo kary były częste i dotkliwe. Na dodatek matka nie grzeszyła nadmiarem cierpliwości, a w oczach Stevena kara spadająca na dwóch, to kara o połowę mniejsza. Niekiedy nawet udawało się jej całkiem uniknąć. Babcia w dalszym ciągu jadła, choć najwyraźniej każdy kęs przypominał stąpanie po polu minowym. Nawet gdy szloch Deweya przycichł, Steven w dalszym ciągu starał się pochwycić spojrzenie babci i w końcu mu się to udało. Przewrócił oczami, jakby dzielił z nią ciężar wychowywania podłego Bachora, jakby to doświadczenie ich zbliżało. Nie jesteś lepszy, oświadczyła babcia i znów skupiła się na rybie. Steven poczerwieniał. Nieprawda. Właśnie, że był lepszy. Gdyby tylko zdołał to babci udowodnić. Wtedy wszystko by się zmieniło. Oczywiście winien był Billy, jak zwykle. Steven wstrzymał oddech. Słyszał, jak matka zmywa naczynia. Docierało do niego pobrzękiwanie talerzy pod wodą i to, jak babka je wyciera. Szturchnięcia szkła zdejmowanego z suszarki. Powoli otworzył drzwi do pokoju Biliego. Na spotkanie wyszedł mu słodki zapach stęchlizny, trochę przypominający ten jaki roztacza zapomniana pod łóżkiem pomarańcza. Wszedł do środka, drzwi zamknęły się za nim z lekkim kliknięciem. Zasłony, jak zwykle zaciągnięte, miały ten sam deseń w niebiesko-granatową kratę, co narzuta na łóżku i potwornie się gryzły z dywanem w brązowe wiry. Na podłodze stała niedokończona stacja kosmiczna z klocków Lego. Od poprzedniej wizyty Stevena w tym pokoju przybyła pajęczyna, wyglądająca na prowizoryczne stanowisko dokowania. Pająk czyhał na kosmiczne muchy z wszechświata ciemnej sypialni. Nad łóżkiem wisiał na ścianie niebiesko-biały szalik, barwy drużyny Manchester City. W chłopcu zakiełkowała znajoma mieszanka politowania i złości na biliego ujek stale trzymał stronę przegranych, nawet po śmierci. Steven ślizgiwał się tu czasem, wiedziony nadzieją, całkiem jakby Billy mógł wrócić po latach i wyszeptać krewnemu do ucha ważne tajemnice. Czy podsunąć rozwiązanie zagadki. Siostrzeńcowi, który już świętował jedne urodziny więcej niż niegdyś on sam. Chłopiec już dawno stracił nadzieję, że znajdzie tu jakikolwiek trop. Z początku wyobrażał sobie z lubością, że wujek Bili przekazuje mu jakieś dowody na to, że przewidywał własną śmierć. Na przykład zagięty róg kluczowej kartki w pięciorgu wspaniałych albo inicjały AA wydrapane w drewnianym bracie szafki nocnej, lub może klocki Lego, ułożone jak wskazówki kompasu, a do tego znak X w odpowiednim miejscu. Cokolwiek, co by spostrzegawczemu chłopcu pozwoliło odkryć jakiś ślad i rozszyfrować tajemnicę. Nie było jednak nic, tylko ten zapach starości i gorycz smutku. I szkolna fotografia szczupłego dziecka o jasnych włosach, różowych policzkach, krzywych zębach i niebieskich oczach, ściśniętych w szparki nad szerokim uśmiechem. Sporo czasu minęło, nim Steven uświadomił sobie, że zdjęcie musiało zostać postawione później. Przecież żaden normalny chłopak w tym wieku nie będzie trzymał na szafce nocnej własnej fotografii. Jeśli nie przedstawia go ona z jakąś gigantyczną rybą albo innym trofeum. Przed dziewiętnastu laty ten zwykły jedenastolatek, pewnie bardzo podobny do Stevena, znudził się budową stacji kosmicznej i wyszedł na dwór w ciepły letni wieczór. Najwyraźniej, co było w najwyższym stopniu irytujące, nie miał pojęcia, że już nie wróci, nie posprząta zabawek i nigdy nie będzie machał swoim szalikiem. Manchester City przed telewizorem w niedzielne popołudnie. A nawet nie pościele łóżka, które jego matka, babcia Stevena, pościeliła dużo później. Jakiś czas po dziewiętnastej piętnaście, kiedy to pan Jacobis z pobliskiego sklepiku sprzedał mu paczkę drażetek czekoladowych, wujek Billy opuścił świat dziecinnych mrzonek i wszedł w rzeczywistość dojrzałego koszmaru. Na przestrzeni dwustu metrów pomiędzy sklepem a własnym domem, 200 metrów, które przemierzał codziennie rano idąc do szkoły i po południu wracając do domu, na tych dwustu metrach wujek Billy po prostu zniknął. Gloria Peters czekała na syna do dwudziestej trzydzieści, następnie wysłała na poszukiwania Letty, a o dwudziestej kiedy zaczęło się ściemniać, wyszła sama. Latem dzieci bawiły się na dworze dłużej niż zimą i później chodziły spać. A gdy mieszkający po sąsiedzku Ted Randall napomknął, że warto byłoby zawiadomić policję, matka Bilego stała się biedną panią Peters. Biedna pani Peters, wdowa po panu Petersie, który sześć lat wcześniej zginął w bezsensownym wypadku, bo jadąc na rowerze zachwiał się i trafił pod koła autobusu kursującego do Barnstaple. Czekała na powrót Bilego. Z początku czekała przy drzwiach. Stała w progu od rana do nocy, dzień w dzień przez cały miesiąc, ledwo zauważając czternastoletnią Leti, która mijała ją, wychodząc do szkoły, a potem z niej wracając punktualnie o piętnastej pięćdziesiąt, żeby nie martwić matki jeszcze bardziej, o ile coś takiego było w ogóle możliwe. Wraz z pogorszeniem pogody, biedna pani Peters przeniosła się do okna, skąd widziała ulicę. Zaczęła przypominać psa w czasie burzy. Miała oczy szeroko otwarte, była czujna i spięta. Każdy ruch na drodze powodował u niej przyspieszone bicie serca, tak mocne, że aż się kurczyła. Potem, gdy już nawet największym wysiłkiem wyobraźni nie dało się pomylić pana Jacobiego, Sally Blanket czy bliźniaków Tithercote z jedenastoletnim dzieciakiem o rumianych policzkach i krótko ściętych blond włosach, sportowych butach Nike i z dobrze napoczętą paczką drażetek czekoladowych w dłoni. Przyszło odrętwienie. Letty nauczyła się gotować, sprzątać i siedzieć w swoim pokoju, żeby nie widzieć matki wpatrzonej w drogę. Zawsze podejrzewała, że Billy jest dla matki ważniejszy, a teraz, gdy zniknął, a matka nie znalazła w sobie siły, by nadal skrywać ten fakt, zyskała pewność. I tak Leti otoczyła się skorupą gniewu, buntu i poczucia krzywdy, chroniąc wrażliwą duszę czternastolatki, przestraszonej i stęsknionej w jednakowym stopniu za bratem i za matką. Całkiem jakby tamten ciepły czerwcowy wieczór. Straciła oboje. Jak to możliwe, żeby wujek Billy niczego nie podejrzewał? Steven znów poczuł ukłucie złości. Rozejrzał się po martwym niemym pokoju. Czy można nic nie wiedzieć, skoro człowiekowi ma się przytrafić coś takiego? Odcinek drugi Rozdział drugi Rok po zniknięciu Bilego aresztowano kuriera z Exeter całkiem gdzie indziej i z innego powodu Najpierw policja przesłuchiwała Arnolda Avery'ego wyłącznie ze względu na zajście z pewnym chłopcem niejakim Masonem Dinglem który oskarżył obcego o ekshibicjonizm Nie był to pierwszy raz gdy Arnold Avery obnażył się przed dzieckiem choć stróże prawa rzecz jasna nie od razu się o tym dowiedzieli Natomiast kurier nie wiedział, że wapiąc piętnastoletniego Masona pod pozorem pytania o drogę, bezwiednie wychodzi na spotkanie nieubłaganej sprawiedliwości. Mason Dingle zetknął się z policją już wcześniej. Jego wygląd, drobna budowa i śliczna twarzyczka o anielskich błękitnych oczach skrywały rogatą duszę po strachu gospodarstwa Lepwing w Plymouth. Chłopak miał we krwi brudzenie ścian graffiti, wymuszanie pieniędzy groźbami oraz włamania i wtargnięcia, więc miejscowi policjanci wiedzieli z całą pewnością, że to tylko kwestia czasu, zanim młody Dingle pójdzie w ślady swoich braci i zgodnie z tradycją rodzinną trafi do aresztu. Zanim jednak do tego doszło, a istotnie doszło, Mason Dingle przyczynił się do schwytania człowieka, którego tabloidy nazwały później dusicielem zwana. Naturalnie w miejscowym komisariacie nikt nie miał pojęcia, że taki morderca znajduje się na wolności. Dzieci znikały stale, od czasu do czasu któreś znajdowano martwe, ale działo się to na obszarze całego kraju, a stróże prawa w latach osiemdziesiątych XX wieku mogli porównywać raporty o zbrodniach jedynie w przypadkach najgłośniejszych morderstw. Mimo wszechobecnego rządowego bełkotu w orwellowskim stylu na temat unowocześnień, zwiększania naboru do policji, rozszerzania baz danych, liczba rozwiązanych przypadków pozostawała mniej więcej na takim samym poziomie, na jakim by była, gdyby się ograniczyć do okresowego przypinania znacznika na liście osób podejrzanych. Zresztą, dopóki Mason Dingle nie zmienił biegu wypadków, nie odkryto żadnej z ofiar Arnolda Avery'ego, a sam Avery nigdy nie był aresztowany ani nawet ukarany mandatem za przekroczenie szybkości, więc i tak żadna baza danych na tym świecie nie wyplułaby jego nazwiska na biurko śledczego. To też gdy Arnold Avery zobaczył Masona Dingla smarującego jakimś obrzydlistwem plastikowe czerwone siedzisko huśtawki na zniszczonym placu zabaw w Lapwing, zatrzymał swojego białego wana. Przygotował się i zagwizdał, żeby zwrócić na siebie uwagę chłopca, całkowicie pewien, że może się nie obawiać połączonych sił policyjnych z Cornwalli oraz z hrabstwa Devon, ani żadnych innych. Mason podniósł wzrok, a w Ewrym na widok ślicznej twarzyczki zadrżało serce. Kurier przywołał chłopaka gestem. — Ten podszedł nieśpiesznie. — Pomożesz mi znaleźć drogę? Mason Dingle kiwnął głową. Ewry przyglądał mu się z rosnącym podnieceniem. Chłopiec wyglądał jak miniatura dorosłego. Z pewnością miał starszych braci. Niedbała postawa spokojna reakcja na prośbę o pomoc. Papieros zatknięty za ucho o delikatnym płatku, tuż przy wygolonej skroni. I te oczy anielskie. Mason schylił się do okienka wana. Wzrok zawiesił w nieskończoności. Jakby ledwo znajdował czas na tę scenę w napiętym planie dnia. Co jest? Pokaż mi na mapie, jak trafić do centrum biznesowego. Prosto, człowieku, potem w lewo. Możesz mi to pokazać na mapie? Mason westchnął, po czym wetknął głowę w okienko, żeby spojrzeć na mapę rozłożoną na kolanach Ewry'ego. Pokaż mi palcem. Na sekundę chłopak zmartwiał, nie do końca wierząc własnym oczom. Potem wzdrygnął się i przy tym wyrżnął głową w ramę drzwiczek. Ewry znał tę reakcję, już się z nią spotkał. Wiedział, że teraz wypadki mogą się potoczyć dwojako: albo chłopak się zaczerwieni, coś wyjąka i ucieknie, albo się zaczerwieni, coś wyjąka i zostanie, bo będzie się czuł zobowiązany odpowiedzieć na pytanie, które mu zadał Ewry, w końcu osoba dorosła. Skoro dorosły polecił dziecku wskazać punkt na mapie. Dłoń dziecka znajdowała się zaledwie centymetry od właściwego miejsca. W tej sytuacji mogło się zdarzyć wszystko i rzeczywiście bywało różnie. Ewry polał drugą reakcję, bo przedłużała grę, ale pierwsza też nie była zła. Strach i zmieszanie na twarzy dziecka i poczucie winy. Przecież w końcu wszyscy chcieli tego samego. On po prostu nie owijał w bawełnę. Tymczasem Mason Dingle wybrał trzecie wyjście. Odskakując, wyrwał ze stacyjki kluczyki. — Zwyrol! — rzucił z szerokim uśmiechem i uniósł je wysoko. Ewry wpadł we wściekłość. — Oddawaj kluczyki, gnojku! Wysiadł z auta, z pewnym trudem zapiął rozporek. Mason zrobił kilka tanecznych kroków do tyłu. — Pierdol się! — rzasnął. I zwiał. Arnold Ewry dokonał ponownej oceny Masona Dingla. Pozory rzeczywiście niekiedy mylą. Chłopak miał twarz niewiniątka, ale najwyraźniej był twardym dzieciakiem. Wobec czego Ewry spodziewał się go zobaczyć ponownie lada chwila, nadal z kluczykami w ręku. Smarkacz albo będzie chciał pieniędzy, albo przyprowadzi ze sobą jakiegoś dorosłego krewnego, może więcej niż jednego, ewentualnie nawet policjanta. Wcale go ta myśl nie przestraszyła. Jak dotąd podwórkowe cwaniactwo. Działało na korzyść chłopaka, lecz zapewne można było je wykorzystać także przeciwko niemu. Mało kto wierzył grzecznym chłopcom, zwłaszcza gdy chodziło o takie sprawy, a co dopiero obuziakom, szczególnie gdy mężczyzna oskarżono o sprośność oraz perwersję spokojnie czeka na policję i wcale nie wygląda, jakby miał cokolwiek do ukrycia. Dlatego też Ewry zapalił papierosa i na placu zabaw czekał na powrót Masona Dingla. Najpierw policja nie potraktowała Masona poważnie. Chłopak jednak znał swoje prawa i naciskał, więc w końcu dwóch stróżów prawa wsadziło go do wozu patrolowego i przestrzegając przed wygłupami powodującymi stratę czasu, zawiozło na plac zabaw, obok którego istotnie stał biały van. Właśnie stwierdzili, że kluczyki, które dał im Mason, rzeczywiście pasują do stacyjki, gdy podszedł do nich rozeźlony Arnold Avery, i oznajmił, że chłopak mu je ukradł, a następnie zażądał wykupienia. Zagroził, że jak mu nie zapłacę, zawiadomi policję i powie, że chciałem się z nim zabawić. Policjanci skupili uwagę na mejsonie, ale chociaż chłopak opowiedział, jak było naprawdę z detalami, woleli uwierzyć w wersję Ewrygo. I tak wszystko układało się dla Arnolda jak najlepiej. Do momentu, gdy z niepokojem dojrzał małego chłopca w towarzystwie mężczyzny, który wyglądał niczym rasowy ojciec na wojennej ścieżce. Wobec stróżów prawa Ewry zachował niezłomną postawę, ale w duchu skręcał się ze złości i przeklinał własną głupotę. Wystarczyło zaczekać. Wszystko byłoby w najlepszym porządku, gdyby tylko trochę odczekał. Niestety znalazł się przy placu zabaw, a na plac zabaw zwykle przychodzą dzieci. I chociaż krępy ośmiolatek, podążający teraz ku niemu z dzikim wrzaskiem, nawet niespecjalnie był w jego typie, to ten pierwszy zniknął na tak długo. Co było robić w tym czasie? Jakkolwiek by na to wszystko patrzeć, zawinił Mason Dingle. Chociaż gdy Arnold Avery przedstawił ten pogląd jakiemuś glinierzowi z Wydziału Zabójstw, kiedy już znaleziono jakieś tuzina ciałek w płytkich grobach na terenie chłostanego deszczem parku Exmore, Policjant złamał mu nos jednym celnym ciosem, a obrońca nawet nie kiwnął palcem. No i się posypało. Wolno lecz nieubłaganie wychodziły na jaw powiązania, złaniał się spójny wzór i w końcu Arnold Ewry został oskarżony o sześć morderstw oraz trzy uprowadzenia dzieci. Liczba morderstw w oskarżeniu została ograniczona do liczby ciał znalezionych na wrzosowisku, a liczbę porwań. Określono na podstawie znalezionych w domu i samochodzie Ewry jego przedmiotów, które udało się bezpośrednio powiązać z zaginionymi dziećmi. Chociaż trzeba podkreślić, że Avery nigdy się do żadnego uprowadzenia nie przyznał. Jednoręka Barbie należała do dziesięcioletniej Mariel Oxenberg z Winchesteru. Ciemnorudy sweter z grzywą jednorożca na kieszeni swego czasu ogrzewał Paula Barretta z Westward Hall a para prawie nowych adidasów znaleziona pod przednim siedzeniem pasażera w białym wanie nosiła dumny podpis naniesiony flamastrem pod każdym z języków Billy Peters Odcinek trzeci Rozdział trzeci Szanowny panie, moja babcia udławiła się ością z waszej flądry i umarła. Na pudełku pisało, że to filet. Uprzejmie proszę o informację... Co pan zamierza z tym zrobić? Kłaniam się Steven Lamp, Szypot. Pani uznała zakończenie w formie Kłaniam się za niewłaściwe. W liście komercyjnym należało napisać z poważaniem. Steven zmienił tekst zgodnie z poleceniem, ale się z nauczycielką nie zgadzał. Stanowczo wolałby poważać osoby znajome i kochane, a nie szefa miejscowego supermarketu sprzedającego ryby. O jakości tak mocno odbiegającej od ustalonych standardów, że mogły spowodować śmierć babci. Mimo wszystko to nie on, ale pani O'Leary stawiała oceny, więc należało się zgodzić z jej opinią, uznał pragmatycznie. Pani O'Leary zauważyła też błąd ortograficzny, ale nie poświęciła mu wiele uwagi. Uznała list Stevena za całkiem dobry, wart uwagi. Przeczytała go całej klasie. Stevenowi wcale się to nie spodobało. Czuł na sobie spojrzenia innych chłopców, piętnujące jak laser do tatuowania. — Dostaniesz za swoje, wazeliniarzu — paliło go na karku. Takie wyróżnienie w klasie oznaczało izolację na boisku. Chłopiec westchnął ciężko na myśl o kolejnych dniach. — Będzie musiał się pilnować — Ukrywać, trzymać blisko nauczycielki. — Co z tobą, Lamp? — Idź się bawić. Na szczęście podobne wyróżnienie spotykało go nieczęsto. Był przeciętnym uczniem, cichym chłopcem, który rzadko powodował kłopoty. Ba wręcz nie zwracał na siebie uwagi. Pani O'Leary, wypisując na koniec okresu opinię o dziecku, musiała poświęcić chwilę, by przypomnieć sobie szczupłego, ciemnowłosego chłopca, pasującego do nazwiska na liście. Podobnie jak Chantel Cox, Taylora Lolana i Vivienne Kahn, Stevena Lamba zauważało się w zasadzie poprzez jego nieobecności, gdy krzyżyk przy nazwisku budził przelotne zainteresowanie jego osobą. Przerwę obiadową Spędził przy drzwiach sali gimnastycznej, jak zwykle, z Luisem. Luis miał kanapki z serem i piklami, a do tego batonik Mars. Steven natomiast dostał chleb z pastą rybną i dwupaluszkowy Kitkat. Luis nie chciał się na nic zamienić i naprawdę trudno było mu się dziwić. Trzech chłopaków w kapturach grało w nogę na asfaltowym boisku do koszykówki. Od czasu do czasu rzucali Stevenowi groźne spojrzenie albo nazywali go pedałem. Jeden w pewnej chwili udał, że rzuca mu piłką w twarz. Steven zamrugał komicznie, a chłopak zarechotał smętnie. Wszystko to było spokojnie do zniesienia. Przyłożyć mu? spytał Luis, oblizując czekoladę z ust. E, Tom, Steven wzruszył ramionami. Ale dzięki. Nie ma sprawy. Jakby co, to mów. Louis był trochę niższy od Stevena, ale cięższy od niego dobre dziesięć kilogramów czystego ego. Steven nigdy nie widział, żeby Louis z kimkolwiek walczył, ale obaj uznawali, że dałby radę każdemu aż po ósmą klasę, jej nie wliczając. Do ósmej klasy chodził Michael Cox, brat niezauważanej Chantel. Miał ponad 180 wzrostu i był czarny do szpiku kości. Wszyscy wiedzieli, że czarne dzieciaki są twardsze niż inne, a Michael Cox był najtwardszy. Zdaniem Stevena, Louis dałby sobie radę z każdym oprócz Michaela Coxa. Tyle tylko, że nawet on nie mógł walczyć ze wszystkimi trzema kapturami jednocześnie. A tak by to właśnie wyglądało, gdyby zaczepił jednego, obojętnie którego. Obaj mieli równie jasny obraz sytuacji. Więc za sprawą milczącego porozumienia zmienili temat. Jutro stary zabiera mnie na mecz. Idziesz z nami. W meczu z pewnością będzie brała udział miejscowa drużyna piłki nożnej Blacklanders. W braku jakiegoś zespołu z wyższej ligi Luis z ojcem pragmatycznie wspierali miejscowych zbieraninę przeciętnie uzdolnionych graczy. Kiwicowali im równie żarliwie jak koledzy z klasy Luisa. Liverpoolowi albo Manchesterowi United. Louis z ojcem bywali razem wyłącznie na meczach. Ojciec Luisa był niski, rudy, nosił okulary i rzadko się odzywał. Nosił luźne spodnie, które go postarzały, a pracował w biurze Minehead, ale co tam robił Luis nie był ciekawym. Coś prawniczego mruknął wzruszając ramionami, gdy go Steven o to zapytał. W domu tata Luisa rozwiązywał krzyżówki w telegraf i serfując po sieci, konstruował swoje drzewo genealogiczne. Zimą raz w tygodniu jeździł z żoną do hali sportowej grać w Badmintona. Dyscyplina śmieszna sama w sobie, a jeszcze te stroje do kompletu. Steven od czasu do czasu widywał ojca przyjaciela w krótkich spodenkach odsłaniających blade nogi, pokryte gęstwą kręconych włosów i matkę o potężnych udach ubraną spódniczkę mini. Przez lata przyjaźni chłopców tacie Luisa nieczęsto zdarzało się zwracać bezpośrednio do Stevena. Zwykle było to Cześć Steven, czasem gdy nakrył chłopców na szpiegowaniu. Dobrze się bawicie? I raz przy pewnej fatalnej okazji. Kto zadeptał psim głównem całą kuchnię? Luis w zasadzie ignorował ojca. W jakim stopniu biorąc przykład z matki, kobiety głośnej i potężnie zbudowanej. Przy Stevenie reagował na jego słowa westchnieniem, popartym przewracaniem oczu albo zaczepną ciszą. Kiedyś Steven pojechał z rodzicami Luisa do Minehead obejrzeć konkurs budowania zamków z piasku. Zanim dotarli na miejsce, letnia ulewa zmieniła imponujące budowle w góry błota. Bajkowy pałac wyglądał jak Tytanik, a naturalnych rozmiarów orka przeobraziła się w piłkę do rugby. Tata Luisa w stroju przeciwdeszczowym, mimo wszystko chodził od kopca do kopca i z zapałem godnym lepszej sprawy, fotografował je pod różnymi kątami, starając się wzbudzić entuzjazm syna i na różne sposoby powtarzając wątek wiodący, który brzmiał można sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Louis z matką dygotali z zimna koczącą parasolką, przewracając oczami i skarżąc się głośno, że chcą iść do kawiarni na herbatę i ciastka. Steven nie miał śmiałości całkiem opuścić przyjaciela i okazać zainteresowanie zamkami z piasku, ale stał w pewnej odległości od Louisa, jego matki oraz parasolki. Wolał zmoknąć niż przyłączyć się do ich pogardliwego odrzucenia przejawów smutnego entuzjazmu. Uważał to za marnowanie ojca. Baten wraca do gry. Głos przyjaciela ściągnął go do teraźniejszości. Steven pokręcił głową. Nie mogę. Przecież to sobota. Steven wzruszył ramionami, a Louis pokręcił głową z politowaniem. Twoja strata, stary. Steven Miał na ten temat inne zdanie. Wiedział, jak wygląda gra Black Sobota okazała się dniem suchym, i jeśli nie ciepłym, to przynajmniej nieszczególnie zimnym jak na styczeń. Czas do obiadu Steven przetrzymał na kanapce z dżemem truskawkowym i wykopał dwa solidne doły. W sobotę zawsze sam robił sobie kanapki, więc nie musiał się męczyć z pastą rybną. Wziął przylepki. Nikomu nie były potrzebne. Do jednej z nich przykleiło się trochę błota. Strząsnął je brudnym palcem. Przypomniał mu się wujek Jude. Ze wszystkich wujków, akurat wujka Juda lubił najbardziej. Wujek Jude był wysoki, naprawdę bardzo wysoki. Miał ciemne krzeczaste brwi i niski głos, żywcem wyjęty z horroru. Wujek Jude był ogrodnikiem. Jeździł czteroletnią furgonetką i zatrudniał trzech ludzi, ale i tak zawsze miał brud za paznokciami, a tego babcia nie znosiła. Mama Stevena zawsze powtarzała, że to dobry, czysty brud, nie z rynsztoka. Oczywiście, zanim zerwali. Potem, na wszelkie słowa krytyki babci pod adresem wujka Juda, mama reagowała zaciśnięciem ust i ostrzej traktowała obu synów. Właśnie od wujka Judah Steven dostał łopatę. Powiedział mu, że chce urządzić grządkę warzywną na podwórzu za domem. Rzecz jasna, nigdy się do tego nie zabrał, ale wujkowi to nie przeszkadzało. Czasem spoglądał przez kuchenne okno na gęstwę jeżyn przesłoniętą deszczem i pytał, jak tam pomidory, a kiedy indziej, o, widzę, że fasolka idzie świetnie. Obaj uśmiechali się krzywo. I Stevenowi robiło się ciepło na sercu. Czasami po herbacie wujek Jude udawał Frankensteina, z wyciągniętymi ramionami chodził po domu sztywnym krokiem, a chłopcy się przed nim chowali. Ho, 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 pochukiwał złowieszczo, nie uciekniecie, chowajcie się, gdzie chcecie, i tak was znajdę. Steven miał wtedy już prawie dziesięć lat, więc doskonale rozumiał, że to tylko udawanie. Lecz mimo wszystko potężny wujek oraz historyczne okrzyki trzyletniego Deweya budziły w nim prawdziwy strach. Udawał, że angażuje się w zabawę ze względu na brata, jednak ukryty za sofą lub owinięty zasłoną w dużym pokoju z włosami wplątanymi w grubą zieloną tkaninę, czekając, aż wujek dżut ich znajdzie, czuł mocne bicie serca i miał płytki oddech. Bał się naprawdę. Scena nieodmiennie kończyła się tak samo. Davy nie wytrzymywał napięcia, wyskakiwał z kryjówki chwytając się nóg wujka Juda, krzyczał: Jestem przyjacielem Frankensteina. Steven, korzystając z okazji, także się ujawniał, wznosząc oczy ku niebu i na wszelkie inne sposoby dając do zrozumienia, jak to brat zepsuł zabawę, ale w głębi duszy był uradowany, że się skończyła. Rozmyte zimowe słońce trochę grzało w plecy. Steven rozmyślał o wujku Judzie. Po nim było jeszcze dwóch innych wujków. Najpierw wujek Nil, który przetrwał jakieś dwa tygodnie, zanim zniknął, razem z portmonetką mamy i połową kurczaka przeznaczonego na kolację. A ostatnio był wujek Brett. Ten głównie oglądał telewizję z fanatycznym zacięciem, szczególnie program Countdown aż w końcu mama i babcia zrobiły mu koszmarną awanturę. Wujek Brett powiedział im, żeby się zamknęły na czas zagadki, a wtedy obie wsiadły na niego na dobre. Więcej nie przyszedł. Teraz był czas między wujkami. Steven nie wszystkich lubił, ale zawsze było mu żal, kiedy następny odchodził. W tak niewielkiej i osamotnionej rodzinie każdy przybyż był mile widziany. Nawet jeśli zostawał tylko na jakiś czas. Łopata uderzyła w coś twardego. Steven pochylił się, rozgarnął ziemię dłońmi. Zwykle w takich wypadkach znajdował kamień albo korzeń, ale tym razem odgłos był nieco inny. Spod czarnej ziemi wyłonił się fragment gładkiej białej kości. Chłopak wstrzymał oddech. Ukląkł, rękami zaczął wygrzebywać poprzerastane korzeniami wrzosu, zbite grudy. Boleśnie wpijały mu się pod paznokcie. Po chwili wcisnął pod znalezisko czubki palców, podważył, zdołał je przesunąć zaledwie o kilka milimetrów, ale i to wystarczyło, żeby pokazał się ząb. Ząb. Steven wstrzymał oddech. Pochylił się niżej, nacisnął, ząb odchylił się lekko. Chłopiec siadł na piętach. Zakręciło mu się w głowie. Gwałtownie przechylił się na bok i zwymiotował. Lepkie stróżki śliny połączyły jego twarz z wrzosowiskiem. Przez chwilę miał wrażenie, jakby go wiązały z krzewami, wciągały pod ziemię. Już za moment będzie miał nosy i usta pełne korzeni, błota i robaków. Poderwał głowę, dźwignął się na nogi, cofnął kilka kroków. Otarł twarz przed ramieniem, kilka razy splunął. Mimo wszystko nie pozbył się kwaśnego smaku z gardła. Z odległości paru metrów ostrożnie zajrzał w płytką dziurę. Nic tylko ziemia. Żeby zobaczyć kość, musiał podejść bliżej. Podszedł, stanął, udało się. Udało mu się to, czego nie dokonała cała chmara policjantów wspieranych przez różne nowoczesne urządzenia i psy i maszyny do szukania odcisków palców i wszystkie skomplikowane techniki. Znalazł bilego Petersa i dotknął jego zęba. Na ten myśl żołądek znowu niebezpiecznie podszedł mu do gardła, ale tym razem zdołał go opanować. Raptem ugięły się pod nim nogi. Siadł ciężko na poduszce z trawym. Co za ulga. Okazał się najlepszy. Teraz nawet babcia to przyzna i wszystko się zmieni. Już nie będzie stała w oknie, bez sensu, czekając na powrót syna. Wreszcie pokocha obu wnuków, przestanie na nich burczeć, złościć się, będzie się zachowywała jak prawdziwa babcia, otoczy ich miłością, podzieli się sekretami, i da drobne na cukierki. A kiedy już babcia pokocha i Stevena i Deweya, to i mama będzie dla nich milsza. Skoro mama będzie milsza, wszyscy będą szczęśliwi, jak normalna rodzina i w ogóle. Wszystko ułoży się jak należy. Lepiej, dużo lepiej. Właśnie o to chodziło. Tego chciał od tej kremowej zakrzywionej kości z jednym zębem. Oczyma wyobraźni zobaczył szczoteczkę do zębów wujka Bilego, czyszczącą pożółkły trzonowiec i szybko wypchnął obraz z myśli. Wolno przysunął się bliżej. Ostrożnie, lecz bez wahania. Narastało w nim podniecenie. Nagle otworzyły się przed nim całkiem nowe możliwości. Wybuchły fajerwerki oświetlające drzwi do przyszłości, o której ledwie śmiał marzyć. Zostanie bohaterem. Napiszą o nim w gazetach. Pan Kanczeski opowie o jego wyczynie na zebraniu. Wszyscy będą zdumieni, że zwykły chłopiec dokonał czegoś tak wyjątkowego. Może nawet dostanie medal albo nagrodę. Mama i babcia będą dumne i wdzięczne. Obiecają mu co tylko zechce, ale on poprosi tylko o deskorolkę. Żeby mógł chodzić na rampę z większymi chłopakami i nauczyć się być nastolatkiem w workowatych dżinsach, z łańcuchami przy kieszeniach i z bliznami, a nawet czasem w gipsie, co jednak i tak go nie powstrzyma od jeżdżenia na desce. Oczywiście początki zawsze są trudne, lecz wkrótce będzie śmigał, jakby się na desce urodził i będzie najlepszy w mieście. Nauczy Deweya różnych trików, znajdzie dla niego mnóstwo cierpliwości i poda mu rękę, gdy mały upadnie. A dziewczyny będą chichotać i odprowadzać go wzrokiem, kiedy będzie wracał do domu z deską wetchniętą pod ramię, popijając kole. Może zacznie nosić czapkę baseballową. A gdy wieczorem słońce utonie za niebiesko-zielonym horyzontem, nagłą klatkę piersiową Stevena będą przecinały białe kable od słuchawek. Wszyscy zapragną się z nim zaprzyjaźnić, ale on pozostanie lojalny wobec Luisa, bo Louis był prawdziwym przyjacielem, nawet jeśli nie chciał się wymieniać na batoniki. Przerażały go otwarte na oścież drzwi doświetlanej przyszłości. Im więcej sobie wyobrażał, tym bardziej gorzkie mu groziło rozczarowanie. Lepiej gdy człowiek nie oczekuje zbyt wiele i cieszy się tym, co ma. Tak zawsze mówi mama. Dlatego też pozwolił, by fajerwerki zgasły. Została po nich jedynie chmura dymu, jak po wetknięciu sztucznych ogni do wiadra z wodą. Nieomal czuł zapach wilgotnych płomieni w suchą listopadową noc. Po raz pierwszy od dobrych kilku minut uświadomił sobie, że znowu oddycha. Jednocześnie zszedł na ziemię. Znalazł się znowu na terenie narodowego parku Exmoor. Zerwał się przenikliwy wiatr. Na niebie przybywało ciężkich chmur deszczowych, więc Steven wiedział, że jeśli ma zamiar pławić się w glorii i chwale, musi działać szybko. Zorientował się, że drżą mu ręce, całkiem jak wujkowi Rogerowi, zanim sobie wypił. Starając się wyrzucić z myśli szkolną fotografię Billiego z szerokim uśmiechem, odsłaniającym mnóstwo małych białych zębów, Pracowicie odgarniał ziemię wokół szczęki, wreszcie zdołał ją wyciągnąć. Długi czas gapił się na nią bezmyślnie. Do niczego. Coś nie tak. Przycisnął dłonią swój policzek w miejscu, gdzie łączyły się szczęki. Tam kawałek kości szedł w górę w stronę ucha. To by się zgadzało, ale cała reszta już nie. Znaleziona szczęka była stanowczo za długa. I zęby również jakieś nie takie. Nie takie zęby ma chłopiec. Niedługie, płaskie i żółte. Steven przeciągnął palcem po zębach we własnej dolnej szczęce. Trzonowce przechodziły w płaskie siekacze. Tymczasem ze szczęki, którą trzymał w ręku, wystawały jakby same zęby trzonowe i tylko dwa długie siekacze osadzone w wąskiej przedniej części. Wszystko nie tak. Znowu zrobiło mu się niedobrze, ale tym razem nie zwymiotował. Stracił cały zapał, opuściły go siły. Wydawało mu się, że oczekiwanie na zmianę losu i wieczne rozczarowania nigdy się nie skończą. Głupi był, skoro w ogóle miał taką nadzieję. Trzymał w ręku szczękę owcy. I nic w tym dziwnego. Na całym rosowisku bywały i owce, i kuce, i bydło. Zwierzęta pasły się tutaj, żyły i umierały od niepamiętnych czasów. Z pewnością ich kości było tu więcej niż szczątków zamordowanych chłopców. O wiele więcej. Pewnie z tysiąc razy. Albo i milion. Co za głupota. Steven rozejrzał się dookoła, żeby na pewno nie było świadków jego poniżenia. Porażka bolała, ale jeszcze gorszy ból sprawiała świadomość, że stracił szansę na świetlaną przyszłość, którą przez krótki moment ujrzał oczyma wyobraźni. Wyprostował się, kość wypadła mu ze zwiotczałych palców, wróciła na swoje miejsce w ziemi, skąd ją wygrzebywał bite dwie godziny. Chwycił łopatę, uderzył raz, drugi, trzeci. Walił raz za razem, aż zabrakło mu sił. Kość leżała rozłupana na czworo. Wokół niej białymi centkami odcinały się od ciemnego tła wybite zęby. Steven ze złością kilka razy kopnął ziemię. Czarne grudy przykryły znalezisko. Do oczu napłynęły mu piekące łzy. Zarzucił łopatę na ramię i poszedł do domu. Odcinek czwarty Rozdział czwarty Pan Lovejoy... Rozwodził się nad Rzymianami, a Steven bujał myślami całkiem gdzie indziej. Co ciekawe, jednak nie myślał o piłce nożnej ani o obiedzie, lecz o lekcji z panią O'Leary. O pradawnej sztuce pisania listów. Nie miał telefonu komórkowego ani komputera w domu, choć bardzo chciał mieć. Na szczęście Louis miał jedno i drugie, więc Steven umiał pisać e-maile i smsy, Chociaż szło mu to tak wolno, że Louis często się irytował, zabierając mu swój telefon i kończył za niego wpisywanie wiadomości. W pewnym sensie stawiało to pod znakiem zapytania sens całej nauki smsowania u Stevena, ale też kiedy Steven patrzył, jak szybko palce Louisa przeskakują po klawiszach aparatu, rozumiał, że obserwowanie jego ślamazarnych wysiłków musi być denerwujące. List to jednak zupełnie co innego. W pisaniu listów Steven był dobry, tak powiedziała pani Olery. Umiał napisać list wart uwagi. Pani Olery pewnie już zapomniała, że Steven świetnie napisał list, a może nawet w ogóle zapomniała o istnieniu chłopca. Lecz on stale miał w pamięci pochwałę. Rzadko spotykało go podobne doświadczenie, dlatego też teraz w czasie lekcji historii, której uczył pan Lovejoy, obracał tę pochwałę w myślach, przyglądając się jej z każdej strony, ważył i oceniał, roztrząsając, jak każdy poszukiwacz, z prawdziwego zdarzenia, ile może być warta. Odkrył swój talent do pisania listów właściwie przypadkiem. Nie przyszłoby mu do głowy szukać u siebie takich zdolności. Wolałby raczej doskonale jeździć na deskorolce. Albo świetnie grać na gitarze basowej, ale nie był z tych, co to odrzucali dar, zanim ocenili jego potencjalne walory. Przypomniał sobie, jak mając dziesięć lat, znalazł na bocznicy kolejowej zniszczony i zdeformowany wózek dziecięcy. W zasadzie przedmiot robił wrażenie, jakby po nim przejechał pociąg. Na dobrą sprawę zostały tylko trzy koła. Były to porządne koła z solidnymi gumowymi oponami i metalowymi szprychami. Na pewno dobrze służyły przy szykownym, terenowym wózku, przystosowanym do pokonania każdych przeciwności, nawet gdyby rodzice planowali zdobywanie Mount Everestu z dzieckiem. Steven zabrał kółka do domu. Prawie rok później. Babciny wózek na zakupy rozleciał się w drodze ze sklepu pana Jacobiego. Babciny wózek był kanciastym workiem w kratkę, osadzonym na dwóch idiotycznych metalowych kółkach, z twardymi gumowymi obręczami, więc właściwie nie było czego żałować. Ale babcia miała go od niepamiętnych czasów i kiedy kółko odpadło, bardzo się zmartwiła. Nie podobało jej się, że będzie musiała kupić nowy. Te wózki były absurdalnie drogie jak zresztą wszystko w dzisiejszych czasach. Wtedy Steven go naprawił na podwórzu za domem. Pan Randall pożyczył mu kilka starych narzędzi, nawet pokazał jak dołożyć podkładki, żeby duże i szerokie koła terenowe nie ocierały o boki worka. Gdy Steven pokazał babci naprawiony wózek ta najpierw zmierzyła go podejrzliwym spojrzeniem, potem szarpnęła nim gwałtownie w przód i w tył, jakby się spodziewała, że kółka natychmiast odpadną. Nie odpadły, bo chłopiec naprawdę wykonał kawał dobrej roboty, starannie podokręcał wszystkie części. Wózek przetrzymał sprawdzian. Wygląda dziwacznie, oceniła babcia. To koła terenowe, wyjaśnił Steven odważnie. Dobrze jeżdżą po kamieniach i krawężnikach i w ogóle. No tak, jeszcze tylko tego mi trzeba, mruknęła babcia. Przełajowego wózka na zakupy. Z rozdrażnieniem pchnęła go znów i pociągnęła kilka razy. Steven wstrzymał oddech, ale wózek zdał egzamin. No, zobaczymy, oznajmiła w końcu. I rzeczywiście zobaczyli. Babcia przekonała się, że wózek na dużych, miękkich kołach ciągnie się znacznie łatwiej. Nie utykał między kamieniami, lekko wskakiwał na krawężniki, a jeszcze łatwiej z nich zjeżdżał. Inne starsze panie zatrzymywały się, by podziwiać niezwykły wózek, a kiedyś Steven zobaczył scenę absolutnie wyjątkową. Babcia szturchnęła jedną z opon swoją laską, gestem niewątpliwie świadczącym o dumie. Nigdy wnukowi nie podziękowała, ale ono to nie dbał. Nie miał pojęcia, dlaczego wspomina wózek na zakupy, skoro w zasadzie miał myśleć o listach. Lecz nagle przyszło mu do głowy coś, co sprawiło, że aż się wyprostował. Wózek na zakupy pokazał wujkowi Judowi. Wujek obejrzał go uważnie z jednej i z drugiej strony. Podszedł do sprawy całkiem poważnie. Dobra robota. Ocenił w końcu. A Stevenowi wydało się, że radość rozsadzi go od środka. Mimo to tylko pokiwał głową bez słowa. Potem wujek Jude wstał. To jest w życiu najważniejsze powiedział wujek Jude, a Steven przytaknął milcząco. Jakby wiedział, co wujek ma na myśli, ale i tak chciał wysłuchać prawdy objawionej. Człowiek musi wiedzieć, co chce osiągnąć, a potem zdecydować, jak to zrobić. Wtedy Steven doznał rozczarowania, że prawda życiowa w wydaniu wujka Juda nie jest odrobinę bardziej imponująca, a przynajmniej nieco bardziej tajemnicza. Teraz jednak, siedząc w przegrzanej klasie i nie słuchając o mozaikach w hrabstwie Kent, po raz pierwszy dogłębnie przemyślał te słowa. Nareszcie wiedział, czego chce. Teraz musiał zdecydować, jak wykorzystać nową broń ze swojego skromnego arsenału, żeby osiągnąć cel. Rozdział piąty. Louis był chłopcem gadatliwym i miał szeroki krąg przyjaciół, ale za najlepszego uważał Stevena. Dzieliły ich zaledwie trzy domy i pięć miesięcy. Louis był równie mocno zbudowany jak Steven kościsty, w takim samym stopniu piegowaty i rudy, jak Steven blady i ciemnowłosy. Tak zarozumiały, jak Steven nieśmiały. Zgodnie z zasadą przyciągania się przeciwieństw połączyło chłopców owo coś, co obcych ludzi potrafi zmienić w dozgonnych przyjaciół. Lewis, jako starszy, zawsze przewodził, ale gdyby był młodszy, Sytuacja wyglądałaby tak samo. Wiedzieli o tym obaj. Jeszcze przed trzema laty także on decydował o wszystkim. Gdzie, z kim oraz w co będą się bawili, co zjedzą na podwieczorek, co było w porząsiu na drugie śniadanie, a co się nie nadawało, kogo lubili, a kogo nienawidzili. Po okresie błędów i wypaczeń nabrali rutyny doskonałości za której sprawą robili w zasadzie to samo dzień w dzień. Bawili się w snajperów w ogrodzie u Stevena, grali w nogę u Louisa, w jego domu budowali z klocków Lego albo grali w gry komputerowe. Do zabawy mogli się przyłączyć Anthony Ring, Lalo Bryant i Chris Potter, od biedy czasem Chantel Cox, jeśli nie było innego celu dla snajperów czy chętnego na bramkarza. Wracali do domu, gdy Louisowi znudziła się zabawa jedli fasole albo paluszki rybne z frytkami z piekarnika. Kanapki z masłem orzechowym, serem i piklami albo z czerwonym dżemem były akceptowalne, podobnie jak czekolada w każdej postaci, przy czym dwupaluszkowy batonik kitket znajdował się na najniższym szczeblu czekoladowej drabiny. Kanapki z jajkiem sałatą albo dżemem jakiegokolwiek koloru innego niż czerwony, spotykały się z nieprzychylnym przyjęciem. A już owoce zasługiwały wyłącznie na drwinę i nadawały się tylko do wyrzucenia. Chłopcy lubili pana Lovejoya i panna McCartney ze szkoły oraz pana Jacobiego ze sklepu. Nienawidzili natomiast kapturów. Kiedyś Louis zaproponował, żeby nienawidzili też babcię Stevena, bo jest zrzędliwą starą krową, ale Steven nie był tym pomysłem zachwycony, więc Louis obrócił wszystko w żart i nigdy więcej do sprawy nie wrócili. Potem Steven się dowiedział i wszystko uległo zmianie już na zawsze. Kiedy mieli dziewięć lat, zostali przyłapani w pokoju Bilego. Wiedzieli, że nie powinni tam wchodzić, a na dodatek nie wolno im było niczego dotykać. Ale u Louisa zabrakło Lego, zanim skończyli kwaterę terrorystów, więc bardzo potrzebowali klocków. Wiem, skąd możemy je wziąć oznajmił Steven. Louis podszedł do tego oświadczenia sceptycznie. W tym tandemie to on był od rozwiązywania problemów, więc wydawało mu się mało prawdopodobne, żeby Steven raptem skądś wytrzasnął Lego, skoro nawet nie miał własnego zestawu. Mimo wszystko nic nie szkodziło sprawdzić, co przyjaciel miał na myśli. Jak duchy przemknęli przez salon, gdzie ryczał telewizor nastawiony na kreskówki dla Daveya, a przy oknie jak zwykle tkwiła na posterunku babcia, po czym Steven zaprowadził Luisa na górę. Minęli niezbyt obszerny pokój, w którym zawsze panował bałagan, gdzie Steven i Davey razem spali na wielkim łóżku o wiecznie rozrzuconej pościeli, po czym uchylili drzwi znajdujące się na końcu korytarza. Louis wiedział, że to pokój wujka Bilego i że wujek Bili umarł jako dziecko. Wiedział także, iż nikomu nie wolno wchodzić do tego pokoju. Więcej nie wiedział, a także nie zdawał sobie sprawy z tego, że ów stan rzeczy miał wkrótce ulec zmianie. Zerkając ciągle na schody... Chłopcy wsunęli się do pokoju wujka Bilego i zanurkowali pod niebieską zasłonę, zaciągniętą na oknie. Louis, zobaczywszy stację kosmiczną, aż pisnął z radości. Nie możemy wziąć wszystkiego, przyhamował go Steven. Babcia tu często przychodzi na pewno by zauważyła. Możemy zabrać kawałki z tyłu i z boków. Louis, nie czekając na przyzwolenie, Oderwał kilka fragmentów konstrukcji. Nie tyle. Kieszenie Luisa spuchły od klocków z dobrej połowy stacji dokującej. Przecież on już nie będzie się tym bawił, no nie? Umarł. Ci. Co? Steven nie zdążył odpowiedzieć. Zatrzeszczały deski tuż za drzwiami, chłopcy spojrzeli po sobie przerażeni. Za późno, żeby się schować. Drzwi stanęły otworem. Babcia zgromiła intruzów spojrzeniem. Louis, wspominając tamto popołudnie, zawsze czuł się nieswojo, starał się o nim zapomnieć, ale czasami myśli nieproszone zwyczajnie pojawiały się w jego głowie. Tracił wtedy całą pewność siebie, a miał co tracić. Babcia ani nie krzyknęła, ani ich nie ukarała, żadnego nie uderzyła. Luis nawet nie bardzo pamiętał, dlaczego się tak strasznie bał. Pamiętał za to, że odbudował stację kosmiczną rękami drżącymi tak mocno, że ledwie utrzymywał klocki w palcach, gdy tymczasem Steven stał obok niego i głośno szlochał. Posiusiał się, miał mokre skarpetki. Luis kurczył się na wspomnienie tej gwałtownej przemiany z agentów jednostki antyterrorystycznej. Chłopców płaczących i siusiacych w majtki jak dzieci. Wystarczyło, że stanęła nad nimi stara kobieta. Później nie widział się ze Stevenem przez dwa dni. Ale kiedy się wreszcie spotkali, przyjaciel opowiedział mu całą historię i była to najlepsza opowieść, jaką w życiu słyszał, więc w niemałym stopniu zatarła poniżenie i strach, jakie przeżyli w sypialni Bilego. Bo wujek Stevena, ten chłopiec, który skonstruował stację kosmiczną, został zamordowany. Louis dostał gęsiej skórki, kiedy Steven mu o tym powiedział. Mało tego, chłopiec został zabity przez seryjnego mordercę, a co więcej, jego ciało najprawdopodobniej zakopano gdzieś w Parku Narodowym Ixmore, na wrzosowisku, które Louis widział z okna swojej sypialni. W tym czasie na Stevena spadły wymówki i łzy, a do tego dołączył się smutek, wypływający ze zrozumienia, jak bardzo cierpi jego rodzina. Tymczasem Louis, bezpiecznie oddalony od trzy domy, upajał się straszną świadomością tragicznych zdarzeń. Naturalnie, nie kto inny, lecz właśnie Louis wymyślił, że powinni znaleźć ciało Bilego. We dwóch ze Stevenem całe lato spędzili na wrzosowisku, szukając dziwacznych wzniesień czy rozkopanej ziemi. Mieli już dziesięć lat. Snajperzy i Lego jakoś straciły swój urok w porównaniu z realną możliwością znalezienia ciała zamordowanego przed laty chłopca. Nazwali nową zabawę tropieniem trupa. W miarę jak dzień stawał się coraz krótszy, a deszcze zimniejsze. Louisowi nudziło się tropienie trupa. W końcu z chęcią wrócił do kolorowych klocków, fasolki i frytek. Co dziwne, Steven tego nie zrobił. Co jeszcze dziwniejsze, tej zimy zaopatrzony w zardzewiałą łopatę oraz wojskową mapę wrzosowiska, rozpoczął bardziej systematyczne poszukiwania. Czasami Louis dotrzymywał mu towarzystwa, ale częściej wolał inne zajęcia. Rekompensował sobie poczucie winy lojalnym utrzymywaniem w tajemnicy działań Stevena na wrzosowisku i częstymi prośbami o dokładne raporty, gdzie Steven był i co znalazł. Po każdym takim sprawozdaniu zagłębiał się w mapie i decydował, w jakim miejscu przyjaciel powinien kopać w następnej kolejności. Powstawało dzięki temu wrażenie, że nie tylko jest zaangażowany w całą sprawę ale wręcz pełni rolę dowódcy. Żaden z nich w tę iluzję nie wierzył, i obu im ona odpowiadała. Kiedyś na samym początku, gdy Louisowi znudziły się poszukiwania i próbował bez powodzenia przekonać Stevena, że nie warto już poświęcać im czasu, zapytał przyjaciela, dlaczego chce nadal szukać? No bo chce go znaleźć. Nawet gdyby Stevena rozpiąć na kole tortur, nie udzieliłby bardziej konkretnej odpowiedzi na pytanie dlaczego chce dalej kopać, chociaż Louis zdecydował, że czas przestać. Na pewno kopanie stało się koniecznością, jak drapanie swędzącego miejsca. Louis mógł tylko wzdychać. Wszelkie jego wysiłki spotykały się z przyjazną, lecz zdecydowaną odmową, więc w końcu odpuścił. Pozostali najlepszymi przyjaciółmi w szkole, ale najlepszym znajomym Louisa po lekcjach został Lalo Bryant, chociaż miał mnóstwo własnych pomysłów na temat snajperów i Lego, przez co znajomość z nim była niełatwa. I tak między Louisem a Stevenem zaistniała całkiem nowa więź, narodził się nowy zwyczaj. W szkole trzymali się razem, czasem wymieniali się kanapkami, unikali kapturów, potem Louis wracał do domu bawić się klockami Lego, a Steven szedł na wrzosowisko szukać zwłok dawno zmarłego dziecka. Odcinek piąty Rozdział szósty Steven leżał między wrzosami, ukryty przed okiem wszelkiego stworzenia prócz lecących ptaków. Łopata tkwiła obok niego, lecz próżno by na niej szukać śladów świeżej ziemi. Wyjątkowo ciepłe, lutowe słońce Niespodziewany dar natury ogrzewało chłopcu powieki. Równy oddech, wypływający przez nozdrza, wydawał się przy tym niezwyczajnie chłodny. Gałki oczne poruszały się gwałtownie. Chłopcu coś się śniło. Dzień był gorący, panowała duchota. Steven nie bardzo mógł się ruszyć. Ręce miał przyciśnięte do boków. Miękka ciemność naciskała mu na twarz, Głowę lekko ciągnęło do góry. Drobna rączka Deweja chwyciła jego rękę, brat szukał otuchy. Steven ścisnął mu palce, ale innego ruchu wykonać nie mógł. Od malca płynął do niego strach, gorące paluszki splotły się z jego palcami, pulchne ciałko przylgnęło do jego nogi. Steven wiedział, że jest owinięty ciężką zieloną kotarą w salonie, Nadpleśniała tkanina skręcona nad jego głową, pieła się aż do lambre kinu, trzymała go za kępkę włosów. Raptem, Davy przestał oddychać, i Stevenowi też oddechł, grząs w piersiach. Nagle zrobiło się bardzo cicho, słyszał tylko bicie swojego serca, pulsowanie krwi w uszach. Wiedział z całkowitą pewnością, że wujek Jude właśnie wszedł do pokoju. Steven Zamarł bez ruchu. Nie mógł się ruszyć, nawet gdyby bardzo chciał. Dewi stężał, splecione dłonie, ścisnęli do bólu. Wujek Jud nie mówił ho, 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 jak to miał w zwyczaju. W żaden sposób chłopców nie ostrzegł, ale usłyszeli skrzypienie drewnianej podłogi pod jego wielkimi stopami, coraz bliżej i bliżej, aż w pewnej chwili. Stevena chwyciła za gardło straszliwa pewność, że tym razem to wcale nie wujek Dziód po nich przyszedł i tylko stara zasłona oddziela ich od wcielonego zła. Wtedy Davy krzyknął Jestem przyjacielem Frankensteina. Mały wybiegł spod zasłony, ale Steven nie mógł. Nie czuł ulgi. Miał wrażenie, że zabawa wcale się nie skończyła. Tym razem to był dopiero początek. Obudził się z krzykiem. Pojął, co musi zrobić. Rozdział siódmy. Szanowny panie Ewry, Arnold Ewry usiadł na pryczy, zapatrzył się w sufit, a słowa krążyły wokół jego głowy jak magiczne zaklęcie w kreskówce. Szanowny panie Ewry. Ileż to czasu minęło, odkąd ostatnim razem dostał list z takim nagłówkiem? Dziewiętnaście lat? Dwadzieścia? Na pewno zanim go zamknęli. Od czasu, gdy został przeprowadzony przez bramy więzienia Heavy Tree w Gloucestershire, a potem korytarzem pod gradem splunięć i nienawiści, dostawał różne listy. Pan Every, tak zaczynały się pisma... Od beznadziejnego, źle opłacanego obrońcy. Drogi synu pisała beznadziejna, fatalnie zarabiająca matka. Ty pieprzony gnoju lub coś w tym stylu pisali beznadziejni, niewiele warci obcy. Szanowny panie Ewry budziło wspomnienia, które sprawiały ból. Przywodziły na myśl rachunki za gaz i akwizytora ubezpieczeniowego oraz Lucy Amwell której wysiłki spaliły na panewce, gdy próbowała zorganizować zebranie szkolne, całkiem jakby dorastali w Kalifornii, a nie w zadymionej dziurze zabitej dechami, w Wolverhampton. Tak czy inaczej, byli to ludzie, którzy chcieli być dla niego mili, którzy się z nim zadawali, nie odsądzając go od czci i wiary, i patrzyli na niego bez skrzywienia, bez tej lodowatej pogardy w oczach, której nie dało się ukryć. Szanowny pan Ewry, właśnie tak, w rzeczywistości był szanownym panem. Dlaczego ludzie tego nie dostrzegali? Przeczytał list jeszcze raz. Szanowny panie Ewry, szukam wielmożnego pana, czy może mi pan pomóc? Z powagą SL111 Barn Steple Road, Shipcott, Somerset. Gdyby Arnold Ewry miał w celi towarzysza, ten byłby zdumiony bezruchem, jaki nagle opanował drobnego, raczej niepozornego zabójcę, małych, bezradnych istot. Był to bezruch bardziej kamienny od snu, całkiem jakby Ewry raptownie zapadł w śpiączkę, jakby w ciągu jednej chwili świat podjął swoją wędrówkę już bez niego. Towarzysz niedoli Ewriego dostrzegłby na wpół przymknięte wodniste oczy, podbawione zielenią, oddech prawie niedostrzegalny, a na stęsknionych za słońcem przed ramionach skórkę. Natomiast gdyby ten hipotetyczny kumpel z zyskał okazję, żeby zajrzeć do mózgu Ewriego, byłby wstrząśnięty jego aktywnością. Nawet wybuch bomby, nie poruszyłby myśli Evriego bardziej niż tych kilka słów, wykaligrafowanych starannie wielkimi literami. Oczywiście doskonale wiedział, kto to taki WP, podobnie jak MOLD i wszyscy pozostali. Każdy z nich stanowił cyngiel naładowanego pistoletu w jego głowie, gotów w każdej chwili wystrzelić fajerwerkiem podniecających wspomnień. Mózg Everiego stanowił doskonałe archiwum pożytecznych informacji. Teraz, gdy ciało umilkło, by umysł pracował skuteczniej, pozwolił sobie na otwarcie szufladki oznaczonej literami WP i zajrzał do środka. Nie robił tego od lat. WP nie należał do jego ulubionych, wolał MO i TD, ci byli najlepsi. Z drugiej strony W.P. nie dawał powodu, by się na jego temat jakoś strasznie wykrzywiać, a w szufladce pełnej myśli Everest zgromadził bogactwo wiadomości zaczerpniętych z własnego doświadczenia, z gazet i reportaży telewizyjnych na temat zniknięcia dziecka, a później z informacji otrzymanych na własnym procesie, który został przeniesiony do malowniczego budynku Sądu Koronnego w Cardiff. Teoretycznie po to, by oskarżony zyskał szansę na obronę, co było śmiechu warte, jak się nad tym zastanowić. William Peters, lat jedenaście. Jasne włosy z grzywką nad ciemnoniebieskimi oczami, jasna cera, różowe policzki oraz, przynajmniej na początku, uśmiech od ucha do ucha. Avery wstąpił do jakiegoś zapyziałego sklepiku. Kupił kanapkę z szynką, bo po zakopaniu Luka Duberiego poczuł głód. Z nawyku przejrzał miejscowe czasopismo Eksmorskie Fanfary. Lokalne gazety stanowiły dla człowieka i jego pokroju bogate źródło informacji. Pełno w nich było zdjęć dzieci. Tu przebrane w stroje pirackie, tam kwestujące na cel charytatywny ówdzie zdobywca srebrnego medalu w krajowym konkursie gry na klarnecie, gdzie indziej dzieciaki wybrane do drużyny trzynastolatków, chociaż ledwo skończyły jedenaście lat, całe zespoły dziecięcej piłki nożnej lub krykieta, albo biegacze, każde dziecko wyszczególnione w podpisie z imienia i nazwiska. Bardzo wygodne. Czasami dzwonił do domu któregoś dziecka, udając kolejnego dziennikarza z następnej gazety. Nic prostszego. Nadęci rodzice tylko czekali na rozmuchanie mizernych sukcesów swoich pociech i zwykle wołali je do telefonu. Bardzo rzadko zdarzało się, by w porę zabrali dziecku słuchawkę, zaalarmowani wstrząsającym wyrazem jego twarzy. Czasami Ewry wykorzystywał dane znalezione w czasopiśmie do nawiązania rozmowy z dziećmi w parku albo na placu zabaw. Ile masz lat? Pewnie znasz mojego siostrzeńca Granta, tego, który dostał nagrodę za ratowanie życia. Tak, tak, jestem jego wujkiem. Mam na imię Mac i tak dalej. No tak. Akurat wrócił do wana jeszcze z kanapką w ręku, gdy zobaczył Williama Petersa. Potem w wywiadach matka nazywała go Billim. Chłopiec wszedł do sklepu. Ewry tylko na niego zerknął. Ale i to wystarczyło, by ocenił, że warto na niego poczekać. Czekając, zjadł kanapkę z szynką. Nie kupił x-morskich fanfar, bo miejsce nie było właściwe. Co prawda nie mieszkał w granicach x-more, ale dopiero co zakopał tutaj ciało, więc zanotował sobie w duchu, żeby unikać dzieci z okolicy. Tyle, że w Bilim było coś szczególnego. Chłopiec spędził w sklepie dłuższą chwilę, a kiedy wyszedł, Ewry już wiedział. Jeszcze teraz, po tylu latach, ciągle pamiętał dreszcz chwili, gdy wybrał cel. Jak tężał, jak się pocił, jak ślina mu napływała do ust. Musiał ją przełknąć, żeby nie ciekła po brodzie niczym jakiemuś idiocie. Billy był dość chudy. Ale za to miał w sobie tę szalenie pociągającą dziecięcą beztroskę. Oddalał się od Vana Evry'ego w błogiej nieświadomości, że akurat wybrał ostatni posiłek swojego krótkiego życia. Czekoladowe drażetki, Malteser. Ewry z uśmiechem obserwował chłopca, który nieśpiesznym krokiem zdążał ulicą, pogryzając drażetki, kopiąc plastikową butelkę po mleku wzdłuż rynsztoka. Zdecydowanie wolał chłopców pewnych siebie od innych, bo oni byli bardziej skłonni do pomocy, do tego, by wsunąć głowę przez okno wana nieco dalej. Uruchomił wtedy silnik i wolno ruszył ulicą, przyciągając do siebie mapę. Zadrżał na tamto wspomnienie. Co tam, strach obleciał? Przez okienko zajrzał do celi Ryan Finlay, strażnik więzienny. Wetknął swój pijacki nos w przestrzeń Ewriego. Spojrzenie chytrych niebieskich oczu przeskakiwało z kąta w kąt. Morderca wewnętrznie skulił się z nienawiści. — Pan Finlay, co słychać? — W porządku, Arnoldzie, dziękuję. W Evrym nienawiść urosła jeszcze bardziej. Arnoldzie! Jakby byli przyjaciółmi. Jakby któregoś wieczoru Ryan Finlay... Miał objąć go ramieniem za szyję i powiedzieć — Chodź, staruszku, chlapniemy sobie po jednym w kis. Jak gdyby Ewry mógł mieć nadzieję na serdeczną pogawędkę przy piwku, jako jeden z wielu wśród tępych, barczystych strażników więziennych, rozmawiających o tym, jaka to ciężka praca, otwieranie i zamykanie drzwi cel oraz przeprowadzanie uległych złodziei między piętrami. Coś ciekawego? Finley miał na myśli list w rękach Avery'ego. W tej chwili Ewry zyskał pewność, że Finley doskonale wiedział co tam napisano. I był zawiedziony, bo nie miał podstaw niczego w nim skreślić swoim grubym czarnym flamastrem. A pytanie stanowiło niezdarną próbę wyciągnięcia informacji, które musiały się w tekście znajdować, choć on ich nie dostrzegł. List jak list. Dawno nikt do ciebie nie pisał. Dawno. No to ci się trafiło. Rzeczywiście. Finlay zamilkł na chwilę, obmyślając kolejną niewydarzoną strategię ataku. Wieści z domu? Tak. Znowu Finlay stracił wątek. Zagrał na zwłokę, wydłubując coś z lewej dziurki od nosa. Ewry zachowywał godne podziwu opanowanie. No i co tam nowego? Zanim Finlay uporał się z nosem, Ewry zdążył przygotować odpowiedź na pytanie, które z łatwością przewidział. Nic szczególnego. List napisał kuzyn, zwariowany na punkcie komputerów. Chce mój stary procesor tekstu Amstrada. Kuzyn twierdzi, że to teraz dobre dla kolekcjonerów. Zawsze chciał go ode mnie wyciągnąć. Fachura, co? No tak. Finlay rzucił okiem w prawo, potem w lewo. Ucieleśnienie braku zainteresowania. I co? Dasz mu? Ewry wzruszył ramionami, po czym uśmiechnął się szeroko. Zobaczymy. Finlay pracował w więzieniu od dwudziestu czterech lat, ale na widok tego uśmiechu pozbył się wszelkich podejrzeń. Zyskał nieodparte wrażenie, że połączył go z Ewrem sekret godny pozazdroszczenia. Finlay przerwał Ewriemu rozmyślania, ale dobrze się stało, bo trudno je było powstrzymać, zwłaszcza w dzień, a były to myśli należące do nocnych ciemności, choć z pewnością nie sprzyjały spaniu. Ewry uśmiechnął się do siebie w duchu. Wróci do WP nocą, a teraz. Warto się zastanowić nad możliwościami, jakie otwiera ten dziwaczny liścik. W więzieniu traciło się przede wszystkim możliwości. Znikały natychmiast po zatrzaśnięciu drzwi celi. Dla większości więźniów na dobre. Nawet ci, którzy odsiadywali zaledwie parę miesięcy czy kilka lat, nagle odkrywali, że odebrano im nie tylko sznurowadła, ale też możliwości. Przed zamknięciem szukali pracy biurowej. Teraz mogli mieć nadzieję jedynie na ciężką charówę albo zasiłek. Skazańcy mieli całkiem inne niż ludzie wolni pojęcia o możliwościach. Skazani na dożywocie mieli jeszcze mniejsze możliwości. Wybierali między ziemniakami tłuczonymi a smażonymi oraz rybą i kotletem mielonym. Ewry nie wiedział, kim jest S.L więc dla jasności rozumowania przyjął, że to mężczyzna. S. L. napisał list bardzo ostrożnie, ale był dość mądry, by wiedzieć albo się nauczył, że listy do pedofilów oraz seryjnych morderców podlegają cenzurze. Dlatego też wyraził się krótko i zwięźle. Miał też dość rozumu, by wiedzieć, że gołe inicjały będą dla Evry jego wystarczającą wskazówką. Adres zwrotny odsłaniał to i owo. Wkrótce po osadzeniu Ewy dostawał dziesiątki listów z miasteczka Shipcot oraz z jego okolic. Większość zawierała groźby i wyzwiska. Te łatwo zapomniał. Jeden natomiast został napisany przez siostrę Bilego Petersa, o ile go pamięć nie zawodziła. A musiał się opierać wyłącznie na niej, bo nie pozwolono mu zachować tych sterb korespondencji. W liście nie znalazł nic szczególnego. Pytania o los chłopca, o miejsce jego pogrzebania. Siostra chłopaka błagała, żeby Ewry uwolnił jej matkę od cierpienia. Odpisał jej, wskazując na urzekającą zbieżność. Billy też błagał o uwolnienie od cierpień, tyle że własnych. Mocno wątpił, by siostra biliego w ogóle otrzymała ten list. Przekonanie to ugruntował fakt, że zaledwie tydzień po tym, jak wrzucił go do więziennej skrzynki, zaprowadzono go pod prysznic do skrzydła B. Strażnicy powiedzieli mu, że prysznice przeznaczone dla więźniów z cel jednoosobowych są w remoncie. Po czym, wyraźnie rozbawieni, zajęli się roztrząsaniem kwestii rur i ich przetykania co trwało przez całą drogę do skrzydła B. Tam, gdy znalazł się pod prysznicami Nagi, tylko z więziennym ręcznikiem wielkości znaczka pocztowego, zrozumiał ich wyjątkowy nastrój. W szpitalu spędził dwa tygodnie, z czego pierwszy na brzuchu. Jak na ironię, przed dwoma laty rzeczywiście przeprowadzono remont pryszniców w skrzydle z pojedynczymi celami. Ewry zrezygnował wtedy z kąpieli na dwanaście dni, aż do ukończenia prac. Była to dla niego naprawdę istotna decyzja. Bo nie znosił być brudny, nienawidził tego jak zarazy. Czasami wystarczyło, że dotknął go jakiś więzień albo strażnik, a już biegł do łazienki szorować skórę i czyścić ubranie. Po każdym morderstwie, po każdym pochówku, mył się bez końca. Czystość była dla niego jak religia. Zawsze się starał, żeby duszenie przebiegało jak najbardziej higienicznie. Mimo wszystko niektóre dzieci wymiotowały, inne siusiały ze strachu, jeszcze inne robiły coś znacznie gorszego. Wtedy obrzydzenie zatruwało mu namiętność i wzbierała w nim nienawiść z powodu zmarnowanej okazji. Zdarzało się nawet, że musiał dzieciaka opłukać wężem ogrodowym, zanim z nim skończył. Martwe dzieci go odpychały. Nawet te łzy bezsilności, które u żywego dziecka były podniecające, na stygnącej twarzy zmieniały się w budzące obrzydzenie, szlamowate ślady. Ale, ale, nie miał oczywiście całkowitej pewności, lecz wydawało mu się, że list od siostry WP został wysłany z tego samego adresu. 111 Barnstaple Road. Wobec tego, któż to taki SL? Sąsiad gotów ruszać na krucjatę? Matka, WP, jakiś kuzyn, rodzeństwo? Dużo młodsze, poczęte w nadziei na otworzenie rodziny, na zasypanie czarnej dziury pozostałej po martwym dziecku? Ewrej poświęcił chwilę na każdej z możliwości, ale wszystkie wydawały się równie prawdopodobne, więc postanowił nie tracić na nie czasu. Szanowny panie Ewry, wyglądało całkiem nieźle. W.P. też nie stanowiło problemu. Pytanie o pomoc wydawało się dość sympatyczne i z pewnością zmierzało prosto do celu. Natomiast największe wrażenie zrobiło na Ewrym zakończenie z powagą. Pierwszy list, jaki Steven Lamp napisał do Arnolda Ewry'ego, wrócił do niego tak pokreślony grubym czarnym plamastrem, że nie dało się go przeczytać. Trzech czwartych cenzor zrezygnował i postanowił nie przekazywać korespondencji więźniowi. Od na no, ostatniej ćwiartce kartki nakreślił opinię nie do zaakceptowania i całość odesłał z powrotem do Szybkot. Steven został upokorzony. Czuł się jak dziecko ze sztucznymi wąsami, przyłapane na próbie wejścia do kina na film dla dorosłych. Minęły długie dni, zanim sobie wybaczył porażkę i odzyskał wiarę w siebie, na tyle by podjąć kolejną próbę. Wytłumaczył sobie, że ma zaledwie dwanaście lat, i wobec tego trudno się spodziewać, że taka sztuka jak korespondencja z seryjnym mordercą uda mu się za pierwszym podejściem. W ciągu następnego tygodnia układał drugi list, obracał go w myślach, za każdym razem zmieniając, skracając i poprawiając, aż w końcu uznał, że lepiej będzie zacząć od całkiem odwrotnej strony. W ten sposób powstała lwia część listu 90%. Następne dwa tygodnie zajęły mu trudne rozważania, czy powinien podpisać się z poważaniem, czy też raczej kłaniam się. Chociaż miał to być list prywatny, w którym nadawca zna imię i nazwisko adresata, to formuła kłaniam się jakoś nie mogła Stevenowi spłynąć spod pióra. Po prostu nie mógł tego napisać i już. Do tego pani O'Leary z pewnością nie zaakceptowałaby w takim liście zakończenia kłaniam się. Nie sypiał nocami, a na lekcjach geografii i historii gapił się w przestrzeń nieobecnym wzrokiem. W szczycie rosterki przesiedział całą przerwę obok Luisa, nie odzywając się słowem. Przyjaciel trzy razy próbował wciągnąć Stevena w rozmowę. Wreszcie wyzwał go od niemotów i odszedł. Steven wiedział, że w końcu musi się na coś zdecydować. I wreszcie, gdy przytknął długopis do papieru, gdy wykaligrafował list starannymi wielkimi literami, nagle przyszła mu do głowy zbawcza myśl, by napisać z powagą, a nie z poważaniem. Co rozwiązywało problem... Bo rzeczywiście z powagą podchodził do całej sprawy, ale z całą pewnością nie poważał mordercy. Wysłał krótki list z wielkimi nadziejami. Po dziesięciu dniach otrzymał odpowiedź: Drogi SL, nie mam pojęcia o co chodzi. Życzę miłego dnia, z powagą. A. A. Odcinek szósty. Rozdział ósmy. Niech to szlak, jajko z pomidorem. Louis przeniósł wzrok ze swojej kanapki na drugie śniadanie Stevena. A ty co masz? Steven oparł się na łopacie, otarł ramieniem pot z czoła. Zawahał się, całkiem jakby mógł skłamać, ale ocenił, że to za dużo zachodu. Masło orzechowe. Masło orzechowe? Louis wstał. Zamieniasz się? Nie, coś ty. Louis wiedział, że przyjaciel nie będzie chciał się zamienić kanapkami, bo od pomidorów robiło mu się niedobrze. Wiedział o tym doskonale i wiedział, że Steven wie, że on wie, ale myśl o maśle orzechowym zamiast jajka z pomidorem kazała mu zachować się egoistycznie. E, tam chrzanisz. Podzielimy się po połowie. Tak będzie sprawiedliwie. Już szperał w firmowej torbie sklepu spar. Dawniej był to sklep pana Jacobiego. Teraz należał do sieci spar i pan Jacobi musiał nosić zieloną koszulkę z firmowym logo, na którym grot strzały znajdował się akurat na jego wydatnym brzuchu. Steven popatrzył bezradnie na plecy Luisa. Podziel równo. Westchnął w duchu. Przyjaźń z Luisem miała swoje dobre i złe strony. Kiedy Steven był na wrzosowisku sam, kopał bez wytchnienia, potem zjadał kanapki, wypijał wodę, a później kopał dalej. Jeśli dobrze poszło, to w ciągu jednej niedzieli potrafił wykopać nawet pięć dołów. Każdy wielkości przeciętnego jedenastolatka, choć nie był głupi i doskonale wiedział, że to akurat nie daje mu żadnych forów. Miał podobne szanse na sukces, gdyby kopał doły szerokie na metr, Długie na dwa i w kształcie słonia. Mimo wszystko, ponieważ szukał ciała konkretnych rozmiarów i określonego kształtu, wykopane doły mu to ciągle na nowo uświadamiały. Praca była wyczerpująca i zwykle łączyła się z samotnością, ale też dawała specyficzną satysfakcję. Kiedy natomiast Louis od czasu do czasu szedł z nim na wrzosowisko, wszystko się zmieniało. Oczywiście Steven zyskiwał towarzystwo i malało ryzyko, że kaptury przepędzą go do domu. Ale istniały też pewne minusy. Na przykład Louis zawsze pojawiał się z pytaniem, pomóc ci, a nigdy nie pomagał. Ani razu nie przyniósł własnej łopaty. Nigdy nie zaproponował Stevenowi, że go zmieni przy pracy. Co więcej, sama obecność Louisa, który naprawdę wcale nie pomagał, Właściwie Stevenowi przeszkadzała. Louis ciągle gadał i zadawał mnóstwo pytań, a Steven musiał na nie odpowiadać. A na dodatek Louis ciągle coś pokazywał. Różne rzeczy, których Steven, pochylony nad wrzosowiskiem, nigdy by nie spostrzegł i którego wcale nie obchodziły. I chciał o nich rozmawiać. O kurde, zobacz, co? Tam, patrz. Wtedy Steven musiał oprzeć się na łopacie, podnieść głowę i spojrzeć w górę. Co to jest? Nie wiem, ale chyba orzeł. I tam, pewnie myszołów. Pełno ich tutaj. Co ty, Kretyna, ze mnie robisz? Przecież wiem, jak wygląda myszołów. I to nie był myszołów. Steven w takich razach wzruszał ramionami i wracał do kopania. Louis natomiast siadał i dalej rozglądał się dookoła, albo brał mapę wojskową, poznaczoną krzyżykami narysowanymi niebieskim długopisem, oznaczającymi, gdzie Steven już kopał, rozrzuconymi niczym konstelacja gwiezdna. Kopiesz w złym miejscu. Takie samo dobre, jak każde inne. Wcale nie. Długa pauza. Wiesz dlaczego? Dlaczego. Bo ty nie myślisz jak morderca. nie? Steven krzywiąc się i posapując, walczył z jakimś opornym krzewem. Właśnie, bo musisz myśleć tak: gdybym kogoś zamordował, to gdziebym go zakopał. Tyle, że on ich wszystkich zakopał gdzieś na wrzosowisku, stąd do Dunkery Beacon. Louis Milku, ale tylko na moment. Może akurat tutaj wszyscy popełniają błąd. Wiesz co, gdybym ja zabił sześć osób i wszystkie zakopał tutaj, to potem raczej bym ukrywał ciała gdzie indziej. Na przykład tam. Albo nawet na kopcu Blacklands. Wiesz, żeby zmniejszyć szansę, że ktoś znajdzie ciała, rozumiesz? W odpowiedzi tylko cisza. Ej, hey Steven, rozumiesz? Jasne. Rozumiem. Następnym razem, jak będę ci pomagał, kopiemy na Blacklands. Na dodatek, Louis zjadał Stevenowi kanapki. Steven czasem kłamał na temat ich składników, ale Louis sprawdzał, a potem i tak je zjadał. A wtedy Steven musiał jeść kanapki Louisa i to natychmiast, czy był głodny, czy nie, bo w przeciwnym razie Louis zjadał także swoje i dla Stevena nie zostawało nic. Poza tym, Louis się nudził. Rzadko zdarzał się dzień, żeby nie chciał wracać do domu jeszcze przed czwartą, chociaż o tej porze zostawały jeszcze dobre trzy godziny kopania. Steven nie przypominał sobie, żeby kiedykolwiek udało mu się wykopać w towarzystwie Louisa więcej niż trzy doły. Mimo wszystko, gdy przyjaciel proponował pomoc, Steven zawsze chętnie się zgadzał. Bo kiedy byli we dwóch, Zaczął się mniejszym dziwakiem. Jakby rozkopywanie połowy X-Mor w poszukiwaniu ciała było całkiem normalne, jeśli się to robiło w towarzystwie. Odłożył łopatę, zajrzał do torby z jedzeniem. Podzieliłeś nierówno nieprawda prawda zjadłeś większą połowę. Na szerokiej, piegowatej twarzy Luisa pojawił się wyraz zdumienia. Uważasz, że ona była większa? Wybacz stary. Steven tylko westchnął. Bez sensu. Rozmawiali o połowach kanapki. O tym, która większa, która mniejsza. Przynajmniej dziesięć razy. Louis wiedział, która jest która. Równie dobrze jak Steven. Ale co robić w obliczu tak stanowczego zaprzeczenia? Czy warto było tracić przyjaciela z powodu większej i lepszej części kanapki z masłem orzechowym? Oczywiście Steven doskonale zdawał sobie sprawę, że odpowiedź brzmi nie, ale też przeczuwał nadejście momentu, gdy wspomnienia wszystkich gorszych i mniejszych połówek kanapek eksplodują i niepowstrzymanym strumieniem urazy zabiorą Luisa w siną dal. Najpierw szybko pochłonął resztkę własnej kanapki, potem wydłubał pomidora z połówki kanapki z jajkiem, zostawionej przez Luisa, Oczywiście, z mniejszej połówki, co zauważył ze znużeniem i ją także zjadł. Steven nie powiedział Luisowi o liście. Trochę był zakłopotany, jakby pisał do Stevena Gerarda z prośbą o autograf. Oczywiście, gdyby taki autograf dostał, każdy chłopak w szkole chciałby go zobaczyć i dotknąć. Przemknęło mu przez głowę, że wyjątkiem byłby wujek Billy przegrany fan drużyny Manchester City. Póki jednak takiego autografu by się nie dostało, sama prośba, zwłaszcza zaś jej autor, stałby się obiektem pogardy, a najprawdopodobniej także ofiarą przemocy stosowanej dzień w dzień. Nie, dopiero gdy, jeżeli pisanie listu poskutkuje znalezieniem ciała Williama Petersa, wówczas Ktokolwiek będzie mógł się dowiedzieć o liście. Wtedy Steven przyzna się do tego, co zrobił, mając świadomość, że babcia i mama go zrozumieją i będą mu wdzięczne, ponieważ cel uświęca środki. Otrzymawszy list od Arnolda Evriego, Steven zadrżał z emocji, ale poruszenie szybko ustąpiło miejsca rozczarowaniu. Wystarczyło, że przeczytał krótką wiadomość. Nie na długo. Po kilku dniach dwa lapidarne zdania nabrały dla niego głębszego znaczenia. Już sam fakt, że oprócz wypisanych u góry strony cyfr oznaczających więzienie Everiego i numer jego celi, znalazły się w liście tylko dwa zdania, świadczył o tym, że należy im się przyjrzeć ze szczególną uwagą i przeanalizować z wnikliwością, jakiej. Nigdy by się nie doczekała pięciostronicowa epistoła. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Trzeciego dnia Steven uznał, że to nieprawda. To nie mogła być prawda. Wbrew przekonaniu Louisa, Steven zrobił, co mógł, żeby w czasie pisania listu myśleć jak morderca. I wiedział na temat sposobu rozumowania morderców dużo więcej niż przeciętny dwunastolatek. Po incydencie w sypialni, gdy zsikał się w majtki, do czego litościwie ani on, ani Louis nigdy nie wracali, mama powiedziała mu, co się przydarzyło wujkowi Bilemu. Jakiś czas Steven był odrętwiały ze strachu, ale dopingowany podnieceniem Louisa, zwolna nauczył się fascynacji. Mama zdradziła mu nazwisko mordercy, lecz niewiele więcej. Wobec tego przez następny rok Steven czytał o seryjnych mordercach. Uznał, że najlepiej będzie to robić w tajemnicy, więc chował książki z biblioteki w Tornistrze, a czytał je pod kołdrą przy świetle latarki. Nerwowo nadsłuchując skrzypienia desek podłogi, otulony kokonem pościeli, zyskał o zbrodniach pojęcie znacznie większe niż powinien mieć chłopiec w jego wieku. Przeczytał o zabójcach działających metodycznie i o tych, którzy popełniali zbrodnie w afekcie. O takich, którzy zabijali w pogoni za dreszczykiem i o zbierających trofea. O tych, co tropili ofiarę i innych dźgających nożem, gdy przyszła im na to ochota. O uduszonych szczeniakach i obdartych ze skóry kociętach. O terroryzowanych i terroryzujących. O podglądaczach, i podpalaczach, o furiackim rąbaniu ofiar na kawałki i o sekcji przeprowadzanej z kliniczną precyzją. Mania czytania zaowocowała dwoma skutkami. Po pierwsze, w ciągu jednego roku szkolnego przeskoczył w testach z czytania z poziomu siedmiolatka na poziom dwunastolatka. A po drugie, nauczył się, że wbrew pozornie szaleńczej naturze popełnianych czynów. Seryjni mordercy, tacy jak Arnold Ewry, w zasadzie postępowali raczej metodycznie, co mu podpowiadało, że jeśli Ewry nie odstawał za nadto od wzorca, będzie dość dobrze pamiętał swoje ofiary. Przede wszystkim każda z nich była rozmyślnie wybierana. Nawet jeżeli Ewry nie znał nazwiska dziecka, kiedy je zabijał, z pewnością zadawał sobie trud, żeby je poznać później. Przez kwadrans darmowego internetu dziennie w szkolnej bibliotece Steven wyszukał zaledwie dwa doniesienia z procesu Ewriego. Dowiedział się z nich, że morderca znalazł Jasmin Gregory, przeglądając wiadomości z Bracknell i okolic. Jasmin wręczała bukiet ohydnych pomarańczowych lili księżniczce Annie. Na fotografii dziewczynka kłaniała się dwornie. Wycinek został później znaleziony w domu Ewriego, gdzie mieszkał z owdowiałą matką. Razem z tą notką znajdowały się prasowe apele rodziny zaginionej dziewczynki o jej bezpieczny powrót. Artykuły policja znalazła w pudełku po butach, razem z majtkami jasmin, ozdobionymi błyszczącym napisem wtorek na przedzie. Majtki zostały wcześniej wyprane. W relacji podkreślono, że Ewry. Brzydzi się wydzielinami ciała. Wspomniano w niej także, iż jasmin była trzymana przy życiu co najmniej dwa dni. Steven poszukał jeszcze trochę i znalazł zdjęcie jasmin, blondynki z zezowatym okiem i przerwą między zębami ubranej w chabrową sukienkę. Fotografię wykadrowano w taki sposób, żeby ukazywała samą dziewczynkę, ale Steven dopatrzył się, że kiedy ją robiono. Jasmin przytulała psa. Chłopiec zadrżał, chociaż w szkolnej bibliotece było nieprzyjemnie gorąco. Jasmin Gregory przytulała się do wielkiego psa o jasnej sierści. Pewnie sądziła, że nie może jej spotkać nic gorszego niż szkolne docinki na temat oka. Wyszła z domu we wtorek, a zamordowana została w czwartek. Steven szybko wyłączył komputer. Jak długo Ewry pozwolił żyć wujkowi Bilemu? Za plecami chłopca rozległ się głos bibliotekarki. Powinieneś najpierw się wylogować z systemu. Jeżeli nie obchodzisz się z komputerem należycie, nie będziesz mógł z niego korzystać. Przepraszam. Wracał do domu powoli. Myśli kłębiły mu się w głowie. Ewry kpił z wszystkich norm społecznych. Z nadludzką łatwością unikał schwytania. Polował na istoty małe i bezbronne, spadał na rodzinę niby anioł śmierci, zabierał jedno z nich i nawet nie przystanął, żeby popatrzeć, jak się ona rozpada. Steven nie bardzo umiał się skupić na zbrodniach Ewriego. Obracał w myślach słowa, lecz zaraz po tym, gdy je porzucał, pojęcie o czynach mordercy jakoś mu umykało, zbyt powiązane ze złem. Za bardzo pozbawione logiki, żeby się ostało w głowie. Ewry postępował według własnych reguł, takich, o których mało kto w ogóle wiedział, takich, które zdawały się pochodzić z zupełnie innego świata. Raz niespodziewanie Steven zerknął do świata Arnolda Ewriego i aż zmartwiał ze strachu. Któregoś dnia na geografii Pani James pokazała uczniom wizerunek Drogi Mlecznej. Gdy wskazała nasz Układ Słoneczny, Stevena przeszedł dreszcz. Jaki maleńki, jaki kruchy, jak zupełnie pozbawiony znaczenia. I gdzieś w granicach tej kruchej plamki światła znajdowała się kropeczka planety, na której powierzchni ludzie byli zaledwie mikrobami. Nic dziwnego, że Arnold Evry Robił to co robił. Bo niby dlaczego nie? Jakie to miało znaczenie w skali wszechświata? Czy to nie on, Steven Lamb, był szaleńcem, skoro go obchodziło co się przydarzyło jednemu z tych mikrobów skropeczki tkwiącej w plamce światła? Po co ludzie robili tyle zamieszania wokół tej, jakiej tam dziury ozonowej? Właśnie Ewry. Postrzegał wszystko w szerszej skali, wiedział, że prawdziwa wartość ludzkiego życia równa się zeru, że gdy się je odbierało, nie odbierało się nic, bo sumienie stanowiło tylko ograniczenie przyjemności, jakie ludzie sami sobie narzucili, a cierpienie zostało tak całkiem pozbawione znaczenia, że można było milion dzieci torturować i zabijać ledwie w mgnieniu kosmicznego oka. Wrażenie minęło, ale Stevens z przerażenia jeszcze długo miał gorące policzki i uszy. Jakby do jego umysłu, darło się na moment coś koszmarnie obcego, co chciało go wyrwać z rzeczywistości, by rzucić w nieskończoną toń morza czarnej nicości. Podniósł wzrok na panią James. Nauczycielka i inni uczniowie przyglądali mu się z mieszaniną zaciekawienia i wzgardy. Nigdy się nie dowiedział, co go ominęło, albo co zrobił, by ściągnąć na siebie wszystkie spojrzenia, i wcale go to nie obchodziło. Najważniejsze, że wrócił. Później, gdy wspominał ten incydent, uświadomił sobie, dlaczego zachował pisanie listów tajemnicy. Otóż dlatego, że było to znacznie gorsze niż pisanie do piłkarza albo gwiazdy Pop, bo pisał do leśnego czarta. Do Świętego Mikołaja, do IT e. z filmu Stevena Spielberga, do kogoś kto w rzeczywistości nie istniał. Pisał do szatana i prosił go o łaskę. Gdy tak podsumować to, co Steven przeczytał, czego się doszukał w internecie oraz dodać objawienie na geografii, należy uznać, że w chwili gdy pisał list do Arnolda Evriego, wiedział o nim wcale niemało. I właśnie dlatego żywił przekonanie, że Ewry doskonale wie o czym mowa. A skoro skłamał w pierwszym zdaniu, w takim razie życzę miłego dnia, również było podejrzane. Steven nie miał co do tego wątpliwości. Od razu, gdy ta myśl przyszła mu do głowy, zaczął roztrząsać, co też Ewry mógł w rzeczywistości mieć na myśli. Z pewnością te trzy słowa nie znalazłyby się w zwykłym liście odmownym. Steven nie studiował semantyki, nawet nie znał tego słowa. Ale list Arnolda Evriego stanowił doskonałe wprowadzenie do tematu, więc pani O'Lery byłaby pod wrażeniem wniosków swojego ucznia. Steven mieszkał w dziurze zabitej dechami, ale nie był prostakiem. Miał płytę eminema. I widział chyba wszystkie głośne strzelanki gangsterskie rodem z Hollywood. Opierając się na doświadczeniach tych obcych ludzi z dalekiego kraju, uznał, że zdecydowana odmowa powinna mieć nieco inną formę. Na przykład, nie pisz do mnie więcej gówniarzu, albo pieprze cię i twoją matkę. Steven nie miał żadnego pojęcia również o ironii, ale czuł, po prostu czuł, że coś w tym liście zostało zawarte. Wiedział, że trzy proste słowa nie oznaczały tego, co mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Trzeciego dnia przemieniły się w jego umyśle w skomplikowany szyfr, oznaczający – jesteś dzielnym dzieciakiem. Piątego dnia zdawały się mówić – jestem pełen uznania dla twojej próby zdobycia informacji. Dnia siódmego Steven zyskał przekonanie, że mówiły one – powodzenia następnym razem. Odcinek siódmy Rozdział dziewiąty Wiosna wzięła sobie dzień wolnego, a z deszczem w Barnstaple nie poradziłby sobie nawet najzdolniejszy architekt. Gwałtowny wiatr ciskał ludziom w twarz strumienie wody i rysował milion zmarszczek na szeroko rozpostartej, błotnisto-brązowej powierzchni rzeki Toł. Nawet sklepy sieciowe wyglądały na zdruzgotane pogodą, skulone pod osłoną górujących nad nimi zniszczonych budynków wiktoriańskich. W drzwiach marketu Marks and Spencer, który akurat eksponował modną w tym roku bieliznę, stał jednonogi pijaczyna. — Pieprzyć! Big issue! — pokrzykiwał. Wiszące doniczki żałośnie ociekały wodą, Skapującą na klientów, pierwiosnkom i fiołką płatki poprzylepiały się do listków, kwiaty pospuszczały łebki ciężkie od wielkich kropli. Steven doskonale wiedział, jak się czują. Deszcz przylepił jego włosy do czoła i przeciekał za kołnierz. Babcia nie pozwalała mu nosić baseballówki, a on nie zamierzał wkładać żółtego kaptura przeciwdeszczowego z wydłużonym tyłem. Wszyscy się z takich śmiali. Tylko Davy nosił ten kaptur, bo był za mały, żeby protestować. Steven od czasu do czasu wsuwał się pod parasolkę Leti, raczej ukradkiem. Babcia nosiła przezroczysty kapturek foliowy, wiązany pod szyją. Najczęściej ludzie wyrzucali taki drobiazg po kilku razach albo gubili. Tymczasem babci służył on długie lata, przynajmniej tyle, ile Steven był na świecie. Chłopiec wiedział, że po powrocie do domu babcia położy kapturek na kaloryferze, a gdy ten wyschnie, złoży go jak wachlarz w wąski pasek. Następnie jeszcze zwinie i ściągnie gumką, a na koniec umieści w torebce. Zeszłym razem, kiedy tenisówki Stevena trafiły do kosza po dwóch latach ciężkiej służby, babcia przez tydzień obnosiła się z kwaśną miną, bo nie go z nich... — Zupełnie dobrych sznurowadeł. Letty wyjęła z portmonetki listę zakupów. Przyjrzała się jej w skupieniu, nie zwracając uwagi na przepływający obok tłum. — No dobrze, muszę do Jatek, na Targ i do Banberries. Tiverton leżało bliżej i łatwiej się tam dojeżdżało, ale w Barnstaple znajdował się sklep Banberries. A tam po co? — spytała babcia podejrzliwie. Po bieliznę, rzuciła Leti. Steven usłyszał w jej głosie skrywaną niepewność. Co się stało z tą, co nosisz? Mamo, nie mam ochoty o tym dyskutować. Leti uśmiechnęła się, ale tylko ustami. Oczy pozostały niewzruszone. Im lżejszym tonem mówiła, tym łatwiej załamywał się jej głos. Babcia wzruszeniem ramion oznajmiła, że to nie jej sprawa, skoro Leti chce wyrzucać pieniądze na bieliznę. Ale Leti włożyła listę zakupów z powrotem do portmonetki i odwróciła się do Stevena. Idź z Davim, niech sobie kupi coś za pieniądze, które dostał na urodziny. Spotkamy się o wpół do pierwszej. Na ciastkach? rozpromienił się Davy. Tak, na ciastkach. Stojąca za Letty babcia postanowiła jednak obwieścić swój punkt widzenia. Przecież nikt nie będzie oglądał twoich majtek. Letty odwróciła się na chwilę od chłopców, ale Steven dostrzegł, jak jej wargi stężały, a Davy natychmiast się zaniepokoił. Przeniósł wzrok z matki na babkę. Nie rozumiał znaczenia wypowiedzianych słów, lecz doskonale odczuwał ich skutek. Matka gwałtownym ruchem zasunęła Stevenowi suwak od kurtki, pod samą brodę. Trafiła go przy tym w szczękę. — Będę zdziwiona, jeśli się nie przeziębisz. Nie odpowiedział. — Idźcie, tylko przypilnuj, żeby Davy nie wyrzucał pieniędzy. Niech uważa, na co wydaje. — Świetnie. Cholerna babcia, gdyby trzymała twarz na kłódkę... Mama powierzyłaby jej opiekę nad Devim, a wtedy on mógłby iść do biblioteki. A tak musiał holować młodszego brata. Davy miał pieniądze otrzymane na urodziny, trzy funty. Steven niecierpliwie przestępował z nogi na nogę, gdy młodszy brat wyjmował z pudełka gumowe dinozaury. Obejrzał je wszystkie po kolei i żadnego nie kupił. Przesunął się do następnego pudła, pełnego przezroczystych kulek z jeszcze tańszymi zabawkami w środku. Po długim i starannym namyśle wybrał kulę wypełnioną plastikowymi różowymi elementami, służącymi do trafiania w nie piłeczką, znajdującą się w komplecie za 75 pięć pensów. Steven wziął brata za rękę i przeprowadził go w stronę biblioteki, ale kiedy miali sklep ze słodyczami. Davy zaczął grymasić, więc Steven musiał poczekać, aż mały obejrzy każdy batonik, każdą paczkę cukierków, zajrzy do każdego słoika i w końcu zdecyduje się na galeretowate robale oraz batonik Curly Werly. Davy chciał się zatrzymać jeszcze na rogu, by wejść do sklepu, gdzie sprzedawano zdalnie sterowane samochody, ale Steven pociągnął go dalej. Jeżeli przez wysokie, brudne okna biblioteki nie wdzierało się słońce, we wnętrzu panował chłodny półmrok. Bibliotekarz, młody mężczyzna z kolczykiem w uchu i zygzakiem wygolonym na boku głowy, oznaczony identyfikatorem z imieniem Oliver, z dość podejrzliwym wyrazem twarzy, zaprowadził Stevena w miejsce szumnie nazwane archiwum. Mieściło się ono we wnęce za katalogami, a jednocześnie... Poza zasięgiem jego wzroku, jeśli siedział przy biurku. Który rok? Czerwiec dziewięćdziesiątego. 1800 czy 1900? Steven był zdumiony. Nie przyszło mu do głowy, że w bibliotece mogą się znajdować czasopisma z roku 1890. 1900? Oliver westchnął i powiódł wzrokiem po gigantycznych tomach na górnych półkach. Włączył pulsujące światło fluorescencyjne i spojrzał ponownie. Następnie przyjrzał się uważnie Stevenowi i Daveyowi, jakby szukał pretekstu, żeby im nie pomagać. — Tutaj nie wolno jeść — oznajmił. — Jasne — potwierdził Steven. — Nie będzie jadł. Oliver prychnął i wyciągnął rękę po słodycze. Davey cofnął się instynktownie. — Nie chcę mieć całego archiwum w czekoladzie — oznajmił bibliotekarz. Davy zerknął na Stevena. Daj mu, powiedział starszy brat. Odda nam później. Mały posłuchał niechętnie. Oliver jedną nogą przestawił stołek, robiąc przy tym mnóstwo hałasu i ściągnął z góry opasły Tom. Wyraźnie rozdrażniony z hukiem umieścił go na stole. Nie wolno jeść, nic wycinać, zaginać rogów, ani ślinić stron. Steven zamrugał ze zdziwienia. Dlaczego miałby ślinić gazetę? Zrozumiano? Tak. Steven usiadł na jedynym krześle. Davy przycupnął na podłodze i zaczął otwierać kulkę. Oliver czas jakiś tkwił w przejściu, ale Steven udawał, że go nie widzi. I wreszcie, gdy bibliotekarz zniknął, otworzył wielką księgę. Swego czasu zachodnie wiadomości poranne były znacznie obszerniejsze niż dziś. Dziwnie wyglądał ten sam tytuł, ta sama grafika w takiej grubej gazecie. Steven przewracał kartki z największą ostrożnością. Czuł się jak mały elf czytający to miszcze przeznaczone dla człowieka. Zachichotał na tę myśl. Davy podniósł na niego wzrok. Z czego się śmiejesz? Z niczego. Wiadomości z internetu były istotne, ale niekompletne. Sprawa Ewriego wydarzyła się zanim jeszcze internet zyskał popularność, dlatego Steven miał nieprzyjemne wrażenie, że nie znajdzie tam wszystkiego. Chociaż z drugiej strony internet przynajmniej nie cuchnął jak stare skarpetki. Davy mocował się z plastikową kulą, z wysiłku wysunął język. Pomóc ci? Dam sobie radę. Papier był cienki i pożółkły. Miejscami odpadły postrzępione brzegi kartek. Steven wstał. Tak było mu wygodniej. Wykorzystany. Torturowany. Zamordowany. Dramatyczny tytuł artykułu położył kres poszukiwaniom. Steven zobaczył Arnolda Evriego na zdjęciu. Po raz pierwszy. Zbliżył twarz do kartki, by nie uronić żadnego szczegółu. Fotografia mogłaby równie dobrze znajdować się na stronach poświęconych wydarzeniom sportowym. Przedstawiała młodego człowieka, który mógłby zdrowo dołożyć Exmoor Colts albo zdobyć ze trzy bramki dla Blacklandersów. Chłopak oklapł. Spodziewał się właściwie czego się spodziewał. Wizerunek Evriego ukształtowany w wyobraźni był niewyraźny. Nawet chyba nie do końca ludzki. Morderca stanowił ciemny kształt na tle mgły nad wrzosowiskiem, zlepek gestów i przytłumionych dźwięków, zalegających na granicy koszmaru. A tutaj był prawdziwy Ewry, patrzący w obiektyw policyjnego aparatu fotograficznego z bezwstydną śmiałością. Ciemna grzywka spadała mu modnie na jedno oko. Ładny nos. Nadawał twarzy sympatyczny wyraz. Na pół przymkniętych ustach czaił się cień uśmiechu. Steven zwrócił uwagę na jego wargi, pełne i bardzo czerwone. Widać to było nawet na czarno-białej fotografii. Gdy przyjrzał się bliżej, stwierdził, że usta są niedomknięte z powodu wystających zębów. Domyślił się tego z mikroskopijnej białej kropki, jaśniejszego piksela. Steven chciał by podobizna mordercy nim wstrząsnęła, lecz Ewry wyglądał bardziej na ofiarę niż na przestępcę popełniającego zbrodnie, za które został skazany. Znalazł też zdjęcie ofiar Ewriego, choć na tym etapie śledztwa wiadomości nazywały je domniemanymi ofiarami. Mały Toby Dunstan został opisany jako ofiara najmłodsza. Roześmiany sześciolatek z odstającymi uszami i piegami, nawet na powiekach. Steven uśmiechnął się. Fajny z niego dzieciak. Potem spoważniał. Toby nie żył. Na pierwszej stronie umieszczono grafikę, mapę Parku Narodowego Ixmore. Chłopiec wyjął z kieszeni kawałek papieru i przerysował kształt przypominający pomarszczoną piłkę do rugby. Grup każdego z sześciorga odnalezionych dzieci został oznaczony literą X, a od niej prowadziła strzałka wskazująca jedną z sześciu fotografii przedstawiających ofiary udowodnionych morderstw. To samo zdjęcie Tobiego Dunstana, inne Jasmin Gregory, a na pozostałych czterech Millie Louise Crupp, Luke Dewberry, Louise Leverett, i John Eliot. Czerwonym długopisem Steven naniósł inicjały każdego dziecka na przerysowanej piłce do rugby. Wszystkie znajdowały się mniej więcej pośrodku wrzosowiska. Na mapie nie zaznaczono Szybkot, ale Steven wiedział, że miejsc pochówku należy szukać właśnie między jego miejscem zamieszkania a szczytem Dunkery Beacon. Trzy znajdowały się dokładnie po zachodniej stronie Dunkery Beacon. Wcześniej nigdy nie natknął się na informacje o rozmieszczeniu grobów, więc teraz odetchnął z ulgą, że w zasadzie przez cały czas kopał we właściwej okolicy. Choć oczywiście centymetr na mapie odpowiadał kilku kilometrom wrzosowiska w rzeczywistości. Mimo to jednak Steven poczuł napływ nowych sił. Starannie złożył swój kawałek papieru i zaczął czytać. 10 czerwca rozpoczął się proces w Cardiff, co oznaczało, jak Steven szybko wywnioskował, że prokuratura przedstawiła sądowi oskarżenie w ogólnych zarysach, całkiem jak w programie Mecz Dnia albo w którymś z amerykańskich tasiemców o zręcznie uknutej intrydze, gdzie każda następna część zaczyna się od słów w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku Arnold Ewry, seryjny morderca, reprezentant oskarżenia, pan Pritchard Quinn, przedstawił sprawę w sposób nie pozostawiający wątpliwości, że Ewry jest bezwzględnie, bezdyskusyjnie i bezwarunkowo winny zarzucanych mu czynów. Nie pojawiło się w jego wypowiedzi ani jedno wyrażenie dopuszczające domniemanie, jak na przykład chyba, ewentualnie, być może nie było na nie miejsca, bo zajęły je inne: zatwardziały, brutalny oraz z zimną krwią. Pan Pritchard Quinn wyjaśnił sądowi, jak Ewry nawiązywał znajomość z dziećmi, jak prosił je o wskazanie drogi, jak potem proponował podwiezienie do domu. Dziecko, które przystało na propozycję, już było martwe, a te, które się nie zgadzały. I tak traciły życie, bo wciągał je do wana głową naprzód przez okno od strony kierowcy. Steven zadumał się nad niesłychaną bezczelnością takiego postępowania. Jaka prostota, żadnego tropienia, podchodzenia, ukrywania się, łapania i uciekania. Od po prostu dziecko nachylało się zbyt nisko, traciło nieco równowagę, a wtedy sprawę kończył szybki ruch silnej dłoni. Oczyma wyobraźni zobaczył nogi wujka Bilego, wjeżdżające w otwartym oknie samochodu i żołądek podszedł mu do gardła. Nie pasują. Steven podniósł wzrok. Zobaczył, że Davy przyniósł na stół różowe kawałki plastiku. Dwa podsuwał bratu, przyciskając jeden do drugiego. Co chcesz? Nie pasują. Jak to? Davy zrobił płaczliwą minę. Nie chcą się złożyć, nie pasują. Jednocześnie starał się je połączyć, jakby siłą woli mógł zmienić stan materii. Jasne, że nie pasują. One nie są do tego. Davy przyglądał się plastikowi z rosnącym niezadowoleniem. Pokażę ci, jak się nimi gra. Pozbierał resztę plastikowych elementów z podłogi, pod ścianą odszukał małą czerwoną piłkę, odbił ją, i chwycił w dłoń jeden kamyk. Odbił ponownie i złapał dwa. — Widzisz? To właśnie tak. Na twarzy Deweya z pełną jaskrawością malowało się rozczarowanie. — Spróbujesz? Mały pokręcił głową, coraz wyraźniej uświadamiając sobie, że wydał sporą część urodzinowych pieniędzy na zabawkę, którego wcale nie interesuje. — Nie chcę tego — oznajmił stanowczo. Chcę batonik. Dostaniesz, jak wyjdziemy, odpowiedział Steven. W chwili, gdy wypowiedział te słowa, uświadomił sobie, że niechcący otworzył przed bratem drzwi. Davy ochoczo skorzystał z zaproszenia. Chcę iść. Za chwilę. Teraz Davy za chwilę. Mały rzucił się na zakurzone płytki i rozpłakał na cały głos, mucąc rękami i nogami rozrzucając wokół kawałki różowego plastiku. Cicho, ale już było za późno. W progu stanął Oliver, zostali wyrzuceni. Deszcz ustał, i słońce robiło co mogło, ale samochody ciągle rozbryzgiwały kałuże, ochlapując nieuważnych pieszych. Steven wiedział, że idzie za szybko dla Deweya, ale miał to w nosie. Udawał też, że nie słyszy jego jęków. Ciągnął go i szarpał, bo małych, chociaż prawie biegł, nie mógł mu dotrzymać kroku. Steven zmarnował dzień. Przyjeżdżali do Barnstaple trzy razy do roku: święta Bożego Narodzenia, we wrześniu, uzupełnić szkolne ubrania i po raz trzeci na urodziny. Stevena wypadały w grudniu, więc jego wyjazd urodzinowy łączyło się ze świątecznym, ale Davy obchodził swoje pierwszego marca. Co za tym idzie? Miną całe długie miesiące, zanim mama znów tu z nimi przyjedzie, narzekając, że Stevenowi za szybko rosną nogi, a koszule szkolne zużywają się nie wiadomo kiedy. Co mu zostanie z dzisiejszego dnia? Nic. Prowizoryczna mapa i wróg w osobie Olivera, który najprawdopodobniej już nigdy więcej nie wpuści go do archiwum, a może nawet w ogóle do biblioteki. Głupi Davy razem ze swoimi głupimi zabawkami. Gdy szli śpiesznym krokiem, sznur twarzy mijających ich ludzi zaczął się w oczach Stevena dzielić na poszczególne osoby. Po raz pierwszy uświadomił sobie, że tłum składa się z ludzi. Z jakich ludzi? Rolników? Chemików? Zboczeńców? Morderców? Raptem... Ogarnęła go nieopanowana fascynacja ludźmi robiącymi zakupy w Barnstaple. Arnold Avery też robił zakupy. Sąsiedzi uważali go za całkiem normalnego człowieka. Książki, które Steven czytał pod kołdrą, pełne były cytatów z wypowiedzi przyjaciół, a nawet członków rodziny, niebotycznie zdumionych, że ich zwyczajny sąsiad, brat, syn czy kuzyn okazał się maniakalnym zabójcą. Na myśl o tym, że Arnold Ewry lub ktoś do niego podobny mógłby sobie beztrosko spacerować po ulicy, Steven poczuł się nieswojo, zaczął nerwowo popatrywać dookoła, mocniej ścisnął rękę brata. Jakiś siwy mężczyzna gapił się na swoją żonę, piejącą peany na cześć kogoś w oknie wystawowym monsuns. Oczy miał na wpół przymknięte, spojrzenie drapieżne. Dziewczyna w brudnej spódnicy śpiewała bielszy odcień bieli, fałszując niemiłosiernie i akompaniując sobie do wtoru na starej gitarze. Obok niej, na wilgotnym kocu, dygotał kundel, tak przygnębiony, że nie miał siły nawet dać nogi. Prosto na braci szedł młody człowiek, wypłowiały blondyn, jak kurt Cobain, z brązową kozią brudką, brany w krótką kurtkę. — Sam. — Czy to źle? Steven przypadkowo pochwycił jego spojrzenie i natychmiast tego pożałował. Młody człowiek wydawał się zajęty własnymi sprawami. Ale kto wie, może to był podstęp. Może zamierzał minąć braci, by nie wzbudzać podejrzenia, a potem błyskawicznie odwrócić się i chwycić Deweya za ramię. Wtedy zaczęłoby się przeciąganie, którym Steven nie miał najmniejszych szans — a inni ludzie by się od nich grzecznie odsunęli, żeby się nie mieszać w nie swoje sprawy. Au, boli. Przepraszam, Steven rozluźnił uścisk. Już prawie dotarli do sklepu z bielizną. Te, lamp, co tak pędzisz? Kaptury. Stevenowi serce waliło jak młotem, ale tylko przez chwilę, zaraz potem zamarło. Biegał całkiem nieźle, a kiedy się bał, był w tym naprawdę dobry. Zgubiłby ich z łatwością. Bez Deweya. Ponownie zapłonął w nim gniew na brata. — Nic — odparł ze spuszczonymi oczami. — Idziemy do mamusi — poinformował ich Davy. — Będziemy jeść ciastka. — Idziemy do mamusi — powtórzył jeden z kapturów piskliwym tonem, przedrzeźniając Deweya. — Będziemy jeść ciastka wszyscy trzej zaśmiali się głośno. Davy też się roześmiał, a Steven poczuł, jak jego gniew na brata topnieje w mgnieniu oka, jak przenosi się na trzech chłopaków o zaczepnych spojrzeniach. Zdawał sobie sprawę, że walka z nimi nie ma najmniejszego sensu i że jeśli nic nie zrobi, dostanie zdrowe bęski. Jedyna nadzieja w zaskoczeniu i to już teraz, póki Davy się śmieje, Ośmielony obecnością tłumu, ruszył gwałtownie między kapturami, pociągając za sobą brata. Małgo go nie przewrócił. Trzech awanturników zamarło, skamieniało z niedowierzania. Potem ruszyli w pogoń. Davis z początku był zaskoczony, ale wystarczyło jedno spojrzenie na twarz Stevena, by zrozumiał, że sprawa jest poważna. Z całych sił starał się dotrzymać mu kroku. Jakieś łokcie i biodra trafiały go w głowę, gdy brat ciągnął go między ludźmi. Wpadli w tłum, jak dwie przestraszone kule od bilardu. Gdyby Steven był sam, biegłby jak najszybciej i jak najdalej, ale z bratem taka taktyka nie miała szans powodzenia, więc ruszył prosto do szklanych drzwi Benbury's, odległych o jakieś dwadzieścia metrów. Kaptury szybko zorientowały się, dokąd zmierza i postanowiły odciąć mu drogę. Nie byli bardzo szybcy, ale brutalni i niespecjalnie przejmowali się omijaniem ludzi. W pewnym momencie tłum się rozdzielił i Davy zobaczył kaptury dosłownie dwa czy trzy metry za sobą. krzyknął przeraźliwie. W tej samej chwili wyrosła między nim a ścigającymi jakaś kobieta z dzieckiem w wózku. Cholera! Jeden z kapturów wpadł na wózek, pozostali dwaj zwolnili na tyle, że Steven i Davy zdążyli wpaść przez szklane drzwi do Banberys. Tam natychmiast ściągnęli na siebie uwagę grubego ochroniarza w średnim wieku. Steven zmusił się, by zwolnić kroku. Davy bojaźliwie spoglądał przez ramię, choć nie wiedział czego się boi. Przed sklepem kaptury obrzuciły obelgami rozeźloną matkę. I ruszyły do drzwi. Stevie si pociągnął brata za rękę i wolnym krokiem ruszyli w stronę karuzel z torbami, biżuterią oraz paskami. Strażnik ściągnął brwi, w pełni gotów do akcji akurat w momencie, gdy chłopcy zwolnili i zaczęli się zachowywać jak zwykli klienci. Szklane drzwi otworzyły się z hukiem. Trzy kaptury wpadły do sklepu prosto na ochroniarza. Steven, wchodząc z bratem na schody ruchome, jeszcze się obejrzał. Wściekłe kaptury awanturowały się, wrzeszcząc, że mają swoje prawa, ale ochroniarz bez pardonu wypchnął ich ze sklepu. Jeszcze cię dorwiemy, poleciało pod adresem Stevena. Grzeczni kupujący rozglądali się dookoła zmieszani. Steven poczerwieniał, wbił wzrok w przestrzeń. Davy ściskał go za rękę, jakby miał nie puścić do końca życia. Odcinek ósmy, rozdział dziesiąty. Szanowny panie Ewry, dziękuję za list. Szkoda, że pana tu nie ma. Z powagą S. L. 111 Barnstaple Road, Shipcote, Somerset. Ewry był zdziwiony. Ten list nic nie wnosił. Był pozbawiony treści, żadnych próśb, błagania ani propozycji pomocy w przeprowadzeniu wniosku o zwolnienie warunkowe. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odbyło się bez jego udziału i zakończyło przeniesieniem z Heavy Tree do Longmore, miejsca odosobnienia o złagodzonym rygorze. Przeczytał oba zdania jeszcze raz. Narastał w nim gniew. Sam napisał list niby od niechcenia, ale zawarł w nim przesłanie. Poświęcił kilka dni na wypracowanie odpowiedniego tonu i wydźwięku. Dość lekkiego, by nie ściągnąć uwagi cenzora, lecz wystarczająco drażniącego, żeby skusić uważnego i bystrego czytelnika do napisania odpowiedzi. Avery nie dostawał poczty już od osiemnastu długich lat. Sam przed sobą nie śmiał przyznać o jaki dreszcz przyprawiało go otrzymanie listu. Co więcej, takiego, który poruszał jego ulubiony temat. A co najistotniejsze, od kogoś, w jakiś sposób powiązanego z rodziną jednego z dzieci. Pierwszy list od SL okazał się równoznaczny z otwarciem puszki Pandory. jego zalały podniecające wspomnienia. Zaczął od W.P., i zbadał dawne zdarzenia pod każdym kątem. Trwało to całe dni, a wtedy nie siedział przytrzymywany w zamknięciu z woli jej królewskiej mości, lecz był panem samego siebie. Na cały ten czas nos funkcjonariusza Finleya, poznaczony błękitnymi żyłkami, stracił swoją prowokacyjną moc. Wtedy też, jeśli Ewry dostał do hamburgera zwitek papieru ze smarkami zamiast z musztardą. Spływało to po nim jak woda po kaczce. W tamtym czasie był wolny. Potem wrócił do początków i smakował każde dziecko na nowo. Ekstaza trwała miesiąc. A teraz ten list. SL zapowiadał się na rzetelnego korespondenta. Niestety zawiódł na całej linii. Jak baba, jak dzieciak. W sumie... Nie należałoby się dziwić, gdyby S.L. faktycznie okazał się babą. Jak śmiał nawiązać korespondencję, a potem przysłać takie nic? S.L. niech się pieprze. Ewry gniewnym ruchem złożył arkusz wielkości kartki z zeszytu, zamierzając podrzeć go na strzępy, gdy raptem dostrzegł coś na odwrotnej stronie listu. Ze ściągniętymi brwiami przyjrzał się papierowi pod światło ale nic nie dostrzegł. Wobec tego przechylał list pod różnymi kątami, aż w końcu zorientował się, z czym ma do czynienia. Serce zabiło mu mocniej. Arnold Evry załomotał w drzwi celi i zażądał ołówka. SL napisał list na bardzo dobrym papierze, a nawet wyśmienitym, grubym prawie jak Bristol. O ile Ewry pamiętał zajęć plastycznych, najprawdopodobniej był to papier używany do akwareli, miał nieco szorstką powierzchnię. Ewry starannie zamazał drugą stronę kartki stępionym ołówkiem, którego otrzymanie musiał potwierdzić własnym podpisem złożonym przez okienko w drzwiach celi. W miarę jak wyłaniał się rysunek, morderca ponownie uznał, że SL, skoro zastosował tak sprytną metodę, jest jednak mężczyzną. Po drugiej stronie listu wyłoniła się linia o wyraźnie określonym kształcie, ciągnąca się szczególną krzywizną od góry strony. W jej granicach znajdowały się inicjały LD, a nieco niżej SL. Między nimi tylko znak zapytania. Niewiele brakowało, żeby Ewry roześmiał się głośno. Przesłanie było dziecinnie proste. Dzięki linii i czterem literom, które dla każdego poza nim nic nie znaczyły, S.L. pokazywał mu zarys Parku Narodowego Exmoor i zawiadamiał go, że wie, gdzie zostało znalezione ciało Luca Duberego i gdzie w odniesieniu do tego miejsca znajduje się on, S.L., a przy tym ponawia pytanie, gdzie jest Billy Peters. Arnold Ewry uśmiechnął się szeroko. Miał swojego korespondenta. Rozdział 11. Gdy Arnold Ewry był mały, zdarzenia przyjemne trwały stanowczo zbyt krótko. Śmierć przychodziła o wiele za szybko. Ptaki, które wabił do karmnika i łapał w siatkę, natychmiast się bezczelnie poddawały. Biała mysz, należąca do przyjaciela, Siedziała, patrząc na niego łagodnym wzrokiem, pełnym ufności, aż zmiażdżył jej łebek piętą. Leny, zapasiony kocur babki, co prawda z początku walczył, ale strasznie szybko zdechł, kiedy Ewry wsadził mu łeb pod wodę w nieskazitelnie białej wannie. Żadne z tych stworzeń nigdy nie rzuciło Ewry'emu wyzwania. Żadne nie błagało, nie kłamało, ani mu nie groziło. Owszem, Leny go podrapał, ale tego dało się łatwo uniknąć w przyszłości. Następny topiony kot, czarny bips w białe łaty, zdołał porać pazurami jedynie rękawice motocyklowe ukradzione na bazarze. Ewry od małego czytał doniesienia o dzieciach porywanych z samochodów czy placów zabaw i znajdowanych po kilku godzinach uduszonych. Nie pojmował takiego marnotrawstwa. Skoro już ktoś decydował się na ryzyko związane ze zdobyciem najwspanialszego trofeum, dziecka, to po co było je mordować zaraz po uprowadzeniu? Kompletnie bez sensu. Mając trzynaście lat, zamknął swojego młodszego kolegę w starym piwnicznym składzie węgla. Trzymał go tam prawie cały dzień. Bał się zrobić mu krzywdę, ale rozkoszował się zyskaną nad nim władzą. Ośmioletni Timothy Reed najpierw się śmiał, potem prosił, następnie żądał, później walił pięściami w drzwi, odgrażał się, że nas jeszcze później groził Ewryjemu śmiercią, aż w końcu ucichł. Na długo. Kiedy odezwał się znowu, błagał, obiecywał, przyrzekał, płakał, Ewry był pod ogromnym wrażeniem. Z jednej strony dumny ze swojego wyczynu, z drugiej zafascynowany żałosnym płaczem Timotiego. Wypuścił go przed zmrokiem, mówiąc, że była to próba i że mały ją przeszedł. Od tamtej pory zostali sekretnymi przyjaciółmi. Rozdygotany Timoti przyrzekł, że będzie przyjacielem Arnolda i nikomu nic nie powie. Szczerze zamierzał dotrzymać słowa. Po kilku tygodniach zaczął odpowiadać na przyjazne pozdrowienia Arnolda. Nie mógł odmówić przyjęcia zwędzonego actionmana z wyposażeniem nurka ani podkradanych słodyczy. Dwa miesiące po incydencie piwnicznym Timothy Reed patrzył, jak Arnold znęca się nad kościstym dziewięcioletnim tyranem, doprowadzając go do łez i do przeprosin na kolanach. Wieść rozeszła się po placu zabaw. I od tej pory Timothy cieszył się przywilejami, jakie daje ochrona zapewniana przez starszego i większego sprzymierzeńca. A skoro Timothy Reed zaczął widzieć w Arnoldzie bohatera, ten wyczuł, że nadszedł właściwy moment, by od niego zażądać przysługi, którą mógł oddać tylko bardzo bliski i bardzo dyskretny przyjaciel. Arnold Every molestował Timothy'ego Rida tak długo, Aż wyraźne zmiany w zachowaniu dziecka oraz kłopoty w nauce wzbudziły niepokój jego rodziców, a zaraz potem zainteresowanie policji. Wtedy Arnold otrzymał pierwszą lekcję. Zwierzęta miały nad ludźmi tę przewagę, że nie potrafiły mówić. Jako czternastolatek Arnold Ewry został wysłany do zakładu poprawczego, gdzie noc w noc przez cały czas trzymiesięcznego wyroku, uczył się w teorii i w praktyce, iż prawdziwa władza seksualna nie polega na proszeniu i dostawaniu, ale zwyczajnie na braniu. Fakt, że początkowo znajdował się po niewłaściwej stronie owego układu, jedynie zwiększył wartość tej lekcji, drugiej istotnej nauki. Wrócił do domu, nigdy jednak nie doszedł do siebie. Minęło aż siedem lat, nim zabił Pola Barretta, który był zadziwiająco podobny do Timothy'ego Reed'a. Ale warto było poczekać. Avery utrzymywał Pola przy życiu przez 16 godzin, po czym zakopał go niedaleko Dunkery Beacon. Nikt go o nic nie podejrzewał. Nikt go nie przesłuchiwał. Nikt się za nim nawet nie obejrzał, kiedy kursował swoim vanem po West Country, czytając lokalne gazety... Dzwoniąc do domów, rozmawiając z dziećmi, i nikt nie znalazł ciała Pola Bareta, bo szukali go w pobliżu domu chłopca, który mieszkał w Westford Hall. Innymi słowy, szczyt wzgórza Dunkery Hill, noszący własną nazwę Dunkery Beacon, okazał się doskonałym miejscem na zakopanie ciała. Evry dobrze to sobie zapamiętał i wykorzystał tę wiedzę w przyszłości. Rozdział dwunasty. Wrzosy na wzgórzu były całkiem mokre od deszczu. Krople z gałązek spadały obficie na darń, którą Steven rozkopywał. Wykopał już dwa doły, zjadł kanapkę z serem i zabrał się do trzeciego. Od dnia, w którym miało miejsce zajście, jakie w myślach określał incydentem z owczą szczęką, kopanie wydawało mu się znacznie mniej pociągające niż wcześniej nagły wzlot, a potem druzgocący upadek, zaowocowały poczuciem beznadziejności. Teraz każde kłócie w rękach, każdy ból w plecach, każdy pęcherz na dłoni wydawały się jakoś bardziej przykre. Najważniejszą przyczyną złego samopoczucia było fatalne niezadowolenie, przez które coraz bardziej oddalał się od Luisa i robił się coraz bardziej zgryźliwy wobec Deweya. Nawet tutaj, na wrzosowisku, gdzie ciężka praca zwykle uwalniała jego umysł od wszelkich niepokojów, zostawiając w nim jedynie tępe znużenie, teraz pozostawał naburmuszony i zdegustowany. Choć przecież nie było na kogo się zrzymać, skoro miał tylko łopatę w rękach i nieskończone wrzosowisko pod stopami. Nie dostał od Evry jego odpowiedzi. Minęły już prawie dwa tygodnie, Odkąd wysłał list z inicjałami na odwrocie czyżby przesadził z ostrożnością czy posunął się tak daleko że sam Ewry nie dostrzegł ukrytego przesłania czyżby zabójca wujka Bilego zwyczajnie przeczytał nic nieznaczące słowa na pierwszej stronie i wyrzucił kartkę do kosza albo jeśli dostrzegł sekretne znaki to czy je zrozumiał Myśląc jak morderca, Steven uznał, że zawarł w liście dość wskazówek, by skusić Ewryego do udzielenia odpowiedzi. Ale może Ewry nie zrozumiał o co chodzi albo po prostu nie chciał odpowiadać. Nie miał ochoty na zabawę w kotka i myszkę. W miarę jak długie dni mijały, nie przynosząc żadnych wieści z Longmore, w Stevenie rosło poczucie porażki. Chętnie by się podzielił swoimi obawami z Louisem. Ale te sprawy musiał utrzymać w tajemnicy. Gdyby zdradził cokolwiek na temat korespondencji z mordercą, rozmowa byłaby bardzo niezręczna i przykra. Już i tak musiał się nieźle postarać, żeby zawsze być na właściwym miejscu, kiedy przynoszono pocztę. Normalnie miało to miejsce dość wcześnie, około siódmej rano. Steven nastawiał budzik na szóstą czterdzieści pięć żeby zająć posterunek na szczycie schodów, gdy ulicą szedł Frank Tithecott. Nie mógł dopuścić, by mama albo babcia przejęły adresowany do niego list. Nigdy jeszcze nie dostał żadnej prywatnej przesyłki, nawet karty bożonarodzeniowej, więc nie trudno sobie wyobrazić, że nie uniknąłby lawiny pytań. Niestety, chwile oczekiwania na szczycie schodów, niepokój i zimne stopy, Obracały się w efekcie jedynie w rosnące rozczarowanie. Gdy zaczął kopać następny dół, uderzył we włóknisty grunt tylko raz. Cisnął łopatę, rzucił się na ziemię. Przemógł natychmiast. Nie ochroniły go tanie spodnie z tkaniny wodoodpornej. Chłód gleby zaatakował go od dołu, a z góry mokre wrzosy zbryzgały lodowatą wodą. Choć był rozgrzany pracą, szybko zaczął się trząść. Wrzosowisko zatanęło w morzu gęstej mgły cuchnącej z gniewem zielskiem. Steven zadrżał pod dotykiem bezkresu odbierającego zmysły. W myślach ujrzał obraz galaktyki. On sam był atomem na mikrobie umieszczonym na pyłku, który znajdował się na czubku szpilki pośrodku nicości. Jeszcze moment wcześniej stał prosto, silny i rozgrzany. Teraz, zaledwie kilka chwil później, zmienił się w ciało zawieszone w próżni, dryfujące w przestrzeni. Ewry miał rację: to wszystko nie miało znaczenia. Poczuł szczypanie pod powiekami i zaraz pociekły mu łzy. Z początku płakały tylko oczy ale ciało zaraz poszło w ich ślady i chłopak zaczął szlochać niczym porzucone dziecko. Leżał pośród wrzosów i łkał bez opamiętania. Klatka piersiowa drgała mu w spazmach, mięśnie brzucha tężały z wysiłku, pobielałe dłonie zwróciły się ku niebu, bezsilnie zaciśnięte w pięści. Przez jakiś czas leżał i płakał, nie rozumiejąc, co to właściwie za uczucie, ani skąd ono się wzięło. Jedyną przytomną emocją była niezborna, nieokreślona troska, czy aby przypadkiem nie zwariował. Po jakimś czasie zaczął się uspokajać. Szloch rozbrzmiewał coraz rzadziej i ciszej. Oczy otarła mu kłębkami bezdźwięczna mgła, zwisająca z białej nicości nieba. Zamrugał. Wysiłek nieomal ponad wszelkie wyobrażenie. Znużenie wyciekło z jego serca jak ołów rozlało się po ciele, ściskając go w ziemię, aż mógł tylko leżeć i czekać na polecenia. W głębi kompletnego znieruchomienia umysł wracał z dalekiej podróży. Wolno, niezdarnie. Z początku Stevenowi zrobiło się żal samego siebie. Zapragnął, żeby przyszła po niego matka, żeby go otuliła białym, miękkim ręcznikiem, zaniosła do domu, nakarmiła gulaszem i pudingiem czekoladowym, jak kiedyś. Wyrwał mu się szloch, jeszcze jeden, już cichszy i spokojniejszy. Nigdy się tak nie stanie, ani teraz, ani kiedy indziej. Ze skurczem w sercu Steven uświadomił sobie, że wspomnienie matczynej czułości było raczej marzeniem niż rzeczywistą przeszłością. Jakoś nie mógł sobie przypomnieć miękkich ręczników, ani gulaszu, ani matki zamykającej go w ciepłym, bezpiecznym uścisku ramion, gdy był zimny i mokry. Miał w głowie bardzo wyraźny obraz matki ściągającej mu ze stóp mokre skarpetki, gniewającej się za błoto w koszu z praniem, wycierającej mu włosy zbyt gwałtownie jednym z przesianych ręczników nie od kompletu. Które po wieczornym użyciu rano w dalszym ciągu były wilgotne. Wtedy przypomniała mu się wykładzina w łazience, przez całą zimę nieodmiennie poznaczona za sedesem czerwonawymi plamami grzybów. Całkiem jakby świat z zewnątrz zwolna wciskał się do ich domu za sprawą różnych zimnych, pełzających tworów. Davy, kiedy pierwszy raz zobaczył grzyb, popłakał się ze strachu, a potem. Wolał raczej zmoczyć łóżko niż iść w nocy do łazienki. Teraz już nauczył się jej ignorować jak cała rodzina. Czasami nawet żartowali sobie na temat grzybów i pleśni. A mimo to, gdy Steven wracał z nieskazitelnego domu Luisa, smród zgnilizny uderzał go natychmiast po otwarciu drzwi. Nie znajdował go na ubraniach, ale czując świeży, kwiatowy, błękitny proszek do prania od kolegów, Miał nieprzyjemne uczucie, że nosi ze sobą smród ubóstwa jak żółtą, sześcioramienną gwiazdę. Nigdy nie czuł się czystym, ani wtedy, gdy uwalany błotem wracał z wrzosowiska, ani gdy wychodził z wanny po wspólnej kąpieli z bratem, ani wstając z łóżka, gdzie spali we dwóch, ani wciągając na siebie wczorajszą koszulę szkolną. Co się z nim stało? W głowie wszystko miał pomieszane. Jak do tego doszło? Kim się stał? Jakimś sposobem zniknął gdzieś chłopiec, którym był jeszcze niedawno. A na jego miejscu pojawiła się całkiem nowa osoba. Nowy Steven nie oglądał programu Mecz Dnia i nie stał w kolejce do niebieskiego delfina po skrawki za pięćdziesiąt pensów. Nie marzył o naklejce ze Stevenem Gerardem do albumu z gwiazdami piłki nożnej. Nowy Steven codziennie po południu był na wrzosowisku aż do wieczora, ciężko harując, jedząc ubłocone kanapki, dźgając ziemię zardzewiałą łopatą, szukając śladów śmierci. Przez trzy lata tak wyglądało jego życie. Trzy lata. Czuł się jak człowiek, który właśnie usłyszał wyrok. Myśl o trzech straconych latach utopionych w przeszłości. Okazała się tak wstrząsająca, jakby miały one dopiero nadejść. Co mu się stało? Kim się stał? Tuż za żalem pojawił się gniew tak gwałtowny, że nieomal bolesny, jak niespodziewany cios. Steven zasłonił się ręką, odruchową. Gniew zaślepiał. Chłopak padł na kolana, chwycił gałązkę wrzosów i zaczął targać. Rwać całej siły, pełnymi garściami, krzewy i trawę, i co mu w ręce wpadło, rozdrapywał ziemię, walił dłońmi, tłukł pięściami w rozmiękłą darń. Mucił rękami, kopał, szarpał i wyrywał, a wrzosy obsypywały go kroplami deszczu. Gdzieś w głębi piersi zrodziło się wycie, przerywane płytkimi oddechami, podobnymi do kwilenia które utrzymywały go przy życiu tylko w jednym celu, żeby mógł znieważać Ziemię. Gdy odzyskał jasność myśli, klęczał, z czołem, wspartym na trawie, kłaniając się naturze. W dłoniach i w ustach miał gałązki, całkiem jakby usiłował się przegryźć na drugą stronę planety. Usiadł powoli, spojrzał na ścieżkę, jaką jego histeria wyrysowała na wrzosowisku. Kilka kęp wyrwanej trawy, trochę połamanego wrzosu, umierającego na ziemi, to i ówdzie błotnisty rowek, szybko napełniający się wodą. Mniej niż nic. Byle kucyk szukający zimowej trawy, czy źrebak układający się do snu. Głupia owca kucająca do srania zostawiłaby więcej śladów niż Steven targany wściekłością. Rozdygotany podniósł się w mlecznym niebie. Łopata leżała tam, gdzie ją porzucił przed wiekami, tuż obok mapa i pudełko na drugie śniadanie. Wyobcowane artefakty bez żadnego znaczenia we mgle z ostatnich godzin świata. Obrócił się, by wracać, lecz nagle pojął, że nie wie dokąd iść. Widział nie dalej niż na odległość trzech metrów w każdą stronę. Poza tą granicą panowała nicość. Jakieś skryte na krańcach mózgu ostrzeżenie powstrzymywało go przed wędrówką na oślep. Już mu się zdarzyło utknąć na wrzosowisku, całkowicie zaginąć w kokonie mgły. Biel podkradała się do człowieka nawet w słoneczne dni, przy błękitnym niebie. Dwa lata temu siedział nad pustym grobem przez trzy godziny. Szczelnie otulony lepkim tumanem, zanim powróciło ciepło letnich miesięcy i odnalazł drogę do domu. Wspomnienie tamtej przygody sprowadziło go na ziemię. Miał dość rozumu, by zostać na miejscu. Zimno dawało się we znaki, ale bywało mu zimniej. Był mokry, lecz nie całkiem. I na razie jeszcze nie czuł głodu. Fizycznie nic mu nie dolegało. I dopóki nie wybierał się na oślep we mgłę, nic mu też nie groziło. Opuścił wzrok na łopatę. Wydała mu się znajoma. Niespecjalnie lubiana, ale przynajmniej znajoma. Znowu rozpadał się deszcz, więc Steven zasłonił głowę pudełkiem na drugie śniadanie. Krople, które na liście wrzosu spadały niczym na poduszki. Nad jego czaszką grzechotały jakby waliły w cynowy dach. Jeśli nie będzie się ruszał, szybko zmarznie. Z ociąganiem podniósł łopatę. Odszukał miejsce, gdzie pierwszym uderzeniem rozłupał ziemię i ponownie walnął tam grubą blachą. Zrobił to niechętnie, bez przekonania, ale już następny ruch był mocniejszy, a przy czwartym Steven wrócił do znajomego rytmu. Zanim wykopał dół do połowy, miał absolutną pewność, że się nie podda, nawet jeśli chodzi wyłącznie o to, by się rozgrzać. Kopanie nadawało jego życiu sens. Miał jakiś cel. Nie był to cel bardzo wzniosły, najprawdopodobniej z czasem rozpłynie się i zniknie. Mimo wszystko jednak cel to już coś, prawda? Cichy, lecz złośliwy głosik sprzeciwiał się, utrzymując, że cel nic nie znaczy, że w ogóle nie ma znaczenia. Ale inny, mocniejszy głos był innego zdania. Nie umiał podsunąć odpowiedzi, stawiał jedynie kolejne pytanie, ale właśnie ono pozwoliło Stevenowi kopać, aż długi czas później niewidzialne słońce powróciło na niewidoczne niebo. Skoro wszystko było nieważne, to dlaczego miało tak ogromne znaczenie? Odcinek dziewiąty. Rozdział trzynasty. Steven, śniadanie? Już idę. Drżącymi rękami otworzył list od seryjnego mordercy. S. L. Dzięki za miły i zgrabny list. Czas nie czeka, bo tego bardzo nie lubi. Może spowalnia z powagą. A. A. Dygocąc z niecierpliwości, odwrócił list na drugą stronę. Ustawił pod odpowiednim kątem do światła. Nic. Papier, tani i cienki, nie nosił żadnych śladów tajemniczego przekazu. Chłopak zapalił światło w toalecie. Nadal nic nie znalazł. Ściągnął brwi. Po co Ewry odpisywał, skoro nie miał zamiaru mu pomóc? Na dodatek zmieniło się pismo mordercy. Poprzednio stawiał znaki równo i starannie. Teraz były niedbałe, poznaczone wielkimi literami bez ładu i składu. Steven, idę. Z książek dowiedział się, że seryjni mordercy lubią się zabawiać. Najpierw ze swoimi ofiarami, a potem z policją. Chcą się pokazać. O ile potrafił ocenić, właśnie dzięki temu większość z nich złapano. Oczywiście większość spośród tych, których złapano. Może Ewry po prostu lubił dostawać listy i dlatego nakłaniał do ich pisania. W takim razie jednak powinien był włożyć nieco więcej wysiłku, Próbę zachęcenia swojego korespondenta do odpowiedzi. Steven nie potrafił osądzić, czy podziękowanie za zgrabny list brzmiało ironicznie, czy nie. Sam by pierwszy przyznał, że jego list nie stanowił przykładu twórczości z najwyższej półki, ale jeżeli Ewry znalazł i zrozumiał ukrytą wiadomość, to może faktycznie uznał go za zgrabny list. Może zdanie o czasie oznaczało, że Steven dobrze zrobił, pytając akurat teraz. Z drugiej strony, jeżeli Ewry odkrył przesłanie, to dlaczego nie odpowiedział w ten sam sposób, za pomocą mapy? A może? Drzwi łazienki stanęły otworem. Steven aż podskoczył. W progu zjawiła się matka z twarzą zaczerwienioną od biegu po schodach. Co ty tu robisz do jasnej cholery? Mamo, siedzę na klopie. Letty przyjrzała mu się uważniej. Z podciągniętymi spodniami? Wołam cię już z dziesięć minut. Dopiero teraz dostrzegła list w ręku syna. Co to? Steven poczerwieniał. Złożył arkusz. Nic. Podniósł wzrok na matkę. Wyraźnie była zdecydowana uzyskać odpowiedź. Jej twarz zmieniła się w kamienną maskę. Zwykły list. Od kogo? Steven aż się skurczył. Leti wyciągnęła rękę. Daj. Steven nie drgnął, więc sama wzięła list, a on nie odważył się zaprotestować. Rozłożyła kartkę, przeczytała krótką wiadomość, długi czas milczała, a sen patrzył na nią z lękiem. Leti wpatrywała się w list, jakby w nim znajdowały się ukryte instrukcje dotyczące jej właściwej reakcji. Zerknęła na drugą stronę kartki, a wtedy Steven w duchu podziękował Bogu, że A.A. jednak nie umieścił mapy na odwrocie. W końcu, gdy minął czas tak długi, że wydawał się wiecznością, Letty niespodziewanie oddała list synowi. Na dół, natychmiast Steven nie posiadał się ze zdumienia. Zszedł za matką po schodach na parter do kuchni, gdzie w miejsce mleka rozmiękały płatki chirios. Babcia założyła ręce na piersi i zmierzyła go uważnym spojrzeniem. No i gdzie był? W łazience. Babcia prychnęła znacząco. Już ona dobrze wiedziała, co chłopcy w wieku Stevena wyprawiają w toalecie. A miało to bardzo niewiele wspólnego z tym, co robią tam porządni ludzie. Steven spiekł raka, a babcia prychnęła głośniej. Oto jej najgorsze podejrzenia okazały się słuszne. Mamo, daj mu spokój. Steven z zaskoczenia wbił zęby w łyżkę. Zabolało. Davy podniósł na niego spojrzenie z nad płatków, ale zaraz opuścił wzrok nieśmielony miną babki. Śniadanie minęło w ciszy. Steven umył miskę oraz łyżkę i poszedł do szkoły z listem od mordercy w kieszeni. Kaptury dopadły go w szkolnej bramie, pojawili się znikąd i wykręcili mu ręce za plecami, aż zgiął się w pół, potknął, omal nie przewrócił. Niewyraźnie usłyszał Chantel Cox zostawcie go, jeszcze większy wstyd. Bierz kasę na drugie śniadanie. Nie mam pieniędzy, tylko kanapki. Co tam nadajesz? Jeden chwycił go za włosy i pociągnął w górę, żeby lepiej słyszeli, drugi plasnął go w głowę otwartą dłonią, jak absolwent Akademii Policyjnej. Mam tylko kanapki. Ten, który trzymał go za włosy, gwałtownie potrząsnął rękami. Steven zagryzł zęby. Poczuł, jak rozpinają mu plecak, jak ciągną, jak w nim grzebią. Niewiele brakowało, a byłby stracił równowagę. Miał wrażenie, że jest antylopą powaloną przez dzikie psy, że stado pożera go żywcem. Książki, zeszyty, długopisy spadały mu wokół nóg, a oni bebeszyli plecak ciągle do niego przytroczony, ciągle stanowiący jego część. Zrobiło mu się niedobrze. Nagle pudełko z drugim śniadaniem znalazło się tuż pod jego brodą, bez wieczka. Czuć było pastą rybną, w oczach zapiekły go łzy poniżenia. Nie ma ciasta. Wszyscy trzej wybuchnęli śmiechem. Steven milczał. Głodny? Nie. Głodny jest. Brudna ręka wcisnęła mu kanapkę do ust. Wykręcał głowę, zaciskał wargi, ale w pewnej chwili poczuł ostry ból w nocy. Wtedy krzyknął, otwierając szeroko usta, i w tej samej chwili wypełniły się one kanapką, niczym gąbką o zapachu ryby, puchnącą, duszącą. Zakrztusił się, odkaszlnął kurwa, mać. Chłopak z brudnymi rękami otarł z twarzy wilgotny chleb. Koledzy się z niego śmiali, śmiesznie jak jasna cholera. Wcisnął Stevenowi w twarz pudełko na śniadanie. Jabłkiem trafił w oko, druga kanapka z pastą rybną dostała się do nosa. Krawędzie plastiku, podróbki produktu firmy Tupperware, zadziwiająco boleśnie wbiły się w skórę. Nagle pudełko stuknęło o ziemię i kaptury zniknęły. Wtopiły się w strumień dzieci w czerwonych i czarnych bluzach. W stronę Stevena szła jakaś nauczycielka. Nie widział jej dokładnie. Skrzywił się, gdy krew zaczęła napływać do uwolnionych ramion. — Nic ci się nie stało? Z rozciętej wargi sączyła się słona krew. — Nie, proszę pani. Pani Olery przyjrzała mu się bliżej. Wiedziała, że jest uczniem którejś z jej klas, ale za nic w świecie nie potrafiła sobie przypomnieć jego imienia. Chłopiec wyglądał jak cyrkowy klaun, na poczerwieniałej twarzy widniały głębokie purpurowe otarcia. Do czoła przylepiła się połowa kanapki. Policzki miał mazane masłem, a pod okiem ciemniejący siniak. Cuchnął rybą. Wtedy go rozpoznała. To ten chłopiec, którego zawsze było czuć pleśnią. Zaczątki współczucia dla ucznia natychmiast zastąpiła lekka niechęć. Pleśń i ryba. Simon, pozbieraj swoje rzeczy, poleciła szorstko. Już po dzwonku. Tak, proszę pani. Nie rozpoznała go. Zraniło go to do głębi. Przecież to on napisał całkiem dobry list, wart uwagi. Moja babcia udławiła się waszym filetem. Przysłane przez was Nintendo jest najwspanialszym prezentem, jaki kiedykolwiek otrzymałem. Wygrałem nagrodę za bycia najbardziej uprzejmym piłkarzem roku. Zastanowił się przelotnie, czy pani O'Leary by go zapamiętała, gdyby jej powiedział, że napisał do seryjnego mortercy z prośbą o pomoc w znalezieniu ciała wujka. Zdusił tę żałosną chęć natychmiast. Wtedy by go zapamiętała jako kłamce makabrycznego fantastę. Albo co gorsza uwierzyłaby mu i zadzwoniła do Leti, żeby uciąć tę korespondencję. Tak źle i tak niedobrze. Ruszaj się, ruszaj! Mówię ci, że już po dzwonku. Tak, proszę pani. Stała nad nim, wyraźnie zniecierpliwiona, gdy zbierał z mokrego asfaltu książki i zeszyty. Jedyne pocieszenie, że kanapki już się do niczego nie nadawały. Oszczędziło mu to wstydu. Nie musiał ich podnosić. Jabłko potoczyło się do rynsztoka. Zostawił je tam, żeby sobie spokojnie zgniło. Kilka chwil zajęło mu szukanie pokrywki od pojemnika na śniadanie. Znalazł ją pod samochodem. Wczołgał się tam na kolanach, więc kiedy wstał, miał ubłocone spodnie. Pani Oulery trzymała w ręku list od Arnolda Evriego. Stephen zmartwiał. Dzięki za miły, zgrabny list, przeczytała. Steven milczał. Cóż miał powiedzieć? Patrzył, jak nauczycielka przesuwa wzrokiem po skromnej treści, jak między jej brwiami pojawia się płytka zmarszczka. Trybiki w mózgu pani Uljary obracały się powoli, niby w zardzewiałym zamku szyfrowym, ale w końcu zaskoczyły. Kobieta podniosła wzrok na Stevena. A chłopcu żołądek podszedł do gardła. Widzę, że w domu też pisujesz całkiem dobre listy. Przez łamek sekundy sądził, że się przesłyszał, ale nie. Fala gorąca wypłynęła mu na szyję i ruszyła przez twarz. Tak, proszę pani. Nauczycielka się uśmiechnęła. Z ulgą stwierdziła, że zdołała obudzić w chłopcu jakieś sensowne zainteresowanie. Bardzo jej to było potrzebne, by zyskać przekonanie, że nie zmarnowała życia poświęcając je uczeniu. Podała Stevenowi list, chłopiec wziął go niepewnie. No już, Simonie, biegiem tak proszę pani i Steven pobiegł. Geografia Steven przerysowywał z zeszytu do ćwiczeń mapę południowej Afryki. Następnie wziął się do zaznaczania miejsc występowania bogactw mineralnych. Złota, diamentów, platyny. Niesłychana egzotyka. Parsknął z cicha na myśl o bogactwach naturalnych swojego kraju. Cyna, węgiel i glina. Tylko z ich powodu można było rozkopywać czubek podmorskiej góry, nazywany Wielką Brytanią. Cyna, węgiel i glina. No i trupy. Ciała zagrzebane w ziemi, w błocie, pod darnią. Doczesne szczątki ludzi, którzy spokojnie zmarli śmiercią naturalną, tych co stracili życie zaszlachtowani przez Piktów, Celtów, Sasów i Rzymian. Trupy royalistów i okrągłych głów nadziewanych na ostrza mieczy na soczystej angielskiej trawie. Przemysł oparty na cynie, węglu i glinie dawno przestał się rozwijać. Zwłok natomiast stale przybywało. Nie tak dawno pokazywano w telewizji w porze największej oglądalności ciała saskich chłopów, które wynurzyły się z ziemi. Przykre przebudzenie po wiekach odpoczynku. Ciała były równie istotnym bogactwem naturalnym Wielkiej Brytanii jak złoto w Afryce. Upadłe imperium, skurczone do różowych kropek, Wycofało się i skupiło wyłącznie na sobie. Znużone podbojami, odkrywało teraz siebie jak stary człowiek, który samotnie trwa w majątku popadającym w ruinę i z notesu o postrzępionych kartkach wybiera dawno zapomniane numery, uciekając w myślach od krótkiej przyszłości, zwracając się ku bogatej i zaniedbanej historii. Wielka Brytania została wzniesiona na ciałach zdobywców i podbitych. Steven czuł je nawet w tej chwili, w ziemi pod fundamentami szkoły, pod podłogą klasy, pod nogami krzesła, pod gumowymi podeszwami tenisówek. Tyle ciał, a on chciał tylko jedno. Czy to naprawdę tak wiele? Przesuwając uważnie grafitem po czystej stronicy, zastanawiał się, ile z tych dawnych szczątków znalazło się w ziemi za sprawą seryjnych morderców. W programie Time Team, nadawanym w telewizji na kanale czwartym, pokazywano kości udowe i uszkodzone czaszki wyciągnięte z ziemi, liczące sobie ponad dwa tysiące lat. Czy stanowiły one dowód zbrodni? Czy saski chłopiec albo dziewczynka z dynastii Tudorów byli ofiarami morderstwa? Jednymi z wielu? Czy archeolodzy rozkopujący ziemię za dwieście lat będą potrafili połączyć sześć, osiem albo dziesięć szkieletów, stwierdzić bez wątpienia, że te osoby zostały zabite, że zginęły z jednej ręki? Arnold Avery został skazany za sześć morderstw, plus wujek Billy, plus kto wie kto jeszcze. Ile zamordowanych dzieci leżało w płytkich grobach? Ilu ludzi zginęło z rąk morderców w ciągu całej historii ludzkości? Czy Steven stąpał po ich szczątkach wracając do domu? Czy ich bezokie czaszki zerkały na niego, gdy przeszukiwał stare kopalnie w paśmie Brandon Hills? Zadrżał, mapy się przesunęły. Gdy znów starannie nakładał Johannesburg na Johannesburg, no tak. Wokół niego rozległy się chichoty, pani James podniosła wzrok z prac. — Steven? Chciałbyś nam coś powiedzieć? Ale Steven zużył oddech na wykrzyknik, a drugiego nie potrafił w tej chwili zaczerpnąć. Skopiowana linia była nawet bardziej haczykowata niż powinna. Ręce mu się trzęsły, całe ciało dygotało z podniecenia i strachu. Energicznie odepnął od siebie atlas drogowy, ten ślizgiem zsunął się z kuchennego blatu i uderzył w podłogę, gniotąc czubek grzbietu. Steven nawet tego nie zauważył. Nie pierwszy raz korzystał z atlasu. Wcześniej skopiował granicę x Mor na arkuszu papieru dla artystów, tego, który posłał do Arnolda Evriego. Teraz przerysował kontur na przebitkę, zaznaczył granicę parku, i szybkot. Telewizor w dużym pokoju był włączony, ale Steven i tak podejrzliwie zlustrował korytarz, zanim rozłożył list odewriego i starannie wygładził kartkę na stole. Inicjały SL ze słowa spowalnia, umieścił na kropce oznaczającej szybkot. Serce waliło mu jak młotem. Za miły, zgrabny YG oraz tego bardzo, czyli TD, znajdowały się na północny wschód od Shipcote, w pobliżu Dunker Beacon. evry pokazał mu groby Jasmin Gregory i Tobiego Danstana. Steven złamał szyfr. Odcinek dziesiąty Rozdział czternasty Letty Lamp sprzątała wielki dom i myślała o swoim starszym synu. Po raz pierwszy od dłuższego czasu. Och, oczywiście myślała o nim dzień w dzień. Dlaczego jeszcze nie wstał? Czy odrobił lekcje? Gdzie się podział jego krawat? Ale minęły już całe dni, właściwie tygodnie, a może nawet i miesiące, uświadomiła sobie ze wstydem, odkąd naprawdę myślała o nim samym. Jednakże niemal w chwili, gdy ta myśl się pojawiła, Letty postanowiła ją zdusić. Nie mogła myśleć o Stevenie, nie myśląc o Deweju, a nie potrafiła myśleć o Deweju bez przykrej świadomości, że młodszy syn jest jej faworytem. Z kolei poczucie winy przywodziło na myśl matkę, biedną panią Peters, oraz wspomnienie, że bardziej kochała Billiego. Sytuacja stara jak świat. Łącząca czas i ludzi. Letty, myśląc o Stevenie, zawsze dryfowała myślami ku Billiemu. Dla niej byli tak mocno powiązani, że stanowili nieomal jedną osobę: Steven i Billy. Billy i Steven. I w dodatku Steven był prawie w tym samym wieku co Billy, kiedy zniknął. Tym gorzej. Chociaż kochała Stevena, musiała sobie o tym przypominać. Bo złość i uraza wobec brata naturalnie przechodziły na syna. Potarła kolisty ślad po wodzie na blacie stołu w holu. Kuchała i polerowała, jakby ten kosztowny mebel z mahoniu stanowił jej własność. Próżno by się doszukiwać jej winy, przecież każdy ma swoje sympatie, prawda? Nic bardziej naturalnego. W dodatku, Davy naprawdę był milszy słodki taki miał cudny głosik i zabawnie się wyrażał, całkiem nieświadomie. Dlaczego więc miałaby go nie lubić? Jak miałaby to zmienić? Steven, zamknięty w sobie, zawsze z lekko ściągniętymi brwiami, wcale jej nie ułatwiał zadania. Wiecznie robił wrażenie zmartwionego. Akurat miał się czym przejmować. Letty poczuła znajome ukłucie gniewu. Steven wyglądał, jakby dźwigał na barkach cały świat. Smarkacz jeden. A przecież to ona musiała utrzymać rodzinę. Ona szorowała podłogi w cudzym domu, żeby Steven mógł kupić skrawki w niebieskim delfinie. Ona samotnie wychowywała dwójkę dzieci, nie on. On właśnie przeżywał swoje najszczęśliwsze dni na litość boską. Nie mogła usunąć okrągłego śladu ze stołu. Tak to już jest. Im ludzie bogatsi, tym mniej dbają o swoje rzeczy. Poszła do kuchni, otworzyła spiżarkę wypełnioną nieprawdopodobnym jedzeniem, na które jej nie było stać. Wszystko z Marksa and Spencera. Na dobrą sprawę w ogóle nie bardzo by wiedziała, co robić z zawartością spiżarni Harrisonów. Jakoś jej się ona nie kojarzyła z jedzeniem. Nie miała nic wspólnego z tanimi monotonnymi posiłkami, które pojawiały się na jej stole. Pani Harrison zawsze ją zachęcała, żeby się częstowała. Oczywiście nie chodziło jej o babeczki z borowikami albo kurczaka w crème fraîche ze słodką kukurydzą czy młode strączki zielonego groszku. Miała na myśli ciastka i przekąski trzymane w szafce dziecięcej. Letty poświęciła całkiem sporo czasu na szukanie tam czegoś do zjedzenia, ale nie zebrała się na odwagę, żeby otworzyć paczkę biszkoptów w czekoladzie zapakowanych jak na prezent albo rozedrzeć folię z chipsami o smaku dojrzałego cheddar'a lub papryki. Zdarzało jej się wziąć jedynie herbatniki przekładane kremem. Jadła nad zlewem, żeby nie nakruszyć. W spiżarce widziała bakalie, słoiki orzechów, makadami. Brazylijskich i włoskich, a także migdały. Orzechy brazylijskie były tak wyśmienitej jakości, że nie udało jej się znaleźć żadnego skruszonego musiała jeden przekroić. Potarła nim ślad po wodzie zaczął blednąć. Ten list Stevena. Właśnie dlatego teraz myślała o synu. Czuła się trochę winna, że go przeczytała choć była to korespondencja bez wątpienia prywatna, ale do licha ciężkiego, wołała smarkacza dobry kwadrans, już myślała, że ogłuchł, chociaż uszy by na to nie wskazywały. Uszy Stevena sterczały pod dziwnym kątem i zawsze były zaczerwienione na końcach. Natomiast uszka Daveya były drobne, mięciutkie i śliczne. Ciekawy ten list. Miała ochotę zapytać Stevena, od kogo go dostał, ale w ostatniej chwili ugryzła się w język. Gdzieś na skraju myśli obudziło się w niej wspomnienie liściku, który otrzymała jako dwunastolatka. Nil Weinstone napisał na odwrocie ćwiczeń z języka Masz ładne włosy. Steven wydawał się jeszcze za młody, za bardzo oderwany od rzeczywistości. A co tam? Zbyt żałosny, żeby mieć dziewczynę. No ale z drugiej strony najwyraźniej napisał jakiś list. Dzięki za miły, zgrabny list. Ciekawe, co uchodziło za zgrabny list w czasach sms-ów i e-maili. Treść zajmująca więcej niż dwie linijki, brak błędów ortograficznych, czy deklaracja dozgonnej miłości. Myślała o starszym synu z niepokojem. Martwiło ją zwłaszcza jedno chwila, kiedy stanie na progu jej domu matka jakiejś czternastoletniej puszczalskiej, żądając przeprowadzenia testu na ojcostwo. Ściągnęła brwi, już widziała, jak na zmianę z matką puszczalskiej opiekują się dzieckiem, a pannica w tym czasie usiłuje skończyć szkołę. W tej wersji przyszłości zostałaby babcią w wieku trzydziestu czterech lat. Nagle zrobiło jej się słabo. Musiała się przytrzymać stołu. Wyraźnie czuła, że potworny wir wsysają i ciągnie w stronę śmierci, chociaż właściwie nigdy nie żyła naprawdę. Kiedy miała żyć? Kiedy miała szansę żyć naprawdę? Jakim prawem ten smarkacz rujnuje jej życie? Rozkleiła się. Pokonało ją z jednej strony poczucie winy, a z drugiej rozżalenie. Guzyna płynęły jej do oczu. Otarła je szybko, żeby tuż nie spłynął z rzęs. Przed odebraniem deweya czekało ją sprzątanie jeszcze w dwóch domach. Musiała przyzwoicie wyglądać i nie mogła ludziom psuć humorów, nawet jeżeli sama była w pieskim nastroju. Kilka razy odetchnęła głębiej, czekając, aż minie ten stan dziwacznego skołowania. Nadal trzymała w dłoniach połówki orzecha brazylijskiego. W przypływie buńczuczności, zjadła je obie. Rozdział piętnasty S. L. zaczynał tracić cierpliwość. Arnold Evry leżał na gruzłowatej pryczy z wystającymi sprężynami, na której nie sposób było się wyspać. Z leniwym uśmiechem raz jeszcze przyjrzał się listowi. Tym razem przesłanie charakteryzowała prostota właściwa dla Zen — w. P. S. L chciał wiedzieć rozkoszny odsłonił karty. Sądził, że sprytnie ukrywa swoją tożsamość. Tymczasem niezdarnie się ujawnił, a przynajmniej pozwolił snuć domysły na swój temat. Przede wszystkim z pewnością nigdy nie był w więzieniu. W przeciwnym razie wiedziałby, że za kratkami wypadki toczą się pomału. Dni wloką się powoli. Noce jeszcze wolniej. Między śniadaniem a obiadem mijają całe wieki. Od obiadu do kolacji tysiąc lecia. A noc trwa wieczność. Stąd sześć czy siedem tygodni od pierwszego listu, które dla Ewriego nie znaczyły nic, dla S.L. najwyraźniej stanowiły ogromny przedział czasu. Evriemu się nie śpieszyło. Im dłużej trwała ta. Mnemotechniczna korespondencja tym lepiej. Rozczarowała go nieco słabość SL. Sądził, że ma do czynienia z osobą na podobnym poziomie intelektualnym. A tu okazało się, że tajemniczy korespondent jest mniej bystry, znacznie mniej. Taki dowód zniecierpliwienia mogła dać jedynie osoba, która nie potrafi dogłębnie przemyśleć sprawy. Ewry z przykrością wspominał dzień, gdy czekał na powrót Mejsona Dingla z kluczykami od samochodu. Gdyby się wtedy zdobył na cierpliwość, gdyby nie zjawiło się na placu zabaw to drugie dziecko, gdyby nie zaczęło się huśtać tuż obok, gdyby wtedy nad sobą zapanował. Pośród wszystkich dawnych wspomnień myśli o Mejsonie Dinglu drażniły go jak blizny po ospie stały się nieproszone i niechciane, napływały raz, dwa razy w tygodniu, przez nie czuł się mierny i głupi. Teraz był innym człowiekiem, zamknięty w kamienno-żelaznym grobowcu budzącym echo, pojął znaczenie cierpliwości. Prowadzić uprzejme rozmowy z funkcjonariuszem Finlejem mógł tylko dzięki anielskiej cierpliwości. Codzienne stanie w kolejce po jedzenie, uwieńczone złośliwym uśmiechem skretyniałej małpy oraz informacją, że z lasani zostały tylko przypalone resztki, wymagało cierpliwości i zimnej krwi. Niestety opanował tę sztukę zbyt późno. Zrzymał się, bo teraz, gdy wreszcie doprowadził ją do perfekcji, gdy został mistrzem cierpliwości, nie miał sposobności, by tę cechę wykorzystać. Właśnie dlatego ów list, zdradzający rozdrażnienie, sprawił mu przyjemność większą niż cokolwiek innego od czasu pierwszego szalenie ostrożnego pisma SL. Ujawnił szczelinę w pancerzu korespondenta. Niezręczne odsłonięcie pragnienia, które dało Evriemu coś, czego nie miał już od dawna władzę. Rozdział 16. Arnold Avery nie odpisał, a brak jego listu Steven odczuwał jak fizyczną dolegliwość. Zdarzało się, że czasami coś go drażniło w uchu albo w gardle, a raczej gdzieś między uchem a gardłem. I niezależnie od tego, jak głęboko wsadzał palec do ucha albo ile razy chrząkał czy odkasływał, w żaden sposób nie mógł dosięgnąć punktu, który doprowadzał go do rozpaczy. Brak odpowiedzi od Ewriego był właśnie tym, czym to pieczenie połączone ze swędzeniem. Tyle, że tak mocnym i tak głębokim, że Steven miał ochotę rzucić się na ziemię, tarzać i wyć, jak pies wydany na pastwę pcheł, gotów na wszystko, byle się podrapać. Minął już miesiąc z Okładem, wrzosy zaczynały kwitnąć. Steven był szczupły. A tygodnie oczekiwania jeszcze bardziej wyostrzyły mu rysy. Pod oczami wykwitły sińce z niewyspania, a pionowa zmarszczka na czole pogłębiła się. Przestał kopać. Na myśl o kopaniu robiło mu się niedobrze. Czuł się chory za każdym razem, gdy przez okno łazienki spoglądał na wrzosowisko. Przytłaczało go, szturchało. Stało nad nim jak bezlitosny sędzia bezowocnych wysiłków niezadowolony z ich przerwania. Steven uważał, że dzięki Arnoldowi Ewriemu jest blisko prawdy, tak blisko, że losowe rozkopywanie wrzosowiska zasługiwałoby wyłącznie na szyderczy śmiech. Bo przecież był to człowiek znający miejsce, gdzie został pochowany wujek Bili. A on, Steven, skontaktował się z nim ów człowiek zrozumiał reguły, jakie Steven zaproponował i przyłączył się do gry. Dlatego chłopak porzucił kopanie, tę drugą rozgrywkę, bez innych graczy, bez określonych reguł, bez szans na wygraną. Chwila, gdy przyznał przed samym sobą, że podjął się zadania beznadziejnego, okazała się najbardziej bolesnym momentem w jego krótkim życiu. Był skołowany i apatyczny do tego stopnia, że leti zwróciła na niego uwagę. Nie idziesz dziś z Luisem? Spytała w końcu. Steven tylko pokręcił głową. Więcej nie pytała. Miała nadzieję, że ta smętna mina i ściągnięta twarz to skutek kłótni z Luisem, a nie jakaś sprawka z hipotetyczną puszczalską. Dzięki za miły, zgrabny list, obijały jej się w głowie słowa, które trudno omawiać, słowa o których nie sposób zapomnieć. Pozostawało jej mieć nadzieję, że jednak chodzi o Luisa, bo na zajmowanie się kłopotami syna stanowczo nie miała czasu. Uczniowie po kolei czytali srebrny miecz, a Steven Wbił wzrok w białą tablicę i myślał o tym, co się stanie, jeśli Arnold Avery nie odpisze wcale. Czy zdoła się z tym pogodzić i żyć jak dawniej? Sam siebie przekonywał, że tak, ale poczerwieniała twarz przeczyła ewidentnemu kłamstwu. Bo w rzeczywistości uzależnił się od Avery'ego. Wszystkie nadzieje pokładał we wspólnej grze w kotka i myszkę. Po raz tysięczny Pożałował, że nie ma komu się zwierzyć. Nie chodziło o kogoś takiego jak luis. Potrzebował kogoś starszego, mądrzejszego, kto by mu powiedział, gdzie popełnił błąd i w jaki sposób go naprawić. Zaklął pod nosem, używając najgorszego słowa, jakie znał, czyli pierdolony. Był pierdolonym idiotą. Najwyraźniej ostatni list wkurzył Ewriego do tego stopnia, że morderca zabrał swoje zabawki i poszedł się bawić do swojej piaskownicy. Przy czym dobitnie przypomniał Stevenowi, że zabawki faktycznie właśnie do niego należą. Ze skurczonym żołądkiem Steven uświadomił sobie, że jeśli nadal zamierza brać udział w grze, będzie musiał się postarać na nowo zaprzyjaźnić z wrogiem, nawet jeśli nie ma na to najmniejszej chęci. Przez trzy długie lata kopał doły, bo był nieugięty i teraz wzdragał się na myśl, że musi się ugiąć przed wolą człowieka, który najprawdopodobniej zamordował wujka Billiego. Nagle jednak, całkiem jak u szczura tresowanego wstrząsami elektrycznymi, upór skurczył się i ustąpił przed strachem, że Steven nigdy się nie dowie tego, co chciał wiedzieć. Wrażenie było tak silne, że aż podskoczył w ławce i boleśnie wyrżnął o blat nad garstkiem. Błyskawicznie wrócił na ziemię, znalazł się ponownie w klasie. Te, epileptyk! Roześmiali się wszyscy oprócz pani O'Lery, która zwróciła kapturowi uwagę niezbyt dobitnie. Bała się, że jeśli każe bezczelnemu uczniowi wyjść z klasy, jej słowa zostaną zlekceważone, więc nawet nie próbowała. Zamiast tego poleciło mu przeczytać następną stronę lektury. Chłopak zmieszył ją groźnym spojrzeniem i zaczął niezdarnie brnąć przez tekst. Steven westchnął, otarł pot z czoła. Wiedział, że sam dłużej nie da rady. Podobnie jak przy incydencie z owczą szczęką, zobaczył światełko w tunelu, ale wiedział, że bez pomocy, którą mógł uzyskać wyłącznie od Evriego, Zgubi się w ciemnościach. Nie były to wymysły zrodzone z fałszywej nadziei, tylko prawdziwy postęp, owoc długich miesięcy staranego planowania i wypełniania planu. Miał u Ewriego jedną szansę. Wiedział, że jeśli zawali sprawę, druga okazja się nie zdarzy. Albo będzie musiał przerwać poszukiwania, które nadawały jego życiu sens, albo będzie szukał do upojenia, pewnie aż się zestarzeje. I stanie się jak ci łachmaniarze, co grzebią w śmieciach, tylko wózek ukradziony w Tesco zastąpi zardzewiała łopata. Jeszcze raz westchnął głęboko. W zasadzie nie miał wyboru. Nigdy nie był pyszny, więc też bez większego kłopotu przełknął resztki dumy. Przyjemność żadna, ale też niespecjalna przykrość. Tak jak uczuł wujek Dżud, Steven zdecydował, czego chce i określił jedyną, jego zdaniem, drogę prowadzącą do celu. A teraz będzie musiał, jak Davy, zostać przyjacielem Frankensteina. Odcinek jedenasty Rozdział siedemnasty Arnold Ewry lubił myśleć o ławkach, które robił w więzieniu, jako o szczeblach do wolności. Od pierwszego dnia osadzenia – Miał przed sobą tylko jeden cel, a mianowicie zostać zwolnionym najszybciej, jak się da, w zgodzie z prawem. Takie życie to nie życie. Rozdrażnione pochukiwania czytelników tabloidu Daily Mail byłyby dla niego najsłodszą muzyką. Dowiedział się, że żywot w zamknięciu to żadna przyjemność od razu, gdy go aresztowano, a potem uświadomił to sobie ponownie w Cardiff. Mimo wszystko zaskoczyło go bolesne uczucie mdłości, gdy sędzia ogłosił wyrok. Jeszcze zanim dotarł do Heavy Tree, postanowił zostać wzorowym więźniem, żeby wrócić na wolność, zanim kompletnie wyłysieje i straci wszystkie zęby. Dopóki będzie na tyle młody, żeby móc cieszyć się życiem. W taki sposób, jaki zechce. Do rzeczy. Wzorowy więzień pragnie odnowy to też Ewry zapisywał się przez lata na niezliczone zajęcia, kursy i warsztaty. W rezultacie dysponował różnymi dyplomami, przyswoił sobie materiał szkoły średniej z matematyki, szczycił się doskonałymi notami z języka, ze sztuki i biologii, zaznajomił się z podstawami psychiatrii oraz uzyskał certyfikat potwierdzający umiejętność niesienia pierwszej pomocy. Wszystko to się opłacało. Dwa lata wcześniej, po złożeniu pierwszego wniosku o zwolnienie warunkowe, zaakceptowano przeniesienie go z doskonale strzeżonego Heavy Tree do Longmore Prison na terenie Dartmoor. Sam Ewry był zaskoczony. Owszem, miał nadzieję, że jego ostentacyjne zainteresowanie resocjalizacją pomoże mu osiągnąć upragniony cel, ale też nie do końca w to wierzył. Wiadomość o przeniesieniu okazała się prawdziwym przełomem. Każdy inny na jego miejscu byłby oburzony. Oczywiście oświadczenie, że można mu zaufać, iż nie ucieknie ze słabiej strzeżonego miejsca zamknięcia, to nie to samo, co zwolnienie warunkowe po dwudziestu latach odsiadki. Ale mimo wszystko bardzo dobry początek. W porównaniu z Heavy Tree Longmore można było uznać za obóz wakacyjny. Oddział cel jednoosobowych został niedawno odnowiony. Strażnicy byli zdecydowanie mniej brutalni, a możliwości udziału w zajęciach integracyjnych dużo większe, więc do kompletu zaliczył jeszcze kurs hydrauliki. Sam siebie zadziwił niekwestionowaną smykałką do stolarstwa. Okazało się, że lubi drewno i wszystko co z nim związane. Suchy zapach trocin, ciepło wiórów. Niesłychaną bliską alchemii przemianę desek w stół, krzesło albo ławkę. A najbardziej kochał godziny spędzone na szlifowaniu, bo ta czynność nie wymagała angażowania szarych komórek, dzięki czemu mógł myśleć o czym tylko zechciał, a jednocześnie zasługiwać na pochwały za ciężką pracę nad resocjalizacją, dążyć do zwolnienia warunkowego i nirwany. W ciągu dwóch lat Arnold Ewry uczył się stolarstwa. Zrobił sześć ławek. Pierwsza, najzwyklejsza pod słońcem, była dwuosobowa i prymitywnie łączona kołkami. Najnowsza miała 1,80 m długości, miejsce dla trzech osób, rzeźbione boki, zmyślnie wygięte oparcie, doskonale podtrzymujące plecy oraz w zasadzie niewidoczne łączenia na zakładkę. Teraz pracował nad ławką siódmą. Szlifując ją cierpliwie, pozwalał myślom szybować nad parkiem Ixmore. Prawie czuł zapach wrzosowiska. Urodzajnej, wilgotnej ziemi, krzewów i kwiatów, przełamany słabo wyczuwalną nutą odchodów bydła, kucyków i owiec. Najpierw wrócił myślami do Dunkery Beacon, gdzie skupiały się wszystkie jego wyobrażenia – Dopiero potem, rozpełzając się po łagodnych wzgórzach, niczym węźlaste pędy, stamtąd prawie udawało mu się rozróżnić poszczególne groby, nie z epatujących szczegółami rysunków drukowanych w gazetach, ale z pamięci. Ze wspomnień, które w nim przetrwały czas uwięzienia i nadal potrafiły ożywić nocne fantazje. Wystarczyła ta jedna myśl, żeby do ust nabiegła mu ślina. Przełknął ją głośno. Dartmoor to co innego. To wrzosowisko było szare. Twarde i nieustępliwe z powodu granitu, który wypychał ziemię i często przełamywał jej powierzchnię, by ponuro wycelować w obniżone niebo. Samo więzienie stanowiło przedłużenie kamienia. Szare, brzydkie, bez charakteru. Na terenie Dartmoor wrzosów było niewiele. Raczej Kolczaste janowce i pościnana przez owce żółta trawa. Brakowało temu miejscu delikatnej urody i fioletowej mgiełki. Dartmoor to nie Ixmore, lecz Ewry mimo wszystko chętnie by sobie powyglądał przez wąskie okno celi. Tyle tylko, że okno zostało zaślepione na polecenie więziennego psychiatry doktora Livera który uznał, że nawet wzrokowy kontakt z Rozowiskiem będzie przeciwdziałał jego wysiłkom zmierzającym do oczyszczenia psychiki Arnolda Everiego. W Everim wzbierała żółć. Rosły w nim nienawiść i wściekłość, zarezerwowane wyłącznie dla doktora Livera i funkcjonariusza Finleya. Niesłychane, ale Liver najwyraźniej nie pojmował, że Dartmoor to zupełnie co innego niż Xmoor. I może wzbudzić jedynie przelotne zainteresowanie ze względów estetycznych. Ponad wszelką wątpliwość szkieletowatemu doktorkowi po pięćdziesiątce fakt, że jeden i drugi obszar jest wrzosowiskiem, wystarczał, by zarządzić zasłonięcie okna, przez co Ewry był zgaszony i przybity nawet w ciągu lata. Haczyk polegał na tym, że Liver w pewnym stopniu miał rację. Mylił się, podejrzewając Ewry jego przywiązywanie zbyt wielkiej wagi do wrzosowiska, które znajdowało się za oknem celi, ale Ewry mógł go przekonać o tej pomyłce, jedynie odkrywając prawdziwe i straszne znaczenie, jakie nadawał każdej myśli, każdemu widokowi i każdemu napomknięciu o mniejszym, ładniejszym i łagodniejszym kuzynie Dartmoor, znajdującym się na północnym wybrzeżu Półwyspu. Gdyby Lever albo ktokolwiek inny zyskał blade pojęcie o tym, że samo słowo x przyprawia mordercę o całodzienną erekcję, wszelkie nędzne przywileje zostałyby mu cofnięte w mgnieniu oka. Avery nigdy nie zamordował dorosłego człowieka, ale miał świadomość, że mógłby zabić doktora Livera. Potężne ego lekarza czerpało siłę z władzy, jaką miał nad osadzonymi, którymi się zajmował. Ewry nie miał szczególnych zdolności do wyczuwania cudzego nastroju, ale poczucie wyższości nad Liverem zyskał w ciągu pierwszych kilku minut pierwszej sesji. W pewnym sensie odniósł wrażenie, jakby spojrzał w lustro. Zdawał sobie sprawę, że Liver jest niegłupi. Wyraźnie lubił robić wrażenie, chwalić się intelektem, zwłaszcza w otoczeniu, gdzie pod każdym względem miał powody czuć się lepszy. W końcu przecież nawet jeśli trafił się skazany mądrzejszy niż Liver, to i tak musiał przyznać, że fatalnie zawalił sprawę, skoro został złapany. A nie przeszkadzało, że doktorek pyszni się intelektem. Skoro człowiek ma zdolności, powinien z nich korzystać. Piłkarz niech gra w piłkę, kuglarz niech pokazuje sztuczki, a mądrale jest sprytniejszy od innych praktyczne zastosowanie teorii Darwina. W obecności Livera, Ewry stawał się człowiekiem bystrym, z przebłyskami intelektu, plasującymi go o niebo wyżej niż przeciętny włamywacz albo knajpiany awanturnik. Na tyle inteligentnym, by zainteresować doktora, ale nigdy aż tak mądrym, żeby go zaalarmować albo mu zagrozić na niwie sprawności intelektualnej. Prosił Livera o rady i zawsze się zgadzał z jego opinią nawet jeśli skutki miały być dla niego niekorzystne. Doskonałym przykładem było zabicie okna deskami. Gdy Liver zasugerował, że mogłoby to pomóc, Ewry zdusił chęć, by mu się wgryźć w gardło, wydał policzki i wolno pokiwał głową, jakby przyglądał się myśli dokładnie z każdej strony, zachowując najlepsze intencje. W końcu westchnął ciężko, podkreślając, że to przykra konieczność, Niemniej jednak konieczność. Liver uśmiechnął się wtedy i zanotował, że Arnold Every zdaje sobie sprawę, iż taka zmiana przybliży go do normalnego życia czekającego za murami. Ławki były następnym krokiem na drodze do wolności. No i ławki na dodatek dostarczały wspaniałej rozrywki. A w dodatku wiązała się z nimi jeszcze cudowna kwestia tabliczek. Ewry przesunął dłońmi po drewnie i sięgnął po błyszczącą miedzianą tabliczkę z otworami na śruby w każdym rogu. — Mogę prosić o śrubokręt? Andy Ralph przyjrzał mu się podejrzliwie, całkiem jakby osadzony nie używał śrubokręta już z tysiąc razy. I ani razu nie wpadł w szał. W końcu podał mu śrubokręt krzyżakowy. — Przepraszam, ale potrzebny mi płaski. Ralph Odebrał od niego narzędzie i dał mu śrubokręt płaski, taksując więźnia jeszcze bardziej podejrzliwym spojrzeniem. Ewry go zignorował. Idiota. Popatrzył na tabliczkę trzymaną w dłoni i uśmiechnął się na wspomnienie sceny, która do pierwszego listu od SL otwierała przed nim możliwość najwspanialszej podróży w przeszłość od czasu uwięzienia. Arnoldzie Słyszę, że robisz ławki. Tak, panie doktorze. Jak ci się to podoba? Bardzo lubię tę robotę. Daje dużo zadowolenia. To dobrze. To dobrze. Liver pokiwał głową, jakby był osobiście odpowiedzialny za poziom satysfakcji Ewryego. Tylko że odezwał się Ewry, po czym zamilkł i nerwowo oblizał wargi. Tak. Odezwał się Liver nagle zainteresowany. Zastanawiałem się. Słucham, słucham. Ewry poprawił się na siedzeniu, a potem wygiął palce, aż strzeliły. Typowy obraz człowieka borykającego się z ogromnym dylematem. Liver obserwował go spokojnie. Nigdzie mu się nie śpieszyło. Zastanawiałem się. Ewry ściszył głos nieomal do szeptu i spuścił wzrok na własne buty. Tak sobie pomyślałem, podjął niepewnie, że może bym przykręcał do ławek tabliczki. To znaczy do tych pierwszych to nie, bo one są niewyględne, ale do tych następnych, do tych dobrych. Jakie tabliczki? Ewy wydrapał brud spod paznokcia, choć był całkiem czysty. Z nazwiskami, szepnął ledwo do dosłyszalnie. umilku nie śmiał podnieść wzroku. Lekarz pochylił się nad biurkiem, by pogłębić wrażenie, że jest zainteresowany tematem. Ewry znał te zagrania. Jakie nazwiska? No, ich nazwiska. Ewry nie umiał się zdobyć na więcej. Siedział ze wzrokiem wbitym w kolana i miał nadzieję, że liver widzi wyobraźni, jak oczy mordercy wypełniają się łzami i że zrozumiał, co starał się powiedzieć. Lekarz Wyprostował się powoli, wstryknął długopisem firmy Parker. Ewry przetarł spuszczoną twarz rękawem, wiedząc, że taki gest ugruntuje wizerunek człowieka przeżywającego piekło. I rzeczywiście Liver połknął przynętę, razem z haczykiem, żyłką i z pławikiem. Debil. Ewry przykręcił miedzianą tabliczkę do swojej najlepszej ławki, odsunął się o krok i podziwiał własne dzieło pamięci Luka Diuberiego lat dziesięć. O tak, ławki stanowiły przepustkę do wolności, jak najbardziej, lecz odgrywały jeszcze inną rolę, stały się drogą do niewyobrażalnych rozkoszy, póki jeszcze ciągle tkwił w ponurym zamknięciu. W tej chwili wykonane przez niego ławki zdobiły dziedziniec i przejścia, gdzie znajdowały się także prace innych więźniów, choćby dobrze zabezpieczone klomby. Przy każdym spacerze Ewry ciągnął do jednej z nich jak po sznurku. Nie on jeden robił ławki, a od jakiegoś czasu inni więźniowie także zaczęli przyczepiać do nich tabliczki. W większości wypadków z imionami swoich dzieci, matek czy kochanek. Tymczasem Ewry jakoś nie miał ochoty siadać na innych ławkach. Rozkoszował się kontaktem z plakietką pamięci Milly Louise Crop. Przyciskał wcześniej specjalnie ubrudzonym w ziemi kciukiem John Eliot lat siedem, a w jedno pamiętne popołudnie pocierał się dyskretnie o oparcie ławki, mając przed oczami miedzianą tabliczkę ze słowami pamięci Louise Leverett. Przez cały ten czas napawał się wyborną ironią. Był zbyt mądry, żeby się ze swoją inteligencją zdradzić przed Leverem. Albo z tym, że czasem targała nim wściekłość, lub jak bardzo czekał na list od SL. Mimo całego opanowania i cierpliwości, Ewry nie umiał odsunąć od siebie rozważań i troski, czy aby na pewno postąpił właściwie, nie odpowiadając na ostatnie naglące pismo SL. Przez pierwsze dwa tygodnie po otrzymaniu suchego WP, cieszyła go świadomość, że SL. Czeka na coś, czego Arnold Ewry nie miał zamiaru mu ofiarować. Uczucie to dawało mu satysfakcję oraz świadomość władzy. Miłe doświadczenie napełniało więźnia energią. Następne dwa tygodnie okazały się trudniejsze. Choć zadowolenie do pewnego stopnia trwało, to jednak pojawiła się tęsknota za oczekiwaniem na odpowiedź SL na jakikolwiek list. Ewry musiał sobie samemu przypominać, że zachowuje się właściwie. Tymczasem jednak jego silna wola została poddana ciężkiej próbie i w końcu zaczął się zastanawiać, czy SL przypadkiem nie dał za wygraną. Ludziom brakuje zdecydowania. Ewry do nich nie należał, ale był wyjątkowy. SL już udowodnił, że jest niecierpliwy, więc może również nie radził sobie z wściekłością czy gniewem, i zwyczajnie zrezygnował z osiągnięcia celu. Myśl, że SL może nie zdawać sobie sprawy, iż teraz powinien Ewry jego przeprosić, była naprawdę przerażająca. Pierwsza przesyłka od SL zapoczątkowała najbardziej urozmaicone cztery miesiące więziennego życia, więc Ewry niechętnie by się rozstał z nowym znajomym. Każdy list stanowił przypomnienie wspaniałych minionych dni, a przecież każdy lubi wspominać swój najlepszy czas. Tydzień piąty jednostronnego moratorium przyniósł przygnębienie. SL był twardy. Ewry nie sypiał nocami, myślał, czuł się źle. Od czasu pierwszego listu SL noce były dla niego oazami rozkoszy, bo dzięki tajemniczemu korespondentowi zdołał na nowo przywołać wspomnienia w najdrobniejszych szczegółach choć myślał, że już nigdy mu się to nie uda. Teraz jednak leżał pozbawiony snu, niezdolny odzyskać nawet tych podlejszych wrażeń, niepokojąc się o sprawy techniczne, jak choćby niedoskonałości funkcjonowania poczty, albo zastanawiając się czy też SL, aby przypadkiem nie uknął całego incydentu z korespondencją w ramach jakiegoś chorego dowcipu, żeby kara odosobnienia okazała się dla Ewryego jeszcze bardziej dotkliwa. Właśnie ta ostatnia myśl w rezultacie obudziła w Ewrym wściekłość i dodała mu sił. Od czasu uwięzienia rzadko sobie pozwalał na luksus gwałtownych uczuć. Wiedział, że wściekłość była całkiem nieprzydatna w zamknięciu, które wymagało przede wszystkim uległości. Wobec czego uległość stała się nieodłącznym towarzyszem Ewryego od lat. Nigdy nie pozwolił sobie na okazanie gniewu wobec funkcjonariusza Finleya czy doktora Livera, chociaż gotowało się w nim na sam widok któregoś z tych dwóch. Teraz, w celi, powleczonej smolistą ciemnością, gdzie nie docierał nawet promyk księżyca, Ewry w myślach dodał SL do swojej krótkiej, ale ważnej listy osób znienawidzonych. i postanowił, że były korespondent nie dostanie od niego nic. Ani słowa, ani symbolu, ani nawet starannie złożonego kawałka papieru toaletowego, zapaćkanego gównem, dopóki nie przeprosi. Od ostatniego listu minęło pięć tygodni i cztery dni, gdy przyszedł w następny. Bez żadnej mapy, inicjałów, znaków zapytania. Zawierał tylko jedno słowo. Przepraszam. Ewy uśmiechnął się szeroko. Więcej było w tym słowie urazy niż prośby, ale niech tam. SL zrozumiał nauczkę. Uświadomił sobie, że nie on prowadzi tę grę i że Ewryu należy się w związku z tym szacunek. Za sprawą jednego słowa uznał jego władzę. Arnold Ewry zaczął się zastanawiać, jak ją najlepiej wykorzystać. Odcinek dwunasty. Rozdział osiemnasty. Gdyby Arnold Ewry wiedział, ile Stephen'a kosztowało napisanie tego jednego słowa, doceniłby je znacznie bardziej. Chłopiec zorientowawszy się, że obraził mordercę, wobec czego musi zawrzeć z nim pokój, napisał przynajmniej tuzin listów. Obejmowały one cały wachlarz odczuć od bezładnej litanii powodów, dla których tak bardzo potrzebna mu konkretna wiedza. Przez nafaszerowane pochlebstwami błagania o wskazówki, po wściekłe tyrady i skargi na gruboskórność więźnia. Moja babcia to stara krowa, ale to nie jej wina. Wszystko będzie lepiej, jeśli kiedy znajdziemy ciało Billiego. Jestem już strasznie zmęczony, więc proszę, musi mi Pan pomóc. Co byś powiedział, gdybym to ja ci to zrobił? I tak to szło puśtawka emocji, trwająca przez długie tygodnie. W końcu Steven pogubił się w błaganiach i pozostawał zaślepiony gniewem. Innymi słowy, przekonał się, że znacznie trudniej niż podejrzewał, przełknąć mu tę odrobinę dumy, jaką dysponował. W końcu, opierając się na prostocie, która doprowadziła go do genialnego rozwiązania z powagą, napisał zwyczajnie przepraszam. Mając nadzieję, że Ewry wyczyta w tym jednym słowie motywację, jaka najlepiej posłuży Stevenowi. Mniej zrobić się nie dało, ale więcej nie potrafił. Minął kolejny tydzień. W tym czasie Louis oznajmił, że Chantel Cox się w nim zabujała. Nie pierwszy raz Louis opowiadał z przekonaniem o swojej atrakcyjności seksualnej. W zeszłym roku latem od niechcenia wspomniał, że Melanie Spark pozwoliła mu dotknąć swojego cycka. Steven był nieziemsko zdumiony. Dopiero ostrożny wywiad zaowocował bardziej szczegółowymi informacjami, a mianowicie, że dotknięcie było przez sweter i grubą bawełnianą bluzę, że dotyczyło raczej żebra niż piersi i że ta podpuszczalska Melanie wyrżnęła Luisa łokciem w szyję. Wobec nieśmiałej sugestii Stevena, iż być może... Tylko być może Melanie Spark nie była aktywną uczestniczką epizodu z dotykaniem cycka. Louis uśmiechnął się z politowaniem i oświadczył, że wszystkie kobiety bez przerwy zmieniają zdanie na temat seksu. Każdy o tym wie. Tymczasem jednak Chantal Cox najwyraźniej nie zmieniła zdania. W każdym razie Louis nie miał świeżych siniaków, które by na to ewentualnie wskazywały. Lalo i ja byliśmy snajperami, a ona uciekła za szopę. Pobiegłem za nią. A Lalo, on się bał. Jak za nią pobiegł zeszłym razem, to mu przywaliła wężem ogrodowym. Ale ja pobiegłem, bo wiedziałem, że wczoraj tata mył samochód i zostawił wąż przed domem. Stała bez ruchu, więc ją zastrzeliłem, ale nie chciała upaść, bo tam gnój, wiesz. Steven wiedział. Sam kilka razy umarł w gnoju za szopą. — No to jej mówię, że jeżeli nie upadnie, to ją wezmę do niewoli. No, a ona na to, że nie ma sprawy, więc jej związałem ręce z tyłu swetrem, no nie? Steven pokiwał głową. On także bywał związywany swetrem Louisa. Wiele razy. Nic nie bolało i łatwo było się oswobodzić. No i potem ona mnie pocałowała. Same usta. Ona pocałowała ciebie? Ona mnie z języczkiem? Jak to? Luis wyraźnie nie zrozumiał. Czy wsadziła ci język do ust? Uściślił Steven. Na twarzy Luisa pojawiło się obrzydzenie Weź przestań. Steven poczerwieniał. Gdzieś słyszał, że tak właśnie robią dziewczyny. Ale teraz, zbity z tropu natychmiastową dezaprobatą Luisa. Nie potrafił sobie przypomnieć skąd o tym wiedział i czy źródło informacji było godne zaufania. Wiara we wszystko, co mówił Louis, stanowiła integralną część ich przyjaźni, więc raptem Steven bardzo wyraźnie odczuł, że nie tylko posunął się o wiele za daleko, ale też zboczył na śliski grunt. Musiał wracać na utartą ścieżkę i to jak najszybciej. Louis patrzył na niego wilkiem. Steven zrobił skruszoną minę. — Dotknąłeś jej cycka? — spytał. Miał nadzieję, że kolejna okazja do przechwałek pozwoli Luisowi odzyskać grunt pod nogami. I nie pomylił się. Przyjaciel jeszcze zgromił go wzrokiem, ale od razu entuzjastycznie przytaknął. — Jasne. I to obu jednocześnie. — Stwardniał mi na kamień i w ogóle. Steven wiedział, że to kłamstwo. Choć raczej nie wszystko. Pewnie faktycznie Chantel Cox pocałowała Luisa, albo może raczej została przez niego pocałowana. Natomiast co do reszty, zawsze umiał wyczuć, kiedy Luis zbaczał z prostej ścieżki prawdy i zaczynał błądzić po polu minowym, naszpikowanym kłamstwami. W oczach pojawiał mu się wtedy przebiegły błysk, całkiem jakby okiem wewnętrznym Skanował horyzont na okoliczność ewentualnych pułapek, jakie pociągało za sobą wciskanie kitu. Steven zawsze mu na to pozwalał. Sytuacja była podobna jak z połową kanapki. Po co się kłócić? Poza tym akurat przyszła mu do głowy zaskakująco dorosła myśl: skoro w zeszłym tygodniu przeprosił seryjnego mordercę. To tym bardziej mógł posłuchać o wymyślonym wzwodzie Louisa za ogrodową szopą w porównaniu z rzeczywistymi wydarzeniami całkiem bezbarwnym. A już poza wszystkim innym, pocałunkiem z Chantel Cox rzeczywiście każdy mógłby się przechwalać. Była śliczna, chociaż narwaniec, tyle tylko, że miała strasznie małe piersi i nigdy się nimi nie chełpiła przed chłopakami jak Alison Lovacot. Steven słyszał, że Alison Lovacot pokazała swoje balony Johnowi Kubiemu, kiedy stali w kolejce po obiad. Stevenowi trudno było w to uwierzyć, ale jeżeli faktycznie coś takiego miało się komuś przydarzyć, to na pewno Johnowi, bo on był kapitanem piłkarzy juniorów i najprzystojniejszym chłopakiem w szkole. W ten sposób przypomniało mu się, że to właśnie John Kubi mówił o całowaniu z języczkiem. Wobec czego wiadomość należało uważać za prawie na pewno prawdziwą. Teraz jednak było już za późno. Już się z tego wycofał. Ale myśl o tym, że Chantel Cox mogłaby wsadzić mu język do buzi, wcale nie budziła w nim obrzydzenia. Właściwie to przeszedł go lekki dreszcz. I to wcale nie było niemiłe. Poczerwieniał. Może jest nienormalny. Tak samo jak Arnold Avery. Ściągnął brwi, zmartwiony taką możliwością. Wolałby, żeby mu nigdy nie przyszła do głowy. — Co z tobą? — zapytał Louis ze zdziwieniem. — Nic. — odruchowo poderwał głowę. Okazało się, że są już właściwie pod domem Louisa. Chwilę później pożegnali się. Steven poszedł dalej sam. Uśmiechnął się do babci w oknie, ale ona tylko wykrzywiła usta, jakby stało się coś złego przez sam fakt, że wrócił ze szkoły. W przedpokoju Davy rozłożył chyba wszystkie swoje zabawki. Coś strzeliło Stevenowi pod stopą. Gdy spojrzał w dół, zobaczył złamany różowy, plastikowy element kupiony z okazji urodzin. Kopnął go pod ścianę. Steven? W głosie matki znać było napięcie. Chłopiec stanął bez ruchu. Przez głowę przeleciała mu myśl, czy gdyby teraz wyszedł po cichu, zorientowałaby się, że w ogóle był w domu? — Akurat wszedł — zdradziła go babcia. — Co? — nie udało mu się wyrzucić z głosu tonu obawy. — Przyjdź do mnie, proszę. Podniósł wzrok na babcie, która stanęła w drzwiach salonu, by obserwować jego ciężkie wstępowanie na gilotynę. Przejście do kuchni. Matka siedziała przy stole — a w ręku trzymała list od Arnolda Ewriego. Stevenowi aż się pęcherz skurczył ze strachu, prawie zgiął się w pół, żeby się nie posikać. Niewiele brakowało, a doszłoby do powtórki z reakcji przy okazji rozbierania stacji kosmicznej Lego. Leti zmierzyła go chłodnym spojrzeniem. Dostałeś list. Chłopak nie wiedział, co odpowiedzieć. Właściwie całkiem zapomniał, jak się mówi. Kark mu płonął, umierał. Leti opuściła wzrok na list, odkrząknęła. Przydałoby się zdjęcie, przeczytała. Zdjęcie. No jeszcze tylko tego trzeba, fuknęła babcia, stając za chłopakiem. Odsunęła go na bok, podeszła do córki. Chciała wyjąć list z jej dłoni, ale leti go nie oddała. Mamo, dam sobie radę. Babcia tylko prychnęła. Wszyscy doskonale znali takie prychnięcie. Oznaczało, że właśnie ona wie najlepiej. Skoro obie kobiety chwilowo skupiły się na czymś innym, Stephen zerknął na brązową kopertę. Tak jak poprzednio, nie odkrył na niej nic, co by zdradzało, skąd została wysłana. Wiedział też, że papier, którego używał Avery, nie miał żadnych oznaczeń więziennych. Była to najzwyklejsza kartka z zeszytu. Mógł na niej napisać każdy. Ewry zawsze notował swój numer więzienny na górze strony, ale bez kontekstu ciąg cyfr nic nie znaczył. Fakt, że ani koperta, ani papier niczego nie zdradziły, napełnił Stevena nadzieją, a nadzieja dała mu odwagę. Mogę przeczytać? Letty i babcia spojrzały na niego, jakby raptem poprosił o majtki z czystego złota. — Do mnie ten list, tak? Udało mu się nawet zawrzeć w pytaniu nutkę złości. I rzeczywiście, Letty nagle znalazła się w defensywie. Przecież otworzyła list, który nie do niej był adresowany. Niezależnie od okoliczności, trudno usprawiedliwić takie postępowanie. Mimo wszystko podjęła próbę. — List jest do ciebie rzeczywiście, ale jeżeli od dziewczyny, to także moja sprawa. Mam prawo wiedzieć kogo przelecisz i z czyim dzieckiem mnie zostawisz, prawda? Steven gorączkowo podążał torem nieznanych skojarzeń, po którym jego matka brnęła już od dawna. W końcu udało mu się pochwycić jakiś sens. Matka uważała, że list jest od dziewczyny, od jakiejś tajemniczej przyjaciółki, jego dziewczyny, od dziewczyny, z którą mógłby się przespać. Mało nie roześmiał się głośno. Tyle wiedział o seksie, że nawet nie miał pewności, czy całe to całowanie z języczkami jest prawdą, czy też tylko głupim dowcipem. Najbliższym jego kontaktem z seksem było słuchanie bajek Luisa o cyckach i twardnieniu na kamień. Gdyby Steven Lamp był taki jak na początku wiosny, rzeczywiście by się roześmiał w głos. Ale Steven Lamp, który pisał do seryjnego mordercy, potajemnie szukając ciała. Dostrzegł pewną sposobność i od razu ją wykorzystał. Wyciągnął dłoń po list, niby swobodnie, ale stanowczo. Nie dowiem się, kto napisał, dopóki nie przeczytam. Spokojny ton głosu syna i narastające poczucie winy zrobiły swoje. Letki podała mu list, choć babcia spoza jej pleców zgrzytnęła zębami. Stevenowi wystarczył jeden rzut oka. Przydałoby się zdjęcie. I tyle, nawet bez inicjałów nadawcy, nic obciążającego. Mało tego, treść całkowicie nie zrozumiała, ale to się zmieni. Był pewien, że ją zrozumie. D i B wyróżnione, to zauważył od razu. Tyle, że inicjały D, B na pierwszy rzut oka nie budziły w nim żadnych skojarzeń. Żadna z ofiar takich nie miała. Nieważne, zobaczył list znał szyfr, da sobie radę. A co ważniejsze, matka niczego się nie domyśli. Czy ten list też jest od AA? Z opanowaniem, które kazało mu podważyć własną uczciwość, Steven lekko wzruszył ramionami. Mamo, nie ma o czym mówić. Dziewczyna jak dziewczyna. To jest dziewczyna, która chce mieć twoje zdjęcie. Leti starała się znów wzbudzić w sobie czujność i podejrzliwość ale otwartość syna nie pozwalała jej nabrać wiatru w żagle. On tylko raz jeszcze wzruszył ramionami, włożył list do koperty i wsunął do tylnej kieszeni czarnych szkolnych spodni. Nie moja wina, że jestem fantastyczny. Rozmowa mogła się potoczyć w każdą stronę, ale na razie przebiegała tak, a nie inaczej. Leti wyraźnie się rozluźniła, na jej twarz wypłynął uśmiech. Objęła syna w pasie, a on wykręcił się lekko, udając, że nie chce co w policzek. Bitwę wygrała matka, oboje się roześmiali. Babcia odwróciła się do zlewu, ale Steven jeszcze zdążył dostrzec ulgę na jej twarzy i przez jeden błogi moment na nowo odczuł, dlaczego kopie doły na wrzosowisku. Właśnie dlatego. Dla takich momentów, gdy przez skorupę złości, bólu i nędzy Przebija się dowód, że mogą być prawdziwą rodziną. Gdy jest szczęśliwy, ale też niewyobrażalnie smutny jednocześnie. Poddał się i pozwolił matce się przytulić, tak jak go nie przytulała już od lat, położył głowę na jej ramieniu, pozwolił się głaskać po plecach, jakby był zmęczonym niemowlęciem. Steven, będziesz uważał? Jasne, mamo. Martwię się o ciebie. Wiem, będę uważał. Zapytaj go, czy umie się zabezpieczyć, rzuciła babcia, która wróciła do codzienności szybciej, niż można było oczekiwać. Leti puściła syna, objęła matkę wzrokiem. Nastrój prysł. Steven wyprostował się odrobinę niechętnie. Nie patrz tak na mnie, kochana, odezwała się babcia. Żałuję, że swego czasu nie przypilnowałam ciebie, żebyś się nie. Słowa zawisły w powietrzu, ale znaczące skinienie głową w stronę Stevena dokończyło myśl. Chłopak spiechł raka. Po części ze złości na babcie. Matka wzięła go za rękę. Steven, znasz sposoby zabezpieczania się, prawda? Mamo. Poczerwieniał z zakłopotania ale też w jakimś sensie był zadowolony z siebie, skoro i mama i babcia brały pod uwagę możliwość, że on, Steven Lamp, był dla kogoś na tyle godzien pożądania, że w którymś jeszcze nie całkiem zdefiniowanym punkcie przyszłości miałby uprawiać seks. Nie ma co, to jednak podnosi na duchu. Ale przede wszystkim przyprawiał o zakłopotanie odsunął się od matki. Na twarz wypłynęła mu kolejna fala gorąca. Widział w oczach leti obawę, a ponieważ nadal trzymała go za rękę, wydusił z siebie coś na kształt odpowiedzi. Mamo, nie martw się o mnie. Nie daj mi powodów, dobrze? Pokiwał głową i poszedł, chociaż wyraźnie widział po minie matki, że zdaniem babki wykpił się zbyt łatwo. Pokonał schody po dwa naraz. Niełatwe zadanie, ale Louis próbował i mu się nie udało, więc Steven postanowił potrenować, skoro Louis uznał, że warto. Na górny podest dotarł bez tchu. D. B. Żadne z dzieci nie miało takich inicjałów. Czyżby Ewry odsłaniał przed nim kolejne morderstwo? W swoim pokoju obejrzał list dokładnie, w mdłym świetle od okna. Nie znalazł żadnych dodatkowych znaków. Wyjął mapę Parku Narodowego Xmore, którą już wcześniej wykorzystywał przy korespondencji z Ewrym i rozłożył na niej list. Litery nie wskazywały żadnego konkretnego miejsca, więc nie zawracał sobie głowy dopasowywaniem ich do czegokolwiek. Przydałoby się zdjęcie. Ewry chciał mieć zdjęcie db, tylko kto to był db. Trzy dni później Steven w środku nocy zerwał się na równe nogi. Miał odpowiedź. Na pewno właściwą. Wyraźnie to czuł. D.B. Nie kto, tylko co. Najwyższy punkt na wrzosowisku. Miejsce, którego pobliżu znajdowały się wszystkie odkopane ciała. Arnold Evry chciał zdjęcie wierzchołka Dunker Beacon. Odcinek trzynasty. Rozdział dziewiętnasty Pieszo-droga na Dunkery Beacon trwała dobrze ponad godzinę, chociaż Steven szedł nieco szybciej niż zazwyczaj, bo nie niósł łopaty. Łopata. Teraz, kiedy przestał kopać, samo słowo łopata budziło w nim przykre skojarzenia z potencjalną porażką. Tak czy inaczej, bez niej szło się szybciej. Mógł swobodnie wymachiwać ramionami, Poruszać się w dogodnym rytmie, lekki pot wystąpił mu na czoło, a on szedł coraz wyżej i wyżej na szczyt wzgórza przez wrzosowisko. Nawet nie wziął kanapek, tylko butelka z wodą i aparat fotograficzny wypychały mu kieszenie starej kurtki przeciwdeszczowej. Aparat, tania jednorazówka, należał do Deweya. Trzy takie w opakowaniu młodszy brat dostał na urodziny. Pierwszy zużył, robiąc zdjęcia stóp, sufitów i nieostre podobizny ludzi. Drugi utopił wannie, fotografując epicką bitwę morską pomiędzy Action Manem i plagą istotnie z tej ziemi w kształcie kolorowych baniek mydlanych. Zbyt późno Davy zorientował się, że barwne stworzenia rozpuszczają się w gorącej wodzie, zmieniając w oleiste gluty lepki żel przypominający owocową gumę do rzucia. Naraził się na gniew matki i przestraszony upuścił aparat do wody. Trzeci stał pokryty kurzem na parapecie sypialni. Steven przywłaszczył go sobie bez skrupułów. Potrzebował go? Davy nie. Dunkery Beacon był nie tylko najwyżej położonym fragmentem Parku Narodowego x ale także najzimniejszym. Do takiego wniosku doszedł Steven, gdy wiatr trzepotał cienką kurtką, uderzając go w udo metalowym suwakiem. Zapiął go, żeby mu więcej nie sprawiał bólu. Jedynym elementem wartym oglądania, poza niezbyt dobrze widoczną panoramą, była płyta dedykująca obszar niespotykanej urody natury narodowi w roku 1935. W kamieniu wykuto nazwiska dobroczyńców. Steven nie mógł się powstrzymać od pogardliwego prychnięcia. Szkoda, że nie mogą dzisiaj podziwiać tej niespotykanej urody natury pomyślał. Z Dunkery Beacon często widać było kanał bristolski, a czasem łańcuch górski Brecon Beacons ciągnący się po drugiej stronie kanału, na obcej ziemi walijskiej. Ale dzisiaj niebo było białe. A nagi zamglony horyzont przesłaniał relief sinych chmur. Steven obrócił się, spojrzał w przeciwną stronę, w dół, na wyboisty trakt, którym dotarł na szczyt. U jego drugiego końca znajdowała się niewielka płaska plama żwiru, służąca za parking. Stały na niej dwa samochody. Nie było w tym nic dziwnego. Ludzie lubili piękne widoki, ale na szczęście lubili także spacery a nie sposób było się cieszyć jednym i drugim równocześnie, jeśli się nie wysiadło z samochodu. Steven rozejrzał się wokół, lecz nikogo nie zauważył. Niesamowite, jak szybko piechurzy znikali na pozornie łagodnych zboczach wzgórz. Szczyt Dunkery Beacon nie był całkiem łagodny. Tu i ówdzie wystawały z niego sterty kamieni, znaczące miejsce starożytnych kurhanów. Chłopiec wyjął z kieszeni niebieski plastikowy aparat i powoli obrócił się dookoła, rozważając najlepsze ujęcie. Zbyt szybko uświadomił sobie, co powinien sfotografować. Zrobiło mu się niedobrze. Ewry chciał dostać zdjęcie z jak najlepszym widokiem na Dunkery Beacon, na miejsce, gdzie zakopywał ciała. Steven nie myślał o trupach, spinając się na szczyt, ale teraz uświadomił sobie, że w promieniu zaledwie pięciuset metrów od niego znajdowały się swego czasu trzy płytkie groby. Jasmin Gregory, Louis Loverett, John Elliot. Z niezdrowym podnieceniem przyjrzał się otoczeniu, szukając jakichś dowodów, które by przetrwały wszystkie te długie lata, śladów po dołach kopanych w czasie poszukiwań. Kopce mogilne, Punkty charakterystyczne, świadczące o szacunku dla minionych pokoleń, zeszły na dalszy plan, a on odtwarzał w pamięci miejsca trzech par inicjałów, naniesionych czerwonym długopisem, znajdujących się gdzieś między targanymi wiatrem, janowcami. Okiem zabójcy szukał mielizn w darni, blizn wśród krzewów wrzosu. Tymczasem chłopieńcy rozum doszedłszy do głosu, przekonał go, że nic nie znajdzie. Minęło zbyt wiele czasu. Trawa, janowce i wrzosy już dawno zarosły odkryte miejsca, wpełzły na gołą ziemię, zabliźniły otwarte rany rodzin i całego narodu. Wiedział, że nie ma po co wypatrywać oczu, póki nie będzie wiedział dokładnie, w którym miejscu szukać, a i wtedy nie obędzie się bez pomocy wyobraźni. Wobec tego użył wyobraźni. Spojrzał przez brudny celownik na tę część wrzosowiska, gdzie prawdopodobnie znajdował się jeden z grobów, i wcisnął spust migawki. Jakoś szybko się to wszystko skończyło, biorąc pod uwagę, ile czasu zabrało mu dotarcie na miejsce. Toteż obrócił się nieco i zrobił następne zdjęcie, nim w końcu zaczął schodzić ze szczytu wzgórza. Mijając parking, zajrzał do samochodów. Czasami ludzie zostawiali w środku psy, nawet jeśli było gorąco. Steven wyobrażał sobie, że któregoś upalnego dnia znajdzie psa zamkniętego w samochodzie. Będzie musiał zbić szybę, żeby go uratować, a potem zabierze go ze sobą do domu, mając świadomość, że ocalił stworzenie przed następstwami głupoty ludzi, którzy na zwierzę nie zasługiwali. Tyle tylko, że dziś nie było gorąco, a ci, którzy przyjechali z psami do Exmoor, zjawili się tu po to, żeby je wyprowadzić na spacer, a nie zostawiać w samochodzie. Steven westchnął. Uświadomił sobie, że musiałby mieszkać przy supermarkecie, żeby faktycznie jego marzenia miały szansę się spełnić. A w Shipcote nie było supermarketu. Odwrócił się i raz jeszcze spojrzał na Dunkerbicon. Pobrązowiały i brzydki, skulony, pod nachmurzonym niebem. W ukośnie padającym świetle kamienie z kurhanu wydawały się znacznie wyraźniejsze niż z góry. Detale, które ze szczytu wydawały się płaskie, widziane od dołu, tworzyły plastyczną rzeźbę. Steven doszedł do wniosku, że z parkingu zrobi o wiele lepsze zdjęcie. Tak więc palcami zdrętwiałymi z zimna, jeszcze raz wydłubał aparat z kieszeni, wycelował obiektywem we wzgórze i przycisnął spust migawki. Po czym odwrócił się i pomaszerował do domu. Znajdował się na rozwidleniu drogi, gdzie powinien skręcić do szybkot, gdy zobaczył idące w jego stronę kaptury. Głowy mieli spuszczone, i nic dziwnego skoro w kiepską pogodę szli pod górę. Steven zamarł w bezruchu. Rozejrzał się wokół pośpiesznie, całkiem jak gdyby niespodzianie mogła wyrosnąć z płaskiego wrzosowiska jakaś skała, duży krzew albo drzewo, za którym mógłby się ukryć. Wiedział, że to bezcelowe. Mógł zniknąć im z oczu tutaj, na miejscu, między wyższymi wrzosami, tuż obok ścieżki. Razem z Luisem chowali się w ten sposób przed jego głupim psem. Kiedyś, kiedy jeszcze żył. Czekali, aż Bani pobiegnie za królikiem, potem kładli się we wrzosach i gwizdali. Chichotali, wyglądali ukradkiem i rozmawiali wyłącznie szeptem. Słyszeli, jak skundlony labrador buszuje w pobliżu, a na koniec zawsze byli zaskoczeni, gdy ich znajdował, trącał wielkim zimnym nosem. Oblizywał i szczekał podekscytowany. Była to solidna kryjówka, niestety wyłącznie z psiego punktu widzenia. Steven wiedział, że jeśli położy się między wrzosami, to kaptury zobaczą go, kiedy podejdą bliżej. Z dziesięciu metrów dostrzegą postać rozpłaszczoną ze strachu między fioletowymi pąkami jak głupi struś z głową w piachu. Wtedy nie tylko dopadną go i sponiewierają, ale jeszcze naje się wstydu. Przez moment stał wrośnięty w ziemię, sparaliżowany strachem, czekając, aż któryś z dyszących z wysiłku chłopaków podniesie wzrok i go zobaczy. Nie mógł się zdecydować, rędy uciekać. Aparat. Myśl pojawiła się w głowie z znienacka. Jeżeli go złapią, zabiorą mu aparat. Albo go zniszczą. Prędko wyciągnął go z kieszeni, rzucił pod krzak, starał się zapamiętać miejsce. Dwa jaśniejsze krzewy pokryte różowymi kwiatami. Gałązka żółtego janowca między nimi, tuż obok kamień w kształcie fasolki. Podniósł wzrok na kaptury w tym samym momencie, w którym jeden z nich spojrzał w górę i go zobaczył. Wtedy też zdał sobie sprawę, że chowając aparat stracił cenny czas na ucieczkę. Dopadli go w mgnieniu oka. Lamp, odezwał się najwyższy. Stał bez słowa, a oni na moment stracili pewność siebie, nie bardzo wiedzieli, co z nim zrobić. Masz pieniądze? Nie. Tak czy inaczej sprawdzili. Brutalnie wywrócili mu wszystkie kieszenie. Butelka z wodą wypadła na ścieżkę z miękkim plaśnięciem pełnego wody plastiku. W przedniej kieszeni dżinsów znaleźli trzydzieści cztery pensy, a w tylnej złożony list od Arnolda Ewriego. Najniższy kaptur pchnął Stevena z całej siły w pierś. Chłopak musiał się cofnąć o krok, choć to było pod górkę. Powiedziałeś, że nie masz pieniędzy? Steven wzruszył ramionami. Wysoki chłopak rozłożył list. Przydałoby się zdjęcie. Co to jest? Nic. Wysoki zmierzył uważnym spojrzeniem najpierw Stevena, potem list, zastanawiając się, czy kartka jest właścicielowi do czegoś potrzebna. Wreszcie podarł ją na drobne kawałki i rozrzucił po wrzosowisku. Najmniejszy kaptur pchnął Stevena znowu, tym razem w ramię. Steven wiedział, że czekają, aż zareaguje. Odpowie agresją na agresję. Chcieli usprawiedliwienia dla własnych czynów. Ponieważ w dalszym ciągu nie reagował, kaptur średniego wzrostu ściągnął mu kurtkę z ramion. Tym razem Steven rzeczywiście stawił opór. Zgiął ręce w łokciach, żeby całkiem nie zsunęli z niego kurtki. Te debil, dawaj katane. Steven nie mógł ufać własnemu głosowi. Nie chciał im mówić. Że jeśli wróci do domu bez kurtki mama się wścieknie. Kurtka była już stara i nawet nie całkiem przeciwdeszczowa, ale na pewno miała służyć jeszcze długo. Nie potrafiłby powiedzieć matce, że mu ją ukradziono, bo by się poskarżyła rodzicom kapturów, a wtedy byłoby po nim. Z drugiej strony, gdy pomyślał, że miałby skłamać i wmawiać jej, że zostawił kurtkę na wrzosowisku albo zgubił w szkole, zapiekły go oczy. Średni kaptur, uszczęśliwiony oporem ofiary, pociągnął mocniej. Steven zagryzł wargi, żeby nie zacząć błagać. Stracił równowagę, zatoczył się w bok. Średni kaptur dostrzegł w tym swoją szansę i pchnął go w tę samą stronę, aż chłopak upadł na kolana między kującymi janowcami. Próbował się podeprzeć prawą ręką, ale nie zdołał, bo dłoń ciągle jeszcze była uwięziona w rękawie. Upadł, a wtedy oprawcy ściągnęli z niego ortalion. Ostre kolce wbiły mu się w rękę i w policzek, przeszły nawet przez sweter i dżinsy. Steven poderwał głowę, żeby nie podrapać twarzy. Usłyszał śmiech kapturów. Bierzemy buty. Gniew zaczął się w nim rodzić w chwili, gdy kaptur złapał go za kurtkę. Teraz wściekłość kazała mu się bronić usiłowali mu zabrać buty, całkiem nowe jeszcze w Boże Narodzenie. Matka złościła się, kiedy je pobrudził. Jeżeli wróci bez nich, na pewno go zabije. Trzech chłopaków unieruchomiło mu nogi. Podkulił palce lewej stopy, żeby nie zdołali ściągnąć buta, bezskutecznie. Po twarzy spłynęły mu łzy wściekłej bezradności. Chciał ich pozabijać, wytargać za uszy, zmiażdżyć kolanem roześmiane twarze, chwycić kamień w kształcie fasoli i walić w te odsłonięte zęby, aż z nich zostaną tylko zakrwawione szczerby. Nie zrobił tego. Leżał i płakał, gdy ściągali mu drugi but, leżał i płakał, gdy odeszli, ciągle się śmiejąc. Leżał i płakał i czekał, skrzywiony z bólu, bo wszędzie miał powbijane kolce. Ale bał się wstać za wcześnie, iść za nimi zbyt blisko. W końcu się podniósł, dokuśtykał do ścieżki. Jedną ze skarpetek miał ściągniętą do połowy stopy, jedną z ulubionych, najukochańszych skarpetek. Babcia zrobiła je na drutach specjalnie dla niego na urodziny dwa lata temu. Wkładał je tylko na specjalne okazje, żeby się nie zniszczyły. Z szarej bawełny ze ściągaczem wokół kostki, z pogrubioną i przeciągniętą do góry piętą, dzięki czemu się nie odkształcały. Kiedy je dostał, były za duże. Teraz już zrobiły się za małe, lecz nadal je nosił wyłącznie na specjalne okazje. Włożył je dzisiaj z powodu fotografowania Dunkery Beacon. Teraz miał też inne powody, by zapamiętać ten dzień. Znowu się rozpłakał. Ze łzami w oczach trudno mu było znaleźć kamień w kształcie fasoli. W końcu jednak mu się udało. Odszukał aparat i ruszył do domu. Szedł powoli, stopy bolały, a zanim dotarł do drewnianego ogrodzenia i przejścia prowadzącego z tyłu domów na ulicę, obie skarpetki były przetarte na wylot. Jak to zgubiłeś? Letty jeszcze nie była wściekła, ale znajdowała się na najlepszej drodze do solidnego wybuchu i Steven wiedział, że dojdzie do niego niedługo. Przepraszam. Jak można zgubić i kurtkę, i buty, i nie wiedzieć gdzie? I zniszczył skarpety, wtrąciła babcia. Parę tygodni nad nimi siedziałam, chociaż mam artretyzm. On tego wcale nie docenia. Doceniam, zaprotestował. Roześlony, że w ogóle mogła pomyśleć inaczej. Nie widziała, że oszczędzał je na specjalne okazje. Łzy napłynęły mu do oczu, a jednocześnie gdzieś w głębi duszy zrodziło się znużone westchnienie. Wyczerpał dzisiaj cały zapas płaczu. Skąd mu się znowu na niego zebrało? Mamo, a Steven płacze, zauważył Davy zaintrygowany. Pie przecie Warknął Steven. Jak śmiesz używać grubych słów w tym domu? Leti trzepnęła go po głowie. Niezbyt mocno, ale i tak go to zaskoczyło. Zapadła straszna, głucha cisza. Bo Leti nigdy dotąd nie uderzyła go w głowę ani w twarz. Czasami zdarzało jej się przyłożyć mu po ręku czy przez nogi, ale bicie po głowie nie wchodziło w rachubę. Zgadzali się bez słów, że tylko pijacy i mieszkańcy Częszówek biją swoje dzieci po głowie. Steven chciał przeprosić. Pragnął tego z całego serca. Chciał, żeby matka go przytuliła tak jak tamtego dnia. Chciał położyć głowę na jej ramieniu i znowu być dzieckiem. Nie martwić się o skarpety, ani o buty, ani o kurtkę, ani o kaptury, o łopatę, o zwłoki, o seryjnych morderców. Chciał się zwinąć w kłębek w pościeli, dostać gorące mleko z cukrem i żeby ktoś mu zaśpiewał kołysankę, gładząc go po włosach. Był zmęczony życiem. A tu matka uderzyła go w głowę. Więc nie przeprosił. Ciebie też, pieprze, wrzasnął, odepchnął ją, pognał na górę i z hukiem zatrzasnął za sobą drzwi sypialni. Pobiegła za nim, Załomotała pięściami w deski. Posunął się za daleko. Gdyby nie była tak rozjuszona, zorientowałaby się, że Steven jest przerażony. Stał przy łóżku, oczy miał rozszerzone, ręce wyciągnięte przed siebie w obronnym geście, niepewny, czy matka w ogóle nad sobą panuje. Mamo, przepraszam. Ale na przeprosiny było już za późno. Leti znów uderzyła go w głowę. Potem jeszcze raz i kolejny. Biła go po rękach, po barkach i po uszach, a w końcu, gdy skulił się na łóżku, osłaniając głowę rękami, zazywała go gradem słabych dziewczyńskich uderzeń spadających na plecy. Dopiero histeryczny krzyk Deweja ją otrzeźwił. Przygarnęła do siebie ukochane dziecko, przytuliła i uciszyła czule. Wzięła na ręce. Widzisz, co narobiłeś? rzuciła pod adresem starszego. Davy przez ciebie płacze. Ton zdradzał poczucie winy. Zejdź na herbatę. Nie chcę herbaty, odparł Steven. Głos miał zduszony przez pościel. Jak wolisz. Letty poprawiła sobie deweja na biodrze. Nie, to nie. Steven słyszał jak wychodzą i schodzą na parter. Słyszał miękki, śpiewny głos Leti, gdy zwracała się do Daveya. W jakimś sensie rozumiał, że matka próbuje naprawić to, co zepsuła, nawet jeśli robiła to bez niego. Targnął nim szloch jeden i drugi. Zaczął odczuwać ból w miejscach, gdzie pierścionek matki pewnie zadrapał mu skórę. Na lewym uchu, na nadgarstku, pieczenie na łopatce. Przyłożył palec do ucha znalazł tam plamkę krwi, i na dodatek dzwoniło mu w uszach, a prawy policzek płonął od uderzenia. Steven odwrócił się do ściany, zwinął w kłębek i ciasno objął ramionami, bo nagle zrobiło mu się strasznie zimno, a jakoś nie miał siły się zakryć. Coś miękkiego dotknęło jego ramienia drgnął. To babcia zarzuciła na niego wolne półkapy. Zajrzał jej w oczy, ale wyprostowała się i odwróciła. Babciu sądził, że się zatrzyma, spojrzy na niego, jak to się zawsze dzieje w filmach, ale ona poszła dalej. Po chwili zniknęła w korytarzu. Głos miał ochrypły od płaczu, ale i tak powiedział swoje, całkiem jakby ona go jednak słuchała, jakby jej na nim zależało. Dbałem o skarpetki. Wkładałem je tylko na specjalne okazje. Nie miał pewności, czy rzeczywiście usłyszał, tylko mu się zdawało, że babcia przystanęła na szczycie schodów. Odcinek XIV, rozdział dwudziesty Zdjęcia okazały się do niczego. Te, które zrobił z samego czubka dunkery Bikon były nieostre. A to z parkingu miało po lewej w kadrze bok zaparkowanego samochodu. Ponieważ jednak wydał ostatnie kieszonkowe na wywołanie filmu i zrobienie odbitek oraz dlatego, że to ostatnie przynajmniej było ostre, wysłał je Arnoldowi Evriemu. Rozdział dwudziesty Funkcjonariusz więzienny Ryan Finlay lubił konfiskować zdjęcia przesyłane więźniom, więc robił to z upodobaniem. Dzień dzisiejszy nie stanowił w tej kwestii wyjątku. Zwykle fotografie były nieostre i świńskie. Przedstawiały żonę albo kochankę leżącą na rozrzuconej pościeli, najczęściej w bieliźnie, nie od kompletu. Czasami na zdjęciach można było dostrzec drobne szczegóły z domowego życia, które zrujnowały wszelkie wysiłki wyobraźni. A to tłusty kocur, a to brudny dzieciak wyglądający przez pręty łóżeczka, a to pudełko z Kentucky Fried Chicken na podłodze sypialni. Niekiedy więźniowie dostawali zdjęcia, a kiedy indziej nie. Jeśli chodzi o właściwą selekcję, funkcjonariusz Ryan Finley był wyjątkowo skuteczny. Całkowita nagość równała się natychmiastowej konfiskacie, podobnie jak obrazy aktów lubieżnych lub ich symulacji. Tego rodzaju zdjęcia należało zniszczyć. Jeżeli kobieta więźnia była brzydka jak noc, rzeczywiście spotykał je taki los, choć najpierw oglądali jej i komentowali wszyscy bywalcy stołówki dla pracowników. Adresat otrzymywał list, jeżeli taki dołączono do zdjęcia, z nalepką oznajmiającą zawartość skonfiskowaną. Sean Ellis zawsze otrzymywał list z nalepką. Jego żona, pierwszorzędna, gorąca laska bez zahamowań, do każdego listu dołączała przynajmniej jedno zdjęcie, które natychmiast stawało się ozdobą prywatnej kolekcji funkcjonariusza Ryana Finleya. Natomiast sam przestępca, rabuś, który załatwił strzałem w twarz dwóch kasjerów w niewielkim oddziale banku Barclays w Gloucestershire, prawdopodobnie całkiem zapomniał, jak wygląda jego żona bez skromnego beżowego płaszcza, który zawsze miała na sobie, przychodząc na widzenia. Ellis nigdy się nie skarżył, co śmieszyło Finleya i pozostałych do łez. Biedny dureń pewnie sądził, że jego pani przysyła mu zdjęcia domowego kundla. Dzisiaj Finley oraz Andy Ralph siedzieli na biurku w składziku pocztowym i niedbale rozrywali kolejne koperty adresowane do więźniów. Co myślisz? Ralph uniósł fotografię dopiero co wyjętą z listu przedstawiała drobną blondynkę bez przednich zębów przyciskającą do siebie zwisającego na całą długość zrezygnowanego kota dla kogo to Ralf zerknął na kopertę Karim Abdullahi Finlay pokręcił głową ten zboczeniec jest czarny jak asfalt mnie ta mała nie wygląda na jego krewną Ralf, który sam miał skórę zaledwie o ton jaśniejszą od węgla bez komentarza rzucił zdjęcie na bok i przytwierdził na liście odpowiednią nalepkę. Aktualne zdjęcie pani Ellis okazało się relatywnie skromne. Z niewzruszoną twarzą podniosła blado-niebieską koszulkę bez rękawków, odsłaniając piersi doskonałe. Jezu, ale balony! Ralf spojrzał na fotografię i odsłonił w szerokim uśmiechu wszystkie zęby. Normalnie kurna zarąbiste. Finlay westchnął. Wieki całe nie miał w dłoniach jędrnych, pełnych piersi. Pomarszczone i obwisłe cycki swojej rose musiałby chyba wpakować w pudło kartonowe. Zdjęcie nie było wyzywające ani lubieżne, więc gdyby chodziło o czyjąś inną żonę albo dziewczynę, Finlay oddałby je adresatowi bez wahania. Skoro jednak chodziło o Elisa, nie mógł dopuścić, żeby więzień domyślił się, iż wszystkie pozostałe zdjęcia, których nie dane mu było zobaczyć, mogły przypominać charakterem tę fotkę. bo wtedy mógłby się zacząć awanturować. Wobec czego Finlay przykleił na liście odpowiednią informację, a podobiznę pani Ellis schował do kieszeni. Kilka minut pracowali w ciszy. Z trudem odczytywali niekształtne bazgroły, Odkładając na bok zdjęcia i drobne upominki, sześć żyletek, jakiś tuzin prezerwatyw, origami dla początkujących i inne. Ralf zerknął przelotnie na zdjęcie jakiegoś wyraźnie zmęczonego rudzielca z pudełkiem pizzy w rękach i przeczytał w liście, do którego było dołączone: Nocami ja sobie tak marzę o tym, jak mnie w dupę. Westchnął ciężko błąd ortograficzny w marze i rżniesz. Czarnym cenzorskim plamastrem poprawił oba błędy, po czym odłożył list na stertkę do przekazania więźniom i wziął następną kopertę, tę zaadresowaną do Arnolda Ewriego. W środku nie było listu, jedynie fotografia, która zresztą nie zasługiwała na uwagę, a już na pewno nie wymagała akceptacji przełożonego funkcjonariusza Rajana Andy Ralph potrafił sam ocenić, co było lubieżne, co podniecające, a co fetyszystyczne. Nikt mu nie musiał mówić, że zdjęcie samochodu i przesłoniętego mrzawką zbocza wzgórza nie należało do żadnej z powyższych kategorii, a już zwłaszcza Ryan Finlay, durny irlandzki rasista z Bożej Łaski. Arnold Avery, zobaczywszy zdjęcie, poczuł słabość. Obawiał się, że zemdleje od mocy zawartego w nim ładunku erotycznego. Zachciało mu się płakać, że nie jest noc, nie panuje ciemność, że ma za sprzymierzeńca tylko półmrok powstały za sprawą zasłoniętego okna. Cóż, Liver odciął go od widoku na wrzosowisko ciągnące się za kratami, ale on tymczasem został obdarowany widokiem tysiąc razy słodszym. Natychmiast odnalazł właściwy punkt. Jasmin Gregory tam była. Oczywiście do momentu, gdy jakiś czas po aresztowaniu Every'ego policja zaczęła kopać, a Xmor odsłonił przed nią swoje mroczne tajemnice. Policjanci nie pozwolili mu wrócić na wrzosowisko, nawet po to, by wskazał miejsca pogrzebania ciał. Wiedzieli doskonale, że właśnie tego pragnął, raz jeszcze poczuć ziemię między palcami. Ostatni raz zajrzeć w płytkie groby, które sam wykopał pośród wrzosów. Bezlitośnie odmówili mu tego szczęścia, nawet wówczas, gdy musieli przestać szukać kolejnych ofiar. Cokolwiek jednak wymyślili, nie mogli mu zabrać wspomnień. Ani wtedy, ani teraz, gdy spłynęły na niego jak balsam. Akurat w tym miejscu parkował. Prawie dokładnie tam, gdzie stał samochód. Na zdjęciu zrobionym przez SL. Tą wąską ścieżką zaniósł YG na górę, prawie na sam wierzchołek łagodnego wzniesienia. Znów poczuł jej ciężar w ramionach, niewielki, kruchy. Pojawiło się wspomnienie wrażenia z tamtych chwil, kiedy ją miał pod sobą ciepłą i podatną na zranienie. Otrząsnął się jak pies. Nie teraz, nie teraz tak wspaniałych emocji nie wolno trwonić w świetle dnia. Dość patrzenia na zdjęcie. Musiał się czymś zająć, aż do zgaszenia świateł. Wsunął zdjęcie pod poduszkę i otworzył książkę pod tytułem Czarne Echo, którą jeszcze przed chwilą czytał z zainteresowaniem. Przepadło. Nic z tego. List od SL wszystko zmienił. Teraz w ciągu godziny. Ewry dziesięć razy odkładał lekturę i ukradkiem wsuwał rękę pod poduszkę, żeby chociaż dotknąć fotografii. Pewną ulgę przyniósł obiad, chociaż przez cały czas Ewriemu nerwowo podrygiwała noga. Popołudnie ciągnęło się bezlitośnie, dopiero kolacja przyniosła słabe wytchnienie. Światła gaszono o wpół do jedenastej, ale już o dwudziestej trzeciej Ewry wyjął zdjęcie z poduszki, i przyglądał mu się uważnie, rysując sobie w pamięci obraz do wykorzystania, gdy wreszcie będzie ciemno. Od razu spostrzegł, że fotografia została zrobiona tanim aparatem. Ostrość nastawiona była w zasadzie na cały kadr, podczas gdy nawet człowiek nie znający się na rzeczy, mając do dyspozycji lepszy sprzęt, ustawiłby ostrość na sam Dunkery Beacon, pozwalając na lekkie zamazanie pierwszego planu. Mimo wszystko Ewy stale wracał wzrokiem do miejsca, gdzie znajdowała się YG, między dwoma kopcami mogilnymi, wypychającymi w górę wrzosowe krzewy, mniej więcej w trzech czwartych drogi na szczyt. Przebudziły się emocje i wspomnienia. Wtedy dzień był jasny, a nie taki szary jak ten na fotografii. Niebo lśniło błękitem, na wrzosowisku roiło się od wycieczkowiczów, więc Ewry musiał czekać do zachodu słońca, zanim jego samochód został sam na żwirowym placyku. Dopiero wtedy mógł ją wyjąć spod budy i zanieść na miejsce ostatniego spoczynku. Wszystko mu się skręcało w środku, na myśl o tym, że jednak ją stamtąd zabrali i pochowali gdzieś indziej w miejscu, którego on dla niej wcale nie wybrał, a co gorsza, w ogóle go nie znał. Był przekonany, że nowe miejsce pochówku YG zostało opisane w gazetach, ale gazet mu nie dawano. W ten sposób po Jasmin Gregory zostały mu tylko wspomnienia i ta fotografia. Mógłby na niej zobaczyć także grób Johna Elliotta. Gdyby SL był uprzejmy tak skadrować ujęcie, żeby lewego rogu nie zasłaniał cholerny samochód. John Elliot nie należał do faworytów Ewryego, ponieważ go obsikał. Ewry zadrżał od przykrego wspomnienia. John Eliot z mocno zaciśniętymi oczami. Z nosa wychodziły mu obrzydliwe, gilowate bąble. Ustami nie mógł oddychać. Jakby tego było mało? Tuż przed śmiercią smarkacz ze strachu stracił panowanie nad pęcherzem i obsikał Ewriemu całkiem dobre spodnie. Zapłacił za to jasne, ale spodnie i tak były do wyrzucenia. I buty też bardzo fajne cicho biegi, wcale nie tanie firmy Hush Papis. Niestety na samą myśl o obsikanych butach Evriemu robiło się niedobrze. Nawet teraz po latach, Wspomnienie przyprawiało go o ciarki. Otrząsnął się z przykrej przeszłości. Nie chciał niszczyć szczęśliwej chwili. Ponownie skupił się na zdjęciu. Tak, samochód zasłaniał to właściwe miejsce. Fatalnie. Jeszcze jeden dowód na to, że S.L. był kiepskim fotografem. Nie umiał porządnie skadrować ujęcia. Po raz pierwszy Ewry przyjrzał się samochodowi uważniej. Zmroził go przeżywającym spojrzeniem, jakby mógł w ten sposób dostrzec zasłoniętą część wrzosowiska. Nic z tego. Nadal widział jedynie auto przedni fragment boku, boczne lusterko i kawałek drzwi. Wóz był granatowy, ale marki nie dało się określić. Tak czy inaczej zasłaniał widok i to było wkurzające. Ebry zawsze i wszędzie węszył podstęp i oszustwo. Nic więc dziwnego, że i tym razem poczuł się haniebnie oszukany. Mierzył samochód nienawistnym spojrzeniem, a w duszy rosła mu wściekłość, której nie mógł uśmierzyć widok miejsca, gdzie pochował Jasmin Gregory. Nagle oczy mu się rozszerzyły. Przysunął fotografię bliżej twarzy, nieomal dotknął jej nosem. Gwałtownie wciągnął powietrze i zapomniał o oddychaniu. Gdyby nie wkurzył się na samochód, pewnie by wcale nie dostrzegł zimny dreszcz przeszedł mu po plecach. W bocznym lusterku samochodu widniało odbicie postaci osoby robiącej zdjęcie. Choć było maleńkie, odmieniło Ewrymu życie. Wspomnienia na nowo roziskrzone widokiem parku narodowego Ixmore skurczyły się natychmiast i całkowicie straciły znaczenie. Zmiotło je tsunami zniewalającego, dławiącego, z dawna znajomego podniecenia, od którego krew spłynęła mu poniżej pasa, a w ustach wezbrała ślina. SL był chłopcem. Evriemu zakręciło się w głowie. Był oszołomiony. Przed oczami rozbłysły mu fajerwerki. Chłopiec, tylko chłopiec. W oczach zakłuły go łzy. Serce waliło mu jak młotem. W uszach huczała krew. Bez tchu wpatrywał się w zdjęcie. Chłopiec. Lat dziesięć, najwyżej jedenaście. Chudy. Ciemne włosy rozwiszone wiatrem. Niebieskie dżinsy. Brudne białe buty sportowe. Postać na zdjęciu była bardzo mała, a twarz niewyraźna. Ale Every zawsze rozpoznałby dziecko. Przypomniał sobie o oddychaniu. Zdrżeniem wypuścił i nabrał powietrze. Jęknął z pożądania. S. L. był chłopcem. Chłopcem, który pokazał mu różne możliwości. Który dał mu władzę. Chłopcem, który przemycając własny wizerunek na pozornie niewinnym zdjęciu dunkery Beacon, wysłał do Arnolda Efriego zaproszenie jasne jak słońce. Rozdział 22 wujek Jude wrócił. Jednego dnia było ich w domu czworo, a następnego już pięcioro. Steven tkwił w swoim pokoju, mozoląc się nad równaniem 3x minus 5y oraz wszelkimi jego zadziwiającymi odmianami, gdy raptem zatrzeszczały deski w korytarzu i odezwał się głos wujka. Jak tam warzywa? Steven podniósł wzrok, całkiem zaskoczony, i natychmiast postarał się ukryć radość na widok wujka. Nie fajnie było pokazywać, że człowiek się cieszy na czyjś widok. Pomidory do niczego, nonchalancko wzruszył ramionami. Ale kartofle piękne. Wujek Jud roześmiał się głośno. E tam. Każdy potrafi hodować kartofle, nawet Irlandczycy. Ty jesteś Irlandczykiem. Stąd wiem. Wszedł do sypialni, odsuwając na boki rzeczy Davea, Cały czas szeroko uśmiechnięty Steven uświadomił sobie, że wujek Jude nie stara się ukryć radości ze spotkania i trochę pożałował, że sam to zrobił. Zsunął nogi z łóżka i objął wujka w pasie. Na plecach poczuł przyjazne klepnięcie. Obie dłonie potężnego mężczyzny wyraźnie mówiły, że zbyt długo się nie widzieli. Raptem naszła go szalona chęć, żeby mu wszystko powiedzieć. Niechby wujek podejmował decyzję. Niech jedzie do Arnolda Ewriego do więzienia i stłucze go tak, żeby zdradził miejsce pochowania ciała. Niech wykopie Bilego i zgarnie całą sławę oraz chwałę. Stevenowi nie były już one potrzebne. Chciał tylko, żeby się to wszystko nareszcie skończyło. Otworzył usta. Widzę, że wózek na zakupy świetnie się spisuje. Steven, niepewny własnego głosu, w milczeniu pokiwał głową. Widywałem ją od czasu do czasu, zawsze z wózkiem, zadowolona jak talala. Chłopiec zastanowił się, po czym znów skinął głową. Nie chciał przerywać tego tematu. Wiedział, że wujek Jud poruszył go nie z uprzejmości. Babcia rzeczywiście uwielbiała odnowiony wózek na zakupy i zabierała go ze sobą zawsze, gdy wychodziła z domu, nawet jeśli nie planowała zakupów. Dawały jej się we znaki stawy biodrowe, a mocny wózek doskonale się sprawdzał w roli podpory. — Chłopie, aleś ty wyrósł! — No, wszystkie spodnie mam za krótkie. — Podobno długość osiemdziesiątych jest znów na topie. Steven prychnął. Odsunęli się od siebie. — Wujku, gdzie byłeś? — chłopak dołożył starań, żeby w jego głosie nie zadźwięczała ani jedna oskarżycielska nuta. Ale dla odmiany pytanie zabrzmiało żałośnie. Miał ochotę wymierzyć sobie solidnego kopniaka. Przecież wujek Jud nie był jego ojcem. Iby dlaczego miałby ich odwiedzać, skoro już nie chodził z jego matką? Tymczasem wujek Jud tylko rozłożył ręce. Sam wiesz jak to jest westchnął ciężko. Układy Steven spuchł z dumy, że wujek potraktował go jak człowieka, który wie co to są układy. A że stało się to wkrótce po tym jak matka uznała, że jej syn ma pojęcie o seksie, poczuł się jednocześnie i dorosły i niepoważny. Aha przytaknął niezobowiązująco. Pytanie, które bardzo chciał zadać, utkwiło mu w gardle na szczęście. Bo gdyby spytał wujka Żuda, jak długo zostanie, mógłby skusić los. Babcia siedziała przy kolacji z zaciętą miną i rzucała chmurne spojrzenia na paznokcie wujka Żuda, natomiast Letty była wesoła i nawet rozpuściła włosy. Davy gadał jak nakręcony, zasypując wujka pytaniami, opiniami i stwierdzeniami na wpół prawdziwymi, a na wpół wymyślonymi. Wszyscy się uśmiechali. Wiesz, wujku, a ja zasadzę drzewo kiełbaskowe. Dlaczego ja nie mam brody? Wujku, czy to prawda, że żywo płoty się robi z żywych płotów? Steven westchnął w duszy. Nic dziwnego, że mama wolała dyweja. Był naprawdę zabawny. On siedział w milczeniu i uważnie słuchał. Dowiedział się, że mama wpadła na wujka w sklepie pana Jacobiego. I że zaprosiła go na herbatę, chociaż tu wywiązała się dyskusja o tym, czy został zaproszony, czy też raczej sam się zaprosił. Nieważne. Wujek Jude wrócił, siedział przy kuchennym stole i kiedy już rozbroił babcie, pożartował z Letty i dał się wygadać Daveyowi, Steven odniósł wrażenie, że i jego zaczyna ogarniać optymizm. Od razu po zjedzeniu fasoli spytał, czy może odejść od stołu. I galopem pognał w nowych, tanich tenisówkach, tam gdzie półtora miesiąca wcześniej zostawił łopatę. Tkwiła na miejscu, czekała. Pobiegł z powrotem, trzymając ją luźno w dłoni, od razu na podwórze za domem. Łopata, całkiem tak samo jak wujek Jude, wróciła do domu. Steven oszacował ogródek uważnym spojrzeniem. Od razu zobaczył, gdzie powinny iść pomidory, a gdzie sałata. Sałatę można wysiać w doniczkach i ustawić wyżej, żeby się do niej nie dobrały ślimaki. Większość miejsca zabiorą kartofle, ale znajdzie się też kącik na truskawki, żeby mama się czuła jak z arystokracji. Pan Randall wyhodował w zeszłym roku melony i jednego im dał. Chociaż owoc okazał się bez smaku i suchy jak wiór, Steven i tak był pod wrażeniem, że taka egzotyczna roślina w ogóle wyrosła na jego ojczystej ziemi. Może jemu także uda się wyhodować melony. I to soczyste, z pomarańczowym miąższem. Poprawił łopatę w dłoniach i pomyślał, że teraz będzie jej używał do dawania życia, a nie do szukania śmierci. Zadowolony był, że mama kupiła w Ben nowe majtki. Z całego serca życzył sobie i całej rodzinie, żeby tym razem podziałały. Oparł zardzewiałą łopatę o tylną ścianę domu i uśmiechnął się do siebie. Tak właśnie wyglądało normalne życie. Cudownie. Odcinek piętnasty Rozdział dwudziesty Arnold Avery nigdy nie brał pod uwagę ucieczki, nie traktował takiej możliwości poważnie. Oczywiście w pierwszych miesiącach uwięzienia leżał nocami całkowicie rozbudzony i myślał wyłącznie o tym, co będzie robił po wyjściu na wolność. Ale tak czy inaczej myśl o ucieczce nie należała do najistotniejszych. Wychodził z założenia, że w pewnym momencie zdoła uzyskać zwolnienie warunkowe i że ów moment nadejdzie nie wcześniej niż po dwudziestu latach od siatki, co oznajmił sędzia w czasie ogłaszania wyroku. Takie potraktowanie sprawy wydawało się uczciwe. W końcu, poza tym, że mordował dzieci, Ewry był przestrzegającym prawa obywatelem, głosującym na konserwatystów przez duże K, którzy uważali, że większość wyroków sądowych jest stanowczo zbyt łagodna, a przedterminowe zwolnienia, zwłaszcza w wypadku niektórych więźniów, to wstyd i hańba. Tak więc, gdy Ewry stanął przed koniecznością spędzenia za kratkami co najmniej dwudziestu lat, nie skarżył się, nie błagał, nie wniósł odwołania z podkreśleniem dotychczasowego dobrego zachowania oraz regularnego płacenia podatków. Ewry podjął świadomą decyzję, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by możliwie najszybciej stać się wzorcowym kandydatem do zwolnienia warunkowego. Kiedy trzech mężczyzn zgwałciło go pod prysznicami, pozwolił funkcjonariuszom naśmiewać się ze swojego poniżenia i nawet nie próbował odpłacić pięknym za nadobne. W miarę jak czynił postępy, zyskiwał prawo do zajęć resocjalizacyjnych. Zapisywał się na nie i zawsze zdobywał przynajmniej na minimum wysiłku, by wylądować wśród najlepszych. Gdy doktor Liver polecił zasłonić okno, pogrążając go na stałe w półmroku, Ewry mu podziękował. A gdy wypłynęła kwestia kolejnych zaginionych dzieci, przysięgał na wszystko, że nie zabił Paula Barreta, Williama Petersa czy Mariel Oxenberg. Chociaż martwe. Mogły mu te dzieci przedłużyć wikt i opierunek na koszt jej wysokości, a do tego nie zamierzał dopuścić, czerpiąc ponadto satysfakcję z dodatkowego cierpienia ich rodzin. Ewry doskonale zdawał sobie sprawę, że jego zwolnienie po dwudziestu latach wcale nie jest sprawą przesądzoną, ale też miał świadomość, że zrobi wszystko, by mieć na to możliwie największe szanse, więc był też gotowy, w razie potrzeby zaczekać jeszcze kolejne dwa lata. Istniała możliwość, że w ciągu dwunastu miesięcy zostanie uwzględniony w programie resocjalizacji obejmującym pobyt w więzieniu otwartym w Northumbrii, gdzie ponoć przygotowywano skazanych do wyjścia na wolność. Wszystko szło zgodnie z planem. Do chwili, gdy się dowiedział, że S.L. to chłopiec. Chłopiec, który mu zaufał. Chłopiec, który znał jego tajemnicę. Chłopiec, który tak bardzo go potrzebował, że skłonny był zrobić dla niego wszystko? A nawet gdyby nie zechciał, istniały inne sposoby. Tyle, że trzeba je było stosować teraz, natychmiast. Nie za dwa lata, gdy ewentualnie uda się uzyskać zwolnienie warunkowe. Do tej pory chłopiec ze zmiennością właściwą nastolatkom już dawno zainteresuje się zupełnie czymś innym. Jakimiś nędznymi rozrywkami przeznaczonymi dla osób w jego wieku znajdzie sobie całkiem nowy cel. A już z pewnością nie będzie skłonny kontaktować się z Evrym, jeśli on znajdzie się w jakimś zakładzie przejściowym daleko na północ od ukochanego Exmoor. Arnold Avery przez 18 lat czekał i obserwował. Przyczaił się na czas odsiadywania wyroku. 18 lat bez nowych bodźców, bez obrazów dzieci, czas zapominania, jakie są cudownie podniecające. Choć robił co mógł, by zachować wspomnienia, to nieuchronnie blakły z czasem. Fotografia S.L. Rozjątrzyła mu przykurzone zwoje mózgowe jak supernowa. Przecięła logiczne myślenie i dobre intencje niczym promień lasera puszczony przez lupę. Od tej chwili umysł Avery'ego płonął bezustannie, rozpatrując wszelkie możliwości, torturowany przez desperacką rządzę. Tak jak przed Stevenem otworzył się całkiem nowy świat, gdy znalazł owczą szczękę, a potem zobaczył siebie na deskorolce, tak Every pojął, że jego przyszłość, i to bliska, może być pełna nieopisanej rozkoszy. Zaczęła się w jego mózgu uwalniać jakaś substancja chemiczna, wyostrzająca rządze, a przytępiająca inne zmysły. Ten sam proces chemiczny kazał mu kiedyś napastować drugiego chłopca, w czasie gdy pierwszy ściągał policję. Myślał wyłącznie o SL, Wiedział, gdzie chłopak mieszka. Miał ogólne pojęcie, jak wygląda. Mógł nim manipulować. Mógł się z nim droczyć. Mógł mu rozkazywać i wprowadzać go w błąd. Do woli. Perspektywa władzy była zachwycająca. Nagroda bezcenna. Wystarczyło po chłopca sięgnąć. Raptem czas zaczął się wlec jak ślimak. Nigdy nic nie wiadomo. SL mógł się przeprowadzić albo umrzeć lub zwyczajnie stracić zainteresowanie sprawą trzeba było do niego napisać koniecznie dać mu nadzieję że ciało które tak bardzo chciał znaleźć jest na wyciągnięcie ręki trzymać dzieciaka na haczyku gniewała go subtelna zmiana która obudziła w nim pożądanie i ograniczyła nowo zyskaną władzę ale znał absolutnie pewną metodę na jej odzyskanie. Jeżeli będzie musiał zrezygnować z odrobiny władzy teraz, by zyskać całkowite panowanie i wzniosą radość później, to gotów był pójść na taki układ. Uporawszy się z ukłuciem żalu, Arnold Ewry doszedł do wniosku, że musi uciec z więzienia i to szybko. Nagląca potrzeba może się stać przyczyną nieostrożności, lekkomyślności, a nawet głupoty. Evriego zmieniła w supermena. Przebudził się ze stanu uśpienia, odmłodzony, próżny, z wyostrzonymi zmysłami. Zdawał sobie sprawę, że jest inteligentny, ale nie wykorzystywał sprytu już bardzo długi czas. Listy od SL przebudziły jego rozleniwione IQ. Czuł neurony buzujące niczym silnik motorówki, przenikliwość rozpływającą się w nim jak brandy w chłodną noc. Każdy dzień niósł ze sobą okazje, których nie wolno było zmarnować. Rozumiał, że musi być ostrożny i starannie wszystko zaplanować. Ale równocześnie zdawał sobie sprawę z ogromnej wagi niespodziewanych, sprzyjających okoliczności. Stawił czoło atakowi intelektu, Wezwanie dodało mu skrzydeł. W chwili, gdy zaczął się rozglądać, popłynął ku niemu szeroki strumień wiadomości filtrowanych przez mózg. Każda cząstka informacji była szacowana, katalogowana i odkładana do wykorzystania w razie potrzeby. Na przykład od zawsze wiedział, że funkcjonariusz Ryan Finlay jest kompletnym idiotą. A teraz ze spokojem w wodnistych oczach dopatrzył się jeszcze, że Finlay był kompletnym idiotą z pękiem kluczy, z którym obchodził się bardzo nieostrożnie. Klucze zwykle miał przytroczone do pasa. Powinny się one znajdować dodatkowo w czarnym skórzanym woreczku na rzeczonym pasie, żeby ich więźniowie nie widzieli. Władze więzienne wiedzą, że wystarczy rzut oka na klucze by ich obraz wyrył się w pamięci kryminalisty w sposób nieosiągalny dla ludzi uczciwych i prawych. Wystarczy kilka godzin, by więzień spreparował klucz choćby z okładki książki czy kawałka pudełka od płatków. Trudno w ten sposób stworzyć narzędzie trwałe, ale przecież musi ono wykonać swoje zadanie tylko raz. Właśnie z tego powodu pracownicy więzienia mają obowiązek przez cały czas trzymać klucze w woreczku. W rzeczywistości ciągłe ich wyjmowanie, otwieranie drzwi, wkładanie dzwoniącego pęku z powrotem do woreczka, a następnie ponowne wyjmowanie po przejściu trzech metrów, by otworzyć kolejną celę, nie skłania do przestrzegania przepisów. Funkcjonariusz Finlay nie przestrzegał przepisów. Arnold. Podejrzewał, że mały, tłusty Finlay we własnym mniemaniu plasuje się ponad wszelkimi zasadami. Podobnie jak on sam. Różnica polegała na tym, że u Finlay'a odstępstwo od narzuconych norm oznaczało pobrzękiwanie pękiem kluczy. Ewry natomiast łamał reguły, odbierając życie bezbronnym dzieciom. Wszystko jest kwestią względną. Arnold zauważył, że funkcjonariusz Finlay stanowczo nie lubi nosić kluczy na wydatnym biodrze. Wolał odpiąć je od pasa i obracać w palcach. Echo niosło ich pobrzękiwanie przez długie korytarze. Ponieważ funkcjonariusz Finlay stanowił antytezę koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz przeciwieństwo człowieka w dobrej formie, czasami upuszczał klucze. W takich razach podniesienie ich zajmowało mu całe wieki. Sapiąc i wzdychając, zginał się w pół, a następnie z wysiłkiem prostował. I gdy wreszcie stawał znów pionowo, przez kilka sekund mrugał zdezorientowany, jakby niezdarny skłon pozbawiał go równowagi. Ewry obserwował funkcjonariusza uważnie. Obserwował go, gdy Finlay wchodził na blok. I wówczas, gdy wychodził, patrzył kiedy, które klucze wybiera z obszernego koła. Ten od całego oddziału był długi i staromodny, dziecinnie prosty. Do otwierania cel służyły klucze jalowskie. Te były trudniejsze. Poza tym wielkim, i jalowskimi, Ewry naliczył na kołku Finleya jeszcze siedem innych. Nie wiedział, co miały otwierać ale żywił podejrzenie graniczące z pewnością, że siedem dodatkowych kluczy w zupełności wystarczy, by się dostał do muru, a przynajmniej w jego pobliże. Nie był głupcem, wobec czego nie miał nadziei, że zwyczajnie weźmie klucze w rękę i wyjdzie z więzienia, ale zyskał temat do przemyśleń i wszelkie wypływające z nich informacje zostały odpowiednio skatalogowane. Mury otaczające więzienie Longmore, liczące zaledwie cztery metry wysokości, należały do najniższych murów więziennych w kraju. Tymczasem jednak, gdyby ktoś zdołał pokonać druciany płot, następnie wspiąć się na mur i zeskoczyć z niego po drugiej stronie bez skręcenia kostki, stanąłby przed znacznie trudniejszą przeszkodą, samym Dartmoor. Od ponad stu lat władze więzienne korzystały z łaskawej pomocy rozległego wrzosowiska. W kilku nielicznych wypadkach ucieczek funkcjonariusze ograniczali się jedynie do patrolowania dróg, przekonani, że jedynie one otwierają przed uciekinierem realną możliwość pozostania na wolności. Więźniowie, którzy zdecydowali się ruszyć na bezdroża, byli skazani na kapryśną niewolę samego wrzosowiska. Na walkę ze złośliwym i nieprzewidywalnym mikroklimatem. Jeżeli w samym środku lata zbieg nie padł na udar słoneczny na tym rozległym obszarze, pozbawionym drzew, pogoda mogła znienacka całkowicie się odmienić i w ciągu dosłownie kilku minut zasnuć ziemię grubym pledem wilgoci oraz zimnej mgły, chłodem przenikającym do szpiku kości ryzykanta, który brnął na oślep, Natykając się na głazy wielkości domów, wpadając w strumienie o śliskich, omszałych kamieniach na dnie, albo tonąc w szybko wciągających bagnach, które wabiły nieostrożnych mirażem sztywnej trawy, porastającej powierzchnię niemal jak uprawa hydroponiczna. W grze w uciekanie prawie zawsze zwyciężało wrzosowisko. Ostatnio, gdy liczba więźniów wzrastała w zastraszającym tempie, a wścibskie społeczeństwo zaczęło się domagać skuteczniejszego nadzoru, po wewnętrznej stronie murów, w odległości niecałych pięciu metrów od nich, wzniesiono solidne ogrodzenie druciane. Miało ono zaledwie trzy metry wysokości, ale było zakończone dodatkowym środkiem zapobiegawczym w postaci spirali ostrego jak brzytwa drutu kolczastego. Na całej długości nowego ogrodzenia rozmieszczono cztery zamykane na klucz bramy. Całkiem jakby się ktoś spodziewał, że zaistnieje konieczność wyskoczenia po zbyt mocno odbitą piłkę lub coś podobnego. Mur, druciany płot i jego kolczaste zwieńczenie mogły zniechęcić każdego. Mimo to Ewry rozmiękczył kostkę mydła w ciepłej wodzie stale nosił ją przy sobie, cierpiąc od śliskiej powłoki, jaką pozostawiała mu w kieszeni dżinsów i powtarzając sobie, że mydło nie może być brudne. W końcu z zasady stanowiło przeciwieństwo brudu było wcieleniem czystości, a co za tym idzie, mógł, powinien, a nawet musiał znosić stałą tłustawą powłokę na skórze. Co miałby zrobić, gdyby mu się kiedyś udało odcisnąć w mydle klucz, nie miał pewności. Zamierzał przekroczyć ten most w odpowiednim momencie, gdy zdecyduje, że warto przejść na drugą stronę, by zyskać coś użytecznego. Ewry przyjrzał się bliżej również ścianom swojej celi. Postawiono je z kamienia, ale zaprawa między kamiennymi blokami była znacznie mniej twarda niż sam budulec. Przeciwko ucieczce przez ścianę przemawiał czas, którego Ewry miał za mało, oraz światło, którego z kolei miał za dużo. Chociaż jego cela była mroczniejsza niż inne ze względu na zasłonięte okno, to i tak światło elektryczne zapalano o wpół do siódmej i gaszono dopiero o dwudziestej drugiej trzydzieści. Ewry zaczął wydrapywać zaprawę wokół jednego kamienia pod pryczą, o godzinie dwudziestej trzeciej. Robił to trzonkiem szczoteczki do zębów. Trzy godziny później dysponował lekkim wgłębieniem w zaprawie i szczoteczką do zębów o bardzo ostrym trzonku. Zrezygnował z tej drogi ucieczki, natomiast zaostrzoną szczoteczkę do zębów zatrzymał pod poduszką. W więzieniu niczego nie należało marnować. Dwie noce później wykorzystał zaostrzoną sztoteczkę do usunięcia deski z okna. Zaprawa wokół prętów była miększa niż w ścianie, i zanim niebo zaczęło się rozjaśniać, wydłubał pięciocentymetrową szparę u podstawy jednego z nich. Zostałaby zauważona w każdej innej celi, tylko nie tutaj, gdzie na wyraźne polecenie doktora Livera zasłonięto okno. Przez dwa lata Nikt z niego nie zdejmował deski i Ewry nie widział powodów, żeby ktokolwiek miał to robić, akurat teraz. Nie pokładał szczególnej nadziei we własnych planach. Rozumiał, że rozczarowanie przybierało rozmiary proporcjonalne do przepaści między oczekiwaniami a realizacją. Nie lubił mieć nadziei, nie lubił nawet tego zwrotu, który nasuwał skojarzenie z pewnego rodzaju bezradnością. I pozostawianiem biegu spraw losowi. Wolał opierać się na ocenie możliwości, a w miarę jak chęć ucieczki zmieniała się w palącą potrzebę, coraz solidniej dbał, by żadna z możliwości nie przemknęła niezauważona. Dotąd zawsze siedział sam w celi, poza chwilami, gdy szedł pod prysznic lub na posiłek. Teraz zaczął wystawać oparty na poręczy przed drzwiami, i jak reszta kryminalistów obserwować życie więzienne. Oczywiście kryminaliści palili przy tym papierosy. On nie. Paskudny nawyk. Gdy widział palce pożółkłe od nikotyny, zawsze wzdrygał się ze wstrętem. Bóg jeden wie, jakie zwyczaje związane z toaletą mieli ci ludzie. Pożałował, że o tym pomyślał. Zrobiło mu się niedobrze. Na myśl o brudzie dostawał gęsiej skórki a roztrząsanie funkcji ciała i jego wydzielin powodowało u niego zimne poty oraz mdłości, a co za tym idzie, powstawała groźba wymiotów, czyli spełnienia najgorszych obaw. Odetchnął głęboko kilka razy i skupił się na mężczyźnie z najbliższej celi, czyli akurat szonie Elisie, tym od gorącej żonki i kradzionych zdjęć. Ewry przyjrzał się palcom Elisa, a że miały zdrowy różowy kolor, co okazało się doskonałym lekarstwem na mdłości, kiwnął głową i lekko uniósł brwi w neutralnym pozdrowieniu. W porządku, odpowiedział Elis, dając tym samym dowód, że albo był w Ląkmor na tyle nowy, iż nie wiedział jakich czynów Ewry się dopuścił, albo na tyle zdemoralizowany, że go to nie obchodziło. Ewy wolał, żeby wytłumaczenie stanowiła ta druga możliwość. Miał serdecznie dość skretyniałych, najpospolitszych pod słońcem kryminalistów, patrzących na niego jak na kupę gówna. Nie chciał ani nie potrzebował ich przyjaźni. Ale nawet po osiemnastu latach za kratkami nadal nie rozumiał, dlaczego niektórzy mordercy cieszyli się w więzieniu szacunkiem, a on był upadlony. Rosło w nim poczucie, że jest ograbiany z tego, co mu się należy, bez dwóch zdań podziwu i szacunku, ze względu na dokonane przez niego zbrodnie. Elis pojawił się na oddziale specjalnym całkiem niedawno. Ewry zastanawiał się leniwie, co też on zrobił, że dostał się pod szczególną opiekę. Nie przywiązywał jednak do tego większej wagi, ponieważ wiedział, że ta informacja i tak w końcu wypłynie. Niezależnie od tego, jak bardzo sam więzień albo kapusie będą chcieli zachować ją dla siebie. — Papieroska? — zaproponował. — Nie, nie palę. Dzięki. Ewry oszacował Elisa szybkim spojrzeniem. Gość był wysoki, potężnie zbudowany, miał zmiażdżony, gangsterski nos, ale za to piwne oczy o uważnym spojrzeniu i bezsensownie długich, gęstych rzęsach. Ewy nie wiedział, ani go nie opodziło, że właśnie w te oczy, jako ostatnie w życiu, zajrzało dwóch pracowników banku. Wiedział jedynie, że pierwsza od kilku lat próba odezwania się do innego więźnia, jak do równego sobie, powiodła się dość dobrze. Podły nauk, wzruszył ramionami, trzymam fajki dla innych. Rzeczywiście taka była prawda. Trzy dni po tym, jak zobaczył zdjęcie SL, kupił od Andiego Ralfa pół paczki Bensonów. Właśnie na wypadek takiej rozmowy, jaką akurat prowadził z szonem Elisem. Eli pokiwał głową, po czym wrócił do leniwego obserwowania rozgrywki w pingponga toczącej się trzy piętra niżej. Przez kraty zabezpieczające przed zdarzeniami, takimi jak samobójstwa czy morderstwo, przez zepchnięcie. W normalnych okolicznościach Ewry najchętniej by zakończył znajomość na tym etapie. Nie tęsknił ani za towarzystwem, ani za rozmową. Tymczasem jednak miał konkretny cel i wiedział, że aby go osiągnąć, musi się bardziej wysilić. Raptem okazało się, że ciąg dalszy istotnie wymaga wysiłku. Przez czas, który wydawał się wiecznością, Ewry szukał w głowie odpowiedniego tematu który nie wydawałby się sztuczny albo podejrzany lub dziwny i w końcu arnold evry seryjny morderca wyrzutek wybryk natury przestrzegający jedynie własnych reguł uniósł twarz ku brudnym świetnikom, które przepuszczały nieco światła dziennego do budynku więzienia i zauważył fatalna pogoda elis zdziwiony spostrzeżeniem uniósł brew po czym też spojrzał w górę. Nawet psa by nie wygonił, pociągnął Ewry z uśmiechem. Elis pojął subtelny dowcip. Całe szczęście, że jesteśmy zamknięci, skwitował z lekkim uśmiechem. Ewry uśmiechnął się szerzej, dając znać, że i on docenia poczucie humoru. Elis był nowy na bloku, może wiedział, co zrobić z odciskiem klucza w mydle. Może nie, ale może tak. Arnold rzucił Evry, wyciągając rękę jak prawnik na konferencji. — Sean — odwdzięczył się Elis, zamykając ją w wielkiej, mocnej dłoni. Ewry nie podobało się wrażenie, że jest mały i słaby, lecz mimo wszystko się uśmiechnął. — A jedzenie jest gówniane — dodał Elis od siebie. W ten sposób Ewry zyskał informację, że Elis przebywał tutaj niezbyt długo. Co tłumaczyło także, dlaczego w ogóle się do niego odzywał. Oraz dowiedział się za jednym zamachem, że nowy znajomy musi przebywać w więzieniu stosunkowo niedługo, ponieważ za kratkami jedzenie zawsze było gówniane, niezależnie od miejsca odosobnienia. Arnold Ewry przestał się zrzymać na więzienny wikt już tak dawno, że zaskoczyło go istnienie więźnia, który najwyraźniej nie miał tej wiedzy wplecionej w osobowość równie mocno, jak od ruchu oddychania czy preferencji seksualnych. Co fakt, to fakt, potwierdził zadowolony, że Elis przejął inicjatywę w rozmowie. Masz kasę na duperele? W sklepiku sprzedawano herbatniki, czekoladę i owoce po tak wygórowanych cenach, że za dniówkę można było kupić najwyżej przejrzałego banana, i to jeżeli człowiek miał trochę szczęścia. Mam. — Żonka mi podsyła kasę. Z tylnej kieszeni spodni wyjął laminowaną fotkę. Pokazał ją Evryjemu z dumą, wyraźnie oczekując komplementów na temat wyboru małżonki. Evry wziął od niego fotografię i przyjrzał się pani Elis, spoglądającej na patrzącego z brzydkiej, lecz na pewno kosztownej sofy. Krowie oczy, blada skóra, tuż po trzydziestce — Świerć wieku wcześniej była pięknością. Usłyszał Finlaya, Ciężkie kroki, beztroskie pobrzęgiwanie kluczami. — Co my tu mamy? — zagaił funkcjonariusz z kpiącą dobrodusznością. — Zdjęcie żony Shona, proszę pana. — Niech no zerknę. Finley wyjął fotografię z ręki Evryjego bez czekania na pozwolenie, i spojrzał na podobiznę kobiety, która od jakiegoś czasu odgrywała główną rolę w jego najbardziej wyuzdanych fantazjach erotycznych. Bardzo ładna, ocenił ostrożnie. Wspaniała zgodził się Ewry. Nie zdołał usunąć z głosu nutki ironii. Finley oddał zdjęcie lisowi, a Ewry obserwował, jak ciemnobrązowe oczy olbrzyma łagodnieją, nabierając szympansiego wyrazu. Gdy stwardniałem kciukiem, pogładził twarz żony, a następnie wsunął zdjęcie na powrót do kieszeni. Nara, stary, wrócił Elis, odwrócił się i odszedł przygarbiony. Nara, odparł Ewry, choć nienawidził takiego niechlujstwa w mowie. Nie doświadczył miłości, ale miał lepszego niż pies myśliwski nosa do słabych punktów u innych ludzi więc dodał istotne spostrzeżenie do krótkiej, lecz stale rosnącej listy informacji, które zaczął gromadzić niczym skarby w kufrze. Finlay mrugnął do niego porozumiewawczo. Ciekaw jestem, kto ją teraz posuwa. Ewry wzruszył ramionami, więc Finlay zmienił taktykę. Przyjrzał się więźniowi wzrokiem, który uważał za przenikliwy. Niepodobne do ciebie takie pogaduszki. Czasem przydaje się odmiana. Doktorek będzie uszczęśliwiony, zaśmiał się Finlay. Ewry tylko kiwnął głową. No i jak dałeś znajomemu ten stary komputer? Zapytał funkcjonariusz. Niezdarnie zakręcił kluczami, nieświadomy jak kruche było jego własne bezpieczeństwo. Jeszcze nie, proszę pana. Ewy uśmiechnął się bardzo oszczędnie. — Ale pewnie mu go dam. Jak człowiek prosi, to w końcu dostaje. — Co prawda, to prawda. Klucze z brzękiem upadły na podłogę. Finlay wziął głęboki oddech, jakby dla ich odzyskania musiał zanurkować na rafie. Ewy schylił się błyskawicznie. W ułamku sekundy dostrzegł na twarzy Finleya przebłysk paniki. Swobodnym gestem podał strażnikowi klucze — i ponownie oparł się na poręczy, spoglądając w dół, jakby całe zdarzenie nic dla niego nie znaczyło. Usłyszał, że Finlay przypina klucze do pasa. Wcale go to nie zmartwiło. Finlay był leniwym durniem i z pewnością długo nie wytrwa w przestrzeganiu zasad. Dzięki, odezwał się strażnik. Nie ma za co, proszę pana. Odcinek szesnasty. Rozdział dwudziesty Cudem jakimś oczyszczenie ogródka z wieloletnich chwastów oraz śmieci zajęło Stevenowi i wujkowi Judowi zaledwie kilka godzin. Obaj pracowali rozebrani do pasa. Obaj ociekali potem. Steven chudy i blady, wujek śniady i potężny. Steven wydał policzki. Był szczęśliwy. Otarł pot z czoła z zadowoleniem zostawiając czarną smugę. Luis natomiast wcale nie był pod wrażeniem. — A co ze snajperami? — narzekał. — Teraz to całkiem nie ma się gdzie schować. Zgodnie z umową zjawił się o dziesiątej, żeby pomóc szykować ogród i wypełniał swoje powołanie kierując akcją, a jednocześnie usta miał pełne zimnych resztek spaghetti bolognese przyrządzonego przez Letty, które łyżką wyjadał prosto z naczynia żaroodpornego. Wujek Jude mrugnął do Stevena, a Steven odpowiedział mu szerokim uśmiechem. Louis z brzękiem wrzucił łyżkę do pustej brytwanki. — Nie możecie zwyczajnie kupować tej głupiej marchewki? Steven nie odpowiedział. Kupowanie marchewki rzeczywiście wydawało się sensowne. Z jednej strony poczuł się głupio, a z drugiej był zły na Luisa, więc po prostu kopał dalej. Louis zsunął się z niskiego murku. No to cześć, rzucił chłodno. Nie będziesz kopał? Zapytał Steven pojednawczo. Nie, a w ogóle to i tak źle to robicie. Zniknął za tylnymi drzwiami. Steven ściągnął brwi. Nie przejmuj się, poradził mu wujek Jude. Wobec czego Steven przestał się przejmować. Pili wodę z węża ogrodowego i śmiali się z różnych głupot, a kiedy babcia nie pozwoliła im przyjść na obiad, bo się bała, że naniosą do domu brudu, wparowali do kuchni w samej bieliźnie i na bosaka. Davy i Letty powitali ich gromkim śmiechem, babcia się odwróciła, ale Steven widział, że nie była zła ani nawet odrobinę rozgniewana, bo nie wydała wark i nie stukała łyżką, nakładając żelasty szary gulasz. Do wieczora Steven był obolały i wykończony, ale w ogródku pojawiła się czarna grządka z równymi rządkami nasion, odgrodzona sznurkiem i chroniona przed kotami oraz ptakami, baldachimem siatki. Tuż przed zaśnięciem Steven uświadomił sobie, że jeszcze nigdy dotąd nie czuł się tak dobrze z łopatą w rękach, i że Arnold Every, wujek Billy oraz incydent z owczą szczęką, Wydawało mu się złym snem z odległych czasów, gdy jeszcze był chłopcem bardzo małym i samotnym. Rozdział 25. John Ellis patrzył na swoją żonę zalaną łzami, kompletnie wstrząśnięty i zakłopotany jej wybuchem. Nie lubił publicznego okazywania uczuć. Nawet kiedy sędzia skazał go na minimum 16 lat, nie spuścił stonu. Gdy zabierali go do celi, odwrócił się do swojej kobiety i uspokajająco puścił do niej oko. Teraz, kiedy się rozryczała, przede wszystkim potoczył wzrokiem dookoła, sprawdzić co na to inni. Przekonawszy się, że scena wzbudziła średnie zainteresowanie, skupił uwagę z powrotem na żonie. Żona miała na imię Hilary. Hilary, skarbie, co się dzieje? spytał miękko. Hilary Ellis jeszcze głośniej ryknęła w zaciśnięte pięści. Twarz jej poczerwieniała, tuż do rzęs spłynął po policzkach. — Ty mnie już wcale nie kochasz. — Co? — Ty już mnie w ogóle nie chcesz. Sean Ellis poczuł się skołowany. Uwielbiał swoją żonę, tęsknił za nią tak bardzo, że czasami aż go to bolało. I pragnął jej. Nie znał tak potężnej żądzy, póki jej nie spotkał. Dla niego tortura przebywania w więzieniu nie miała nic wspólnego z zamknięciem. Był to strach, że żona stopniowo zacznie się od niego odsuwać, że będzie przychodziła coraz rzadziej, aż w końcu któregoś dnia, zamiast gorącej żonki, będą go czekały papiery rozwodowe od jakiegoś zimnego prawnika. Strach przed tymi dokumentami nie dawał mu w nocy spać przez dwa długie lata. Co ciekawe, Twarze dwóch zaskoczonych pracowników banku nigdy nie spędzały mu snu z oczu. Ze strachu przed odejściem żony wsypał handlującego prochami kumpla spod celi, dzięki czemu spadły mu dwa lata z wyroku i natychmiast wylądował na oddziale specjalnym, gdzie miał większe szanse odsiedzieć wyrok bezpiecznie. A ona tu siedzi i płacze, że on jej nie chce. John Ellis był skołowany tak, jak tylko skołowany może być mężczyzna, to znaczy bardzo. Kochanie, co ty opowiadasz? Chwycił ją za ręce, z miłością zajrzał w poczerwieniałą twarz, poznaczoną czarnymi smugami. Przecież ja Cię kocham. I chcecie, oczywiście, że chcę. Czyś ty zwariowała? Nie ma na świecie takiego faceta, co by Cię nie chciał. A zdjęcia? Wydusiła Hilary. Zdjęcia Ci się nie podobają? Nigdy się o nich nie zająknąłeś ani słowem. Masz mnie za dziwkę? Funkcjonariusz Ryan Finlay, dyskretnie słuchający rozmowy małżonków, nerwowo zakręcił kluczami. O, szlak! Elis odgarnął wilgotne od łez włosy z policzków żony i ujął jej twarz w dłonie. Skarbie. Jakie zdjęcia! Słuchając przerywanego łkaniem, westchnieniami i drżącym oddechem opisu zdjęć, jakie mu przysyłała regularnie co tydzień od czasu uwięzienia, czuł, że skołowanie ustępuje miejsca zimnej furii. Rozdział 26 Gdy najnowszy list od Arnolda Evriego spłynął na wycieraczkę, Stevena nie było przy drzwiach. Letty powiedziała, że zaparzy herbatę i cicho wyśliznęła się z ciepłego łóżka. W drodze nadu zajrzała przez uchylone drzwi do sypialni chłopców. W płaskiej szarości świtu Davy zajmował prawie całe łóżko, gdy tymczasem Steven tkwił przyciśnięty do ściany, odsunięty na bok, ubrany w za małą piżamę ze Spidermanem, którą kupiła synowi w zeszłe Boże Narodzenie. Nogawki kończyły mu się w połowie łydek. Bluza nie sięgała do spodni, odsłaniając pas białej skóry. I nierówne wzgórki dolnej części kręgosłupa. Kołdra i prześcieradło leżały skłębione w nogach Davey'a. Tylko kuchenny zegar wtórował spokojnym oddechom chłopców. Letty poczuła dziwne mrowienie, jakby cień miłości. U stóp schodów podniosła pocztę, wzdychając ciężko na widok urzędowych kopert z okienkami adresowymi. W kuchni babcia właśnie zalała płatki resztką mleka. Nie słyszałam cię, zauważyła Letty, bezsensownie zirytowana, że nie jest sama. Nie mogłam spać. Letty wstawiła wodę na gaz i zabrała się do przeglądania rachunków. Jedyna koperta bez okienka adresowego miała kolor brązowy i była zaadresowana do SL 111 Barnstable Road, Shipcot, Ixmore, Somerset, najwyraźniej do Stevena. Humor pogorszył jej się jeszcze bardziej. Spojrzała na znaczek. Plymouth. Nie znała nikogo z Dewonu. Ani ona, ani nikt inny z rodziny. Puszczalska. Co tam przyszło? Same rachunki. Czekając aż woda zacznie wrzeć, kolejno porozdzierała wszystkie koperty z rachunkami. Coraz głośniejszy szum czajnika. Miłościwie zagłuszał pluskanie mleka skapującego babci z łyżki z powrotem do miski. Brązową kopertę zostawiła na blacie zamkniętą, ale przyglądała się jej, jakby mogła dzięki jakiemuś cudownemu darowi odgadnąć jej zawartość. S. L. Steven Lamb. Sekrety, kody, intrygi. Coś, co było przeznaczone jedynie dla oczu Stevena. Dla niej nie. Dla Leti nie istniało coś takiego jak słodka tajemnica. Jeżeli coś było miłe, sympatyczne, dobre, nie trzymało się tego w tajemnicy. Kupowało się lukrowane ciasteczka, zapraszało wszystkich na herbatę i opowiadało. Ze ściągniętymi brwiami przyglądała się kopercie. Położyła ją na stercie rachunków, po czym zalała torebki z herbatą wrzątkiem i otworzyła lodówkę. Zużyłaś całe mleko? Babcia wsunęła do ust rozmiękłe płatki. — Mleczasz, zaraz przyjdzie. Letki trzesnęła drzwiami chłodziarki i wylała do zlewu świeżo zaparzoną herbatę razem z torebkami. Kupki odstawiła gniewnym gestem na suszarkę. Babcia wzruszyła ramionami. — Te płatki ciągną mleko jak gąbka. Tego już było za wiele. Leki chwyciła brązową kopertę i rozdarła. Babcia przyglądała jej się uważnie. To też rachunek? Leti przebiegła wzrokiem po kartce papieru. Na górze ciąg cyfr bez żadnego znaczenia, nie data. Takie same jak w poprzednich dwóch listach. Niżej krótka wiadomość. Dobre wieści wkrótce. Dobre wieści? Dla kogo? Dla niej? Mało prawdopodobne. Dla Stevena? Jeszcze mniej. Jeżeli to list od tej dziewczyny, jeżeli ta dziewczyna jest w ciąży, jeżeli dziecko, tylko puszczalska idiotka z jakiegoś domu poprawczego mogłaby sądzić, że to są dobre wieści. Leti chciało się wyć. To niesprawiedliwe. Akurat teraz, kiedy mieli szansę sobie poukładać życie. Dlaczego zawsze wszystko szło pod górkę? Niewiele brakowało, a byłaby zawołała Stevena do kuchni. Jednak na myśl o rozmowie na taki temat, z rozczochranym i zaspanym chłopcem w za małej piżamie uświadomiła sobie, że nie podoła. Przez kilka chwil dumała nad rozwiązaniem, po czym zapaliła gaz, a następnie ignorując znaczące cmokanie matki, spaliła list. Kuferek z cennymi informacjami gromadzonymi przez Arnolda Ewrie'go, kipiał od skarbów. W ciągu kilku krótkich tygodni morderca zbierał istotne obserwacje i błahe spostrzeżenia, notował w pamięci wszelkie przejścia i skróty oraz drogi okrężne, a także z zamkniętymi oczami potrafił wskazać każde miejsce na ścianie, gdzie uszczyła się lub odpadała farba. Miał sporo możliwości do wyboru. Najbardziej atrakcyjną alternatywą wydawały się klucze. Trzeba by je było ukraść rajanowi finlejowi albo ukradkiem odcisnąć w obrzydliwie rozmiękłej kostce mydła, żeby zyskać formę. W tę formę można by nalać jakiegoś wypełniacza do drewna z gatunku tych, których używa się do naprawiania szpar i szczelin w starych meblach był taki w warsztacie. Potem warstwa lakieru, żeby wzmocnić całość i będzie miał w ręku narzędzie pozwalające wyjść z celi. Z bloku, a nawet, kto wie, ograniczył swoje zainteresowanie do dwóch kluczy. Jeden otwierał podwójne drzwi do bloku, drugi jedną z czterech bram w drucianym płocie wzdłuż więziennego muru. Dwa klucze powinny wystarczyć: jeden po jednej stronie mydła, drugi po drugiej. Ewry spędził długie godziny na doskonaleniu zręczności która mogła się okazać konieczna do osiągnięcia tego celu. Odciskał szczoteczkę do zębów w kostce mydła, ćwicząc ułożenie jej pod odpowiednim kątem, i nagradzał siebie zerkaniem na odbicie chłopca w lusterku bocznym. Rzadko pozwalał sobie na coś więcej, nawet jeśli uzyskiwał dwa doskonałe wgłębienia w czasie krótszym niż pięć sekund. Czas, którego jeszcze niedawno miał w nadmiarze, Teraz wydawał się ulotny i mijał nie wiadomo kiedy, więc Ewry starał się patrzeć na fotografie SL jak najrzadziej. Wiedział, że na fantazjach może mu minąć nawet cały dzień, a taki dzień należało wykorzystać, żeby wydostać się z więzienia i zmienić marzenia w rzeczywistość. Nocami stale pracował nad prętami w oknie uniwersalna szczoteczka do zębów. Odsłaniała kolejne centymetry metalu oblanego zaprawą. Ciągle jednak nie widać było końca tej pracy ani dosłownie, ani w przenośni. Ewry się tym nie przejmował. Dysponował wypracowaną w więzieniu cierpliwością. A przy oknie trudził się, ponieważ każdy gram szarego kurzu z zaprawy, który pokrywał mu palce, symbolizował potencjalne zbliżenie do rezultatu tak mocno upragnionego, że w końcu zrozumiał o co chodzi w tym całym buddyzmie. Poczynił jeszcze kilka prób nawiązania rozmowy z innymi osadzonymi, jednak niezależnie od tego, jak ostrożnie zaczynał, nie odniósł sukcesów. Skończyły się jednym krótkim spierdalaj z boku oraz jednym kopniakiem tak blisko jąder, że prawie na to samo wyszło, i wylądował skulony na linoleum. Rzeszcząc ochryple ze strachu i nienawiści. Uratował go Andy Ralph, stając między nimi napastnikiem. A zatem wrócił do Elisa. Szybko się zorientował, że olbrzym stał się całkiem innym człowiekiem. Przedtem spokojny, teraz nerwowy, przedtem otwarty, teraz zamknięty w sobie i zamyślony. Coś się wydarzyło. Nie miał czasu do stracenia, nie mógł czekać aż Elis dojdzie do siebie, więc po prostu zapytał i otrzymał odpowiedź. Najzwyczajniej w świecie. Chili wysyłała mężowi zdjęcia, a on ich nie dostawał. Teraz Chili jest przekonana, że on już jej nie kocha. A skoro Chili sądzi, że on już jej nie kocha, to po co miałaby na niego czekać? W pojęciu Elisa groźba otrzymania papierów rozwodowych wzrosła tysiąckrotnie. A jeśli Chili się z nim rozwiedzie, nie będzie miał żadnej nadziei, która by go podtrzymywała do końca pobytu w tym bezdusznym miejscu. Jeśli Chili nie będzie na niego czekała z żarliwymi pocałunkami, jeśli nie zaskoczy go w progu ubrana w koszulkę nocną jak dla lalki, kupioną w sklepie z gadżetami erotycznymi, jeśli nie będzie wieczorów przed telewizorem z butelką białego wina, Próbowania truskawkowego błyszczyku do ust, nałożonego na wargi specjalnie z jego powodu, wiedział, że nie znajdzie drugiej takiej jak chili. Jeśli ona się z nim rozwiedzie, równie dobrze mogą go powiesić. Zanim doszedł do końca opowieści, oczy miał pełne łez. Równie dobrze mogą mnie powiesić. Ewry z trudem stłumił śmiech. Co prawda, to prawda. Normalnie komediodramat. Powiesić. Tak, najlepiej nad błyszczykiem i koronkowymi majtkami. Ludzie tego pokroju powinni być wierzani. Ewry sam chętnie by zaciągnął pętle wokół szyi Elisa, choćby po to, by uwolnić świat od żałosnego wyjca, usychającego z miłości. Przez chwilę rozkoszował się w marzeniach wyobrażeniem, że spogląda w te szympansie oczka lśniące od łez, a następnie otwiera, zapadnie i patrzy, jak głupi łeb tego ociężałego idioty bezwładnie zwisa z barków. Miał ochotę powiedzieć kretynowi, że skoro jego skurwiona żonka przysyłała mu zdjęcia z cyckami na wierzchu, to widocznie po to, żeby każdy, kto na nie spojrzy, miał ochotę walić gruchę. On czyta wszystkie listy, powiedział zamiast tego konspiracyjnym tonem, i kradnie, na co tylko ma ochotę. Kto? Finlay wzruszył ramionami. Nigdy nie zaszkodzi posiać ziarno nienawiści. Ryan Finlay właściwie nigdy nie miał okazji porozmawiać z doktorem Liverem. Funkcjonariusze więzienni swobodnie plotkując między sobą o swoich obowiązkach, nazywali je rozpieszczaniem, a Finlay był święcie przekonany, że powinności doktora Livera jak najbardziej pasują do tej kategorii obok przywileju oglądania telewizji czy jedzenia posiłków wegetariańskich. Nic więc dziwnego, że gdy się odezwał, mijając Livera, który stał przed swoim gabinetem i odprowadzał wzrokiem Arnolda Evriego, eskortowanego do celi, w jego głosie zabrzmiał nieskrywany sarkazm. — Co tam, doktorze? Kolejny uleczony? Liver zerknął na Finleya, po czym znów przeniósł spojrzenie na Evriego, oflankowanego przez Endiego Ralfa oraz Martina Stronga, którzy mieli za zadanie utrzymać go przy życiu na krótkim odcinku między blokami. Mają prawo do leczenia, odparł. Finlay prychnął, ale doktor nawet na niego nie spojrzał. Funkcjonariusz poczuł się zirytowany. Przywykł do tego, że w pracy go słuchano. Ludzie byli mu posłuszni, ludzie go nie ignorowali. Te dzieciaki, które pomordował, też miały swoje prawa, nie? Ralph i Strong dotarli do zakratowanych drzwi na końcu bloku. Strong zajął się otwieraniem, a Ralph w tym czasie leniwie obejrzał swoje paznokcie. Avery odstąpił na bok, drobny, nieszkodliwy człowieczek między dwoma potężnymi strażnikami. Te dzieci nie są moimi pacjentami, odpowiedział w końcu lekarz. Dobre sobie. I nadal nie patrzył na finleja. Funkcjonariusz chętnie by doktorkowi przyłożył na odlew, trochę go wytarmosił, żeby jaśnie szanowny pan lekarz poczuł do niego odrobinę szacunku. I dlatego taki zboczeniec siedzi sobie w zacisznej celi. Od czasu do czasu zrobi jakąś ławeczkę, a pan pisze sprawozdania i poleca zabić mu okno deskami. On ma rączki czyste. Powtarza tak, panie doktorze, i nie, panie doktorze, i tyle. W końcu to wszystko nie ma znaczenia, bo cackamy się z nimi, jak w jakimś cholernym szpitalu. Mamy ich poskładać do kupy i wystawić za drzwi, bo czekają następni. Finlay miał nadzieję zmusić Livera do odpowiedzi, ale osiągnął jedynie tyle, że sam poczerwieniał ze złości. Zmierzył lekarza ciężkim spojrzeniem, Lecz ten spokojnie patrzył za Ewrym, póki więzień nie zniknął za podwójnymi drzwiami. Dopiero wtedy Liver po raz pierwszy spojrzał na Finleja i po raz pierwszy funkcjonariusz więzienny zajrzał w oczy człowieka, który szukał światła w czarnych duszach tysięcy zboczonych morderców. Przeszły go ciarki żywcem wyjęte z kiepskiego horroru. Dla Arnolda Ewriego zawsze znajdzie się wolne łóżko. Lekarz uśmiechnął się niewesoło. On się nigdzie nie wybiera. Odcinek 17. Rozdział 27. Dzień ojca nigdy nie był w domu Luisa obchodzony szczególnie hucznie. Luis zwykle o nim zapominał, a wówczas matka wyciągała jakąś kartkę, na której gryzmolił życzenia oraz drobny upominek wręczany z mieszanymi uczuciami. Niekiedy musiała pisać życzenia sama, bo i o tym Luis zapominał. Czasami ona także zapominała, a wówczas, gdy nadchodził ten dzień, musiały wystarczyć same słowa, nawet jeśli pojawiały się dopiero przed południem, gdy radio 2 zaczynało nadawać dedykacje z okazji ojcowskiego święta. I tata Luisa musiał udawać, że jest całkowicie zadowolony i do pełni szczęścia wystarcza mu, że ma w domu żonę i syna. W sklepie pana Jacobiego, Louis poszedł od razu do półki z kolorowymi magazynami, a Steven zajął się przeglądaniem mizernej oferty kartek na dzień ojca. Gdyby miał którąś kupić, choć oczywiście wcale nie zamierzał, to którą by wybrał? Samochody wyścigowe, kufle ze spienionym piwem, erotyczne postacie z kreskówek. Była też jedna z kwiatami w doniczce, obok niej leżała łopata. I niedbale rzucone rękawice ogrodowe. Ale, zdaniem Stevena, nadawała się ona dla starego człowieka. A wujek Jude przecież nie był stary. A także nie był jego ojcem. Skojarzenie okazało się smutne i bolesne. Niewiele pomogła fałszywa beztroska. Kupujesz kartkę na Dzień Ojca? spytał przyjaciela. Louis podniósł mało przytomny wzrok. Z nadmiesięcznika BMX. Co prawda nie miał BMX i bardzo ostrożnie jeździł na swoim pięknym nowym rowerze, ale przynajmniej w ogóle miał rower. Cholera, chyba tak. Weź tam coś wybierz. Jaką? Wszystko jedno. Steven przyjrzał się kartom uważniej. Żadna jakoś nie pasowała do taty Luisa. Nie było karty z krzyżówką. Albo rozpinanym swetrem. W końcu zdecydował się na tę z pienistym piwem, bo któregoś razu widział jak tata Luisa poszedł do czerwonego lwa, a poza tym raz mama Luisa otworzyła dobrze zaopatrzoną lodówkę, żeby im dać po batoniku kitket, a wtedy zobaczył sześciopak Budlajta. Utkwiło to Stevenowi w głowie, bo wydało mu się bardzo amerykańskie, że tata Luisa pije piwo. I bardzo szykowne. — Może być ta? — Może — odparł Louis, nie patrząc. — Pożycz mi dwa funciaki. — Nie mam. Louis zerknął na cenę wydrukowaną na odwrocie kartki. — No to jeden dwadzieścia. Mama ci odda. Steven dostawał tylko dwa funty kieszonkowego tygodniowo. A i to nie zawsze. Na przykład jeśli trzeba było zasilić gazomierz. Westchnął ciężko i poszperał w kieszeni. Od niepamiętnych czasów Louis pożyczał od niego pieniądze. Dług wynosił już chyba setki funtów, a nie oddał ani pensa. Któregoś razu Steven poruszył ten temat, a wtedy Louis mu powiedział, żeby nie był takim dusi groszem. Mam wszystkiego tylko funt pięćdziesiąt. Może być. Louis zapłacił panu Jacobiemu i wrzucił trzydzieści pensów reszty do swojej kieszeni. Ewry nie miał pojęcia, że jest dzień ojca, do czasu, gdy przy śniadaniu przez kolejkę przebiegła fala podniecenia. Mieli dostać śledzie. Wieści dotarły do stojącego przed nim. Ten obejrzał się, zobaczył Ewry'ego, zamknął twarz i obrócił się z powrotem do parujących tac oraz grzechotania metalu o metal. W ten sposób łańcuch został przerwany i wszyscy stojący w kolejce za Ewrym. Zostali pozbawieni przyjemności oczekiwania na smakołyk. — Co tam? — odezwał się Elis bez większego zainteresowania. — Sprawdź nosem. Finney roześmiał się z własnego dowcipu. — Musiał, bo nikt inny tego nie zrobił. — Śledzie — powiedział Ewry. Co? — Dostaniemy śledzie. — Dlaczego? — Z okazji Dnia Ojca. Elis zdążył już wziąć z pierwszej lady owsiankę. Ewry zauważył, że przygląda się Finlayowi odchodzącemu wolnym krokiem wzdłuż kolejki. Ten, jak zwykle, obracał klucze na tłustym palcu, niby jakiś rewolwerowiec. Dotarłszy do końca rzędu oczekujących, zawrócił w ich stronę. Spojrzenie wodnistych oczu Ewriego przeskakiwało z Finlaya na Elisa, który skupiał wzrok na funkcjonariuszu za każdym razem, gdy ten znalazł się w jego polu widzenia. Jeśli chodziło o klucze, Elis nie miał szans się do czegokolwiek przydać. W zasadzie mydło też już nie bardzo przystawało do planu, bo przypominało raczej gęściejszą pianę niż ciało stałe. Ewry poważnie rozważał porzucenie opcji z mydłem i uznanie jej zachybiony eksperyment. Ale, ale od czasu rozruby z żonką Elis chodził smętny i zamyślony. Ewry robił co w jego mocy, żeby go rozweselić, lecz Elis myślał tylko o rajanie finleju. Czy zabrał zdjęcia, czy je zatrzymał, czy odda? Co zdaniem jego z nimi zrobił? Czy należałoby go poprosić o zwrot? Ewry gorzko żałował, że w ogóle odezwał się na temat Finlaya krawnącego zdjęcia. Tyle to dało, że jedyny więzień, który się do niego odzywał, Stał się kompletnie bezużyteczny, nudny i męczący. Podobnie jak w kwestii mydła, Ewry dojrzewał do konkluzji, żeby Elisa zostawić w diabły i uznać za chybioną inwestycję. Teraz jednak, nie mając innego zajęcia, jak tylko ślamazarnie przesuwać się w stronę śledzi, skoro Finlay znów prawie się z nimi zrównał, uznał, że zabawnie byłoby wetknąć kij w mrowisko. Szon, masz dzieciaki? Elis spojrzał na Ewry jego nieprzytomnie. Co? Dziś jest dzień ojca, powiedział Ewry wolno i wyraźnie jak do dziecka. Macie dzieciaki? Nie, odparł Elis. Coś zaczęło kiełkować na pustyni jego mózgu. Szkoda, zauważył Ewry. Aha, zgodził się Elis. Patrzył na owsiankę, ale jej nie widział. Ewry westchnął ciężko po czym w zalegającą między nimi ciszę włożył starannie dobrane słowa. — Pewnie już nie będziesz miał. Wtedy nagle fakt, że po dwóch latach w więzieniu czeka go jeszcze przynajmniej dwanaście, uderzył Elisa jak obuchem. Zabrakło mu powietrza. Zachwiał się, oczy miał puste, usta na wpół otwarte. Bezwiednie zatrzymał kolejkę. — Elis, rusz się! Rozkazał mu Ryan Finlay, kręcąc kluczami, błogo nieświadomy, że były to jego ostatnie słowa w życiu. Sean Ellis wyrżnął Finlaya tacą w twarz. Nie była ciężka, a miskę na owsiankę zrobiono z plastiku, ale furia włożona w cios zrobiła swoje. Funkcjonariusz padł na ziemię jak ścięte drzewo. Z nosa pociekła mu krew, całkiem jak woda ze sztucznego kwiatu błazna. Przez sekundę, a może krócej, sprawy się ważyły. Mogło się zdarzyć tak, że więźniowie będą nadal stali w kolejce, patrząc jak Sean Ellis tłucze Raya na Finleya tacą, jak wsianka oblepia wszystko dookoła, aż zjawią się inni strażnicy i odciągną więźnia od funkcjonariusza. Albo mogło się rozpętać piekło. Właśnie tak się stało. Więźniowie zostawili śledzie, kolejkę oraz śniadanie i rzucili się na finleja. Tuzin strażników, którzy jeszcze przed chwilą z nudów dłubali w nosie, ruszyło na pomoc funkcjonariuszowi, wymachując pałkami, jak kiepsko wytrenowana drużyna futbolowa rodem z pubu, gubiąca formację, bo wszyscy biegną za piłką. Jedni skazańcy walczyli ze strażnikami, inni między sobą, wykorzystując okazję do szybkiego i konkretnego wyrównania rachunków. Bez uciekania się do pośrednictwa nużącej wymiany papierosów i usług seksualnych. Zabrzmiały gwistki i spanikowane krzyki zamykać! zamykać! Głosy pełne nienawiści, grzech od tac i churgot przewracanych stołów poniosły się echem przez budynek. Ewry przystosował się do sytuacji tak szybko, że podważył podstawę teorii ewolucji. Zanim Ryan Finlay gruchnął na ziemię, Myśli mordercy oderwały się od śledzi i poszybowały do wizerunku SL uchwyconego w lusterku bocznym samochodu. Gdy inni więźniowie rzucili się na Finleya, on cisnął swoją tacę na klucze, które posłusznie wypadły funkcjonariuszowi z dłoni. Nikt nic nie widział, nikogo to nie obchodziło, wszyscy się bili. — Proszę, proszę — pomyślał Ewy — właśnie dlatego nie pasuję do tej bandy głupków. Sięgnął po tacę i wysunął nią klucze z podgłębionych ciał, po czym podniósł je od niechcenia. Chociaż wszyscy zajęci byli czymś innym i choć Ewy pozornie wydawał się całkiem spokojny, zdawał sobie sprawę, że musi działać szybko. Strażnicy mogli lada chwila odzyskać kontrolę nad więźniami, a wtedy okazja przepadnie. Co gorsza, strażnicy mogli nie odzyskać kontroli nad więźniami. Mordercy dzieci byli przez wyrzutków społeczeństwa uważani za czarne owce, więc w razie gdyby rozruchy przybrały na sile, ewry i jemu podobni też mogliby zdrowo oberwać. Chociaż zdawał sobie sprawę, że szybkość jest najistotniejsza, przystanął na moment, żeby się rozejrzeć. Cywilna obsługa kuchni zniknęła za drzwiami z napisem tylko dla pracowników. Dobrze. Ewry przeskoczył przez ladę i kucnął po drugiej stronie. Co teraz? Nigdy nie był po tej stronie lady. Niestety wylądował w niewielkiej kałuży owsianki, która poplamiła mu buty. Były to tylko zwykłe, więzienne czarne buty, ale Ewry dbał o swoje rzeczy, więc się zirytował. Rozejrzał się za jakąś szmatką, a zobaczył pod kontuarem stare ziemniaki i nadgniłą marchewkę. Skrzywił się niemiłosiernie. Gdyby wiedział, jaki tpanuje brud, nie jadłby tego, co mu dawali. Chwycił coś białego z dolnej półki pod ladą. Okazało się, że trzyma w rękach fartuch kucharza. Rozdarty wątpliwościami, przez moment nie potrafił zdecydować, czy powinien go na siebie włożyć, czy też raczej wytrzeć nim buty. W końcu jednak ściągnął szarą więzienną bluzę w granatowe pasy, żeby się przebrać. Zdejmując fartuch z półki, zrzucił pudełko batoników czekoladowych. Nie przepadał za czekoladą, ale chwycił garść batonów i wsunął do kieszeni dżinsów. Wtedy spostrzegł małą białą stertę, czepki paskudne białe czepki papierowe, w których kobiety i mężczyźni serwujący jedzenie wyglądali jak wyłysiałe, pozbawione płci ofiary nowotworów. Wszyscy tacy sami. Szybko włożył czepek na głowę. Najpierw nasunął go głęboko na oczy, potem podciągnął w górę, żeby zgarnąć włosy z czoła. Zerknął na drzwiczki szafki ze stali nierdzewnej i zobaczył odbicie bezkształtnej twarzy, która mogłaby należeć do każdego. Usta wykrzywiły mu się w przelotnym uśmiechu pełnym napięcia. A potem wstał, wytarł buty z owsianki więzienną bluzą. Podniósł się, ale był cały czas pochylony. Więc gdyby ktoś zerknął w jego stronę, zobaczyłby nad ladą jedynie fragment białego czepka. Śpiesznie prześliznął się przez drzwi z napisem „Tylko dla pracowników. O dziwo, nie były zamknięte. Na litość boską, przecież to więzienie. Czy naprawdę ktokolwiek spodziewał się, że napis „Tylko dla pracowników kogokolwiek zatrzyma? W takiej sytuacji połowa pensjonariuszy więzienia w Longmore wcale by tu nie trafiła skoro ludzie nie łamaliby zakazów w postaci napisów wstęp wzbroniony albo nie dotykać Jezu Chryste. Gdyby to było takie proste, nikt by nie popełniał przestępstw i więzienia świeciłyby pustkami. Mimo napiętej sytuacji Ewr nie mógł powstrzymać uśmiechu, wyobrażając sobie, jaki skutek mogłyby na nim wywrzeć rozstawione w okolicy jego miejsca zamieszkania znaki z napisem głoszącym na przykład nie zabijaj dzieci. Minął drzwi i zdusił uśmiech, bo znalazł się twarzą w twarz z garstką przestraszonych kucharzy i dostawców, skupionych pod ścianą przy drzwiach wyjściowych. Wszyscy patrzyli na niego podejrzliwie, wyraźnie przestraszeni. Odwrócił się gwałtownie, by zabezpieczyć drzwi, przez które wszedł, ale nie mógł znaleźć zamka. Jak to zamknąć? Zapytał naglącym tonem. Nie da się, odpowiedział chłopak z trądzikiem, chyba ten, który nas markał do musztardy. Teraz nie wyglądał na zbyt zadowolonego z siebie. Krosty na twarzy z przerażenia płonęły mu szkarłatem, dolna warga drżała. Pomóżcie zastawić te cholerne drzwi, zanim się zjawią nieproszeni goście. Chwycił za metalowy wózek na tacę i ustawił go przed wejściem. Wiedział, że to gest całkowicie nieskuteczny, ale przecież i tak działał wyłącznie na pokaz. Pucołowata kobieta w średnim wieku z identyfikatorem na piersi głoszącym Evelyn pośpieszyła mu z pomocą. Najwyraźniej zdecydowała się opowiedzieć po stronie Ewriego, wychodząc z założenia, że wróg jej wroga jest jej przyjacielem. We dwoje zabrali się do przestawiania zamrażarki. W połowie akcji przyłączyło się do nich następnych pięć osób z jakichś dziesięciu schowanych w kuchni. W chwili, gdy zamrażarka znalazła się na właściwym miejscu, nastąpiła pauza. Ewry zdawał sobie sprawę, że jest w tym gronie osobą podejrzaną. Musiał bardzo szybko podjąć właściwą decyzję. Całe szczęście, że ostatnimi czasy miał sporo gimnastyki umysłowej. Trzy okoliczności przemawiały na jego korzyść. Po pierwsze, cywilni pracownicy kuchni bardzo często się zmieniali. On sam z aktualnej obsady przypominał sobie jedynie pryszczatego młodziaka i Ewlin. Pozostali zjawili się w więzieniu na tyle niedawno, że nie miał okazji zakodować ich sobie w pamięci. Po drugie, nie był osobą przyciągającą uwagę, nie rzucał się w oczy w żadnym towarzystwie, a co dopiero w dużej grupie mężczyzn ubranych jednakowo w szare stroje w granatowe pasy. A nawet gdyby któreś go wyróżniło spośród innych ze względu na to, kim był, to teraz, mając na sobie biały fartuch, a co najistotniejsze, czepek na głowie, dysponował przebraniem dającym anonimowość każdemu, kto je włożył. Ostatnim elementem działającym na jego korzyść było to, iż wśród pracowników znajdowało się tylko dwóch mężczyzn: pryszczaty chłopak i starszy mężczyzna, tak mocno pochylony ku ziemi że wyglądał jak małpa cyrkowa w kraciastych spodniach. A niezależnie od wszystkich na świecie pieprzonych ruchów wyzwolenia kobiet, zawsze bardziej prawdopodobne jest, że to właśnie mężczyzna będzie się stawiał innemu mężczyźnie. Opierając się na tych założeniach, Ewry wydał policzki i powiódł wzrokiem po wszystkich. Ładny początek nowej roboty. No, jak cholera, przytaknął niepewnie pryszczaty. Pozostali tylko patrzyli, niespecjalnie przekonani. Rzucali w bok ostrożne spojrzenia. Ewry szybko się zorientował, że jeśli ma zamiar się z tego wykaraskać, musi działać i to szybko. Pokazał im klucze. Ktoś wie, który jest do tych drzwi? W pomieszczeniu rozległ się szmer ulgi. Skąd je masz? zapytał podejrzliwie facet małpa. Od strażnika. Kazał mi zabrać wszystkich jak najdalej stąd. I to galopem. Mówiąc to podszedł do drzwi wyjściowych i zaczął dopasowywać klucz. A z nim co się stało? Chciał wiedzieć małpa. Głową wskazał jadalnie, skąd dobiegały coraz bardziej dynamiczne odgłosy buntu. Bo ja wiem, Ewry energicznie wzruszył ramionami: Bardziej mnie obchodzi, co się stanie z nami. Mistrzowskie posunięcie. Pracownicy kuchni nadal mu nie ufali. Tyle wiedział z pewnością. Ale tak czy inaczej skupili się przy drzwiach stanowiących jedyną drogę ucieczki, niczym świeżo wyklute kurczęta wokół kwoki, gotowi zaryzykować i iść za nim, dopóki będzie ich prowadził coraz dalej od przemocy, której odgłosy docierały do ich uszu. Mniejsze zło, pomyślał Ewry z lekkim uśmieszkiem. Chyba po raz pierwszy w życiu wydano o nim, choć bardzo wątłą, ale jednak pozytywną opinię. Czwarty klucz obrócił się w zamku i Ewry odstąpił uprzejmie, przepuszczając innych przed sobą. Przechodząc kiwali mu głową i dziękowali. Tylko małpa nadal wyglądał na zmartwionego, że został uwolniony. Łupnięcie w drzwi łączące kuchnię z jadalnią dodało uciekającym skrzydeł. Ewry wyszedł ostatni i przekręcił klucz w zamku po drugiej stronie. Ewlyn pobiegła pierwsza. A kiedy Ewy ruszył, żeby dogonić grupę, minęło ich sześciu strażników. Jednego Ewry rozpoznał, ale oni omietli go obojętnym wzrokiem. od postać w białym kuchennym fartuchu i papierowym czepku. Całkiem jakby był niewidzialny. Zdawał sobie sprawę, że pracownicy kuchni nie pozwolą mu wyjść w swojej grupce przez bramę główną. Gdy już będą bezpieczni, otoczeni przez strażników, spokojnych, i nie biegnących donikąd, wówczas ktoś, najprawdopodobniej małpa, zacznie głośno wyrażać wątpliwości. Właśnie dlatego, gdy mijali skrzydło A, Arnold Evry nieznacznie przesunął się na tył grupy, po czym się od niej oddzielił. Zdjął fartuch i czepek, upchnął obie rzeczy za jakimś wielkim kwitnącym krzakiem, o którego nazwie nie miał pojęcia, i skierował się do ogrodzenia z drutu. Według więziennych opowieści płot był pod tak wysokim napięciem, że gdyby w niego odpowiednio mocno cisnąć łopatą, narzędzie wybuchłoby jak nadmuchiwana papierowa torebka. Ewry nie wierzył tym pogłoskom. W istocie mało go one obchodziły. Miał klucze. Tuż przed skrzydłem D skierował się do ławki pamięci Tobiego Dunstana. W pewnej chwili zobaczył dwóch strażników podążających śpiesznym krokiem w jego stronę. Wiedział, że próba ukrycia czegokolwiek przed strażnikami jest najpewniejszą metodą zwrócenia na siebie ich uwagi. Zatrzymają go, wypytają i przeszukają. Dlatego dołożył wszelkich starań, by go zobaczyli i wiedzieli, że on ich dostrzegł wcześniej. Następnie z niemałym trudem podniósł ławkę i ułożył ją sobie na ramieniu. Ej, Ewry, kradniesz? Rzucił jeden ze strażników, nie zwalniając kroku. Zmylił ich stanowczością ruchów. Tak jest, proszę pana, zazalutował. Obaj funkcjonariusze roześmiali się i po chwili zniknęli mu z pola widzenia. Nie było żadnego alarmu. Alarm jedynie szerzy poruszenie wśród innych więźniów. Ucieczki, zamieszki, bójki. Wszystko to odbywa się zawsze przy akompaniamencie trzeszczenia krótkowalówek, na tle czerwonych, spoconych twarzy pracowników więzienia oraz niezwykłego odgłosu tupania stóp biegnących, gdy posiłki napływają w odpowiednie miejsce. Ewry odstawił ławkę pięćdziesiąt metrów dalej, obok jednej z czterech bram. Następnie poszedł, choć najchętniej puściłby się biegiem, z powrotem. Tym razem do skrzydła E, gdzie stała ławka Jasmin Gregory. Minął po drodze dwie inne, ale tamte nie do niego należały. Wiedział, że postępuje bezsensownie i w razie gdyby mu się noga powinęła, będzie to sobie wyrzucał, ale inaczej nie umiał. Musiał mieć swoje. Dotaszczył do drucianej bramy ławkę YG i zadziwiająco pewną ręką wyciągnął z kieszeni klucze Finlay'a. Właściwy okazał się pierwszy, więc Ewry uznał, że los mu sprzyja. — Dwie ławki, każda metro osiemdziesiąt długości. Mur wysokości czterech metrów. — Sam raz. Przeciągnął ławki przez bramę w drucianym ogrodzeniu i zamknął ją za sobą. Następnie postawił Tobiego na Jasmin i ostrożnie potrząsnął drewnianą wieżą, by wypróbować jej stabilność. Toby był drugą ławką Evry'ego, nie tak mocną jak Jasmin, piąta, ale obie się nadawały. Po dwóch nieudanych próbach, gdy ciężar jego ciała niebezpiecznie zachwiał konstrukcją, Arnold Evry w końcu wdrapał się na drewnianą wieżę, nazwaną imionami jego ofiar, a następnie na szczyt muru. Celnym kopnięciem zburzył konstrukcję i, nie oglądając się za siebie, ostrożnie opuścił się po drugiej stronie. Znalazł się na otwartej przestrzeni, na wrzosowisku Dartmoor. Odcinek osiemnasty Rozdział dwudziesty ósmy Steven ściągnął skarpetki i ostrożnie wsunął na stopy zimne, wilgotne tenisówki stojące przed wejściem. Właśnie minęła piąta trzydzieści. Czuł się trochę głupio, całkiem jakby znowu miał sześć lat i obudził się w bożonarodzeniowy poranek, choć już stracił nadzieję na jego nadejście. Uśmiechnął się szeroko do samego siebie. Gwiazdka w czerwcu, a jednak. Przez ostatni tydzień codziennie czuł się świątecznie. Przechodząc rano nad Daveyem, który leżał jak rozgwiazda zaplątana w pościel, przestępując nad skrzypiącą deską przed pokojem Bilego, ściskając poręcz, by zejść po schodach bezszelestnie. Potem zaczynał lekko drżeć. Trochę dlatego, że po drodze ciepło snu, osiadłe na skórze, ustępowało przed chłodem nowego dnia, a trochę z podniecenia. Szybkim krokiem szedł do kuchni, gdzie przez okno wpadały promienie słoneczne, ozłacając pyłki kurzu w powietrzu. A wszystko to z powodu maleńkich zielonych kiełków, które zaczęły się pokazywać niczym drobne szmaragdy, rozsiane w czarnej glebie grządki warzywnej. Pierwsza wzeszła marchewka. Stevenowi na jej widok ścisnęło się gardło. Mało się nie popłakał nad głupią marchewką. Przecież nawet za nią nie przepadał. Mówiąc wujkowi Jud o marchewce, starał się nie okazywać zbytnich emocji, ale wujek sam był podekscytowany i natychmiast wstał od bekonu, żeby ją zobaczyć. Steven czuł się jak mężczyzna przedstawiający światu swoje pierwsze dziecko. Chciało mu się zapalić wujek Jud położył mu rękę na karku i to było jeszcze lepsze niż papieros. Po marchewce pokazała się fasola. Wyszła akurat u stóp tyczek, które ustawili w kształcie wigwamów. Na razie jeszcze wydawało się niemożliwe, żeby te bezradne plamki zieleni kiedykolwiek sięgnęły szczytu tyczek. Steven był zdumiony, że w ogóle podejmą taką próbę. Ciekaw był, co wzejdzie następne. Następne były ziemniaki. Ale zanim jeszcze wzeszły, trzy dni po pierwszych marchewkach, Steven po powrocie ze szkoły nie zastał babci w oknie. Strach ścisnął mu serce, lecz opanował go na tyle, by nie pobiec przez dom, wołając ją głośno. Zatrzymał się przy schodach, spojrzał w górę. — Babciu! Cisza. Wszedł do połowy schodów, zobaczył uchylone drzwi do łazienki, czyli pusta. Nikogo nie było w domu. Pobiegł do kuchni, wyjrzał przez okno i zdębiał. Babcia stała w ogródku. Oglądała młode pędy, tu i ówdzie szturchając ziemię laską. Ale nie ze złością, wcale nie. Raczej w taki sposób, jaki zdarzało jej się trącać kółka od terenówki przyczepione do wózka na zakupy. Tenże wózek trzymała w drugiej dłoni. Rzadko się z nim rozstawała. Lubiła się na nim opierać. Wolniutko brnęła po nierównej ziemi. Zrobię jej ścieżkę, pomyślał Steven. Gładką. Potem obrócił się przez ramię, przebiegł przez cały dom i pognał jak na skrzydłach na zewnątrz, za drzwi, chwytając po drodze tornister. chwilę później machał wesoło do babci, popatrującej z okna salonu. Tkwiła nieruchomo, jak zawsze, z zaciśniętymi wargami. A Steven wszedł do domu po raz drugi w ciągu dziesięciu minut. Świeży obraz w pamięci najwyraźniej zaćmił Stevenowi wzrok, bo dopiero w połowie drogi do grządki chłopak zorientował się, co widzi. Przystanął gwałtownie. Teczki od fasoli leżały na ziemi. Ostatnie metry pokonał biegiem, walcząc z narastającymi mdłościami. Teczki nie upadły same. Zostały wyrwane z ziemi i rozrzucone po całej grządce, a w zasadzie po tym, co z niej zostało. Coś wielkiego zdeptało i rozkopało miękką czarną ziemię niszcząc kiełki. Teraz leżały jak bezwładne ciała na polu walki. Jasnozielone mundury nie zdołały okryć nagich, osłabionych, wyciągniętych spod ziemi kończyn, które nie powinny w ogóle widzieć światła dziennego. Steven bardzo chciał, żeby to była sprawka lisa albo krowy. Nawet rozejrzał się za jakąś zbłąkaną krową. Byłoby fatalnie, gdyby się zjawiła w ogródku, ale jeszcze gorzej, jeśli to zrobił człowiek człowiek albo ludzie. Kaptury. Oni byliby do tego zdolni. W wyobraźni bez trudu zobaczył trzech wrogów depczących rośliny ze śmiechem miażdżących butami delikatne kiełki trzej złoczyńcy o złośliwych twarzach ocienionych kapturami. Niestety obojętne, jak bardzo siebie przekonywał, że to oni, w głębi serca znał prawdę. Nie był dla nich aż tak ważny, żeby im się chciało szkodzić mu w ten sposób, nawet gdyby wiedzieli, ile znaczy dla niego ogródek. Z ciężkim sercem musiał przyznać przed samym sobą. To Louis. Rozdział dwudziesty Z powodu rozruchu w jadalni Ponieważ Ryan Finlay został pośpiesznie przetransportowany do szpitala, a stamtąd do kostnicy, a także dlatego, że Ewry zamknął za sobą bramę w drucianym ogrodzeniu, minęła prawie godzina, nim się zorientowano, że zniknął i to niechwilowo. Wtłoczony do niewłaściwej celi albo ukryty gdzieś dla własnego bezpieczeństwa. Minęło kolejne dwadzieścia minut, zanim funkcjonariusze więzieni zauważyli Tobiego i Jasmin. I w końcu uświadomili sobie, że Arnold Evry przeszedł przez mur. Naczelnik Longmore, od czasu awansu z funkcji zastępcy naczelnika w otwartym więzieniu w Newport w Południowej Walii, zetknął się z ucieczką cztery razy. W ciągu czterech lat. Nie była to szczególnie wysoka liczba przypadków. Longmore traktowano jako tymczasowy zakład odosobnienia. Zdarzało się nawet, że wybrani więźniowie byli posyłani w ramach procesu resocjalizacji do prac poza murami, do sprzątania albo pomocy na farmie. Niewystarczająca liczba strażników sprzyjała ucieczkom. Nie trudno było więźniowi poza murami zanurkować pod jakąś maszynę i zniknąć albo odejść w siną mgłę. Wszyscy czterej uciekinierzy zostali pochwyceni na drogach wrzosowiska. Żaden nie zdążył nawet zatrzymać samochodu. Cztery ucieczki w ciągu czterech lat układały się w pewien niefortunny wzór. Jakby należało się spodziewać piątej w piątym roku, szóstej w szóstym i tak a to przyprawiało naczelnika o palpitację. Dlatego też, gdy odkryto zniknięcie Evry'ego, wszyscy wolni funkcjonariusze zostali natychmiast wysłani na drogi. Ustawiono blokady, skrupulatnie przeszukiwano samochody opuszczające teren. Wszelkie działania odbywały się zgodnie z założeniem, że aktualny uciekinier, podobnie jak jego poprzednicy, skieruje się ku najbliższej drodze, po czym zatrzyma albo ukradnie samochód. Każde inne postępowanie było głupie i niebezpieczne, nawet latem. Naczelnikowi nasunął się jeszcze jeden nieodparty wniosek. Ucieczki wywierały niekorzystny wpływ na pracowników więzienia i prowadziły do obniżenia morale. Naczelnik był dobrym człowiekiem i pragnął utrzymać morale na możliwie najwyższym poziomie. Oby udało się schwytać Ewriego w ciągu kilku godzin. Oby fakt, że seryjny morderca dzieci przeszedł przez mur, nie przedostał się do prasy, zanim uciekinier znajdzie się z powrotem za kratkami. Naczelnik był dobrym człowiekiem, ale podjął złą decyzję. Nie zawiadomił policji. Pierwsze trzydzieści minut wolności po osiemnastu latach spędzonych w więzieniu należało do najgorszych chwil w życiu Ewriego. Od razu gdy się wyprostował po zeskoczeniu z czterometrowego muru, spanikował. Strach złapał go za gardło i ścisnął, pozbawiając tchu. Ewry pobiegł przed siebie na oślep, prosto we wrzosowisko. Z przerażenia każdy niezdarny oddech zmieniał się w skowyt. Płuca mu płonęły, przeszyte ostrymi sztyletami, od biegu bolały nawet ręce, a wszystko to zaledwie na dystansie czterystu metrów od więziennego muru. Lata spędzone w celi nie wpłynęły korzystnie na kondycję mięśni. Brnął dalej, potykając się, dysząc i jęcząc, aż w końcu spojrzał trzeźwiejszym okiem na siebie samego. A wtedy pogarda zdusiła strach. Zatrzymał się, opanował i ogarnął. Nie było żadnych podstaw do paniki. Ilekroć się obejrzał, nie widział śladu pogoni, a samo więzienie zniknęło już dawno z pola widzenia niczym zły sen. Zakład karny w Longmore. Kamienne monstrum wielkości całkiem sporej wsi zostało osadzone w naturalnym zagłębieniu, ledwo widocznym dla tysięcy trekkingowców i turystów, krążących po wrzosowisku każdego lata. W jednej chwili szli, mając za towarzystwo wyłącznie niską, żółtą trawę i blade granitowe kamienie. W następnej stawał im przed oczami wielki ciemnoszary krąg w kraterze. Często z mgły wystawały tylko smułowane dachy i kominy, jakby całe więzienie zatonęło w jeziorze brudnego mleka. Tutaj, na rozsłonecznionym brzosowisku, gdy kryminał zniknął ewriemu z oczu, lekka bryza wywiała mu z serca strach. W jego miejsce pojawiło się nagłe, roześmiane, szczęśliwe podniecenie wolnością. Opanowała go niepowstrzymana chęć, by rozłożyć ręce i kręcić się aż do zawrotu głowy. W przeciwieństwie do poprzednich uciekinierów, nie miał najmniejszego zamiaru zatrzymywać samochodów, ani w ogóle zbliżać się do drogi, jeśli tylko zdoła. Krótko rozważał kradzież samochodu, ale był przecież seryjnym mordercą, a nie pospolitym złodziejaszkiem. Poza tym, szczerze powiedziawszy, nie miał pojęcia, jak uruchomić auto na krótko, a nawet jak w ogóle się do niego włamać mógłby ewentualnie wybić szybę. Po raz pierwszy od osiemnastu lat Ewry pożałował, że się tak całkowicie odizolował od innych więźniów. Tyle mógłby się nauczyć. Teraz już za późno. Wolałby obejść się całkiem bez samochodu, wiedział jednak, że w chwili, gdy wylądował po drugiej stronie muru, zaczął tykać jego zegar. Nie minie wiele czasu, a jego twarz ukaże się na ekranach telewizyjnych. Jutro rano znajdzie się na okładce każdego tabloidu. Ubrany był w błękitno-białą pasiastą więzienną koszulę i granatowe dżinsy. Szkoda mu się zrobiło, że nie wziął ze sobą swetra, bo chociaż nastał czerwiec, słońce jeszcze nie rozgrzewało powietrza. Wiedział, że nocą będzie tęsknił za swetrem znacznie silniej. Minął dwie owce skubiące ogromny nieskazitelny trawnik wrzosowiska żadna na niego nawet nie spojrzała. Dalej szedł spokojnie, nie myśląc o tym, dokąd, zwyczajnie pokonując przestrzeń, porządkując myśli. Oddychał swobodniej, cieszył się świeżym, pachnącym powietrzem, którego nie było czuć przypalonym obiadem, albo wczorajszymi skarpetkami. Uderzało mu do głowy, aż się zataczał, Wciągał je głęboko w półca, i aż po koniuszki palców, byle zastąpiło stęchły więzienny smród. Ponieważ do czasu otrzymania zdjęcia SL nie planował ucieczki, miał bardzo mętne pojęcie o tym, gdzie się znajduje. Wiedział, że południowe i wschodnie krańce Dartmoor poznaczone są wioskami, niekiedy składającymi się zaledwie z kilku domów, skupionych wokół masywnej skrzynki pocztowej, albo wiaty przystanku autobusowego. A na północy i zachodzie mieszkało jeszcze mniej ludzi. Poza tym wiedział tylko, że gdzieś między nim a północnym końcem wrzosowiska ciągnął się całe kilometry opuszczonego i nieprzyjaznego terenu, na zmianę najeżonego skałami albo pokrytego zdradzieckimi bagnami. Jeśli dodać do tego nieprzewidywalną pogodę, nie należało się dziwić, że większość uciekinierów wybierała łatwiejsze rozwiązanie w postaci dróg. Woleli ryzykować schwytanie, jeśli na drugiej szali leżało spore prawdopodobieństwo, że stracą życie. Tymczasem Ewry, skoro pokonał mur, nie miał nic do stracenia, a wszystko do wygrania. Byle go nie złapano. Ucieczka zmieniła wszystko przepadły zasługi ciłane przez osiemnaście lat w roli więźnia modelowego. Szansa na zwolnienie warunkowe aktualnie równała się zeru, więc zmarniałby z wyrokiem dwudziestu pięciu, a może i trzydziestu lat w miejscu takim jak Heavy Tree, gdzie spędził pierwsze szesnaście lat od siatki w brudzie i przerażeniu. Wolałby umrzeć, niż tam wrócić. Uświadomił sobie, że taka właśnie była prawda. Wolałby umrzeć. Zyskał co do tego absolutną pewność. Otuliła go ciepłem. Było coś krzepiącego w braku wyboru. Musiał się skupić na jedynej możliwości. Ładny ranek. Odwrócił się i spostrzegł jakiegoś mężczyznę w średnim wieku oraz kobietę, zapewne jego żonę. Stali w odległości zaledwie kilku metrów. Oboje trzymali w dłoniach kijki trekkingowe. Mieli plecaki i mapy. Ubrani byli w sportowe stroje kaki z bermudami i oboje mieli pomarszczone od słońca łydki. On – chude i owłosione, ona – pulchne. Całe szczęście, że już od dłuższej chwili nie biegł. W przeciwnym razie zorientowaliby się od razu. — Ładny. — zgodził się chętnie. — Będzie gorąco. — Rzeczywiście — przytaknął znowu. Czuł wyraźnie, że powinien wykazać więcej inicjatywy. — Tylko jak? — Idziemy do Great Miss. Avery zauważył, że mężczyzna taksuje go wzrokiem od stóp do głów, od pasiastej koszuli po czarne buty, najwyraźniej szukając potwierdzenia, że ma do czynienia ze spacerowiczem. Nie znajdował żadnych dowodów i robił się coraz bardziej podejrzliwy. A Avery w duchu podziękował losowi, że charakterystyczny, ciemnoszary sweter z granatowym pasem zostawił w więzieniu, bo ten zdradziłby go natychmiast. A pan spytał obcy. Świeżo przebudzone szare komórki w głowie Ewrie'go działały cudownie szybko. Ja? Ach nie, ja nie jestem na spacerze, rzucił tonem, który powinien był zawstydzić małżeństwo, jeśli domyślali się w nim wycieczkowicza. Zatrzymałem się, żeby rozprostować kości. Jadę do roboty do Tawistok, a tu taki piękny dzień. Gestem ramienia objął horyzont. Zaraz wracam do samochodu, wskazał najbliższe wzniesienie. Oboje spojrzeli w tamtym kierunku, po czym z powrotem na niego. Uraczył ich swoim specjalnym uśmiechem. Mężczyzna nie posunął się aż tak daleko, by odpowiedzieć tym samym, ale skinął głową. Kobietę natomiast uśmiech Ewry'ego całkowicie rozbroił. Rozpromieniła się niczym słońce. No właśnie, taki piękny dzień. Jak tu siedzieć w samochodzie albo w biurze? Wszyscy troje pokiwali głowami, nareszcie całkowicie zgodni. Kobieta delikatnie szturchnęła męża kijkiem. — Drogę, tatuśku. Mężczyzna lekko rozciągnął wargi w uśmiechu i znacząco podniósł brwi, patrząc na Evryego. W końcu ruszyli. Miłego spaceru, zawołał za nimi Evry. Odwrócili się i pomachali do niego. Odetchnął z ulgą. Sytuacja mogła się stać nieprzyjemna, a co gorsza, groziła stratą czasu. A on wiedział, że czas jest najważniejszy. Musiał podjąć konkretne kroki, choć wolałby nie musieć. Miał ochotę zwyczajnie pójść na północ. Mimo początkowej paniki, teraz już zrodził się w jego głowie plan. Wystarczyło się go trzymać. Musiał sobie zapewnić najlepsze szanse na sukces. Musiał jak najlepiej wykorzystać czas. Musiał wysłać pocztówkę. Szedł przez trzy godziny, nim zobaczył miasteczko. Dygotał z zimna, słońce, które powitało go na wolności. Teraz zmieniło się w blady krąg na niebie zasnutym białym dymem. Nie było to miasteczko pełną gębą i nigdy nie poznał jego nazwy, ponieważ nie podszedł od strony drogi. Okrążał te dwadzieścia parę domów, idąc wrzosowiskiem. Aż zobaczył sklep i wtedy dopiero zszedł między budynki. Sklep okazał się niewielki od pokój dzienny w zwykłej piętrowej chacie o nierównych ścianach i oknach z szybami ze zmatowiałego szkła. Reklama zachodnich wiadomości porannych cofnęła Ewry'ego w czasie. Na pierwszej stronie gazety widniał nagłówek Charles i Camilla odwiedzają Plymouth. Wyrazy współczucia, pomyślał Ewry. Na rozchwianej karuzeli na karty pocztowe stojącej przed sklepem Tkwiły pożółkłe widokówki. Większość z nich przedstawiała Dartmoor albo owce, gdzie niegdzie widniały śliczne chatki skryte wśród róż, ale znalazł się też rządek z kilkoma egzemplarzami karty ukazującej Exmoor pokryte fioletowym brzosem. Wiemu aż zaparło dech w piersiach. Wziął wszystkie sześć pocztówek i wetknął je do tylnej kieszeni dżinsów. Potem wybrał jedną z owcą na terenie Dartmoor i wszedł do środka. Chociaż dzień w końcu zrobił się ponury, Every musiał poświęcić chwilę, by przyzwyczaić wzrok do półmroku panującego we wnętrzu. Pod jedną ze ścian stał regał z gazetami, pod drugą półki z najróżniejszymi towarami, a po środku lodówka. Na półkach znajdowało się wszystko, od płynów czyszczących w sprayu. Przez papier toaletowy, karmy dla psów, kary w puszkach, gwoździe i plastry, po coca colę oraz szczotki do szorowania. Lodówkę w większości zajmował mrożony groszek i porcje kurczaka. W rogu Ewry dostrzegł znajome lizaki lodowe Zum, pozostałe słodycze natomiast widział po raz pierwszy. Na niewielkiej ladzie stała archaiczna kasa, ale za nią. Nikogo nie było, więc otworzył plastikową litrową butelkę wody i pociągnął kilka łyków. Na ladzie ustawiono także skarbonkę oznaczoną napisem ratownictwo wodne. Na środku wrzosowiska? Kogo to tutaj obchodziło? Potrząsnął skarbonką i uśmiechnął się do siebie. Najwyraźniej nikogo. Co ma być? Dziewczyna była wysoka, szczupła, miała pewnie z piętnaście lat. Weszła do sklepu, usiadła na kuchennym krześle za ladą. Cześć, ją Evry. Macie jakieś kartki z Ixmore? Kartki są przed sklepem. Wiem, patrzyłem, ale nie znalazłem żadnej z Ixmore. Dziewczyna patrzyła na niego bezmyślnie. Tu jest Dartmoor. Wiem, chcę kupić kartkę z Ixmore. Popatrzyła na drzwi, jakby się tam lada sekunda miała zjawić pożądana pocztówka. I co? Nie mamy? Ewry oddychał głęboko. Kontrola, cierpliwość, opanowanie, cenne umiejętności. Nie! Dziewczyna cmoknęła niezadowolona i zerwała się na nogi. Była ubrana w obcisłe dżinsy, a takich cienkich nóg nie widział nigdy wcześniej. Do tego idiotyczne balerinki minęła go i wyszła przed sklep. Przyglądał się, jak obraca skrzypiącą karuzelę na zardzewiałym stojaku, lekko wytrzeszczonymi niebieskimi oczami lustruje pocztówki, żując postrzępiony kosmyk myślich włosów. Dla niego była za stara. Już straciła niewinność, albo przynajmniej nauczyła się ją ukrywać pod maską nudy czy głupoty. Nienawidził jej coraz bardziej, gdy tak stała, z dłonią wspartą na biodrze, patrząc na kartkę które on już wcześniej dokładnie obejrzał. Wygląda na to, że nie ma, skonstatowała w końcu. Na to wygląda. Przykro mi. Wcale jej nie było przykro, a on chętnie by w niej obudził to uczucie, z największą łatwością, ale nie miał czasu do stracenia. Wrócił za nią do wnętrza. Możesz sprawdzić, czy macie taką w zapasach? Raczej nie mamy. Mogłabyś sprawdzić? odrzuciła włosy za ramię i ani drgnęła. Ewry wezwał na ratunek resztki opanowania. Proszę. Wydała usta zirytowana, ale w końcu wyszła przez wewnętrzne drzwi. Słyszał, jak idzie po drewnianych stopniach w górę, a może w dół, zaskakująco ciężko, jak na taką chudą osobę. Sygnalizowała w ten sposób, że jest obrażona. Uśmiechnął się, przechylił przez ladę i stuknął w klawisz otwórz na brudnej starej kasie, która w zasadzie bardziej przypominała udziwnioną skarbonkę. Znalazł sześćdziesiąt funtów w dziesiątkach, wziął trzy banknoty i gaść monet jednofuntowych. Kiedy ostatnio robił zakupy, w obiegu były brudnozielone banknoty o nominale jednego funta. Na oparciu krzesła wisiał jasnozielony kardigan. Ewry wepchnął go do plastikowej torby. Dorzucił kruche ciastka z wiśniami, orzeszki, kanapki z serem i pomidorami oraz jeszcze trochę wody, po czym całość wystawił za drzwi, tuż za próg, na chodnik. Potem wziął z lady obgryziony na końcu długopis i nakreślił kilka słów na jednej z kartek przedstawiających Exmoor. Usłyszał wracającą dziewczynę. Schował pocztówkę do kieszeni. Nie mamy, oznajmiła. Trudno. Wobec tego wezmę tę i znaczek poproszę. Obsłużyła go nachmurzona. Zapłacił za kartkę z owcą monetą jednofuntową, wrzucając resztę do skarbonki. Przed sklepem przystanął i chciał polizać znaczek, ale się zorientował, że papier jest pokryty lepką substancją. Tego wynalazku jeszcze nie znał. Wrzucając pocztówkę z Ex-Mor do skrzynki zauważył, że przesyłki zostaną wyjęte zaledwie za pół godziny. Nie był szaleńcem, wiedział, że to nie oznacza, iż Bóg mu sprzyja, ale na pewno ma w dupie co będzie dalej. Znalazłszy się w sensownej odległości od wioski, usiadł na trawie, wyszczypanej przez owce, zjadł trzy babeczki wiśniowej i wypił trzecią litrową butelkę wody. Cukier dotarł do krwi, dał Evriemu siłę i wiarę w siebie. Słońce zaświeciło pełną mocą, ogrzało go złotym blaskiem. Położył się, przeciągnął jak kot na dachu garażu. Uniósł biodro, wyjął z kieszeni spodni jedną z pozostałych widoków ex, -Ex i rozpiął dżinsy. Dwadzieścia minut później wstał i raz jeszcze rozejrzał się po okolicy. Nie zastanawiał się, gdzie dokładnie jest. Nie musiał. Czuł w piersiach coś dziwnego, co go ciągnęło. Kazało mu iść. Wystarczyło usłuchać. Ze słońcem za plecami Arnold Ewry, staryjny morderca, przyspieszył kroku. Kierował się na północ. Odcinek dziewiętnasty Rozdział trzydziesty Z powodu grządki warzywnej Steven przyszedł do szkoły spóźniony — a co za tym idzie nie zobaczył się z Luisem przed dzwonkiem w czasie dużej przerwy Luis nie przyszedł pod drzwi sali gimnastycznej gdzie się zawsze spotykali Steven skulony przed wiatrem sam zjadł kanapkę z serem i z marmite, nie bardzo wiedząc czy szukać Luisa czy na niego czekać oba wyjścia zdawały mu się żałosne i żadne nie przynosiło odpowiedzi na pytanie co robić kiedy już stanie z Luisem twarzą w twarz Mama włożyła do pudełka ze śniadaniem batonik Mars. I to prawdziwy, a nie jakąś podróbkę. Każdego innego dnia by go to uskrzydliło. Batonik, prawdziwy Mars, oznaczał, że mama jest szczęśliwa. Oczywiście dzięki wujkowi Jude, a nie swojemu synowi, ale w końcu wszyscy na tym korzystali. Fakt, że zabrakło Luisa, który by podziwiał batonik. Z drugiej jednak strony Steven uprzytomnił sobie, rozmarowując językiem na podniebieniu jedwabiste nadzienie, że co prawda Louis nie podziwia batonika, lecz jednocześnie nie zjada większej połowy. Tyle tylko, że kiedy w ustach skończył się smak karmelowej słodyczy, powróciła gorycz zdrady. Zobaczył Louisa pod koniec dnia. Przyjaciel przepychał się między innymi uczniami w bramie szkoły. Rozglądając się nerwowo, jakby ktoś go tropił. Steven ukrył się za pojemnikami na odpadki ze stołówki i stał, wpatrując się w swoje nowe, tanie tenisówki, które już się strzępiły i rozpadały. Zła kombinacja. Kiepski wyrób i energiczny chłopiec. Wiedział, że Louis go szuka. Miał nadzieję nie wpaść na niego w drodze do domu. Nadal nie wiedział, co mu powiedzieć. Dlatego odczekał dość długi czas, zanim wolno ruszył w powrotną drogę. Gdy dotarł na miejsce, Letty powitała go z zaciśniętymi ustami. — Po raz pierwszy od ładnych kilku dni. — Spóźniłeś się? — Pomagałem panu Edwardcowi posprzątać salę gimnastyczną. Drzwi były zamknięte i musiałem iść po klucz. Wymyślił to kłamstwo w czasie drogi powrotnej. Wydawało się całkiem wiarygodne. Lety się uspokoiła, ale babcia obrzuciła go taksującym spojrzeniem, aż mu uszy poczerwieniały. Mimo wszystko jednak się nie odezwała. Z piętra zszedł wujek Jud, pogwizdując dalekie zielone wzgórze, swoją ulubioną pieśń kościelną. I tak wspólny podwieczorek mijał bez żadnych incydentów. Aż w pewnej chwili wujek spytał — widziałeś grządkę? Steven pokiwał głową, ale wzroku nie podniósł. Masz pojęcie, co się tam stało? Tym razem pokręcił głową. Posmarował kromkę chleba margaryną, mając nadzieję, że milczenie jakoś zmniejszy wagę kłamstwa. Wujek Jude westchnął. Fasolkę jakoś odratujemy, ale z marchewką i ziemniakami niewiele można zrobić. Steven ponownie kiwnął głową. Jeśli chcesz, Możemy się do tego zabrać po podwieczorku, chłopiec przytaknął energicznie. Wieczór był spokojny i ciepły, więc perspektywa wspólnego naprawiania szkód w ogródku wyglądała całkiem przyjemnie. Obawiał się, że wujek Jud straci zainteresowanie grządką warzywną, że była to jednorazowa okazja. A tu, proszę, może twój przyjaciel by nam pomógł? Kto? spytał Steven ostrożnie. Ten co to taki mocny w gębie. Steven ledwo zdusił śmiech, aż poczerwieniał z wysiłku. Oczywiście, Louis. Zaraz jednak naszło go poczucie winy, a potem zdenerwował się na myśl o ponownym spotkaniu z przyjacielem, które kiedyś przecież musiało nastąpić. Zapytasz go? Wujek Jud przyglądał się Stevenowi uważnie. Chłopak dostrzegł nawet że wymienili znaczące spojrzenia z matką. Wujek Jude wiedział. Jakoś się dowiedział. Steven opuścił wzrok na swoje paluszki rybne. — Raczej nie będzie chciał. Nie przepada za kopaniem. Wstrzymał oddech. Teraz pewnie wujek każe mu jednak porozmawiać z Luisem albo go zdemaskować. I w końcu się posprzeczają. Nic podobnego. Wobec tego... Załatwimy sprawę we dwóch, orzekł wujek. Steven po raz pierwszy tego dnia spojrzał mu prosto w oczy. Na twarzy chłopca wykwitł uśmiech. Rozdział pierwszy Arnold Avery słusznie obrał kierunek ucieczki. Pomylił się natomiast w kwestii tykającego zegara. Ponieważ naczelnik więzienia dbał o morale załogi. Skoro zbieg nie został schwytany do godziny 17:00, naczelnik więzienia osobiście wsiadł do swojego dwuletniego Mercedesa kompresora i jeździł w mrzawce po wrzosowisku przekonany, że znalezienie Ewriego to kwestia czasu i motywacji, a on miał bardzo silną motywację. Z każdą godziną pozostawania Ewriego na wolności rosła wina naczelnika więzienia, który nadal nie zawiadomił policji. A każda godzina, w której nie zawiadomił policji, wzmacniała jego determinację, by sprowadzić Ewry'ego z powrotem za kratki, nim ktokolwiek spoza więzienia dowie się, że w ogóle miała miejsce ucieczka. Gdy zapadł wieczór, a zbieg nadal przebywał na wolności, dyskomfort naczelnika zmienił się w złe przeczucie, a wkrótce potem w przerażenie. W tym stanie naczelnik rzucił na szale całą swoją przyszłość i postanowił zaczekać do rana. Co oznaczało, że sparaliżowany strachem przyszły bezrobotny zawiadomił policję dopiero o godzinie 7:09, czyli prawie 24 godziny po tym, jak Ewry przeszedł przez mur. Rozdział 32. Szesnastoletni szeregowiec Gary Lomzden. Nie przepadał za armią, ale podobnie jak jego ojciec kochał broń. Cała różnica polegała na tym, że jego ojciec nigdy nie miał w ręku broni tak groźnej jak brytyjski karabinek szturmowy SA-80A2 z dwurzędowym magazynkiem łukowym o pojemności 30 nabojów, zasięgiem do 400 metrów i prędkością początkową niemal kilometr na sekundę. Ojca rzecz jasna nie obchodziły takie szczegóły techniczne. Mason Dingle byłby zainteresowany jedynie tym, jak tanio można kupić broń i czy da się ją wyśledzić. Tymczasem Gary Lumsden uwielbiał szczegóły techniczne. Owszem, chciałby, żeby SA-80A2 miał jakąś bardziej błyskotliwą nazwę, jak Colt 45 albo UZI. Ale to właśnie szczegóły techniczne powodowały u niego napływ śliny do ust przez trzynaście tygodni szkolenia podstawowego, kiedy to podporucznik Brickstock, zawsze elegancki i wymuskany, prosto z Akademii Wojskowej w Sandhurst, z pięściami wspartymi na biodrach, pomiatał nim jak znienawidzony starszy brat. Myśl o SA-80 prześladowała go bezustannie. W czasie musztry łamał zasady, bo jego wzrok bezwiednie podążał za innymi oddziałami ćwiczącymi z bronią. Bardziej wyczuwał, niż słyszał, tępę uderzenia metalu o metal i ostre trzaski wystrzałów z dobrze utrzymanych karabinów. Kiedy wisiał nad dziurą pełną błota, w czasie pokonywania ścieżki zdrowia i ramiona drętwiały mu z bólu, w uszach miał suche pyknięcia dobiegające z pobliskiej strzelnicy. Nocami, gdy żołnierz z niższej pryczy potrząsał nimi obydwoma w rytm seksu teoretycznego, Gerry Lumsden wyobrażał sobie, że lewą dłonią obejmuje SA-80, a prawy palec wskazujący zgina na spuście. W końcu dostał nareszcie do ręki zbiór tych wszystkich wymarzonych szczegółów technicznych. Broń chłodną i ciężką, Wiele go kosztowało zachowanie spokoju. Chętnie by wstał i obracając się na pięcie, przeciągnął po kolegach z plutonu serią sześciuset pięćdziesięciu pocisków na minutę. Wyłącznie po to, by sprawdzić, jakie to uczucie. Chciał czuć, jak broń rozgrzewa mu się w dłoniach, jak pluje ogniem spod palców, słyszeć dzwonienie w uszach, zabijać. Zamiast tego szeregowiec Lumsden oddychał ustami, całkowicie opanowany. SA-80 pasował mu jak kończyna, odjęta przy urodzeniu, teraz odzyskana. Czyścił karabinek i rozkładał, czyścił i składał. Mógł to robić z zamkniętymi oczami. Bądź dobry dla swojej broni, a bronia będzie dobra dla ciebie. Zgodnie z tym pożegadłem. Karabinek szeregowca Lumsdena powinien był. Rypać się z nim codziennie z samego rana, a potem przynosić mu jajka na bekonie. Tak czy inaczej w końcu nadszedł czas, by broń mu się zrewanżowała. Opanowując podniecenie, szeregowiec Lumsden wycelował starannie. Cel nawet nie miał kształtu człowieka. Było to zwykłe pięć tarczek na kartce papieru. Żenada. Mimo wszystko skupił się jak należy, czujny, ale odprężony. Oddychał spokojnie, z wyczuciem pociągnął za spust. Odrzut pojedynczego wystrzału kopnął go w bark. Kartka z celami zmarszczyła się na chwilę. Widomy znak, że trafił. Lumsden? Dobra robota. Lumsden nie usłyszał bryk stoka. Strzał otworzył przed nim śluzę takiej rozkoszy, że chłopak aż się skrzywił. Musiał przygryźć wargę, żeby nie jęczeć. W życiu sobie nie wyobrażał, że broń będzie dla niego aż tak dobra. Niespodziewanie pomyślał o ojcu. Mieli wspólne DNA, ale nazwisko nie. I całe szczęście. Życie i bez tego było dla Lomzdenów niełatwe. Żaden z chłopaków nie tęsknił za kolejnym ciężarem w postaci nazwiska Dingle, które można było interpretować jako określenie osoby, delikatnie mówiąc, niezbyt lotnej, Albo jako nazwę resztek kału zaskniętych na włosach między pośladkami. Swoją drogą, nic dziwnego, że staruszek był nerwusem. Przekładało się to między innymi na bicie małego Gariego i jego brata Marka. Chłopcy się nie skarżyli, nie znali innego traktowania. Nigdy też nie mieli na sobie ubrań innych niż kradzione. Nie widzieli na stole jedzenia, które by zostało zwyczajnie kupione. A jeśli kupowali zabawki, to zakradzione pieniądze na obiad. Nawet ich matka nie całkiem należała do ojca, bo była jedną z sześciu jego kobiet w gospodarstwie Lepwing. Pierwsze dziecko urodziło mu się, gdy tylko skończył piętnasty rok życia. Dary i mark mieli siostrę przyrodnią, której nie chcieli znać, i wiedzieli, którzy to ich przyrodni bracia, bo nie trudno ich było poznać. O wybuchowym charakterze oraz anielskich oczach, jakie wszyscy dostali w spadku. Ośmiu chłopaków między szóstym a siedemnastym rokiem życia starannie omijało się na terenie gospodarstwa. Wszyscy świadomi łączącej ich kruchej więzi, jednakowo jej nienawidzących. Zdarzały się długie okresy niespokojnej ciszy, przerywane incydentami gwałtownej, choć zwykle niezbyt szkodliwej przemocy. Ojciec chłopców przemykał między rodzinami, zostając w każdej tylko tak długo, jak długo wszystko szło po jego myśli, po czym przenosił się do następnej. Nikogo nie faworyzował. W zasadzie ledwo rozróżniał chłopców, a jego wkład w życie rodzinne ograniczał się do powodowania nocnych albo wczesnoporannych wizyt policji. Lumsden został aresztowany po raz pierwszy w wieku lat dziewięciu za kradzież tubki z pastą do zębów w sklepie na rogu. Matka wysłała go po pastę, ale nie dała pieniędzy, jak zwykle. Sprzedawca trzymał chłopaka za koszulę, aż do przyjazdu policji. Jeszcze kilka dni później Gary miał pod pachami czerwone ślady. Niby wiedział, że nie należy kraść, ale była to dla niego abstrakcja. W szkole mówiono, że to złe w domu, nikt nie umiał żyć inaczej. Myśl o podjęciu pracy, o zarabianiu pieniędzy, o kupowaniu czegokolwiek była mu całkowicie obca. W jego rodzinie nikt czegoś takiego nie robił, a gdyby ktoś spróbował, zostałby uznany za głupca. Pasta do zębów była w sklepie, należało ją dostarczyć do łazienki matki, powodując możliwie najmniej zamieszania. Policja zawiozła go do domu zamiast do aresztu. Gliniarz poprowadził chłopaka z wozu do frontowych drzwi, trzymając tak mocno, że bez wątpienia miał ochotę wykonać znacznie więcej niż to bezsensowne ćwiczenie. Coś podpowiadało młodemu Garemu, że nie chodzi wyłącznie o niego samego, że policjant zachowywał się brutalnie ze względu na wcześniejsze doświadczenia, o których Gary nie miał pojęcia teraz jednak właśnie on znalazł się na widelcu. Matka nie wytrzeźwiała na tyle, by chociaż udawać zainteresowanie policjantem na progu. Skleła cały świat za brak pasty do zębów i tyle. Biorąc pod uwagę fakt, że Gary kradł w sklepie na rogu od czwartego roku życia, pierwszy zatarg z prawem wydawał się śmiesznie niską ceną. Masona Dingla czasami wynosiło ale zawsze wracał i nigdy nie wyglądał na zakłopotanego, skruszonego ani zmienionego przez najnowsze doświadczenie. Gary i Mark nie mieli wątpliwości, że któregoś dnia pójdą w jego ślady i będą pomagali w rodzinnym interesie. Aż pewnego dnia obejrzeli z pirackiej płyty DVD, kompanie braci. Raptem Gary i Mark Lumsden stali się dobrzy, lojalni, odważni, szlachetni. Chociaż tylko we własnej wyobraźni. Przestali być sławnymi piłkarzami, gangsterami, zostali żołnierzami. Nie wszystko im pasowało. Z początku przemiana oznaczała rezygnację z dyskretnych kradzieży na rzecz hałaśliwych ataków z użyciem gruźb, odwracaniem uwagi i powodowaniem zamieszania, które kamuflowało ich działania. Nazywali to strategią militarną. Przełom w zabawie nastąpił, gdy w szopie, pudełku, znaleźli matowy czarny pistolet z napisem Made in Czechosłowakia. Przed napisem i za nim znajdowało się logo, litery CZ, zamknięte w kręgu. Broń była brudna i podrapana. W życiu nie widzieli czegoś piękniejszego. Przez sześć godzin raz jeden, raz drugi był zakładnikiem. Strzelali do siebie wzajemnie. Jeden drugiemu wyciskał na skroni okrągłe siniaki od lufy i na plecach podłużne od muszki. Ledwo hamowali podniecenie brutalnością. Potem ojciec ich znalazł i obu spraw na kwaśne jabłko. Mark nie miał aspiracji w tym kierunku, więc lanie wybiło mu z głowy marzenia, które się tam zalęgły pod wpływem widoku CZ w kółeczku. Gary natomiast nigdy nie zapomniał ciężaru pistoletu w dłoniach. I postanowił zdobyć Gnata, dużego, własnego. Chciał mieć broń, której nie będzie musiał ukraść, z której będzie mógł strzelać do ludzi, w miarę możliwości, nie ponosząc konsekwencji. Armia brytyjska wołała głośno, a on nie był głuchym. Zbierał ulotki, dzwonił na darmowe numery informacyjne, dowiedział się, że przeszłość kryminalna przekreśla go jako rekruta więc wyczyścił swoje akta. Przez siedem lat Gary Lumsden mówił i myślał prawie wyłącznie o tym, jak dostać broń. Wstąpił do kadetów i był jedynym chłopcem, który zjawiał się na służbie regularnie co tydzień, w słońce i w deszcz. Intelekt, który pozostawał w nim uśpiony na lekcjach języka czy historii, raptem przebudził się wobec sygnałów, regulaminów, musztry, glansowania butów i prasowania munduru. Nienawidził tego wszystkiego, ale z każdym wypolerowanym guzikiem, z każdym precyzyjnie odmierzonym zwrotem, z każdą pełną zazdrości z niewagą rzuconą przez innego, błękitnookiego chłopca w gospodarstwie, o kilka sekund przybliżał się do broni. Wszystkie przykre doświadczenia ból, ciężka praca, poniżenie, strach, nędza warto było znieść dla tej chwili, gdy pociągnął za spust. Gdy opanowało go podniecenie, że trzyma w dłoniach śmierć. Choć jego kolej na strzelanie minęła, Gary Lumsden nie zachował się jak jego koledzy. Nie umościł się w wiegotnej trawie wygodniej, nie odwrócił się, by patrzeć, jak strzelają inni, rozłożeni wachlarzem. Zamiast tego wziął na cel kolejny punkt i zwolnił oddech. Palec mu stężał na spuście. Z niemałym trudem. Zsunął go z chłodnego metalu, obawiając się, że naciśnie odruchowo, bo to by oznaczało strzał bez zezwolenia i mnóstwo cholernych problemów po powrocie do Plymouth. Sprzągł oko z jednym z czterech niewielkich celów na kartce, świadomy, że trafi na pewno. Czekał na swoją kolej. Trzask, wystrzał, a potem śmiech po lewej. Najwyraźniej ktoś strzelił tak daleko od tarczy, że zasłużył na drwinę. Gary Lumsden nie zadał sobie trudu, by oderwać wzrok od celu. Oczy miał szeroko otwarte, tak jak go uczono. Nie patrzył lewym, tylko prawym. Coś się poruszyło w zamazanym polu widzenia. Lumsden spojrzał uważniej i dostrzegł człowieka idącego przez pole rażenia. Daleko za tarczami pewnie jest pięćset metrów od stanowisk strzeleckich. Wszedł na północ. Lumsden ściągnął brwi, uniósł lekko głowę i zerknął najpierw w lewo, potem w prawo, by sprawdzić, czy ktoś jeszcze zauważył intruza. Najbliżej był szeregowiec Hall, jakieś dwadzieścia metrów po prawej, skupiony na własnej tarczy, czyli lekko odwrócony od Lumsdena. Hall był czarnoskóry, więc nieraz oberwał od plutonowych szowinistów. Po lewej stronie Lumsden widział tylko buty i wilgotne spodnie od munduru polowego szeregowca Gordona, który był rudy, więc obrywał w zasadzie od wszystkich. Żaden z nich nie patrzył w stronę idącego. Szeregowiec Lumsden przesunął swój ukochany karabinek tak, by mógł patrzeć na mężczyznę przez celownik, ale tamten... Pozostał niewyraźny. Był za daleko. Nie wyglądał na miłośnika trekkingu. Nie miał kijków ani plecaka. Natomiast trzymał w ręku coś, co wyglądało na torbę foliową. Całkiem jakby wyszedł z teską. I ubrany też był dziwacznie. Brakowało mu kurtki przeciwdeszczowej. Miał na sobie tylko koszulę, która z daleka wydawała się niebieska, oraz dżinsy trudno o gorsze spodnie na wrzosowisko niż dżinsy. W słońcu grzały, w mgle i deszczu szybko namiękały, a wolno schły. Przekonało to Lumzdena, że miał rację, oceniając na pierwszy rzut oka, iż mężczyzna nie czuje się w tej okolicy jak ryba w wodzie. A już poza wszystkim innym najwyraźniej nie sprawdził ostrzeżeń przed strzelaniem, co każdy doświadczony piechur, chodzący po Dartmoor, miał we krwi. Wystarczyło jedno połączenie z komórki, by się dowiedzieć, w której ze strzelnic rozrzuconych po północno-wschodniej części parku zaplanowano ćwiczenia. Ten mężczyzna najwyraźniej tego nie sprawdził. Powinien zobaczyć po drodze czerwono-białe znaki ostrzegawcze, ale jeśli je spostrzegł, to najwidoczniej zignorował albo był tak głupi, że celowo wszedł w strefę zagrożenia. Czeregowiec Lumsden ostrożnie położył palec na spuście swojego własnego, osobistego SA-80A2. Facet sam się prosił. Wyraźnie chciał zarobić zbłąkaną kulkę. Albo nie całkiem zbłąkaną. Lumsden trzymał idącego na celowniku. Ręce miał pewne, oddech spokojny. — Gdyby teraz pociągnął za spust, mógłby go trafić — uświadomił sobie z przejęciem. Nie zamierzał strzelać, ale samo trzymanie człowieka na muszce, gdy zimna stal rozgrzewa mu się pod palcem, przyprawiało o zawrót głowy. Po lewej usłyszał kolejny wystrzał. Szlak! rzucił szeregowiec Nox. Lumsden nie drgnął. Każdą komórką ciała kontrolował piechura. Każdym gramem opanowania powstrzymywał palec od naciśnięcia spustu. Strzelanie bez rozkazu skutkowało poważnymi kłopotami. Strzelanie w kierunku człowieka, jeśli nie toczyły się działania wojenne, groziło sądem wojskowym. Strzelanie do cywila spacerującego po wrzosowisku niemal z całą pewnością równało się w więzieniu. Lumsden bardzo długo i ciężko pracował na to, by nie pójść w ślady Marka i Ojca. Nie zamierzał zawalić sprawy. Zwłaszcza teraz gdy w końcu miał własną broń. Westchnął w duchu. Westchnąć naprawdę nie mógł, bo by się poruszył. Czterysta metrów taki zasięg miał karabinek. Facet pewnie znajdował się dalej, chociaż widać go było całkiem nieźle. Szansa trafienia, gdyby rzeczywiście Lumzden strzelił, wydawała się niewielka. Pogoda, jak na wrzosowisko Dartmoor, dopisywała fantastycznie. Wiał tylko lekki wietrzyk. Po 400 metrach kula traci impet, schodzi z krzywej balistycznej, staje się nieprzewidywalna. Mężczyzna zniknął za jakimiś skałkami. zden delikatnie przesunął lufę, mierząc w miejsce, w którym obcy miał się ukazać ponownie. Znowu przeszedł go dreszcz, gdy cel pojawił się dokładnie tam, gdzie powinien. Idący zbliżał się do skalistego pagórka. Miał do niego jeszcze z pięćdziesiąt metrów. Lumsden prowadził go w celowniku. Jeśli cel dojdzie do skał, zniknie mu z oczu na dobre. — Trzeba się śpieszyć. Palec naparł na cyngiel. Chłopak musiał włożyć sporo wysiłku w rozluźnienie mięśni. Oddech świszczał mu w ustach i choć pluton w dalszym ciągu strzelał, Odgłosy wystrzałów wydały mu się odległe i stłumione. Podziwiał własne opanowanie. Wciąż był bardzo młody, ale za sprawą szkolenia przestał być dzieckiem. Zmężniał. Zdawał sobie sprawę, że już jest lepszym człowiekiem niż ojciec albo rodzony brat, czy któryś z przyrodnich braci w ogóle będzie kiedykolwiek. Miał władzę decydowania o życiu i śmierci. Gary Lumsden, młody chłopak, na pewno by strzelił. Szeregowiec Gary Loomsden, żołnierz, był twardy. Poczuł napływ dumy. Obcy szedł dalej z pochyloną głową przez plamy słońca. Gary Lumsden stale trzymał go w celowniku. Starannie i pewnie. Skalisty pagórek był coraz bliżej. Za chwilę szansa na morderczy strzał ostatecznie przepadnie. Ale tu nie chodziło o morderczy strzał. Najważniejsze, żeby nie stracić opanowania. Robić co należy dorosnąć, stać się mężczyzną pełną gębą. Tamten wspiął się na pierwszy z szarych głazów, jeszcze dwa i zniknie za pagórkiem. Przez niecałe dwie minuty szeregowiec Gary Lumsden mógł spowodować jego natychmiastową śmierć, ale pozwolił mu żyć. Jak sam Bóg. Anielskie oczy chłopaka zwilgotniały od łez, na myśl o tym, jak daleko zaszedł. Patrzył na głupca w oddali, który zaczął się wspinać na następną skałę. Taki mały, taki bezbronny, taki nieświadomy, jak niewiele brakowało. Szeregowiec Lumzden aż drżał wewnętrznie, rozdygotany świadomością, że to naprawdę coś znaczy, że to jest punkt zwrotny w jego życiu. Że zapamięta go na zawsze. A potem znienacka natura zatriumfowała nad wychowaniem. Pociągnął za spust. Arnold Ewry otworzył oczy. Zobaczył puste białe niebo. Plecy miał mokre, lewe ramię szarpał ostry ból. Z początku mało przytomnie uznał, że zaatakował go jakiś ptak duży. Pamiętał tylko, że. Ciągał orzeźwiające powietrze, gdy spadł ze skały, na którą właśnie się wdrapywał. Z trudem obrócił głowę na bok, szorstka trawa ukuła go w policzek. Dostrzegł tuż obok krąg czystej bieli z dwoma czerwonymi kropkami. Zamrugał. Minęło kilka chwil, nim sobie uświadomił, że była to babeczka wiśniowa. Wypadła z torby z rzeczami ukradzionymi w sklepie. Jedna czerwona kropka na lukrze to wisienka, druga krew. Ewry stęknął i usiadł z trudem. Lewy rękaw pociemniał od krwi. Skrzywił się, poruszył ręką. Bolało, ale nie była złamana. Rozejrzał się dookoła. Nie zobaczył nikogo. I jego też nikt nie widział, bo wpadł w niewielkie wgłębienie za pagórkiem. Nie miał pojęcia, jak długo leżał nieprzytomny ani co mu się stało. Teoria z ptakiem nie była warta funta kłaków, to pewne, ale innej nie miał. Otaczało go wrzosowisko, teraz pod niskimi chmurami pożółkłe i poszarzałe. Ciągnęło się kilometrami w każdą stronę. Wyjął rękę z rękawa, otarł krew dołem koszuli. I dokładnie obejrzał czerwone rozcięcie w górnej części bicepsa. Wyglądało to, jakby mu ktoś rozorał ramię długim paznokciem, rozdarł skórę, zostawiając krwawy rowek. Powiedziałby, że został postrzelony, ale to akurat nie wchodziło w rachubę. Przecież w końcu jednak znajdował się w Anglii. Tutaj oddziały wysyłane w pogoń za uciekinierami najczęściej mogły pogrozić głównie rachunkami za paliwą. Potrząsnął głową, żeby mu się w niej rozjaśniło, i powoli zaczął zbierać rozrzucone rzeczy. Nie było sensu dłużej roztrząsać zdarzenia i próbować rozwikłać tajemnice. Poza wszystkim innym, to i tak nie było istotne. Gdyby rzeczywiście wytropił go jakiś uzbrojony narwaniec, już byłby z powrotem za kratkami. A jeśli to był ptak, znalazłby pióra. Nieważne. Musiał iść. Rozejrzał się za słońcem, ale przez chmury nie mógł go dostrzec. Jeszcze się nie ściemniało, tyle wiedział, jednak niewiele mu ta wiedza dawała, bo w czerwcu mogło się zacząć ściemniać, nawet dobrze po dwudziestej drugiej. Arnold Evry nie wiedział, że stracił przytomność na krótko. Tylko na tyle czasu, by nie usłyszeć dalekich, oburzonych krzyków szeregowca Garego Lumsdena, którego kariera wojskowa szybko zmierzała do nieuniknionego końca. Odcinek dwudziesty rozdział 33. Steven patrzył w sufit niewidoczny w ciemnościach i słuchał, jak wujek Drzud i matka się kłócą. Choć wytężał słuch, nie rozumiał słów. Ale sam ton wystarczył, by stężał ze zdenerwowania. Matka była wściekła. Nie miał pojęcia, o co się rozzłościła. Galopujące myśli prowadziły go przez miniony dzień, szukając momentu, kiedy coś się zmieniło. Przecież coś musiało się stać. Na pewno. Bo zeszłej nocy, kiedy leżał rozbudzony, całkiem tak samo jak teraz, wpatrując się w ciemności, słyszał, jak uprawiają seks. Rozpoznał odgłosy. Słyszał je na DVD, który z Luisem oglądali w wakacje. To było coś z Angeliną Jolie. Niestety, momenty rozgrywały się pod prześcieradłem, więc film nie rzucił wiele światła na skomplikowane mechanizmy seksu. Obaj z Luisem wpatrywali się w ekran z wypiekami na twarzy. Żaden nie miał śmiałości się odezwać ani nawet spojrzeć na drugiego, dopóki trwała scena erotyczna. Ja to bym ją stuknął. Oznajmił potem Louis triumfalnie. Niestety seks mamy i wujka miał miejsce zeszłej nocy. Tej nocy się kłócili. Wujek Jude mówił niewiele, raczej się bronił, matka natomiast była ostra i zimna. Steven poczuł, że zalewa go fala najczystszej wściekłości. Miał ochotę pobiec do sąsiednich drzwi i wrzasnąć, żeby przestała, żeby się uspokoiła, żeby się już nie kłóciła, nie raniła ludzi żeby nie była taką, taką pieprzoną dziwką. Rozbolały go palce. Uświadomił sobie, że ściska w dłoniach kołdrem. Zesztywniałe ręce mu drżały, drżało zresztą całe ciało. Wypuścił powietrze z płuc, starał się uspokoić. Bój jak się wyprowadzi? Steven drgnął. Zamknij się. Sam się zamknij. Steven rzeczywiście się zamknął, chciał usłyszeć, Czym się zakończy kłótnia, ale najwyraźniej było już po sprawie. Nie chcę, żeby wujek się wyprowadził. Davy miał głos, jakby skamlał, a na dodatek wyraźnie zapchany nos, ale Steven jakoś nie potrafił się na niego rozzłościć. Miał wrażenie, że brat zaraził go smutkiem, więc nie powiedział nic. Przygryzł wargę i zacisnął oczy wezbrane łzami. A kiedy je otworzył, był ranek. Tej nocy wujek Jud się wyprowadził. Steven wlókł się po schodach na ołowianych nogach. Stopy miał jak z lodu, choć przecież było lato. W połowie drogi na parter zobaczył na wycieraczce fioletowy prostokąt. Gdy znalazł się na dole, uświadomił sobie, że to kartka pocztowa. A podnosząc ją, upewnił się... Że przedstawiała pokryte kwiatami wrzosowisko. Gdy ją odwrócił, serce podeszło mu do gardła. W porównaniu z poprzednimi komunikatami, kartka stanowiła ruch obfitości. Niewielki kawałek papieru zawierał niesłychaną ilość informacji. Widoczny był na nim skraj Parku Narodowego Xmore, ograniczony pojedynczą linią przerywaną. Inicjały DB umieszczone tam, gdzie powinny się znajdować, SL w miejscu, które sam wskazał Ewriemu. Między nimi narysowano dziwaczne, krótkie kreski, ułożone w koło, jak się pokazuje łysinę braciszka Taka z Robin Hooda w wersji rysunkowej. W centrum tego słonka widniały inicjały WP, a poza nimi tylko jedno słowo Blacklands. Steven nie mógł jeść. Do tej pory nie wiedział, że coś takiego w ogóle jest możliwe. A teraz nie mógł jeść, bo w głowie głębiło mu się tyle myśli, że zatykały gardło, rosły w ustach i ciążyły w piersi, a nawet zapychały jelita. Rwąca rzeka wirów nadziei oraz białej piany strachu, która nie zostawiła miejsca na jedzenie. Pierwszą myślą na widok wskazówek Ewriego był wyrzut sumienia jak szybko zapomniał o swojej misji. Powrót wujka Juda, grządka warzywna, Louis, batonik Mars, takie sprawy całkiem zwykłe i codzienne. Usunęły w jego myślach wujka Bilego na ostatni plan. Za sprawą kartki pocztowej wujek Billy ponownie znalazł się na pierwszym planie. Jednym wielkim skokiem, budząc wyrzuty sumienia i nową nadzieję, w mgnieniu oka Steven odzyskał energię, chęć do życia i zdolność logicznego myślenia. Nie pamiętał, jak ani kiedy się umył, ubrał i wyczyścił zęby. Ale z pewnością wszystko to zrobił, bo kiedy usiadł do śniadania, nikt nie podniósł znacząco brwi. Davy wyglądał mizernie. Letty kroiła kanapki stanowczymi ruchami. Miała zaciśnięte usta. A babcia była dziwnie milkliwa w kwestiach spraw sercowych swojej córki. Steven... Zarejestrował to wszystko jak przez mgłę. Wiem, gdzie jest pochowany wujek Bili. Zdawało mu się, że wykrzyczał te słowa, że dlatego babcia na niego spojrzała, ale nie. Podaj bratu masło wykonał polecenie. Nagle opanowała go straszna pewność, że ktoś go ubiegnie: wujka Biliego znajdzie ktoś inny. Teraz, skoro miał mapę od Ewriego, Sprawa wydawała się tak oczywista. Blacklands. No jasne. Tak blisko, że omal widział tę część wrzosowiska z okna sypialni. Nawet Louis się domyślił. Następnym razem, jak będę ci pomagał, kopiemy na Blacklands. Dlaczego nie miałby się domyślić ktoś inny? Ktoś, kto nie musi iść do szkoły. Ktoś, kto go ubiegnie. Ktoś, kto wykorzystał okazję, by zmienić swoje życie za sprawą doniosłego odkrycia. A on, Steven, zostanie na zawsze w pułapce między matką i babką, z mrocznym podmorskim pokojem, gdzie ciągle jeszcze na dywanie tkwiła plama z jego moczu. Zmartwiał. Wielka gula podeszła mu do gardła. Głośno odsunął krzesło i wstał. A ty dokąd? Do szkoły. Nic nie zjadłeś, nie jestem głodny. Leti wyglądała, jakby miała zamiar zrobić z tego wielką sprawę, ale w końcu tylko zawinęła kanapki, w folię i wrzuciła je do pudełka na drugie śniadanie. Bez batonika czekoladowego. Stevenowi było wszystko jedno. Batoniki czekoladowe są dla dzieci, a on od dzisiaj nie był dzieckiem. Owszem, nie miał pojęcia o seksie i układach ale miał nadzieję do wieczora zyskać prawdziwą rodzinę w miejsce tej zepsutej namiastki, która go denerwowała i smuciła. Popatrzył na matkę, brata i babcie. Żadne z nich nie miało pojęcia, jak bardzo odmieni ich życie. Odwrócił się, żeby wyjść, ale zdążył zrobić tylko dwa kroki. Zaczekaj na brata, rozkazała mu matka. Tak więc, zamiast wykopywać szkielet zamordowanego chłopca, Steven musiał czekać na brata, potem zaprowadzić go do szkoły, a potem pójść prosto na lekcję historii, gdzie pan Lovejoy kazał uczniom rysować przekrój piramidy, na którym należało zaznaczyć wszystkie sekretne metody, jakie Egipcjanie stosowali, by zyskać pewność, że nikt nie będzie mącił spokoju ich przodków przez tysiące lat. Steven w dalszym ciągu nie pojmował znaczenia ironii. Ale nie mógł nie poczuć jej ukłucia, gdy już stanął z nią oko w oko. Cały dzień miał ochotę wyć. Rozdział trzydziesty Przez cały piątek ramię krwawiło. Arnold Ewry od czasu do czasu miał zawroty głowy, ale nie potrafił ocenić, czy to z powodu utraty krwi, czy raczej za sprawą opadającego poziomu cukru z babeczek wiśniowych. Szedł w czwartek aż do zmierzchu. Potem próbował się zdrzemnąć, ale zimno mu nie pozwoliło. Jakąś godzinę przesiedział w za małym zielonym kardiganie, szczękając zębami, po czym wstał i ruszył w ciemność. Szedł wolniej niż za dnia, ale przynajmniej szedł. Nie jest źle, pomyślał, przynajmniej nie pada. Lepiej się czuł idąc. Musiał dotrzeć do x przed kartką pocztową. Na myśl, że SL mógłby znaleźć WP bez niego, robiło mu się niedobrze i miękły mu kolana. W piątek obrzasku, mniej więcej w tym samym czasie, gdy wujek Jude wziął kluczyki od swojej półciężarówki i wyszedł po cichu, żeby nie obudzić chłopców, Arnold Evry dotarł do Tavistock i ukradł samochód. Sprawa okazała się zdumiewająco łatwa. Na podjazdach przed domami natrafił na kilka samochodów z niezablokowanymi drzwiami. Nie ma to jak na wsi, pomyślał. Obszukiwał wnętrze, sprawdzał schowek na rękawiczki. Przed jednym z domów stało BMW, a tuż za nim czerwony Nissan Hatchback. W Nissanie znalazł kluczyki. Za osłoną przeciwsłoneczną. Silnik zaskoczył od razu, a ponieważ BMW blokowało wyjazd, Ewry zwyczajnie zawrócił na trzy razy na frontowym trawniku i rozjechał symboliczne ogrodzenie. Kilka chwil później jechał na północ, zawieszony jak pająk na kierownicy, w fotelu ustawionym dla bardzo drobnej kobiety, uderzając kolanami w deskę rozdzielczą. Serce mu waliło do rytmu z niespokojnym porykiwaniem silnika. Byłego nie wiedzieć czemu nie mógł przerzucić na bieg wyższy niż trójka. Po jakimś czasie zatrzymał się na bocznej drodze, ustawił fotel we właściwym położeniu i przeszukał samochód. Na tylnym siedzeniu leżała bogato ilustrowana książeczka zatytułowana Niesamowite Wąbaty oraz paczka chusteczek. W bagażniku znalazł zestaw narzędzi. Linkę do holowania i plastikową torbę z czasopismami dla kobiet. Wyjął je z torby, wpakował do niej linę i klucz do kół. Już miał zamknąć bagażnik, ale jeszcze się schylił i wyjął z niego kosmopoliten. Możliwe, że będzie musiał dość długo czekać. Zatrzasnął bagażnik. Ze zmęczenia i wysiłku zakręciło mu się w głowie. Dużo go kosztowało, by znowu usiąść za kółkiem i uruchomić silnik, ale w końcu mu się udało. Nie wrócił na główną trasę, jechał podrzędnymi drogami, aż znalazł miejsce do zaparkowania na polu za jakimś żywopłotem. Przesunął się na tylne siedzenie i zasnął. Obudził się późnym popołudniem. Czuł się znacznie lepiej, ramię nadal pulsowało bólem, ale już nie krwawiło. Ręka w koszuli przykleił się do rany. Ewry postanowił go nie ruszać. Wypił trochę wody, zjadł kanapkę z serem i pomidorem, a potem długo sikał na wrzosy, rozkoszując się delikatną bryzą, pieszczącą penis. To się nazywa wolność. Z nowymi siłami ruszył w drogę. Tym razem zapanował nad kaprysami skrzyni biegów Nisa na mikry. Uwolnił się od wycia silnika pracującego na wysokich obrotach. Serce biło we własnym rytmie. Starał się nie myśleć o najbliższej przyszłości. Nie chciał się rozpraszać. Podniecenie nigdy nie szło w parze z rozumem. Skupił się na prowadzeniu auta, bo przecież dawno tego nie robił. I na zapachu krzewów uderzających niekiedy w okno od strony pasażera, na gładkiej, czarnej wstędze drogi, która za każdym zakrętem odsłaniała przed nim zapomniane widoki. Tyle podniecenia mu wystarczyło na razie. Rozdział trzydziesty piąty. Sobota wstała przesłonięta taką mgłą, że umierały w niej wszystkie dźwięki. Steven nie spał. Nie spał od kilku godzin. Miał mdłości. Był szczęśliwy. W żołądku mu się kotłowało, w nogach czuł dreszcze, które kazały mu zrywać się natychmiast i biec. Biec ścieżką pod górę na wzniesienie Blacklands i przedstawić swoje roszczenia do kości zamordowanego w dzieciństwie wujka Bilego. Znowu zrobiło mu się niedobrze. Tym razem na tyle, że poszedł do toalety i pochylił się nad sedesem. Nic. Tylko splunął do muszli. Nie spuścił wody, żeby nikogo nie obudzić. Włożył na siebie najukochańsze ubrania. Co prawda najlepsze skarpetki już się nie nadawały do noszenia. Ciągle je miał, nie potrafił ich wyrzucić. Ale cała reszta była jak należy. Lewisy, które matka kupiła mu w sklepie z używanymi rzeczami, nadal granatowe, wcale nie przetarte i świetnie dopasowane w biodrach, do tego czerwoną koszulkę Liverpoolu z ósemką na plecach. Nad cyfrą widniało jego nazwisko. Dostał ją na urodziny dwa lata wcześniej. Babcia kupiła koszulkę, a Leti przy okazji wyprawy do Barnstaple zapłaciła za nadruk dziesięć funtów za cyfrę i po dwa za każdą literę. Żartowała sobie, że na szczęście nie ma na nazwisko Lembinowski. Wszyscy się z tego śmiali, nawet Davy, chociaż nie miał pojęcia o co chodzi. Ubierał się z lekkim zażenowaniem, czysta bielizna i wszystko jak należy. Nie bardzo potrafił przyznać, nawet przed samym sobą, że wystroił się, bo właśnie w tym ubraniu chciał zostać sfotografowany do gazet, kiedy rozgłosi swoje odkrycie. Taki wizerunek pragnął przekazać potomności. Wyjrzał przez okno. Mgła wisiała nisko, ale wiadomo było, że nad nią jest piękne słońce. Jeszcze dobrze przed południem powinno ją przegonić. Najprawdopodobniej. Na wszelki wypadek jednak wziął ze sobą kurtkę przeciwdeszczową kupioną na bazarze. Obwiązał się rękawami w pasie. Z wrzosowiskiem nigdy nic nie wiadomo. Na dole zrobił sobie kanapkę z dżemem malinowym, starannie po sobie sprzątnął, włożył kanapkę do jednej kieszeni kurtki, a wodę do drugiej. Objały mu się z tyłu o uda. Na zewnątrz powietrze było gęste, białe i nieruchome. Steven słyszał wodę lejącą się z prysznica u pana Randala znacznie bliżej niż w rzeczywistości. Pani Hawking podśpiewywała coś fałszywie. Dźwięk, zmiękczony wilgocią, niósł się nad żywo płotami, płotami i krzewami na pięciu działkach. Biorąc łopatę, szurnął metalem o beton, a zdawało mu się, że to bicie dzwonu rozniosło się w nieruchomym powietrzu. Miał zamiar wziąć łopatę i iść od razu na wrzosowisko, ale jeszcze zajrzał na grządkę warzywną. Idąc przez ogród czuł smutek na myśl, że wujek Jud odszedł, lecz gdy dotarł do grządki, poczuł się lepiej. Zaledwie przed kilkoma dniami naprawili szkody i zrobili to naprawdę dobrze. Jeszcze widział odciski butów wujka na krawędziach miękkiej ziemi, jeszcze dostrzegał ślady, jakie zostawiły w czarnej glebie palce wujka ratującego kiełki. Dowody na istnienie wujka Juda trwały, także pod jego nieobecność. Uświadomił sobie równocześnie, że dowody na zdradę Luisa pozostały teraz jedynie w jego sercu. Odruchowo zerknął w stronę domu przyjaciela, w okno jego sypialni i dostrzegł szybki ruch, jakby ktoś się schował za czarnym odbiciem w szybie. Luis? Możliwe. We mgle trudno zyskać pewność. Patrzył w okno jakiś czas, ale nic się nie pojawiło. Prawnym ruchem zarzucił łopatę na ramię jak żołnierz broń i odwrócił się od grządki warzywnej. Idąc przedtem przez dom, słyszał, że babcia się obudziła, zakasłała, zasłaniając usta starczą dłonią, chwilę później pod jej bladą stopą w kapciu skrzypnęła deska. Tak było zawsze, odkąd pamiętał. Ale kiedy wróci, babcia zmieni się w całkiem inną osobę, nie mógł się doczekać, kiedy to nastąpi. Teraz wrócił po łopatę i uważając by niczego nią nie trącić wyszedł z domu i cicho zamknął za sobą drzwi Już był prawie przy płocie odkracającym brzosowisko gdy dogonił go zdyszany Louis Steven nie bardzo wiedział jak ma go potraktować więc przez kilka chwil stali naprzeciwko siebie w milczeniu obaj jednakowo zakłopotani W końcu Louis rzucił okiem na łopatę Pomóc ci? zapytał. Nie, krzyknął głos w duszy Stevena. Ale gdy otworzył usta, wyszły z nich całkiem inne słowa. Zdawało mi się, że kopanie jest nie dla ciebie. Louis poczerwieniał aż po czubki uszu i na całej szyi. Dla Stevena było to wystarczające potwierdzenie i przeprosiny. Przyjął jedno i drugie z lekkim wzruszeniem ramion. Masz coś do jedzenia? Louis gorliwie pokiwał głową i wyciągnął z kieszeni kurtki przeciwdeszczowej torebkę foliową. W środku znajdowała się jakaś kanciasta rzecz, najprawdopodobniej kanapka. Steven nie zapytał z czym, a Louis nie zaczął tematu. Obaj rozumieli, że między nimi musi się poukładać na nowo. No to dobra. Steven przeszedł przez ogrodzenie śliskie od mgły. Tuż za nim Luis. Obietnica świtu blakła. Chłopcy wolno pieli się pod górę. Pięćdziesiąt metrów nad miasteczkiem na krótko wyszli z białego tumanu. Potem utonęli w następnym sinym kłębie, naniesionym bryzą z nadmorza. Nie było całkiem źle. Mimo wszystko mieli przyzwoitą widoczność na dwadzieścia momentami nawet trzydzieści metrów. Powietrze nad mgłą z pewnością było ciepłe. O tej łaskawej porze roku wrzosy i janowce kwitły szerokimi, żółtymi i fioletowymi smugami. Louis nie trudził się chowaniem kanapki z powrotem do kieszeni i zaraz po tym, jak ją pokazał Stevenowi, zjadł większą połowę. Mniejszą starannie zawinął. Dwieście metrów dalej zjadł również tę drugą. Na rozwidleniu Steven skręcił w lewo, za domy, a nie jak zwykle w prawo. Wtedy Louis odezwał się po raz pierwszy, odkąd pokonali ogrodzenie. Dokąd idziesz? Na Blacklands. Dlaczego? Kopać, a ugryzł się w język, ale słowa a nie mówiłem zawisły w powietrzu. Nieważne. Steven docenił fakt, że przyjaciel zrezygnował z szyderstwa. Szli dalej w milczeniu, a niebo nad nimi rozjaśniało się coraz bardziej, i niepewne ptaki wreszcie załapały, jak zewrzeć siły w porannym chórze. Gdy zbliżyli się do wierzchołka Blacklands, Steven przyjrzał się w myślach pocztówce. Miał ją w tylnej kieszeni spodni, ale nie zamierzał jej wyjmować przy Luisie, bo nie chciał niczego wyjaśniać. Wiedział z lekcji geografii, co oznaczają kreski, przypominające fryzurę braciszka Taka. W ten sposób zaznaczało się na mapach wzniesienie. Wiedział także dokładnie, gdzie tego wzniesienia szukać. Przypominało kurhany na Dunkery Beacon, tyle że znajdowało się bliżej domu. Steven zatrzymał się, spojrzał w stronę Shipcot. Nie dostrzegł miasteczka, nadal było ukryte we mgle. Po kwadransie znaleźli się na wzniesieniu Blacklands. Steven znów się odwrócił. Popatrzył tam, gdzie leżało miasteczko. Dlaczego ciągle się zatrzymujesz? Nie odpowiedział. Zerknął w górę na kopiec i odtworzył w myślach mapę z inicjałami, które tak bardzo chciał zobaczyć. Ruszył pod górę zygzakiem między krzewami. Louis tuż za nim. Z kwiatów zwisała ciężka rosa. Jeansy przemiękły dosłownie w kilka chwil. Louis dygotał. Steven zatrzymał się, zorientował w terenie. Tutaj. Gdzieś tutaj. Nie mieściło mu się w głowie, że po długich latach kopania na ślepo miał lada chwila wykonać zadanie, szukać na podstawie wiarygodnej informacji, osiągnąć cel. Owszem, nadal pozostała mu całkiem niemała przestrzeń do sprawdzenia — na oko jakieś pół akra. Lecz w porównaniu z całym parkiem narodowym Iksmor, pół akra to było nic. Znał właściwie miejsce. Gdzieś tutaj Arnold every pochował jego wujka, a teraz on, Steven, zaczynał szukać szczątków dziecka na poważnie. Nie dbał, ile to potrwa. Nic mu nie przeszkodzi zwrócić wujka Bilego Rodzinie. Nie czuł triumfu ani podniecenia. A myśl o sukcesie raptem go zasmuciła. Po raz kolejny spojrzał na morze mgły w dół, tam gdzie znajdowało się szybkot. W pogodny dzień zobaczyłby swój dom. Wujek Bili został pogrzebany w miejscu widocznym z podwórza. Wystarczyłoby jego matka o złamanym sercu, która patrzyła w telewizor, jak przeszukuje się całe kilometry kwadratowe wrzosowiska, wyjrzała przez okno sypialni a zobaczyłaby płytki grób syna. Steven zadrżał i odwrócił wzrok od miasteczka. Zimno ci? Louis zmierzył go uważnym spojrzeniem. Nie. No to gdzie kopiemy? Gdzieś tutaj. Steven powoli obrócił się dookoła, żeby wybrać konkretne miejsce i nagle zmienił się w słup. Na plamie białego wrzosu, jakieś pięć metrów od niego, siedział mężczyzna. Przyglądał się chłopcom. Steven drgnął zaskoczony. I natychmiast, zanim jeszcze skończyło się drgnienie, poczuł jak serce podchodzi mu do gardła. Rozpoznał Arnolda Evriego. Odcinek 21. Rozdział trzydziesty szósty. Ewry dotarł do szybkot tuż po piątej rano. W przeciwieństwie do Bideford i Barnstaple oraz South ta mieścina nie zmieniła się prawie wcale. Żadnych nowych dróg, miniaturowych rąd, siatki ulic jednokierunkowych. W Barnstaple błądził po ulicach jednokierunkowych prawie północy. Kluczył, krążył i zawracał i bez przerwy trafiał na rynek, tyle że z różnych stron. W końcu zatrzymał się przy sklepiku wielobranżowym, ukrył krew na ramieniu pod kardiganem Kupił Daily Mirror i zapytał o drogę. Potem wrócił do samochodu i długi czas przyglądał się twarzy przedstawionej na okładce, tuż pod nagłówkiem krzyczącym wielkimi literami zbiegł seryjny morderca. Zdjęcie było małe i niewyraźne. normalnie widywał je przypięte do dokumentów, którymi dysponował doktor liver. Lekarz zresztą sam je zrobił przy pierwszym spotkaniu. Liver postąpił słusznie wybierając jako kierunek studiów psychiatrię, ponieważ jego zdolności fotograficzne pozostawiały wiele do życzenia. Nie po raz pierwszy Arnold Ewry podziękował losowi za niekompetencje ludzi, od których zależał jego los, ale tym razem się zaniepokoił. Czyżby stracił szansę, jeżeli dziś był na pierwszych stronach gazet, to na pewno znajdował się na nich także wczoraj. Może SL wiedział o jego ucieczce, może zabroniono mu wychodzić z domu. Stłumił strach rozbudzony tą myślą i przyjrzał się sobie w lusterku wstecznym. Przypominał człowieka z okładki Daily Mirror tylko nieznacznie. A nawet gdyby ta fotografia rzeczywiście stanowiła jego lustrzane odbicie, to należało jeszcze pamiętać, że ludzie zwykle są mało spostrzegawczy. Evry wiedział o tym od lat. Pamiętał wszystkie przypadki, kiedy mógłby zostać zatrzymany, gdyby tylko napotkane osoby miały otwarte oczy, potrafiły kojarzyć i wierzyły przeczuciom. Nic z tego. Niekiedy miał wrażenie, że jest niewidzialny. Krążąc po północnej części hrabstwa Devon, gubiąc się na nowych drogach, zużył sporo paliwa, więc musiał podjechać na stację. Mocując się z systemem przycisków, ułożeniem węża oraz zbyt dużym wyborem paliw, przygotowywał sobie bajeczkę na użytek kasiera. Zamierzał udawać Francuza. Tymczasem chłopak o tępym spojrzeniu ledwo go zauważył, oszczędzając Ewryjemu konieczności uśmiechania się, kłamania i mówienia z fatalnym akcentem. W szybkot Ewry od razu wiedział, dokąd jechać. Minął sklep pana Jacobiego, teraz należący do sieci Spar. Globalizacja zawitała do Xmor, pomyślał z krzywym uśmieszkiem. Sklep był jeszcze zamknięty. Przed drzwiami leżały paczki z prasą do posortowania i rozłożenia na stojakach, by mieszkańcy szybko mogli obejrzeć zamazany wizerunek mordercy i mieć się na baczności. Jechał przez śpiące miasteczko. Na zakręcie Prowadzącym w ślepą uliczkę spostrzegł, że dotarł na Barnstep Road. Serce zabiło mu w piersi. Przyhamował, powoli mijając kolejne budynki, przyglądał się frontom, które w świetle lamp ulicznych rozpraszających szarość mrocznego poranka, nadały im wszystkim różne odcienie koloru brzoskwiniowego. Numer 109, 110, 111. Zatrzymał samochód, nie wjeżdżając na chodnik, i przyglądał się domowi, gdzie mieszkał SL. Przed wielu laty grał w pokera. Nie do końca wiedział, o co chodzi w tej grze, więc był stale zdenerwowany i ciągle przegrywał, robiąc z siebie głupca. A gdy dostał z rozdania dwa asy i kolejne dwa zobaczył na stole, wpadł w dygot. Dobrze pamiętał tamto uczucie. Pojawiło się i teraz. Od dłoni szło przez ręce i barki do policzków oraz do warg. Cudowne wrażenie: dostał zwycięską kartę, nie do pobicia. Silnik mruczał cicho, a Ewry przyglądał się czarnym oknom zapuszczonego domu i wyobrażał sobie śpiącego SL. Oczyma wyobraźni zobaczył siebie, skradającego się po schodach i otwierającego wszystkie drzwi sypialni po kolei. Przyglądającego się śpiącym, aż do chwili znalezienia S.L. niczego nie podejrzewającego, słabego i zdanego na jego łaskę. Jęknął i zawrócił myśli z nad krawędzi. Znajdował się zbyt blisko rzeczywistego spełnienia, żeby tracić siły na mrzonki. Gdyby stało się najgorsze i zjawiłby się na miejscu zbyt późno, Wtedy ewentualnie będzie mógł wrócić na Barnstable Road pod numer 111 i zaryzykować. Na razie jednak dawna beztroska, która położyła kres złotym dniom, wisiała nadewrym ołowianą chmurą i zatrzymywała go za kierownicą. Pilnowała, by nie wjechał na krawężnik, nie przeciął wąskiego chodnika, nie wszedł przez uchylone okno. Za brak opanowania zapłacił osiemnastoma latami w więzieniu. Nie zamierzał powtórzyć tego błędu. Szybko zostawił miasteczko za sobą. W odległości kilkuset metrów od granic miejscowości szukał zjazdu na trakt prowadzący na farmę. Okazał się on tak zarośnięty, że minął go trzy razy, zanim w końcu rozpoznał ciemny tunel między krzewami i skręcił. Mikra podskakiwała i trzeszczała, jakby się miała rozpaść na porośniętych trawą dołach. Lakier, drapany przez gałęzie jeżyn i tarniny, skrzeczał w proteście. Gdy już nie dało się jechać dalej, Ewry wysiadł, wziął torbę z zapasami, dorzucił buteleczkę wody oraz kanapki z serem i pomidorem i ruszył na wrzasowisko. Aż się ugiął pod brzemieniem wspomnień. Słodki, przesączony rosą zapach fioletowych kwiatów, rozkoszny ciężar chłopca w ramionach. Ewry, zaatakowany z dwóch stron, od zewnątrz i od środka, zachwiał się niepewnie. Zrobiło mu się słabo z podniecenia. Musiał przystanąć. Pochylił się, oparł dłonie na kolanach, uspokoił oddech. Koniecznie musiał się skupić. Nie miał złudzeń co do swojej przyszłości. Wiedział, że na wolności długo się nie uchowa, zwłaszcza po tym, co zaplanował. Owszem, ciężko pracował na zwolnienie warunkowe, ale nie miał zamiaru ani dość wprawy, by żyć jako uciekinier. Po tym wydarzeniu jego życie się skończy. Teraz jedynym celem było zachowanie spokoju, żeby ulotne chwile wolności okazały się warte poświęcenia. Powoli się uspokajał, odzyskiwał opanowanie. Musiał zachować ostrożność, już samo wrzosowisko potrafiło nim zawładnąć, a do tego jeszcze wspomnienia z zarośniętego szlaku, oczekiwanie na to, co się niedługo wydarzy. Niełatwo było zachować spokój. Ewry musiał w to włożyć sporo wysiłku. Pot wystąpił mu na czoło, lewa ręka mrowiła i bolała, czuł się lekko skołowany. Trochę ogłupiony, zignorował niedogodności. Podejrzewał, że nie jest tak źle, jakby się wydawało, a nawet jeśli się mylił, wcale go to nie obchodziło nic go nie mogło powstrzymać. I nic nie powstrzyma. Ruszył znów pod górę. Myśli objały mu się głucho o przyciemnioną szybę umysłu, pragnąc się wyrwać na wolność i biec naprzód, jak rozchasane szczeniaki. Prawie go ogłuszały. Ewry głęboko zaczerpnął powietrza i zaczął liczyć od tysiąca wstecz: 982, 981, 980, 979. Przerwał, zaczął od nowa. Koncentrując się na liczbach, zdołał zachować spokój przez całą drogę do Blacklands. Odszukał wzgórze z łatwością. W dolinie rozłożyła się mgła skrywająca szybkot. Ale tutaj w górze powietrze było przejrzyste, a wkrótce mogło się rozjarzyć słońcem. Resztki nocy bladły i odchodziły. Na czyste niebo zwolna pieło się leniwe słońce. Ewry dotarł na szczyt pagórka i spojrzał w dół. Gotowało się w nim podniecenie. Zwinął dłonie w pięści, przycisnął je do ud. Musiał zachować trzeźwy umysł. A nie miał pewności, czy zdoła. Jęknął, zagryzł wargę, oddech miał rywany, serce waliło mu jak młotem, krew dudniła w uszach. Był tutaj, w tym miejscu. Chociaż sądził, że już nigdy nie trafi mu się taka sposobność. Warto było postawić wszystko na jedną kartę. Nawet gdyby go teraz zgarnęli, ściągnęli z wrzosowiska i zawlekli na łoże tortur, warto było. Choćby po to, by stanąć tutaj, wciągając w płuca zapach ukwieconych krzewów i wilgotnej ziemi. Ewry poczuł słony smak krwi, przygryzł wargę. Nie miał pojęcia, co zrobić, żeby wyciszyć pożądanie, ale musiał osiągnąć ten cel. Chciałby, trwało jak najdłużej, ale wiedział, że jeśli dopisze mu szczęście, może być dużo, dużo lepiej. Tymczasem jednak musiał ochłonąć. Musiał się wziąć w garść. Zamknął oczy, żeby odsunąć zalewające go bodźce wizualne. Nie zawal sprawy, nie zawal. Nie zawal. Jęcząc, pocąc się i dygocząc z wysiłku, powoli odzyskał panowanie nad yksmor i nad własnym ciałem. Zamilkł, przestał walczyć o każdy oddech, rozluźnił pięści. We wnętrzu dłoni zostały wyryte półksiężyce, całkiem jak stygmaty. Świeże powietrze wypełniało go do granic, niosło życie i spokój. Promienie słońca obudziły w nim drżenie oczekiwania. Pierwszy słowik rozpoczął swoją pieśń pochwalną. Gdy Ewry w końcu otworzył oczy, czuł się jak sam Bóg. Spokojny, opanowany, cierpliwy. Potężny, mściwy. Rozłożył plastikową torebkę na plamie białego wrzosu i usiadł ostrożnie. Krzewy objęły go niby stęskniony kochanek. Godzinę później, gdy z mgły wyłonili się chłopcy, Evriemu ze wzruszenia oczy zaszły łzami. Wyglądali jak anioły wychodzące z obłoków, by mógł powitać ich w niebiosach. Rozdział trzydziesty Siema! rzucił Louis. Cześć, rzucił Arnold, Ewry seryjny morderca. Steven milczał. Bo i co miał powiedzieć? Hej, Louis, nie gadaj z nim, on zamordował mojego wujka? Cokolwiek by teraz powiedział, wymagało to tylu wyjaśnień, tylu pytań ze strony Louisa, że trudno było o tym nawet myśleć. A coś mu mówiło, że są w życiu chwile, kiedy trzeźwe myślenie odgrywa rolę pierwszorzędną. O mało się nie zdradził. Na szczęście spojrzał przed siebie w górę na chwilę przed tym, nim Ewry dojrzał w jego twarzy, że został rozpoznany. Wbił wzrok w fiłkowe krzewy, ale widział tylko notatki prasowe o zamordowanych dzieciach. Krążyły w jego umyśle bez sensu, bez ładu i składu. Diagram Wenna, przedstawiający zależności między różnymi formami ogłupienia. Jak to w ogóle możliwe? Nie, niemożliwe. Arnold Avery siedzi w więzieniu. Tutaj jest miejsce jego, Stevena, nie Avery'ego. Różne domysły przebiegały mu przez głowę, jeden bardziej szalony od drugiego. Mrzonka senna, halucynacja spowodowana narkotykami, hollywoodzka zamiana ciał podpucha w stylu jesteś w ukrytej kamerze, mająca na celu zarejestrowanie reakcji chłopców, którzy stanęli oko w oko z najgorszym koszmarem. Przez mgnienie oka, które wydawało się wiecznością, wszystkie te domysły skłębiły mu się w głowie, zanim z lękiem pojął, jaka jest prawda najgorsza z możliwych ucieczka. Stopniowo adrenalina opadła na poziom zbliżony do normalnego. Steven w dalszym ciągu oddychał z trudem, ale przynajmniej minęła groźba, że ze strachu się zabrudzi. Zerknął na Evriego. — Tak, to z pewnością on. Przyjrzał mu się uważnie, bo bardzo chciał się pomylić, ale niestety miał pewność. Podejrzewał, że w niemałym stopniu to kontekst i okoliczności pozwoliły mu rozpoznać mordercę, choć przecież Ewry był ostatnią osobą, jaką spodziewał się zobaczyć. Miał nad kryminalistą przewagę. Morderca nie znał jego, Stevena, a więc pewnie nie przypuszczał, że chłopak wie, kim on jest. Jeśli Steven miał utrzymać tę przewagę, musiał się zachowywać normalnie. Z drżeniem zaczerpnął głęboko tchu, zmusił się by podnieść głowę i aż zamrugał uderzony widokiem człowieka, który tak długo stanowił treść jego życia. Teraz siedział na wzgórzu w kępie białego wrzosu. Przed ramiona oparł swobodnie na kolanach. Dżinsy odsłaniały czarne buty na tyle wysoko, że widać było również tanie niebieskie skarpetki z bawełny. Steven zapatrzył się w te skarpetki z bezgranicznym zdumieniem. Skarpetki były takie zwykłe, takie normalne. Jak to możliwe, by człowiek, który wkłada rano skarpetki na nogi, mógł być seryjnym zabójcą? Skarpetki nie są groźne, skarpetki bywają zabawne. To rękawiczki na nogi, od ot co? Otulają palce stóp i można z nich zrobić śmieszne pacynki. Przecież ktoś, kto nosi skarpetki, nie może być niebezpieczny. Uświadomił sobie, że tamten i Louis na niego patrzą, podczas gdy on kontempluje skarpetki. Przyjaciel wyglądał na zdziwionego. Ewry w rozbawieniu uniósł brew, jakby mieli jakiś wspólny sekret. Rzeczywiście, mieli. Steven poczerwieniał. Miał się zachowywać normalnie. Gdyby Ewry wiedział, kogo spotkał, nie dokończył myśli. Za bardzo się bał. Ciszę można by kroić nożem. Ewry przywykł do ciszy, a Steven nie miał ochoty jej przerywać, póki nie wymyśli, co właściwie miałby powiedzieć. Wobec tego odezwał się Louis gadatliwy jak zwykle. Ładny dzień, zagaił, rzucając odwieczne, ulubione pozdrowienie piechurów. — Every wolno skinął głową. — Jak na razie. Steven zadrżał. Louis zgromił go gniewnym spojrzeniem. — Będziemy kopać — podjął, wskazując brodą łopatę Stevena. — Tak? — zainteresował się Every niezobowiązująco. — A po co? Louis stracił rezon. — Przy każdej innej okazji powiedziałby obcemu prawdę. Steven nie miał co do tego żadnych wątpliwości. Gadałby jak najęty i obserwował reakcję. Gdyby zobaczył podziw, przypisałby sobie wszelkie zasługi. Natomiast jeśli wstręt czy odrazę, wywróciłby oczami i wskazał kciukiem przyjaciela. Ponieważ jednak teraz byli we dwóch po raz pierwszy od dłuższego czasu, a także dlatego, że charakter ich znajomości się zmienił. Louis nie miał pewności, czy powinien opowiadać o misji. Louis podniósł wzrok na Stevena i ze zdziwieniem spostrzegł, że przyjaciel jest jeszcze bledszy niż zwykle. Wyglądał na chorego, a jednak mimo to właśnie on przejął pałeczkę. Wykopujemy orchideję. Ewry znowu uniósł brew. Tym razem Louis o mało nie powtórzył jego mimiki. Steven nie przejął się zdziwieniem przyjaciela. Sprzedajemy w centrum ogrodniczym. Ewy przyjrzał mu się uważnie. Czy to przypadkiem nie jest wbrew prawu? Jest. Louis zerknął najpierw na Stevena, potem na mężczyznę. Obcy nie wydawał się szczególnie przejęty. Lekko wzruszył ramionami i prawie się uśmiechnął. Między rubinowymi wargami krótko błysnęły wystające zęby. Aha, Znowu zapadła cisza. Są tu jakieś? Co? Nie zrozumiał Louis. Jakieś. Mężczyzna odkrząknął, przesłonił dłonią usta. Jakieś orchideje. Louis strzelił spojrzeniem w bok na Stevena. On ich w to wpakował, niech teraz wyciąga. Nie, poinformował Steven, rozglądając się dookoła. Zbieramy się. Nie. Obaj chłopcy podnieśli wzrok na obcego. Louis pomyślał: Że dziwne jest takie urwane nie. Większość ludzi napotkanych na wrzosowisku nie może się doczekać, kiedy znikniesz za horyzontem dzięki czemu odzyskają iluzję fantastycznego odosobnienia. Tymczasem ten człowiek powiedział nie, jakby rzeczywiście nie chciał, żeby odeszli. Louis nie był szczególnie wrażliwym chłopcem, ale zaczęło mu się wydawać, że coś tu nie jest do końca w porządku. Arnold Ewry rozpoznał SL natychmiast. Rozpoznał jego postać, którą znał z fotografii i właśnie miał go przed oczami. Chłopak zawiązał w pasie kurtkę przeciwdeszczową. Kościste ręce wystawały mu z rękawów czerwonej koszulki. Ciemne włosy na pewno obcinano mu w domu. Stał lekko odwrócony na plecach koszulki widniało słowo lamb. Chłopak nazywał się S. Lamb. Lamb, jagniątko, baranek. Z trudem powstrzymał śmiech. S. Lamb jego silniejszy, bardziej krzepki kolega wpatrywali się w niego, bo kompletnie bez sensu powiedział nie. W przebłysku wspomnień zobaczył Masona Dingla. I tamto drugie wrzeszczące dziecko. Był na siebie zły, ale zdołał na tyle odzyskać opanowanie, by tego po sobie nie pokazać. Musiał zachować ostrożność. Chłopców było dwóch. S. Lamb trzymał zarzuconą na ramię łopatę. Byli starsi niż większość jego ofiar. Więksi niż normalnie bywają dzieci. W każdym razie tak sądził. Powiedział nie. I obaj patrzyli na niego zaskoczeni. Musiał być ostrożny. Czas na uśmiech. Wobec tego rozciągnął wargi w uśmiechu. Okrąglejszy chłopiec natychmiast się odprężył. Miał swój wdzięk. S. Lamb patrzył na niego otwarcie, lecz wciąż robił wrażenie spiętego i wyraźnie miał się na baczności. W zasadzie nic dziwnego. W końcu, spotykając na wrzosowisku, Obcego chłopiec powinien zachowywać się przezornie. Ewry był dumny z nieskrywanej podejrzliwości SL. Poczuł się nieco lepiej, że akurat ten chłopiec nim manipulował. Stanowczo nie był to głupi dzieciak. Wybaczcie powiedział nazywam się Tim. Spojrzał znacząco na większego chłopca. Chwilę trwało milczenie, lecz w końcu chłopak pękł: Louis, a to Steven. Miło mi was poznać. Steven Lamb Every ośmielił się jedynie zerknąć na Stevena i krótko skinąć głową, bo nie chciał telepatycznie przekazać obrazów, jakie zakłębiły mu się w głowie. Widok ciemnych oczu Stevena Lamba, z przerażenia wychodzących z oczodołów, palce zaciskające się wokół chudej szyi chłopaka, gejzery krwi buzujące w nich obu, Choć z całkiem różnych powodów. Zarysy mapy Xmore, gdzie litery S. L. na zawsze dołączyły do inicjałów WP. Mam kanapki. Ewry sięgnął do torby za link holowniczą. Chcecie? Luis chciał jak zawsze. Steven patrzył, jak Luis podchodzi do Arnolda Ewriego. Wstrzymał oddech, gdy przyjaciel wyciągnął rękę po kanapkę. Ostrzegawczy krzyk uwiązł mu w gardle. Louis o mało nie dotknął dłoni mordercy. Nic złego się nie stało. Steven odetchnął z ulgą. Ewry patrzył teraz na niego, podał mu kanapkę. Nadszedł ten moment. Teraz Steven musiał zdecydować: wziąć kanapkę od mordercy, albo rzucić łopatę, odwrócić się i uciekać. Gnać do domu. Znalazł się. W takiej samej sytuacji jak w Barnstable. Gdyby to nie było Luisa, mógłby uciec, zaskoczyć Avriego, zyskać na czasie. Morderca był od niego oddalony dobre pięć metrów, na dodatek siedział. Steven zyskałby pewnie ze trzydzieści metrów, zanim tamten by wstał i ruszył w pogoń. A Steven był szybki, na dodatek strach dodaje skrzydeł. Ale co z Luisem? Louis jadł kanapkę. Gdyby Steven raptem krzyknął ostrzegawczo, odwrócił się i uciekł, Louis by się pogubił. Na pewno by nie uciekał. A nawet jeśli, nie wiedziałby, że ściga się ze śmiercią. A Evry już by wiedział, że Steven go rozpoznał. Nawet gdyby go nie złapał, Luisa dopadłby na pewno. Przecież nie może zostawić przyjaciela w rękach seryjnego mordercy zatrząsł się z oburzenia na własną głupotę. Zastawił pułapkę na Ewriego i sam w nią wpadł. Na dodatek był odpowiedzialny za bezpieczeństwo Luisa. Nie, ucieczka nie rozwiązywała sprawy. Wobec czego Steven zmusił swoje nogi do zrobienia kilku kroków, dłonie do sięgnięcia po kanapkę, usta do powiedzenia dziękuję. Przyjął podarunek z ręki człowieka który zamierzał go zabić. Odcinek 22. Rozdział 38. Kanapka była z serem i pomidorem. Steven skrzywił się przy pierwszym gryzie, ale przełknął cały kęs. Nie chciał prowokować Avery'ego. Louis jadł i opowiadał o wrzosowisku. Jeśli czegoś nie wiedział, to zmyślał. Avery mu przytakiwał i zadawał stosowne pytania. Louis... Wychłuchł z dumy, mile poechtany zainteresowaniem dorosłego, a Stevenowi żołądek podchodził do gardła, że z taką łatwością Ewy zyskał ufność przyjaciela. Zauważył to jednak poniekąd mimochodem, bo miał przed oczami milion rozbłyskujących obrazów: krzyżyki postawione długopisem na mapie, pojedynczy biały piksel zęba, stację kosmiczną z klocków Lego w mrocznej niebieskiej sypialni, zapach Ziemi jej smak w ustach, ruchomy ząb w owczej szczęce, bieg przez wrzosowisko z sercem w gardle, wierzgające nogi dziecka wciąganego do samochodu przez okno, czekająca babcia, czekająca przez całą wieczność. Właśnie ten ostatni obraz nareszcie zatrzymał szaleńczą karuzelę w głowie. Babcia czekająca na Bilego i na niego też. Ponad wszystko chciało położyć kres jej nieszczęściu. A zamiast tego spowoduje jeszcze większe. Arnold Avery zabije i jego, a wtedy babcia będzie do końca świata czekała na syna i wnuka. A mama, tak samo jak babcia, stanie w oknie i tak samo jak ona, będzie czekała już zawsze, nawet po śmierci babci. A Davy? Co się z nim stanie? Davy nie przywykł, by go ignorowano. Ale będzie musiał do tego przywyknąć, skoro nie zostanie mu na świecie nikt, kto by go kochał. Bo ci, co go kochali, będą martwi albo tak zobojętniali, że równie dobrze mogliby nie żyć. Zbierało mu się na mdłości. Spaprał sprawę. Spaprał cholera, wszystko. Był cholernym idiotą. Cholera jasna. Cholera była rzecz jasna, bardzo łagodnym wykrzyknikiem. W stosunku do takiego tępaka jak on. Co mu dołba strzeliło był takim kretynem, że zasługiwał na śmierć, ale z drugiej strony nie życzył źle babci mamie, bratu i Luisowi. Wtedy przypomniał sobie, po co przyszedł na wrzosowisko, od czego się to wszystko zaczęło, i dlaczego nie mógł teraz odejść. Wzdrygnął się ze strachu, jaki niosła ze sobą ta prawda Zimno? Steven dopiero wtedy uświadomił sobie, że dygocze. — Tak. A kanapkę ściskał tak mocno, że palce przebiły się przez chleb. Czuł znienawidzony pomidor, wilgotny jak śluz ślimaka. — Chcesz sweter? Ewry zdjął sweter, a wtedy Steven zauważył, że stonowana jasna zieleń kardiganu pasuje do dziwnych wypranych z koloru oczu mordercy. Ostatnich oczu, w jakie zajrzał wujek Bili. Gadło mu się ścisnęło, musiał otrząknąć, zanim odpowiedział nie. Ewry zmierzył go chłodnym spojrzeniem, a Steven spuścił wzrok na zmiażdżoną kanapkę. Policzki go piekły. Kącikiem oka widział prawą rękę Ewry jego już bez swetra, przesuwającą się w jego stronę. Dostał gęsiej skórki. A potem poczuł delikatne muśnięcie na policzku. Masz masło na twarzy. Żołądek podszedł Stevenowi do gardła. Przypomniało mu się, że zjadł pomidora. Przypomniały mu się wtorkowe majtki Jasmin Gregory. Przypomniało mu się, co pisano w gazetach, że Ewry brzydził się wydzielin ciała. Drżącą dłonią uniósł kanapkę do ust. Mimo mdłości odgryzł następny kęs. Ewry zlizał masło z palców. Język miał różowy i szybki jak u węża. Co się panu stało w rękę? Louis patrzył na krew, znaczącą ramię pod rozerwanym rękawem koszuli, które Ewry odsłonił zdejmując sweter. Morderca też spojrzał na rozdarcie. Miał ochotę dać sobie po głowie. Taka nieostrożność. Przestał myśleć, czy co? Mało tego, przypomnienie o zranionym ramieniu obudziło w nim zmęczenie. Zakręciło mu się w głowie. Nie stracił dużo krwi, ale ręka pulsowała bólem mocniej niż wczoraj. Może wdała się infekcja? Fatalnie, po prostu fatalnie. Akurat teraz, kiedy chciał, kiedy musiał być już szczytu swoich możliwości, fizycznych także, nie tylko umysłowych. No i na dodatek, ten piegowaty, uważnie mu się przyglądał. Jeszcze na razie był po prostu ciekawy, ale od ciekawości bardzo blisko do podejrzeń, strachu i ucieczki. Ewry wiedział o tym doskonale, do ucieczki lub próby ucieczki. Uśmiechnął się w duchu do nawracających wspomnień, różnych prób ucieczki, zaczerpnął z nich siłę. Jak tu szedłem, zaczepiłem drut kolczasty. Louis wolno skinął głową dzięki kanapce zapomniał, że miał co do tego obcego jakieś wątpliwości, ale właśnie skończył jeść, więc mózg włączył mu się ponownie, a w kwestii drutu kolczastego coś brzmiało mocno fałszywie. I nie najmniej ważny był fakt, że w pobliżu próżno by szukać jakiegokolwiek drutu kolczastego. Na okolicznych farmach z pewnością, ale jakoś nie mógł sobie przypomnieć, by na którejś z pobliskich dróg można było napotkać przeszkody inne niż kamień albo drewniane ogrodzenia. Stał, wytarł ręce o spodnie. Wielkie dzięki, rzucił, patrząc na obcego. Przeniósł wzrok na Stevena. Czas na nas. Steven przeżywał kanapkę, nienawidząc jej coraz bardziej, z każdym naciśnięciem szczęk. Wreszcie przełknął duży kęs, w oczach miał łzy. Idź, idź. Co? Idź stąd, rzekł pośpiesznie, póki nie stracił odwagi. Ja zostaję. Luis zaśmiał się zbity stropu. Zerknął na Ewriego, który z dziwnym wyrazem twarzy obserwował Stevena. A Steven był blady jak ściana, tylko na górnej części policzków wykwitły mu dwie jaskrawo czerwone plamy. Spojrzenie utkwił w kanapce. Drżał. Louis zwrócił uwagę również na to, że w kanapce przyjaciela był pomidor. A mimo to na jego oczach Steven odgryzł następny kęs i wciągnął do ust kawałek znienawidzonego warzywa. Coś tu nie było w porządku. — Hej, Steve, weź przestań. Zaśmiał się, ale śmiech zabrzmiał sztucznie nawet w jego własnych uszach, więc zamilkł i zrobiło się całkiem cicho. Przedtem był zajęty kanapką, więc niewiele widział. Ale teraz dostrzegł, że mężczyzna ściska w dłoniach zielony kardigan, gniecie go i miażdży, aż mu pobielały kostki. Luisa znowu opanowało wrażenie, że coś jest nie w porządku. No chodź głupku, muszę niedługo być w domu. Oczywiście nie miało to nic wspólnego z prawdą, ale Luis raptem poczuł przemożną chęć powrotu. Steven rzucił w niego resztką kanapki, trafił go w pierś. Spadaj do cholery. Spadaj stąd, ale już! Louis miał oczy okrągłe z zaskoczenia. Cofnął się o krok. Steven też zrobił krok. Rozdygotany stanął z nim twarzą w twarz. Wiem, że to ty byłeś w ogrodzie. Louis spiekł raka. Co takiego? Słyszałeś. Wiem, że to ty, więc odwal się i spadaj. pchnął Louisa w pierś trzonkiem łopaty. Ten zatoczył się do tyłu. Steven nie odpuścił, doszedł do niego, pchnął jeszcze raz. Luis przewrócił się na plecy, wpadł między wrzosy. Steven się przeraził. Chwycił przyjaciela za ramię, pociągnął w górę, a jednocześnie pchał. Luis potknął się raz, drugi, jakoś nie mógł wstać. — Nienawidzę cię! — krzyknął Steven. — Nienawidzę cię jak jasna cholera! Zjeżdżaj do domu! Won! Z ust wylatywały mu okruchy i kropelki śliny. Louis dźwignął się na nogi i wtedy Steven znowu na niego ruszył. Tym razem Louis uskoczył, odbiegł kilka kroków ścieżką w dół. Odbiło ci? Zasnął. Naszeniło ci się w głowie? Spojrzał na obcego, jakbyś się z tej strony spodziewał pomocy. Normalnie wariat. Zabył wściekle. Obcy jednak nawet na niego nie patrzył. Obserwował Stevena a jego bardzo czerwone wargi odsuniły ostre białe zęby. Był wyraźnie skupiony. Ten widok zrobił na Louisie większe wrażenie niż niespodziewany atak Stevena. Już mu się wszystko pokręciło. Nagle poczuł, że musi wrócić do domu. Koniecznie. Nie zostanie tutaj ani sekundy dłużej. Za gardło ścisnął go pierwotny strach. Chłopak krzyknął głośno, jakby go ktoś uderzył. Odwrócił się i uciekł. Steven patrzył za nim, czując, jak nic jego życia podąża w dół zbocza razem z przyjacielem. Całkiem jakby ktoś się przykleił do jego obcasa, zostawiając go z niczym, tylko z wydrążoną piersią, zajętą przez czarną pustkę i z kawałkami krwistego pomidora buszującego po jelitach. Czuł, że z tyłu Ewry wolno schodzi w jego stronę. Mokre krzewy ocierały mu się o kostki... Z charakterystycznym szelestem, morderca na pewno ma w ręku nóż, linę albo pistolet. Steven zadygotał. Obrócił się ze szlochem. Ewry siedział w miejscu. Przez długi czas obserwowali się nawzajem. Steven otarł grzbietem dłoni łzy strachu, mając nadzieję, że morderca przypisze je kłótni z Luisem. Czuł, jakby jedna jego półkula mózgowa odsunęła się kawałek dzięki czemu zyskała możliwość oceny jego postępowania z pewnego dystansu. Przestraszyło go to odczucie, jednak równocześnie przygnął do niego, bo zyskał wrażenie, jakby miał w głowie kogoś innego, kogoś, kto będzie decydował. Tylko ono powstrzymywało go przed tym, by zwinąć się w kłębek między wrzosami, z przerażenia sikać po nogach i czekać na nieuniknione. Pozbierałeś się? Steven kiwnął głową przygryzł wargę. Znowu cisza. Ewry wstał, starannie otrzepał siedzenie, po czym ruszył w dół. Steven widział dżinsy tamtego, przemoknięte do kolan. Uświadomił sobie, że jego są takie same, zimne i sztywno oparte na goleniach. Nerwy miał napięte jak postronki. Całe ciało nakazywało mu odwrócić się i biec. Nie uciekł. Stał i czekał. Aż morderca do niego podejdzie. Dlaczego? Obserwujący go umysł domagał się odpowiedzi. Steven nie umiał jej znaleźć. W głowie miał tylko bezładną mieszaninę słów i obrazów na podobieństwo kawałków puzli tuż po otwarciu pudełka. Z fragmentów układało się spójny obraz: wiejski ogródek, statki pod żeglami, szczenięta w koszyku. Tyle tylko, że kawałki łamie główki w jego głowie były poodwracane kolorową stroną do dołu. Trzeba było czegoś więcej niż natężenia umysłu, żeby je złożyć w coś sensownego, w coś użytecznego. Ewry stał tak blisko, że Steven musiał podnieść głowę, żeby mu zajrzeć w twarz. O co poszło? Głos miał łagodny, na twarzy współczucie. Jego ciało doskonale spełniało swoją rolę. Wykonywało odpowiednie gesty. Jedynie oczy zostały w swoim świecie, widziały coś zupełnie innego. Położył zimną dłoń na ramieniu Stevena. Luis nie przypominał sobie, że biegł. Pamiętał wrzosowisko, a potem nagle znalazł się w miasteczku. Ponieważ zjadł w życiu większe połowy wielu kanapek, trudno go było nazwać szczupłym lub szczególnie sprawnym, lecz adrenalina. Wypełniła mu płuca tlenem i pompowała krew do serca skuteczniej niż jakikolwiek trening. Poobcierał sobie nogi o płotek na granicy wrzosowiska, bo prawie nie zwolnił, kiedy go pokonywał. Zaraz skręcił w lewo wąską ulicę, ciągle jeszcze ukrytą we mgle. Jedyną w całym szybkot, jaka w ogóle zasługiwała na tę nazwę. I zdumiał się, jak ostry dźwięk wywołują jego szybkie kroki w kanionie jasnych domów o frontach. Kształcie łuków. Nie miał pojęcia, czego się boi, dlatego też bał się, że nie zdoła podzielić się swoimi obawami z kimś, kto mógłby mu pomóc. Wiedział jednak, że musi próbować, bo instynktownie wyczuwał, iż nie jest to sprawa dla tajnego agenta czy snajpera, ani nawet dla słynnego piłkarza. To była sprawa dla dorosłego. Był wczesny sobotni ranek, ale we mgle miasteczko robiło wrażenie wymarłego. Ulice wydawały się dziwnie puste. Minął zakręt i zrozumiał dlaczego. Przed domem Stevena stał tłumek, który przelewał się z wąskiego chodnika na jezdnię. Dorośli, całe szczęście. Z ulgi mało się nie popłakał. Gdy rozległo się pukanie do drzwi, Letty akurat była w łazience. Najpierw tylko zmarszczyła brwi. Kto mógł przyjść tak wcześnie w dzień wolny od pracy? Potem ściągnęła brwi mocniej, bo pukanie do drzwi właściwie nie było pukaniem, raczej waleniem. Mniej więcej takim, jakie Leti znała z filmów telewizyjnych, kiedy na przykład pijany mąż koniecznie chciał się rozmówić z nowym kochankiem niewiadnej żony. Mogła tak walić również policja. Leti przestraszyła się, rozzłościła i opancerzyła równocześnie. Zbiegła po schodach i uchyliła frontowe drzwi, lewą ręką przytrzymując szlafrok pod brodą. Nie dlatego, żeby miał się sunąć, ale żeby dać znać intruzowi, co myśli o jego zachowaniu. Za progiem stał pan Jacobi. W ręku trzymał gazetę. Lety przeżyła chwilę kompletnej dezorientacji. Czyżby zamówili dostarczanie gazet do domu? Jeśli tak, to kto u nich zamówił Daily Mail? A już poza wszystkim innym, dlaczego pan Jacobi przynosił gazety osobiście, zamiast zostawić to Roniemu Trewellowi, który chyba z dziesięć ze swoich czternastu lat przemierzał ulicę w jedną i w drugą stronę, w słońce i w deszcz, dźwigając ciężką torbę z prasą? Ciężar przechylał go mocno w jedną stronę, więc gdyby nie wyraźnie zaznaczone chodniki, pewnie chodziłby w kółko. Pan Jacobi... Powiedziała głosem wybranym z emocji, żeby móc się uśmiechnąć albo skrzywić, zależnie od tego, co się okaże. Ku jej zaskoczeniu pan Jacobi wyciągnął do niej drżącą, poczerniałą od prasowych odbitek rękę z gazetą, otworzył usta, jakby zamierzało znajmić coś bardzo ważnego, po czym wypuchnął płaczem. Davy był otoczony nogami. Nic w tym szczególnego, bo kiedy ma się pięć lat, nogi stanowią najczęstsze towarzystwo. Dla pięciolatka zbieranie doświadczeń polega na obcowaniu z nitkami powciąganymi ze szwów, z wytartymi siedzeniami, udami ciasno opiętymi tkaniną, muskanymi kolanami oraz powyciąganymi brzegami ubrań. Tym razem było tego znacznie więcej niż zwykle. Stał na chodniku przed swoim domem, starał się trzymać blisko mamy, a ludzie tłoczyli się ze wszystkich stron. Koniecznie chcieli zobaczyć Daily Mail. Nogi trącały chłopczyka, wpadały na niego, popychały go to w jedną, to w drugą stronę. Od czasu do czasu jakaś ręka podtrzymywała go i poklepywała przepraszająco, ale nikt się do niego nie odzywał i nikt na niego nie patrzył. Tylko ta gęstwa nóg, zbijająca się nad głową w baldachim ciał. Chwycił przetartą połę niebieskiego szlafroka frotę należącego do leti. Pod nim wyczuł ciepłe udomatki. Ona nie płakała, za to pan Jacobi owszem. Davy nigdy wcześniej nie widział płaczącego mężczyzny, nawet nie wiedział, że coś takiego w ogóle jest możliwe. Tak go to skonfundowało, że postanowił nie słyszeć tego, ani na to nie patrzeć, ale nie potrafił odwrócić wzroku. Wielki pan Jacobi w zielonej koszulce sieci spar, z której wystawały potężne owłoszone ramiona, był cały rozdygotany i płakał. Davy zaśmiał się, mając nadzieję, że to jakiś żart, ale nikt mu nie zawtórował, wobec czego mocniej przytulił się do matki. Ludzie mówili po dorosłemu bardzo stanowczo, ale przyciszonymi głosami, więc David wychwytywał tylko fragmenty. Najczęściej słyszany fragment brzmiał to ją zabije. Kogo? zastanowił się David. Kogo zabije i co? Nie można tego ukrywać, i tak będzie musiała się dowiedzieć. Nie pokazujcie, to ją zabije. I w tym wszystkim pan Jacobi dziwacznie rozpłakany. Tata Luisa klepał go po ramieniu, wyglądał na rozeźlonego, ale nie na pana Jacobiego. Zdaniem Deweya wyglądało to, jakby pan Jacobi był ogromnym niemowlęciem, które ktoś przegonił z huśtawki. A tata Luisa się nim zajął i jednocześnie szukał winowajce, żeby mu nagadać do słuchu. Komu nic nie mówić. Wszyscy spojrzeli na babcie. Mieli winy winowajców. Davy nie widział jej przez nogi, ale wiedział, że to ona. Nikt nic nie powiedział. Komu nic nie mówić? Powtórzyła babcia nieco bardziej podejrzliwie. Dewejowi wydało się, że ktoś klaszcze. Powoli, głośno i coraz bliżej. Nagle dźwięk ucichł, a ludzie się rozdzielili, odsłaniając Luisa z czerwoną twarzą i wybałszonymi oczami. Louis nie bardzo mógł mówić. Zobaczył swojego ojca. — Tato, nie przeszkadzaj. Tato, ale... — Idźże do domu. Ojciec odwrócił wzrok i pozostali też zaczęli się odwracać do chłopaka plecami, przesuwać go na skraj tłumu, jak ameba pozbywająca się nieczystości. Pan Trewell, ojciec Roniego Krzywulca, trzymał w ręku san. Tam Louis dostrzegł twarz na pierwszej stronie. Rozpoznał ją. Te bardzo czerwone usta. Nabrał w wyczerpane płuca ogromny chaos powietrza i wrzasnął ile sił. — Cholera jasna! Okrzyk odbił się od ścian. Wszyscy odwrócili się do chłopca, mierzyli go nieprzyjaznymi spojrzeniami. On dźgnął palcem fotografię. — Ten facet jest na wrzosowisku! Zapadła pełna zdumienia cisza. Gniew ustąpił miejsca zmieszaniu. Luis szybko wykorzystał sytuację, by wyjaśnić więcej ze Stevenem. Odcinek XXIII. Rozdział 39. Steven drgnął, gdy Ewry położył mu rękę na ramieniu, ale udało mu się ukryć to drgnięcie pod wzruszeniem ramion, więc uznał, że przeszło niezauważone. Na pytanie Evry jego odpowiedział: O nic. Po czym odwrócił się żeby nie widzieć dziwnie roziskrzonych oczu mordercy. Zamiast tego z tęsknotą popatrzył w dół, tam, gdzie ukryte we mgle leżało szybkot. Teraz już widział wieżę kościoła. Był bardzo samotny. Stał tyłem do mordercy, na plecach czuł mrowienie. W głowie mu wirowały fragmenty łamigłówki. Niektóre rozpoznawał. Szeroki uśmiech wujka Bilego, odrysowana mapa, Dół kopany we wrzosowisku tępą łopatą, na pudełku pisało, że to filet. A on pisał zgrabne listy, wytarte uwagi. Kawałki puzli mieszały się i przemieszczały. Nie wiedział, od czego zacząć. Wobec tego, jak zawsze, zaczął od szukania rogu. A tym rogiem, ku ogromnemu zdumieniu Stevena, okazał się gniew. Chłopak sądził, że strach opanował go bez reszty. Jednak poczuł gniew a ten, mocno osadzony, pokonał strach i dał mu siłę. Louis odszedł bezpieczny. Stevenowi było naprawdę przykro, że rozstał się z przyjacielem, raniąc go ostrymi słowami, ale odsunął tę kwestię na bok. Zrobił to, co zrobić musiał. Nawarzył piwa, więc musiał je wypić. O Louisa zadbał. Teraz musiał tylko wyrwać się ze szponów psychopaty, który go zwabił w jego własną pułapkę. A potem, jakimś koszmarnym cudem, wydostał się z więzienia i zjawił tutaj na wrzosowisku, żeby go zabić. Normalnie Harry Potter z piłą łańcuchową. Steven zaśmiał się i zadrżał jednocześnie. W gardle miał kwaskowatą gulę. Z trudem przełknął ślinę. Był słaby. Uświadomił sobie, że gdyby mu chodziło wyłącznie o ucieczkę, do tej pory na pewno by spróbował. Sam do tego wszystkiego doprowadził, wprawił machinę w ruch, a teraz sprawy potoczyły się zbyt szybko, wymknęły się spod kontroli. Steven jednak w dalszym ciągu czuł palącą potrzebę uczestniczenia w zdarzeniach. Staranne plany, całe to kopanie, dobrze napisane listy, znalazły się tak blisko celu, że myśl o rezygnacji była nie do przyjęcia, a zarazem tak uwodzicielska, że natychmiast skojarzyło mu się z języczkiem i z Chantel Cox. Tak łatwo byłoby teraz dać sobie spokój, zwyczajnie odpuścić, pozbyć się ciężaru, który tak nierozważnie na siebie wziął i tak długo dźwigał. Całkiem do tego nie przygotowany. Tymczasem jednak upór, który kazał mu chodzić na wrzosowisko w deszcz i w słońce przez trzy długie lata, wcale nie zniknął. Pokonał strach otumaniający wszystkie instynkty. Teraz, kiedy został z mordercą sam na sam, jedna myśl wyróżniła się na tle innych i skupiała na sobie całą uwagę. Tak długo się starał, tak daleko zaszedł, tak wiele dokonał. Był zmęczony i chciał wiedzieć. Musiał poznać prawdę, koniecznie. Co oznaczało, że zamiast wyrżnąć Arnolda Evriego łopatą i dać w długą, uśmiechnął się do zabójcy. Głupi gnojek — powiedział Ma pan jeszcze kanapki? Mgła pełzła w górę w ich stronę. Zostało jej pewnie z dziesięć metrów. Podkradała się prawie niezauważalnie. O dziesiątej będzie już słonecznie. Ewry rozłożył na ziemi drugą torebkę foliową. Tak blisko, że kiedy Steven usiadł, stykali się biodrami i ramionami. Chłopak czuł ciepło ciała mężczyzny przez dżinsy i zakrwawioną koszulę. Najchętniej by się odsunął, ale tego nie zrobił. Siedział, patrzył w ostatni kęs kanapki i zastanawiał się, co powiedzieć. Jeśli nadal będzie milczał, wkrótce okazja przepadnie. Pan mieszka niedaleko? Nie. A ty? Ja tak, szybko, o tam. Machnął ręką mniej więcej we właściwym kierunku. Ewry mruknął niezobowiązująco, przyglądał się Stevenowi. Słyszałem, że tu są pozakopywane ciała. Stevena przeszedł wstrząs elektryczny. Serce go zakłuło, skóra zaswędziała. Ewry uśmiechnął się samymi ustami. W porządku? Jasne, odparł Steven. Trochę to straszne. Skupił uwagę na kawałku pomidora, który wysunął się z tylnej części kanapki. Jakiś czas trwało, zanim go wetknął do ust, oblizał palce i przeżył wodnisty miąż. Czekał, aż mu serce przestanie walić, tyle, że ono jakoś nie chciało zwolnić rytmu. Nareszcie właściwy temat. O to chodziło. I nawet nie musiał pytać ciała. Był w jednakowym stopniu podniecony i przerażony. No tak, odezwał się Ewry. Słyszałem, że jakiś wariat zabił parę osób. Kilkoro dzieciaków. I gdzieś tu pochował. — Aha, też słyszałem. Wolałby, żeby serce przestało mu tak walić. Bał się, że Every je usłyszy. — Udusił je. Steven kiwnął głową. Z całej siły starał się zachować spokój. Every zniżył głos. — I zgwałcił. Chłopców też. Steven próbował odchrząknąć. Pomidor rusł mu w gardle znaleźli wszystkie? Nie. Stevenowi zrobiło się słabo. Nie, chyba nie, ani nie wiem, po prostu nie. Moim zdaniem jest ich tu jeszcze kilkoro, oświadczył Evry. Kilkoro. Paul Barrett, Mariel Oxenburg, William Peters. Tak? A gdzie na przykład? Z jaką łatwością zadał to pytanie, był oszołomiony. Czekał na odpowiedź. Evry spojrzał w stronę Dunkery Beacon. — A co cię to obchodzi? Czas nieomal stanął w miejscu. — Co go to obchodzi? Przyczyny otoczyły Stevena zwartym kręgiem wirów. Przyczyn było wiele. Wirujące koło fortuny i zmarznięte błoto napierające na porzucone szczątki chłopca. — Nic — odparł skrzekliwie. — Tak tylko pytam — a jakby pan miał zakopać ciało gdzieś tutaj, to gdzie? Miał nadzieję, że spytał od niechcenia, ale jego słowa zabrzmiały głośno i rozpaczliwie. Zawisły między nimi dwoma w nieruchomym wilgotnym powietrzu. Stevenowi zrobiło się niedobrze. Nie powinien był pytać. Ewry przyjrzał mu się uważnie. Chłopak spojrzał mężczyźnie w oczy z nadzieją, że morderca nie dostrzeże w nim strachu. Cisza trwała całą wieczność. Wreszcie przerwał ją Evry, wzruszył ramionami. — Bo ja wiem. — Gdzieś tutaj. Uśmiechnął się i wsunął dłoń do torby. — Chcesz pić? Steven chciał go zabić. Zerwał się na równe nogi, chwycił łopatę, gotów odejść, lecz Evry złapał za styliską. Uniósł twarz do chłopca, nagle zimno i groźną. — Będzie mi potrzebna. Oznajmił spokojnie. Steven spojrzał w mleczno zielone oczy mordercy i zrozumiał, że przegrał walkę o ukrycie przed nim swoich myśli. Ewry rozciągnął rubinowe wargi w krzywym grymasie. Czytał w twarzy chłopca jak w otwartej księdze. Chłopak krzyknął, jakby niespodziewanie dotknął czegoś mrocznego i obrzydliwego. Pchnął łopatę, aż się odbiła od ramienia mordercy. Odwrócił się na pięcie i puścił biegiem. Gdy dotarł do ścieżki, słyszał Ewry'ego za sobą. Blisko, stanowczo za blisko. Powinien był uciekać wcześniej, kiedy miał szansę na lepszy start. Nagle poczuł ostry ból w plecach. Upadł pozbawiony tchu. Ewry złapał go za koszulkę, tę najlepszą, i podniósł jak szczeniaka. Steven poszukał oparcia dla stóp. Niemal się wyprostował, po czym opadł na kolana, tuż przy nogach mężczyzny. Ewry nie puszczając go, podniósł łopatę. Wtedy Steven mało przytomnie uświadomił sobie, że nią właśnie dostał w plecy. Łopatą od wujka juda. Pokonany własną bronią, tak samo jak schwytany we własną pułapkę. A wszystko dlatego, że był bardzo, ale to bardzo głupi. Ani snajper, ani glina... Nawet niezwykły dorosły. Bawił się w dorosłego i proszę, jaki efekt. Zostanie zabity na wrzosowisku. Ubrany w najlepszą czerwoną koszulkę z napisem LAMB na plecach. A gazety nie będą pisać o jego tryumfie, tylko o śmierci żałosnego, słabego, samotnego chłopca. O śmierci, która okroi go do inicjałów na mapie. I niewyraźnej starej fotografii w blaknącej gazecie. Na pewno nie będzie to nawet jakaś przyzwoita fotografia, pewnie ta szkolna, którą mama trzymała na kominku. Wyglądał na niej jak zbiegły kryminalista, a nie taka fotografia, do jakiej szykował się dziś rano, kiedy jeszcze sądził, że może zostać bohaterem. Strach, wstyd, mdłości oparł się o chłodne spodnie Ewriego. Ten podciągnął go w górę, uderzył otwartą dłonią w twarz. Wiesz, kim jestem? Steven niemo pokiwał głową nad czarnymi butami. To dobrze. Ewry poderwał chłopaka na nogi i na wpół powlukł pod górę, krzywiąc się niemiłosiernie i przeklinając ból w ramieniu. Rana otworzyła się na nowo. W połowie drogi Steven zaczął szlochać. Wolałby wcale nie wiedzieć o Arnoldzie Ewrym. Tak by było lepiej. Nie chciał wiedzieć, co morderca zrobił z innymi dziećmi i co zamierzał zrobić z nim samym. Właściwie wszystkie jego czyny wydawały się nieprawdopodobne, ale skoro pisali o tym gazetach, to musiało tak być. Biał się o tym lada chwila przekonać. Na tę myśl nowa faza łez płynęła mu do oczu. Zamknij się, warknął Ewry, i klękaj. Steven stał bez ruchu, z rękami opuszczonymi wzdłuż ciała, ze spuszczoną głową, targany szlochem. Powiedziałem: klękaj! Ewy znów nim potrząsnął i wskazał plamę białego wrzosu, gdzie siedział wówczas gdy Steven jeszcze miał wybór, gdy ciągle jeszcze miał szansę na ucieczkę. Klękaj! powtórzył Steven bez zrozumienia. Nic do niego nie docierało. Polecenie wydawało się tylko dźwiękiem. Nie miało znaczenia. Nie budziło skojarzeń ani reakcji. Klękaj na kolana. Steven pokiwał głową, ale się nie ruszył. Ewry pochylił się do przodu, przysunął wargi do jego ucha, chłopak zadrżał. Klękaj albo cię zmuszę, powiedział morderca. Dobra. Nadal się nie ruszył. Nie mógł. Nie powinien. Nie chciał. Stanie było lepsze. Klęczenie było gorsze. Im niżej się znajdował, tym mniejsze miał szansę. Wolał stać. Takie myśli snuły mu się po głowie, proste i konkretne. Wiedział, że jeśli uklęknie, już nigdy nie wstanie. Na kolana. Dobrze, powstrzymał szlochanie, bo smakująca pomidorem gula podchodziła mu do gardła. Nadal się jednak nie ruszył. Może jeśli będzie się zgadzał i w dalszym ciągu nic nie robił. Arnold Every w końcu się znudzi i przestanie mu rozkazywać. Ewry rzeczywiście się znudził. Steven usłyszał tylko ostrzegawczy świst, po czym łopata trafiła go z tyłu pod kolanami. Zwinął się z bólu, chwycił za nogi. Ty gówniarzu. Ewry skrzywił się i chwycił za ramię, wilgotny od świeżej krwi. Zaraz potem raz jeszcze podniósł chłopaka za kark i starannie ustawił go na klęczkach. I teraz się nie ruszaj, zrozumiano? Steven przytaknął. Zachwiał się, ale nie przewrócił. Po plecach spływał mu cienki strumyczek, pewnie krew z tego miejsca, gdzie dostał łopatą, gdy próbował uciec. Dopiero po chwili, gdy twarz zaszczypała go od potu, który wystąpił mu na czoło, pomyślał, że na plecach to też może nie być krew. Znowu się zachwiał. Bardzo chciał się położyć we wrzosie, gdzie było chłodno, gdzie na pewno by mu się nie kręciło w głowie. Ale tak jak klęczenie było złe, tak leżenie było jeszcze gorsze, bo wtedy znalazłby się jeszcze niżej. Musiał się trzymać, musiał mieć nadzieję, chociaż skąd miałby ją czerpać, bał się pomyśleć. Musiał się trzymać i starać się, żeby Ewry działał jak najwolniej, jak najpóźniej doszedł do momentu, kiedy będzie chciał go zabić. Nie sądził, by mu się udało uniknąć tego losu ale po prostu odwlekanie własnej śmierci wydało mu się rozsądne. Własnej śmierci. Miał umrzeć. Nie zostało mu nic do stracenia, nawet życie. Straszna konkluzja. Ta myśl obdarowała go przewrotną swobodą. — Pan zabił mojego wujka? Bilego Petersa? — A jak ci się wydaje? Steven zaskoczony podniósł wzrok na Evriego. Nie spodziewał się, że będzie pytany o zdanie. Wydaje mi się, że tak. Chcesz wiedzieć jak? Nie chciał. Niedobrze mu się robiło na samą myśl, że miałby wiedzieć. Ale z drugiej strony nadarzyła się kolejna okazja do opóźnienia nieuniknionego. Tak. Ewry stanął przed nim, delikatnie położył mu rękę na głowie. Akurat wyszedł ze sklepu. Zapytałem go o drogę. Miałem mapę. Zamilkł. Steven podniósł na niego wzrok. Zobaczył w oczach mordercy lśnienie ulubionego wspomnienia. Miałem mapę, podjął Ewry. Poprosiłem go, żeby mi na niej pokazał odpowiednie miejsce. Nachylił się przez okno, chwyciłem go. Steven krzyknął, bo Ewry złapał go za włosy. Nic prostszego, cholerna łatwizna. Był przerażony. Musiałem go uderzyć, żeby przestał wrzeszczeć. Żebyś go wtedy zobaczył. Chyba mu nigdy wcześniej nikt dobrze nie przyłożył. Rozrywkowo się zrobiło. Uśmiechnął się do Stevena szeroko. Po czym wrócił do wspomnień. Powiódł wzrokiem po wrzosowisku. Zabawiłem się z nim. Jasna sprawa, jak ze wszystkimi innymi. Zanim go zabiłem. I z tobą też się zabawię. Mocniej zacisnął dłoń na włosach chłopaka. Steven skurczył się z bólu, zdusił jęk. Za nic w świecie nie chciał przypominać Avery'emu o swojej obecności, o tym, że przed nim klęczy. Im dłużej morderca wspominał wujka Bilego i innych, tym dłużej Steven pozostanie przy życiu. Nie będzie to jednak łatwe. Ból rzeczywiście dawał się we znaki. Poza tym chłopiec stale miał mdłości. Musiał jednak wytrzymać. Musiał tkwić w bezruchu, w milczeniu i kurczowo trzymać się nadziei, że jednak znajdzie jakieś wyjście. Na razie widział tylko jedno możliwe zakończenie, i bardzo mu się ono nie podobało. Nie chciał się dowiedzieć, jakie to uczucie, kiedy Ewry się z nim zabawia. Nie chciał być torturowany i zabity. Miał ochotę wołać na pomoc mamę. Znowu mu łzy popłynęły z oczu. Tym razem ani ze wstydu, ani ze strachu. Tylko z powodu mamy płakał cicho, żeby nie przeszkadzać ewriemu Podobało mu się, wiesz? Niezła szmata była z twojego wujaszka. Całkiem tak jak i z ciebie. Od razu widać. Najczystsza wściekłość wezbrała w Stevenie obronną falą. Nie mógł pozwolić na szkalowanie zamordowanego chłopca, wujka, którego nie miał okazji polubić, którego nawet nie poznał. W tej krótkiej chwili wszelkie postanowienia, by nie zwracać na siebie uwagi, diabli wzięli. Kłamiesz. Ewry gwałtownie pociągnął go za włosy. Steven krzyknął z bólu. Co takiego? Kłamiesz, Urzesz jak pies. Uzy popłynęły szybko i obfitym strumieniem, ale tym razem wywołała je furia, a furia dodała Stevenowi sił. Zdawał sobie sprawę, że głupio zrobił, rzucając jemu wyzwanie ale już go to przestało obchodzić, więc nie był skrępowany poczuciem winy. Podniósł ręce do dłoni Ewriego, chciał się wyzwolić, lecz zbrodniarz mocniej zacisnął palce i szarpnął gwałtownie. Mimo wszystko Steven dalej się wyrywał, ciągnięcie za włosy przypomniało mu, jak się wkręcały w zasłonę w salonie, kiedy z Davim czekali, aż ich znajdzie Frankenstein. Cóż, starał się zaprzyjaźnić z potworem, ale nic z tego nie wyszło. A wyrywane włosy bolały teraz znacznie bardziej i serce, tłukące się w gardle, robiło wrażenie dużo większego niż w rzeczywistości. Zdawało mu się, że zostało tam wepchnięte przez przerażenie, które wybuchło mu w brzuchu. Na oślep mucił rękami, w pewnej chwili trafił Ewriego w ramię zranione przez syna Masona Dingla. Morderca zawył z bólu, i na jeden cudowny moment puścił włosy chłopaka. Steven o mało nie upadł. W następnej chwili niespodziewany cios pozbawił go oddechu i wszelkiej chęci do walki. Leżał na ziemi skołowany, świadomy tylko tego, że twarz ma w chłodnym, mokrym wrzosie. Po dłuższym czasie wydało mu się, że ktoś go przekręca na plecy. Był całkiem bezwładny. Szorstkie ręce pociągnęły za dżinsy. Zalała go ciemność, żołądek mu się skurczył. zgiął się w pół i zwymiotował gwałtownie, brudząc i siebie, i Ewry'ego. W ułamku sekundy ciszy, jaka potem nastąpiła, utkwił wzrok w kawałku pomidora na rękawie murtercy. Ewry krzyknął z obrzydzeniem, strząsnął z siebie, czerwony skrzępek i zaczął się wycierać swetrem. — Ty gówniarzu jeden, ty świnio! Zajebie cię! Ale Steven już biegł biegł zanim sobie uświadomił że w ogóle się podniósł gnał w dół pędził przez mokre krzaki wrzosów chłostanych gałązkami potykając się na kępkach trawy i korzeniach nie mógł trafić na ścieżkę gdzie ta ścieżka skręcił w prawo słyszał tylko dziwaczne popiskiwanie które okazało się odgłosem jaki wydaje gardło przerażonego chłopca uciekającego przed śmiercią zerknął przez ramię Ewry zbliżał się szybko. Biegł ścieżką, więc miał łatwiej. Steven dał z siebie już wszystko. Tutaj, po kolana, w fioletowych krzewach, prędzej biec nie mógł. Skręcił znowu, chciał się znaleźć na trakcie, więc Ewry znowu się do niego zbliżył. Oby tylko dotrzeć do ścieżki wtedy mu się uda na pewno. Raz kozie śmierć. Skręcił gwałtownie, pobiegł w górę. Nareszcie trafił na dróżkę. Znów rzucił się do ucieczki w dół. Ewry był za nim może ze dwadzieścia metrów, kiedy Steven wbiegł w tuman mgły, tak gęsty, że można by go kroić nożem. Zawahał się przez moment, musiał przezwyciężyć instynkt, który kazał mu zwolnić, i rzucił się prosto w gęstą biel. Przestał słyszeć cokolwiek. Zatrzymał się. Dyszał ciężko, w płucach mu świszczało. Obrócił się kilka razy dookoła, wytężył słuch, by wyłapać cokolwiek poza dudnieniem krwi w uszach. Nic. Postanowił biec dalej, lecz nagle zdał sobie sprawę, że zatrzymując się popełnił straszny błąd. Jeszcze przed chwilą pędził we właściwą stronę, po prostu dlatego, że uciekał przed Ewrym. Teraz kiedy się zatrzymał, stracił poczucie kierunku. Spojrzał na swoje stopy, przyjrzał się ziemi. Tam, gdzie zamierzał iść, szlak zamykały wrzosy. Jak najciszej przesunął się w bok, ale napotkał tylko trawę i janowiec. Raptem sobie uświadomił, że zgubił drogę. Stał dłuższą chwilę bez ruchu, słuchając serca dudniącego w uszach, usiłując nie oddychać i się uspokoić. Nabrał duży haust powietrza i zatrzymał w płucach. Wtedy usłyszał jakiś szelest. Nie potrafił określić, z której strony on dochodzi, ani z jak daleka. Obrócił się. Cisza. Dziwnie znajoma. Obrócił się w drugą stronę. Błąd. Ewry chwycił go za głowę i pociągnął, a Steven stracił równowagę i upadł. Poczuł coś miękkiego wokół szyi. Na żebrach kolano. Stracił całe powietrze z płuc. Morderca był nad nim, na nim. Obnażył zęby. Patrzył mu w twarz oczami zwężonymi w błyszczące szparki. Coś miękkiego, ale mocnego wokół szyi. Steven odgadł. Był duszony, bladozielonym kardiganem. Czuł na nim własne wymioty. Nie mógł oddychać. Głowę miał ogromną lada moment co się rozerwie od środka. Płuca błagały o powietrze. Musiał odetchnąć. Skupił się na oczach Ewriego zaledwie centymetry od jego twarzy. Błagam, powiedział w głowie, wargi poruszyły się milcząco, nie miał tchu, by ukształtować słowo. Kopnął słabo, spróbował zrzucić z siebie napastnika, ale znalazł sobie jedynie tyle siły, by zwinąć dłonie w pięści i oprzeć je na udach mordercy. Tam zostały jakby byli dobrymi przyjaciółmi i świetnie się bawili. Błagam, spróbował ponownie. Tym razem także nic z tego nie wyszło. A więc tak wygląda umieranie. Wydawało się trwać wieczność i bolało znacznie bardziej niż podejrzewał. Wujek Billy cierpiał tak samo. Patrzył w te same błyszczące oczy. Nie miał o niczym pojęcia tak samo jak on. Myśli się Stevenowi rozpieszchały. Zrozumiał, że obaj nie wiedzieli, kiedy nadejdzie ostatni dzień życia. On włożył ulubioną koszulkę. W niej zostanie zamordowany. Ból w piersiach stawał się nie do zniesienia. Krew cisnęła mu się do oczu. Twarz mordercy za czerwonym filtrem zaczęła się zamazywać. Błagam. Nie miał pewności, czy błaga o życie, czy o śmierć. Jakoś mu się wydało, że jedno i drugie będzie w porządku. Ciemność zamknęła się nad nim, jakby zasuwając zimną czarną kotarę. Odcinek dwudziesty Rozdział czterdziesty Głośne oddechy i odgłos stóp. Dyszenie i stopy Wrzosowisko nie mogło sprawić się gorzej. Powykrzywiane korzenie Potykanie się, zaczepianie, Mokre gałęzie, uderzanie, Janowiec, szarpanie i kłócie, błoto, ślisko, grząsko. Mgła gęsta jak zasłona albo całun Ziębiła powieki, wciskała się do nosa, zalewała otwarte usta. Wilgotnymi palcami atakowała zmysły. Nadmorskie wspomnienie dzieciństwa i zapowiedź śmierci. Lecz ciągle dyszenie i stopy, dyszenie i stopy z zamysłem. Rozdział 41. Rozbrzmiały głosy i nagle Steven zaczerpnął tchu. Nic dramatycznego, żadnych spazmów od zwykły drżący oddech, lekko świszczący, gdy chłopak nie umarł, tylko zaczął dalej żyć. Patrzył w górę, na poznaczone smugami różowe niebo i zgadywał, co też się stało z Ewrym. Pomyślał niezbornie, by wstać i biec dalej, ale głowę miał jak z ołowiu, a poza tym jakiś ciężar na nogach przyciskał go do ziemi. Gdyby Ewry pojawił się znów i jeszcze raz chciał go zabić... Steven nie zrobiłby nic, żeby tego uniknąć, taki był słaby i właściwie przestało mu zależeć. Kardigan wciąż owinięty wokół szyi otulał go miłym ciepłem. Steven był zmęczony i dziwnie lekki. Ciągle słyszał głosy blisko, ale nie bardzo, nie tuż nad sobą, głosy męskie, takie jakimi telewizyjni gliniarze mówią, kiedy stanie się coś złego. Nie fatygował się próbami zrozumienia, co znaczą wypowiadane słowa, ale ciekaw był, dlaczego nie nad nim rozlegają się te dźwięki. Może umarł. Chociaż zdawało mu się, że wtedy nie powinien czuć kłującego Janowca pod plecami. Pozwolił umysłowi dryfować swobodnie, zdala od kwestii śmierci. Była nużąca. Steven? Tak lepiej. Zerknął w prawo i zobaczył matkę pochyloną nad nim. Ubraną w stary niebieski szlafrok. Mamusiu, chciał powiedzieć, nie mógł. Czuł tylko, jak mu się usta otwierają, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Mama trzymała go za rękę i Steven czuł się, jakby znowu miał pięć lat. Trzymała go za rękę tak, jak zwykła trzymać Daveya. Prawie się uśmiechnął, ale zaraz uznał, że to obojętne. Był zmęczony. Za bardzo zmęczony, żeby go cokolwiek obchodziło. Dobrze byłoby się zdrzemnąć. Tyle tylko, że obok męskich głosów pojawił się jakiś warkot w lewym uchu. Z trudem odwrócił głowę. Zmarszczył brwi. Tuż obok jego twarzy, na tle nieba, leniwie kręciło się kółko od terenówki. Coś z niego kapało, i to nie była woda. Całość wydawała się tak niespójna z sytuacją, że musiał dowiedzieć się więcej. Powoli, z ogromnym wysiłkiem, ignorując ból, obrócił głowę dalej w lewo. Zorientował się, że widzi brązowawy kapeć, najwyraźniej włożony na kościstą stopę. To babcia. Leżała obok niego we wrzosach, a między nimi wózek na zakupy. Leti gładziła syna po twarzy, ale wszystkie głosy dotyczyły babci. Było przy niej kilku mężczyzn z miasteczka. Jeden mówił coś łagodnym tonem, przysunąwszy usta tuż do jej twarzy i od czasu do czasu przyciskał wargi do jej ust niczym kochanek. Drugi ugniatał jej klatkę piersiową nałożonymi na siebie dłońmi. Trzeci otulał nogi swetrem. Czwarty tata Luisa zwyczajnie stał, patrząc niewidzącym wzrokiem. Twarz miał bez wyrazu. Piegi na chorobliwie bladych policzkach wydawały się dziwnie ciemne. Niedaleko za całą tą grupą, prawie ukryty w gęstej mgle, tkwił Louis. Nie patrzył przyjacielowi w twarz. Przeskakiwał wzrokiem od nóg Stevena do swojego ojca. Oczy miał rozszerzone przerażeniem. Steven też się przestraszył. Poderwał głowę. Musiał się upewnić, że nadal ma nogi. Miał. A w ciągu tych dwóch sekund, kiedy udało mu się utrzymać podniesioną głowę, Werył mu się w pamięci obraz wyraźny jak fotografia, która miała zostać z nim na zawsze, niezależnie od tego, jak bardzo starał się go pozbyć. W poprzek jego nóg leżał Ewry. Dłonie miał zwinięte w luźne pięści przy głowie. Po bokach krwawej miazgi, która wcześniej była jego twarzą. Teraz na jej miejscu widniała krzepnąca masa krwi, włosów i zmiażdżonych kości. Tylko oczy świadczyły o jej poprzednim kształcie. Mętna zieleń pod na wpół opuszczonymi powiekami, jak u zdechłego kota. Głowa opadła Stevenowi na powrót między wrzosy. W tamtej chwili zostawił za sobą dzieciństwo. Oczy, palące od łez, nagłego przejścia w dorosłość, mrugały przygaszone przez ciemność przyszłości. Już wiedział, co skapywało z kółka i dlaczego piegi na twarzy taty Luisa były takie ciemne? Steven przyglądał się krwistemu niebu. Przesuwało mu się nad głową, podrygując. To dlatego, że nieśli go na noszach przez wrzosowisko. Bardzo chciał spytać co z babcią, ale nie mógł mówić. Wiedział jedynie, że jakoś dostała się na wrzosowisko razem z jego wybawcami i że przez to coś jej się stało. Przez niego. Na tę myśl do oczu napłynęły mu czerwone łzy, i wszystko się pomieszało jak w kalejdoskopie. Jeszcze niedawno uważał, że nie może go spotkać nic gorszego niż śmierć, ale właśnie zrozumiał, że się pomylił, bo coś złego stało się babci przez niego, przez jego plan, przez jego pułapkę. Przez to, że pisał zgrabne listy, warte uwagi. Na pudełku pisało, że to filet. Przez to, że był chłopcem a nie mężczyzną, który by załatwił to wszystko inaczej, lepiej. Zostali wsunięci do tego samego ambulansu. Mama ścisnęła go za rękę, powiedziała, że za moment wraca i zniknęła. W środku, w karetce, Steven widział tylko, że babcia ma na twarzy maskę tlenową, zresztą tak samo jak on, więc to nic nie znaczyło, nic mu nie mówiło. Babciu, wyszeptał samymi wargami. Żaden dźwięk nie wydostał się ze spuchniętego gardła. Babciu! Niewiele widział przez oczy nabiegłe krwią, więc nie starał się patrzeć. Opuścił powieki i odpłynął w nieświadomość. Ciągle było mu niedobrze po kanapkach odewrygo. Rozdział 42 Steven leżał w łóżku wujka Bilego i patrzył, jak babcia robi na drutach. Przeniesiono go do tego pokoju, żeby mu Davy nie przeszkadzał odpoczywać i żeby młodszy brat nie zarywał nocy przez starszego. Bo Steven rzucał się w łóżku, szlochał i krzyczał, walcząc z koszmarami, które nie dawały mu spać po nocach, ani normalnie żyć w dzień. Zasłony były rozsunięte, więc wszystko wyglądało dziwnie jasno, nawet kiedy w okno stukał deszcz przygnany nieoczekiwanym wietrzykiem. Z łóżka sypialnia wyglądała całkiem inaczej. Gdy się na nią patrzyło nad stopami wypychającymi kołdrę wujka Billiego, sprawiała wrażenie zwykłego chłopięcego pokoju. Całkiem jakby została uwolniona od złego czaru. Steven czuł się w tym wnętrzu dziwnie spokojny, niewytłumaczalnie kompletny. Stacja kosmiczna z klocków Lego została wsunięta pod łóżko, żeby nie zagradzać przejścia, gdy przynoszono mu książki, letnią zupę, czy różne ukochane przez dzieci napoje. Zdjęcie Bilego ktoś przesunął na sam tył nocnego stolika, na którym królowały teraz rzeczy związane ze Stevenem: flakoniki z pigułkami, szklanka z wygiętą rurką, pudełko czekoladek mlecznych o różnych smakach, które Davy pracowicie podjadał, oraz cała masa kartek z życzeniami powrotu do zdrowia. Był w tym pokoju jeszcze jeden element związany ze Stevenem, ale o tym wiedział tylko on jeden. Nocą po tym, jak mama, babcia i Davy zajrzeli do niego przed pójściem spać, Steven przekręcił się ostrożnie na bok i ostrzem cyrkla wyrył swoje imię w ścianie za łóżkiem. Wiedział, że nie powinien tego robić, że Leti będzie zła, kiedy to zobaczy, ale z drugiej strony nie zamierzał już nigdy wyjść z tego domu a właściwie z jakiegokolwiek domu, nie zostawiając po sobie jakiegoś śladu, dowodu, że istniał i że zrozumiał ulotność życia. Każdy powinien zostawić po sobie jakiś ślad. Pozwolił myślom popłynąć ku swojej najnowszej kartce pocztowej, tej z kwiatem w doniczce, łopatą i rękawicami ogrodowymi. Drogi wujku Jude, dziękuję ci za kartkę z życzeniami. Dopóki ja nie wyzdrowieję, Ogrodem zajmuje się Louis. Mówi, że jest dobry w kopaniu, ale to chyba nieprawda. Raczej na pewno. Do zobaczenia, kiedy znowu przyjdziesz. Z poważaniem Steven. Bardzo chciał napisać kochane wujku i ściskam, ale w końcu tego nie zrobił. Nie chciał wujka przestraszyć. Nie chciał sam się bać. A potem, kiedy Leti wysłała kartkę i było już za późno, żałował, że tego nie zrobił. Trudno. Musiało tak zostać. Musiało wystarczyć. Westchnął i oderwał wzrok od nieba. Babcia powoli przekładała druty przez oczka. Siedziała w fotelu w nogach łóżka. Palce miała powykrzywiane i sękate. Często przerywała pracę, żeby je rozprostować i pomasować. Steven zamrugał, ale nic nie powiedział. Sama nalegała. Sama chciała dorobić nowe stopy do jego najlepszych ulubionych skarpetek. Jeszcze w szpitalu poprosiła o nieletni i pracowicie spruła dolną, podziurawioną część. Nim wróciła do domu z nowymi pastylkami na serce, zostały tylko wełniane opaski na kostki z pentelkowymi frędzlami na dole. Jaki kolor ma być? zapytała. Steven odchylił się na poduszce Piliego, żeby pomyśleć. I zobaczył nad głową szalik w barwach Manchesteru City. Niebieski, odpowiedział. Zanim babcia wzięła się do prasowania skarpetek, Steven już przeszedł na kanapę. Nie przyjęła jego pomocy przy rozstawianiu deski, sama umieściła ją we wnętrzu okiennej, tej samej, z której zwykle wyglądała na ulicę. Przykryła skarpetki brązową papierową torebką, żeby po prasowaniu nie błyszczały. Po drugiej stronie ulicy Steven widział trzy kaptury. Stali zbici razem, przygarbieni, ręce trzymali w kieszeniach, kaptury naciągnęli na twarze, żeby ich nie ogrzewało słońce, które w końcu wróciło nad Ixmore. Przestępowali z nogi na nogę, popatrywali na dom, ale się nie zbliżali. Steven sądził, że już nigdy go nie zaczepią. Wiele się zmieniło. Louis opowiedział mu, jak wszyscy pobiegli na wzgórze. Mężczyźni gnali ile sił, Leti dotrzymywała im kroku, bo strach dodawał jej skrzydeł. Miała na sobie szlafrok i na wpół zawiązane tenisówki. Babcia, wsparta na wózku, dysząc ciężko, brnęła przez wrzosowisko, ciągle prosta i silna, choć powinna była upaść przynajmniej dziesięć razy. Przytrzymywała się ramienia Luisa, tak mocno, że mu pusiniaczyła rękę. Pierwszy dotarł do Stevena i Arnolda Ewriego, tata Luisa. Ale Luis o tym, co się wtedy stało, opowiadał jakoś dziwnie niedokładnie. Powiedział tylko, że mężczyźni ściągnęli Ewriego ze Stevena, a potem uciekł wzrokiem w siną dal i stracił pewność, co się działo dalej, chociaż Steven już i tak wiedział. Słyszał plotki o tym, jak to tata Luisa został przesłuchany na komisariacie. Zwolniono go bez postawienia zarzutów, a ktoś mówił, że tata Luisa już nigdy nie będzie musiał płacić za drinki pod czerwonym lwem. Przy dalszym ciągu Luis odzyskiwał pamięć i ze szczegółami opowiadał o tym, jak babcia zobaczyła Stevena leżącego na ziemi z zielonym kardiganem zaciśniętym na szyi i oczami nabiegłymi krwią. Całkiem jakby grał w smakoszu, i o tym, jak najpierw usiadła. A potem upadła między fioletowe kwiatki, i jak mężczyźni, kiedy się tylko upewnili, że Stevenowi nic nie będzie, wszyscy pośpieszyli ją ratować. Dopiero w tym kontekście Louis pozwolił swojemu ojcu odegrać rolę bohatera, zamazując wspomnienia Stevena, który pamiętał, że w czasie, gdy inni ratowali babcie, ojciec luisa stał z boku, ochlapany krwią i oszołomiony. Nieważne. Louis zasłużył na większą połowę tej kanapki. Gdy słabowite dłonie babci poruszały się miarowo nad skarpetkami, Steven zastanawiał się, gdzie też jest teraz wózek na zakupy, ten z kółkami od terenówki. Fajnie by było, gdyby go odzyskali. Policja wywiozła go z rzosowiska w torbie. Tak samo jak łopatę bladozielony kardigan i Arnolda Everiego. Odruchowo dotknął gardła. Ciągle było spuchnięte i obolałe. Lecz nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Stevenowi pozwolono zjadać całe tony lodów i galaretki. Oczywiście Louis mu w tym dzielnie pomagał. Położył palce na szyi. Zadrżał mimo włączonego ogrzewania. Kiedy dotykał siebie w tym miejscu, czuł się jak morderca. Przez cienką skórę. Łatwo dawało się wymacać dziwaczne wgłębienia ich chrząstki, tchawicy, pulsujące żyły. Dziwne to było wszystko razem, takie słabowite. Wystarczyło ścisnąć, przytrzymać, wystarczyła odrobina zdecydowania, żeby się to to zapadło i pokruszyło. W ciągu ostatnich dwóch tygodni Steven często rozumował jak morderca. Dużo myślał o Blacklands i o wujku Billim i bardzo dużo o łacie białego wrzosu. Tam siedział Ewry czekał na nich usadowiony na białym wrzosie. Zawlókł Stevena w górę w konkretne miejsce na pagórku. Kazał mu uklęknąć między białymi wrzosami. Klękaj. Chłopak zadygotał. Zimno ci? Babcia podniosła na niego baczne spojrzenie. Sunął się głębiej pod kołdrę, którą babcia przyniosła z pokoju wujka Bilego i pokręcił głową. Babcia odstawiła żelazko na podstawkę z prętów i podniosła papierową torebkę. Gotowe, oznajmiła. Steven usiadł, wziął od niej skarpetki, swoje stare, ukochane skarpetki, które znów były jak nowe, a nawet lepsze niż nowe. Pod czujnym spojrzeniem babci naciągnął na stopy skarpetki wykończone błękitem Manchester City. Podniósł na nią wzrok, i nagle musiał zagryźć wargi, żeby powstrzymać słowa, które cisnęły mu się na usta. Dojrzała łzy w jego oczach, ciągle jeszcze podbiegłych krwią. Położyła mu rękę na głowie, uwalniając od powinności wyrażenia podziękowania. Babciu, hm? Ja chyba. odchrząknął i zaczął jeszcze raz od początku. Głos ciągle miał schrypnięty i bezdźwięczny. Ja chyba wiem, gdzie jest wujek Bili. Ręka babci drgnęła. Raptem wróciło przerażające wspomnienie, ale Steven się nie odsunął. Zmusił siebie do odzyskania spokoju. Pozwolił babcinej dłoni zostać tam, gdzie leżała. Nie krzywdziła go, była ciepła i przyjazna. Wyczuwał myśli babci, jakby mieli wspólne ciało. Długi czas się nie odzywała, wreszcie pogładziła go po włosach. Zdrowiej, powiedziała, to najważniejsze. Posłowie. Szczątki wcale nie miały być kryminałem. Zamierzałam napisać opowiadanie o chłopcu i jego babci. Pomysł narodził się, gdy zobaczyłam w telewizji matkę dziecka zamordowanego przed wielu laty. Zaczęłam się zastanawiać, jaki wpływ wywierają na ludzi zbrodnie, takie jakie popełniał Ewry, w perspektywie lat całego życia, a może nawet pokoleń. Pomyślałam sobie Gdybym była wnukiem kobiety, której zamordowano syna, jakby na mnie wpłynął ten fakt, jakby wyglądało moje życie. Natychmiast zobaczyłam w duchu rozpadającą się smutną rodzinę, poza wszelkimi moimi wyobrażeniami o wybaczaniu i cierpieniu. Zaczęłam myśleć jak dwunastoletni chłopiec. Pierwsze pytanie, które mi się nasunęło, brzmiało: Jak to zmienić? Z punktu widzenia Stevena pisanie do Everyego z prośbą o pomoc wydawało się całkowicie logiczne dla Everyego manipulowanie osobą szukającą prawdy stało się okrutną rozkoszą od tego momentu świadomość że całość może się łatwo wymknąć spod kontroli przekształciła szczątki w mroczną powieść całość jest wytworem wyobraźni postacie moich bohaterów nie są wzorowane na żadnych realnie istniejących osobach a wszelkie ewentualne podobieństwa do osób żyjących czy zmarłych są całkowicie przypadkowe. Opisując natomiast ucieczkę Ewr'ego z więzienia w Longmore, oparłam się na prawdziwym zdarzeniu, które miało miejsce w roku 2003. Podziękowania. Moja powieść powstała dzięki pomocy. Writers' Bursary, zrzeszenia Autorów, działającego w ramach Walijskiej Agencji Promocji Literatury Akademii. Jestem wdzięczna Christine Pomery za pomoc w badaniu zagadnień więziennych oraz Jackowi Cryerowi za to, że stał się Stevenem. Dzięki swojej agentce Jane Gregory oraz pracownikom Transworld and Simon and Schuster Incorporated za podjęcie ryzyka współpracy z debiutantką. Eve i Michaelowi Williams Jonesom wdzięczna jestem za uwzględnienie mnie w Carl Foreman Award, ponieważ bez tej formy pomocy nie mogłabym zarzucić pracy na etacie i próbować sił w pisaniu. I na koniec ostatnie, choć wcale nie najmniej ważne podziękowania dla rodziny i przyjaciół, dla ludzi, którzy we mnie wierzą, nawet wówczas, gdy ja jestem przekonana, że popełniają błąd. Koniec książki Belindy Bauer, szczątki.